Henryk Sienkiewicz Potop Tom 3 Rozdział pierwszy. W czasie gdy w Rzeczypospolitej wszystko co żyło siadało na koń Karol Gustaw bawił ciągle w Prusach zajęty dobywaniem tamtejszych miast i układami z elektorem Po łatwym i nadspodziewanym podboju bystry wojownik wprędce się opatrzył iż szwedzki lew pożarł więcej, niż trzewia jego znieść zdołają. Po powrocie Jana Kazimierza stracił nadzieję utrzymania Rzeczypospolitej, lecz wyrzekając się w duszy całości, chciał przynajmniej jak największą część zdobyczy zatrzymać, a przede wszystkim Prusy Królewskie, prowincje do jego Pomorza przyległą, żyzną, wielkimi miastami usianą, bogatą. Lecz ta prowincja jak pierwsza zaczęła się bronić, tak dotychczas stała wytrwale przy dawnym panu i Rzeczypospolitej. Powrót Jana Kazimierza i rozpoczęta przez Konfederację tyszowiecką wojna mogły pruskiego ducha ożywić, w wierności go utwierdzić, do wytrwania zachęcić. Postanowił więc Karol Gustaw skruszyć powstanie, zetrzeć kazimierzowe siły, by prusakom nadzieję pomocy odjąć. Musiał to uczynić i ze względu na elektora, którym z mocniejszym zawsze trzymać był gotów. Król szwedzki poznał go już do gruntu, bo ani chwili nie wątpił, że jeśli Kazimierzowa fortuna przeważy, elektor po jego stronie znowu stanie. Gdy więc oblężenie Alborga szło tempo, bo im go potężniej dobywano, tym go potężniej pan Weicher bronił, ruszył Karol Gustaw do Rzeczypospolitej, aby Jana Kazimierza na nowo, Choćby w ostatnim jej krańcu dosięgnąć A że czyn po postanowieniu następował u niego tak prędko Jak właśnie grzmot po błyskawicy Podniósł więc wojska leżące przy miastach I nim się kto w Rzeczypospolitej opatrzył Nim wieść się o jego pochodzie rozeszła On już minął Warszawę i w największe płomienie pożaru się rzucił Szedł więc do burzy podobne, Gniewem, zemstą i zawziętością trawiony Dziesięć tysięcy koni tratowało za nim pola jeszcze śniegiem pokryte, a piechoty z prezydiów podnosił i szedł razem z wichrem aż hen ku południowi Rzeczypospolitej. Po drodze palił i ścinał. Nie był to już ów dawny Karolus Gustavus, pan dobry, ludzki i wesoły, klaszczący w dłonie jeździe polskiej, mrugający oczyma przy ucztach i schlebiający żołnierzom. Teraz, gdzie się ukazał, Płynęła potokiem krew szlachecka i chłopska. Po drodze ścierał partie, jeńców wieszał, nikogo nie żywił. Ale jak gdy wśród gęszczy Borów potężny niedźwiedź niesie swe ciężkie cielsko, krusząc po drodze krze i gałęzie, wilcy zaś idą w trop za nim i nie śmiąc mu drogi zastąpić, coraz bliżej następują nań z tyłu, tak i owe partie ciągnęły za armią Karola, w coraz ciaśniejsze łącząc się gromady, i szły za Szwedem jako cień idzie za człowiekiem i wytrwalej jak cień, bo we dnie i w nocy, w pogodę i w niepogodę. Przed nim zaś psuto mosty, niszczono zapasy, że musiał iść jak w pustynie, nie mając głowy gdzie schronić, lub się w głodzie czym pokrzepić. Sam Karol Gustaw w prędce pomiarkował, jak straszne jest jego przedsięwzięcie. Wojna rozlewała się na naokół niego tak szeroko jak morze rozlewa się na oku zabłąkanego wśród roztoczy okrętu. Gorzały Prusy, gorzała Wielkopolska, która pierwsza poddaństwo przyjąwszy, pierwsza chciała szwedzkie jarzmo zrzucić. Gorzała Małopolska i Ruś i Litwa i Żmudź. W zamkach i w wielkich miastach, niby na wyspach, trzymali się jeszcze Szwedzi, zresztą wsie, bory, pola, rzeki były już w polskim ręku. Nie tylko człowiek, nie tylko mniejszy podjazd, ale i pułk cały nie mógł się od głównej szwedzkiej siły ani na dwie godzin odłączyć, bo zaraz przepadał bez wieści, a jeńcy, którzy wpadli w chłopskie ręce, umierali w mękach straszliwych. Próżno Karol Gustaw po wsiach i miastach ogłaszać kazał, iż który chłop zbrojnego szlachcica, żywcem lub umarłego dostawi, wolność na wieczne czasy i ziemię w nagrodę otrzyma. Chłopi bowiem porówni ze szlachtą i mieszczane wyciągnęli do lasów. Lud z gór, lud z puszcz głębokich, lud z ługów i pult tkwił w lasach, czynił zasieki szwedom po drodze, napadał na mniejsze prezydia, wycinał w pień podjazdy. Cepy, widły i kosy nie gorzej od szlacheckich szabel opłynęły krwią szwedzką. Tym bardziej zaś gniew wzbierał w sercu Karola, że przed kilkunastu miesiącami tak łatwo ten kraj ogarnął, więc prawie nie mógł pojąć, co się stało, skąd te siły, skąd ten opór, skąd ta wojna straszna na śmierć i życie, której końca przed sobą nie widział i odgadnąć go nie umiał. Częste też bywały narady w obozie szwedzkim. Szli z królem brat jego Adolf, książę Bipącki, komendę nad wojskiem mający, Robert Douglas, Henryk Horn, krewny tego, który pod częstochową był kosą chłopską usieczą. Waldemar, graf duński i ów Miller, który u stóp Jasnej Góry sławę swą bojową zostawił, Jaszenberg w prowadzeniu jazdy między Szwedami Najbieglejszy i Hammerschild, który armatami zawiadował i stary zbój marszałek Arfuit Wittenberg, ze zdzierstw swych sławny, a ostatkiem zdrowia goniący, bo przez galicką chorobę toczon i Forgel i wielu innych. A wszystko wodzowie biegli w zdobywaniu miast i w polu królowi tylko samemu jeniuszem ustępujące. Ci tedy lękali się w sercach, aby całe wojsko z królem nie przepadło przez trudy, brak żywności i zaciekłość polską zmożone. Stary Wittenberg wprost odradzał królowi pochód. Jakże to królu mówił, będziesz zapuszczał się aż w ruskie kraje za nieprzyjacielem, który niszczy wszystko po drodze sam niewidzialnym pozostając. Co uczynisz, jeśli koniom nie tylko siana i owca, ale nawet z trzech z zabraknie, a ludzie z niewywczasów popadają? Gdzie są owe wojska, które w pomoc nam przyjadą? Gdzie zamki, w których moglibyśmy odżywić się i strudzonym członkom dać folgę? Nie równam się z twoją, panie, sławą, ale gdybym był Karolem Gustawem, właśnie bym tej sławy, tak wielkimi zwycięstwami nabytej, na zmienne koleje wojny nie wystawiał. Na to odpowiadał Karol Gustaw i ja, gdybym był Wittenbergiem. Po czym Aleksandra Macedońskiego wspominał, z którym lubił być porównywany i szedł naprzód, goniąc pana Czarnieckiego. Ten zaś, nie mając sił tak wielkich ani ćwiczonych, umykał się przed nim, ale umykał jak wilk, gotów zawsze się zwrócić. Czasem też szedł przed Szwedami, czasem po bokach, a czasem zapadłszy w głuchych lasach. Puszczał ich naprzód, tak iż oni myśleli, że jego gonią, a on właśnie szedł za nimi, wycinał opieszałych, tu i ówdzie uszczknął cały podjazd, znosił idące wolniej półki piesze, napadał na woze z żywnością. I nigdy Szwedzi nie wiedzieli, gdzie jest, z której strony uderzy. Nieraz w zmrokach nocnych rozpoczynali ogień z armat i muszkietów do zarośli, sądząc, że nieprzyjaciela mają przed sobą. Nurzyli się śmiertelnie, szli w chłodzie, głodzie i zmartwieniu, a ów vir molestissimus wisiał ciągle nad nimi jako chmura gradowa wisi nad łanem zboża. Na koniec dopadli go pod gołębiem, niedaleko ujścia wieprza do Wisły. Niektóre chorągwie polskie stojące w gotowości, rzuciwszy się z impetem na nieprzyjaciela, rozniosły postrach i zamieszanie. Więc naprzód skoczył pan Wołodyjowski ze swoją laudańską chorągwią i wsparł królewicza duńskiego waldemara, zaś pan kawecki Samuel i młodszy Jan stoczyli z pagórka pancerną chorągiew na najemnych angielczyków wilkinsona i w mgnieniu oka pożarli ich jako szczupak pochłania klenia, zaś pan malawski zwarł się z księciem bipąckim tak szczelnie, iż ludzie i konie pomieszali się ze sobą jako kurzawa, Którą dwa wichry z przeciwnych stron przyniosą i jeden wir z niej uczynią. W mgnieniu oka zepchnięto Szwedów ku wiśle, co widząc, Douglas pośpieszył swoim z wyborową rajtarią na ratunek. Lecz rozpędu i te nowe posiłki wstrzymać nie mogły. Poczęli więc Szwedzi skakać z wysokiego brzegu na lód, padając trupem tak gęsto, że czernili się na śnieżnym polu jako litery na białej karcie. Legł królewicz Waldemar, legł wilkinson a książe Biponski, obalon z koniem nogę złamał, legli wszelako i obaj panowie kawetcy, i pan Malawski, i Rudawski, i Rogowski, i pan Tymiński, i Choiński, i Porwaniecki, jeden tylko pan Wołodyjowski, chociaż się w szwedzkie szeregi jako nurek w wodę z głową zanurzał, najmniejszej rany nie poniósł. Tymczasem przyciągnął sam Karol Gustaw z główną siłą i armatami i naówczas zmieniła się postać boju. Inne czarnieckiego pułki, niekarne i niewyćwiczone, nie umiały stanąć na czas wordynku. Niektóre koni nie miały pod ręką inne po dalszych wsiach leżące wbrew rozkazom, aby ciągle były w pogotowiu, zażywały w czasu po chatach, na owe, gdy nieprzyjaciel natarł niespodzianie, wnet poszły w rozsypkę i ku wieprzowi umykać poczęły. Więc pan Czarniecki kazał trąbić na odwrót, aby tamtych pułków, które pierwsze uderzyły, nie wygubić. Jedni poszli wtedy za wieprz, inni do woli, zostawując pole i sławę zwycięstwa Karolowi, gdyż tych zwłaszcza, którzy za wieprzu chodzili, długo ścigały chorągwie z Broszka i Kalińskiego, przy Szwedach jeszcze zostające. Radość była w obozie szwedzkim niezmierna. Niewielkie wprawdzie dostały się szwedomowego zwycięstwa trofea, sakiewki z owsem i trochę pustych wozów, lecz Karolowi nie o łup tym razem chodziło. Cieszył się, że zwycięstwo szło jak i dawniej w jego ślady, że ledwo się pokazał już pogromił, i to samego pana Czarnieckiego, na którym największe nadzieje Jana Kazimierza i Rzeczypospolitej spoczywały. Mógł się spodziewać, że wieść rozbiegnie się po całym kraju, że każde usta będą powtarzały czarniecki zniesion, iż bojaźliwi rozmiary klęski przesadzą, a przez to zwątlą serca i odbiorą ducha wszystkim, którzy na głos Konfederacji Tyszowieckiej za broń chwycili. Więc gdy mu przyniesiono i rzucono pod nogi owe sakiewki owsa, a z nimi razem ciała Wilkinsona i Waldemara, on zwrócił się do swych frasobliwych jenerałów i rzekł. Rozmarszczcie ich mościowie czoła, bo to jest największe zwycięstwo, jakie od roku odniósł i całą wojnę skończyć ono może. Wasza królewska mość, odrzekł Wittenberg, który słabszym jak zwykle, będąc czarniej rzeczy widział. Dziękujmy Bogu i za to, że pochód dalszy będzie mieć spokojne, chociaż takie wojska jak Czarnieckiego prędko się rozpraszają, ale i prędko zbierają na powrót. Na to król, panie marszałku, nie mam cię za gorszego wodza od Czarnieckiego, ale gdybym cię tak rozbił, tuszę, że i przez dwa miesiące nie zdołałbyś wojsk zebrać. Wittenberg skłonił się tylko w milczeniu, a Karol mówił dalej: Tak jest, pochód będziemy mieli spokojny, bo tylko jeden Czarniecki mógł go naprawdę tamować. Nie masz wojsk czarnieckiego, nie masz przeszkód. Generałowie uradowali się tymi słowy. Upojone zwycięstwem wojska przechodziły przed oczyma króla z krzykiem i śpiewami. Czarniecki przestał wisieć na kształt chmury nad nimi, Czarniecki rozproszony przestał istnieć. Wobec tej myśli zapomnieli o przebytej mordędze, wobec tej myśli miłe były im przyszłe trudy. Słowa królewskie, które wielu oficerów słyszało, rozniosły się po obozie. I wszyscy byli tego mniemania, że zwycięstwo istotnie miało nadzwyczajne znaczenie, że smok wojny na nowo zabity, a jeno czasy pomsty i panowania nastaną. Król dał wojsku kilkanaście godzin spoczynku. Tymczasem od Kozienic przyszły wozy z żywnością. Wojska roztasowały się w Gołębiu, w Krowienikach i Życzynie. Rajtarowie pozapalali opuszczone domostwa, Powieszono kilkunastu chłopów wziętych z bronią w ręku i kilku pacholików wojskowych, których za chłopów poczytano. Następnie odbyła się uczta, po niej zaś żołnierstwo zasnęło snem twardym, bo od dawna po raz pierwszy spokojnym. Nazajutrz dzień zbudzili się rześko i pierwsze słowa, jakie napłynęły wszystkim do ust, były: Nie ma Czarnieckiego! Powtarzał to jeden drugiemu, jakby się wzajem chcieli o dobrej nowinie upewnić. Pochód rozpoczął się wesoło. Dzień był suchy, zimny, pogodny. Szerść końska i nozdrza pokrywały się szronem. Zimny wiatr pozmrażał kałuże na trakcie lubelskim i drogę uczynił dobrą. Wojska wyciągnęły się niemal milowym wężem, czego przedtem nie czyniły nigdy. Dwa pułki dragońskie pod wodzą francuza Dubois poszły na końskowolę, markusze i garbów, w mili od głównej siły. Gdyby tak szły przed trzema jeszcze dniami, szłyby na pewną śmierć, lecz teraz poprzedzał je postrach i sława zwycięstwa. Nie ma czarnieckiego, powtarzali sobie oficerowie i żołnierze. Jakoż pochód odbywał się spokojnie. Z głębin leśnych nie dochodziły okrzyki, z zarośli nie wypadały groty puszczane niewidzialnymi rękami. Pod wieczór Karol Gustaw przybył do Garbowa, wesół i w dobrym humorze. Już właśnie zabierał się do spoczynku, gdy Aschenberg dał znać przez służbowego oficera, że chce się pilno widzieć z królem. Po chwili wszedł do kwatery i nie sam, ale z kapitanem Dragońskim. Król, który miał oko bystre i pamięć tak niezmierną, że wszystkich niemal żołnierzy imiona pamiętał, poznał zaraz kapitana. A co nowego, Fried? spytał. Dibła wrócił? Dibła zabity, odpowiedział Freed. Król zmieszał się. Teraz dopiero zauważył, że kapitan wyglądał, jakby go z grobu wyjęto i odzież miał poszarpaną. A dragoni, spytał, one dwa pułki. Wszystko w pień wycięte. Mnie jednego żywcem puszczono. Smagłe oblicze króla stało się jeszcze ciemniejszym. Rękoma założył sobie pukle włosów za uszy. Kto to uczynił? Czarniecki! Karol Gustaw umilkł i począł patrzeć ze zdumieniem na Aszemberga, a ten głową tylko kiwał, jakby chciał powtarzać: Czarniecki! 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 Wszystko to niepodobne do wiary, rzekł po chwili król. Widziałeś go na własne oczy? Jako twój majestat, panie, widzę. Przykazał mi pokłonić się Waszej królewskiej mości i oświadczyć, że teraz zawisłe się znów przeprawia, ale wnet tropem naszym pójdzie. Nie wiem, czyli prawdę powiadał. Dobrze, rzekł król. Siła przy nim ludzi. Nie mogłem dokładnie zmiarkować, ale ze cztery tysiące ludzi sam widziałem, a za lasem stała także jakowaś jazda. Otoczono nas wedle krasiczyna, do którego pułkownik Dibła umyślnie z traktu zboczył, bo mu doniesiono, że się tam ludzie jakowiś znajdują. Teraz mniemam, że Czarniecki umyślnie podesłał języka, aby nas w zasadzkę wprowadzić. Jakoż nikt prócz mnie żywy nie wyszedł Chłopstwo dobijało rannych Jam cudem ocalał Z diabłem chyba ten człowiek wszedł w przymierze Rzekł, przykładając dłoń do czoła król Bo żeby po takiej klęsce znów wojsko zebrać I nad karkiem nam stanąć Nieludzka moc Stało się wedle tego, co marszałek Wittenberg przewidywał wtrąciła Aszenberg Na to król wybuchnął Wy wszyscy umiecie przewidywać Jeno radzić nie umiecie. Aszemberg pobladł i umilkł. Karol Gustaw, gdy był wesół, zdawał się być z samej dobroci ulepiony, ale gdy raz brew zmarszczył, wzbudzał strach nieopisany w najbliższych i nie tak ptaki kryją się przed orłem, jako kryli się przed nim najstarsi i najzasłużejsi generałowie. Lecz teraz w prędce się pomiarkował i pytał znowu kapitana Frida: Zacnęż to wojska przy Czarnieckim? Widziałem kilka chorągwi nieporównanych, jako to u nich bywa jazda. To te same pod gołębiem z taką furią nacierały. Stare muszą być półki, a on sam, Czarniecki, wesół, dufny. Tak, dufny, jakoby to on pod gołębiem rozgromił. Teraz tym bardziej musiały się serca w nich podnieść, bo o gołębskiej już zapomnieli, a krasiczyńską Wiktorią się chwalą. Wasza królewska mość, co mi kazał Czarniecki powtórzyć, tą powtórzył. Ale gdym już wyjeżdżał, zbliżył się do mnie ktoś ze starszyzny, człowiek potężny, stary i rzekł mi, iż jest ten, który wiekopomnego Gustawa Adolfa w ręcznym boju rozciągnął. Siła i przeciwko waszej królewskiej mości bluźnił, inni zaś mu wturowali. Tak oni się chełpią. Odjechałem wśród urągań i wymyślań. Mniejsza z tym, odparł Karol Gustaw. Czarniecki nierozbity i wojska już zebrał. To grunt. Tym śpieszniej musimy iść naprzód, aby polskiego Dariusza jak najprędzej dosięgnąć. Wasz wolno już odejść. Wojsku rozgłosić, że owe pułki od kup chłopskich na oparzeliskach zginęły. Idziemy naprzód. Oficerowie wyszli. Karol Gustaw został sam. Przez czas jakiś dumał posępnie. Miałożby zwycięstwo pod Gołębiem żadnych owoców nie przynieść, położenia nie zmienić, owszem, większą tylko zaciekłość w całym tym kraju rozbudzić? Karol Gustaw wobec wojska i generałów okazywał zawsze pewność siebie i wiarę, ale gdy został sam i poczynał rozmyślać o tej wojnie, jaka się od początku łatwo zaczęła, a coraz trudniejszą stawała, nieraz ogarniało go zwątpienie. Wszystkie wypadki przedstawiały mu się jakoś dziwnie. Często wyjścia nie widział końca, nie mógł odgadnąć. Czasem zdawało mu się, że jest jako człowiek, który wszedłszy z brzegu morskiego w wodę, Czuję, że za każdym krokiem głębiej schodzi i wkrótce straci grunt pod nogami. Lecz wierzył w gwiazdy. I teraz więc podszedł do okna, aby na swoją wybraną popatrzeć, na tę właściwie, która w wielkim wozie, czyli w niedźwiedzicy, najwyższe miejsce zajmuje i świeci najmocniej. Niebo było pogodne, więc i w tej chwili płonęła jaskrawo, migotała się na błękitno i czerwono. Zdala tylko poniżej na ciemnym granacie nieba czerniła się jako wąż samotna chmura, od której szły jakby ramiona, jakby gałęzie, jakby macki morskiego potworu i zdawały się coraz zbliżać ku królewskiej gwieździe. Rozdział drugi. Na zajutrz dzień ruszył król w dalszy pochód i przyciągnął do Lublina. Tam otrzymawszy wiadomość, iż pan Sapiecha po odparciu bogusławowego najazdu ze znacznym wojskiem ciągnie, takowego zaniechał. Lublin tylko załogą umocnił i szedł dalej. Najbliższym celem wyprawy był teraz dla niego Zamość. Gdyby bowiem ową potężną twierdzę zdołał zająć, zyskałby niewzruszoną podstawę do dalszej wojny i tak znamienitą przewagę, iż szczęśliwego końca mógłby z całą otuchą wyglądać. O zamościu różne krążyły mniemania. Polacy, dotychczas jeszcze przy Karolu stojący, utrzymywali, iż to jest twierdza w Rzeczypospolitej najpotężniejsza i przytaczali na dowód, iż wszystkie siły Chmielnickiego wstrzymała. Lecz ponieważ Karol spostrzegł, iż Polacy zgoła nie byli w fortyfikowaniu twierdz biegli i takie za silne uważali, które po innych krajach zaledwie do trzeciorzędnych liczono, że wiedział i o tym iż w żadnej twierdz nie było dostatecznego opatrunku to jest ani murów jak należy utrzymanych ani budowli ziemnych ani broni należytej przeto i co do zamościa dobrej był myśli liczył też na urok swego imienia na sławę niezwyciężonego wodza a wreszcie i na układy układami które każdy magnat mocen był w tej rzeczy pospolitej zawierać albo przynajmniej pozwalał sobie zawierać Więcej dotychczas Karol wskurał niż bronią. Jako więc człowiek przebiegły i lubiący wiedzieć z kim ma do czynienia, starannie wszystkie wiadomości o władcy Zamościa zbierał. Wypytywał o jego obyczaje, skłonności, dowcip i fantazje. Jan Sapiecha, który na on czas zdradą jeszcze ku wielkiemu umartwieniu wojewody Witebskiego nazwisko kalał, najwięcej królowi dawał objaśnień co do pana starosty Kałuskiego. Trawili też na naradach całe godziny. Sapiecha zresztą nie sądził, aby łatwo przyszło królowi pana na zamościu skaptować. mi go nie skusić, mówił pan Jan, bo człek okrutnie możny. O godności nie dba i nigdy o nie nie zabiegał. Nie chciał ich wączas nawet gdy samego szukały. Co do tytułów, sam słyszałem jak na dworze zgromił pana denojersa sekretarza królowej za to, że mówiąc do niego powiedział mą Ja mnie pchęs rzecze mu ale marchidiuków więźniami w moim Zamościu miewał. Co prawda zresztą to nie on miewał, jeno jego dziad, którego wielkim w narodzie naszym nazywają. Byle mi bramy Zamościa otworzył, zaofiaruję mu coś takiego, czego żaden król polski zaofiarować by nie mógł. Sapierze nie wypadało pytać, co by takiego było. Spojrzał tylko z ciekawością na Karola Gustawa, ten zaś zrozumiał spojrzenie i odrzekł, odgarniając wedle zwyczaju włosy za uszy – Zaofiaruje mu województwo lubelskie jako niezawisłe księstwo. Korona skusi go. Żaden by z was się takiej pokusie nie oparł, nawet dzisiejszy wojewoda wileński. Nieograniczona jest hojność waszej królewskiej mości. Odparł nie bez ironii w głosie Sapiecha. A Karol odpowiedział z właściwym sobie cynizmem Daję, bo nie moje. Sapiecha pokręcił głową Nieżonaty człowiek jest i synów nie ma. Temu korona miła, kto potomstwu przekazać ją może. Jakichże tedy sposobów radzisz mi wasza mość się chwycić? Mniemałbym, że pochlebstwem najwięcej da się wskurać. Pan to jest niezbyt bystrego dowcipu i snadnie go można objechać. Trzeba mu przedstawić, jako od niego tylko zależy uspokojenie Rzeczypospolitej. Trzeba mu wmówić, iż on jeden może ją osłonić od wojny, nieszczęścia, klęsk wszelkich i przyszłych nieszczęść. A to właśnie przez otwarcie bram. Jeśli ryba ten haczyk połknie, to będziemy w zamościu, inaczej nie. Zostaną działa, jako ostatnia racja. Hmm, na te racje znajdzie się z czego w zamościu odpowiedzieć. Armat ciężkich tam nie brak, a my musielibyśmy je dopiero sprowadzać, co gdy roztopy nastąpią, stanie się niepodobnym. Słyszałem, że piechoty w twierdzy są grzeczne, ale jazdy im brak. Jazda tylko w gołym polu potrzebna, a zresztą, skoro Czarniecki jako się pokazało nie rozbit, to mógł jedną i drugą chorągiew do posług wrzucić. Wasza mość same tylko trudności widzisz, ale wciąż ufam w szczęśliwą gwiazdę Waszej królewskiej mości odparł sapiecha. Miał jednak słuszność pan Jan przewidując, że Czarniecki opatrzył zamość mość w konieczną do podjazdów i chwytania języków. Wprawdzie pan Zamoyski miał swojej dosyć i wcale pomocy nie potrzebował, lecz kasztelan kijowski dwie chorągwie, które najbardziej ucierpiały pod gołębiem, to jest szemberkową i laudańską, umyślnie do fortecy posłał, żeby mogły odpocząć, odżywić się i konie zrodze zmarnowane zmienić. W Zamościu przyjął je pan sobie pan gościnnie, a gdy się dowiedział jacy sławni żołnierze w nich się znajdują, Wtedy pod niebo ich wynosił, darami obsypał i codzień u stołu swego sadzał. Lecz któż opisze radość i rozrzewnienie księżnej gryzeldy na widok pana Skrzetuskiego i pana Wołodyjowskiego, dawnych najdzielniejszych wielkiego męża pułkowników? Padli jej do nóg obaj, żewne łzy na widok ukochanej pani wylewając, a i ona nie mogła płaczu pohamować. Ileż bo wspomnień łączyło się z nimi z owych dawnych czasów łubniańskich? Gdy mąż jej, sława i ukochanie narodu Pełen sił życia władał potężnie dziką krainą Jak Jowisz jednym zmarszczeniem brwi Wzniecając postrach wśród barbarzyństwa Takie to niedawne czasy, a gdzie one? Dziś Władyka w grobie Krainę barbarzyńcy posiedli, a ona, wdowa Siedzi oto na popiołach szczęścia, wielkości Smutkiem żyjąc i modlitwą w Przelakowowych wspomnieniach tak słodycz z goryczą się pomieszała że myśli tych trojga radę leciały w przeszłość więc rozmawiali o dawnym życiu o miejscach których nie miały już ujrzeć ich oczy o dawnych wojnach wreszcie o dzisiejszych czasach klęski i gniewu bożego gdyby nasz książę żył mówił Skrzetuski inne by były rzeczy pospolitej koleje. Kozactwo byłoby starte za dnie przy Rzeczypospolitej, a Szwed teraz znalazłby swego pogromiciela. Bóg zarządził jak chciał, aby za grzechy nas ukarać. Oby Bóg w panu Czarnieckim obrońce wskrzesił, rzekła księżna Gryzelda. Taki będzie, zawołał pan Wołodyjowski. Jako nasz książę innych panów głową przenosił, taki on wcale do innych wodzów niepodobny. Znam ja przecie obu panów hetmanów koronnych i pana Sapiechę Litewskiego. Wielcy to żołnierze, ale przecie jest coś w panu Czarnieckim ekstraordynaryjnego, rzekłbyś, orzeł, nie człowiek. Niby łaskaw, a wszyscy się go boją, ba, nawet pan Zagłoba często o kroto chwilach swych przy nim zapomina. A jak wojsko prowadzi, jak szykuje, imaginację przechodzi. Nie może inaczej być, tylko wielki wojennik powstaje w Rzeczypospolitej. Mój mąż, który go pułkownikiem znał, jeszcze wówczas wielkość mu przepowiadał, rzekła księżna. Mówiono nawet, że żony na naszym dworze miał szukać, wtrącił pan Wołodyjowski. Nie pamiętam, aby o tym była mowa, odparła księżna. Jakoż nie mogła pamiętać, bo nigdy nic podobnego nie było, ale pan Wołodyjowski chytrze na razie to wymyślił, chcąc zwrócić rozmowę na fraucymer księżnej i o pannie Anusi Bożobuchatej czegoś się dowiedzieć, albowiem wprost pytać osądził za rzecz nieprzyzwoitą i zbyt względem majestatu księżnej poufałą. Lecz wybieg się nie udał. Księżna wróciła znów myślą do męża i wojen kozackich, za czym i mały rycerz pomyślał nie ma nusi, może od Bóg wie wielu lat i więcej o nią nie pytał. Mógł pytać oficerów, ale i jego umysł i wszystkie zajęte były czym innym. Co dzień podjazdy dawały znać, że Szwedzi coraz to bliżej, gotowano się więc do obrony. Skrzetuski i Wołodyjowski dostali funkcję na murach jako oficerowie i Szwedów i wojny z nimi świadomi. Pan za Zagłoba ducha dodawał i opowiadał o nieprzyjacielu tym, którzy go dotychczas nie znali, a było takich między zamojskimi żołnierzami dosyć, gdyż Szwedzi nie zapuszczali się dotychczas pod Zamość. Zagłoba wlot pana starostę kałuskiego przeznał a ten niezmiernie go polubił i we wszystkim się do niego zwracał zwłaszcza że i od księżnej gryzeldy słyszał jako w swoim czasie sam książę Jeremi pana zagłobę wenerował i Wir incomparabilis nazywał co dzień tedy przy stole wszyscy słuchali a pan Zagłoba prawił o dawniejszych i nowszych czasach o wojnach z kozaki o zdradzie radziwiła o tym jako pana sapiechę na ludzi wyprowadził — Radziłem mu — mówił — iżby siemie konopne w kieszeni nosił i po trochu spożywał. To tak ci się do tego przyzwyczaił, że teraz coraz to ziarno wyjmie, wrzuci do gęby, rozgryzie, miazgę zje, a łuskwinę wyplunie. W nocy, jak się obudzi, także to czyni. Od tej pory tak mu się dowcip zaostrzył, że i najbliżsi go nie poznają. — Jakże to? — pytał starosta kałuski bo w konopiach oleum się znajduje, przez co i w głowie jedzącemu go przybywa. Bodajże waszą mość, rzekł jeden z pułkowników, toż w brzuchu oleju przybywa, nie w głowie. Est modus in rebus, rzecze na to pan zagłoba. Trzeba co najwięcej wina pić. Oleum jako lżejsze zawsze będzie na wierzchu. Wino zaś, której bez tego idzie do głowy, poniesie ze sobą każdą cnotliwą substancję. — Ten sekret mam od Lupuła, hospodara, po którym, jak waściom wiadomo, chcieli mnie wołosi na gospodarstwo posadzić, ale sultan, który woli, by hospodarowie nie mieli potomstwa, postawił mi kondycję, na którą zgodzić się nie mogłem. — Musiałeś waść siła konopnego siemienia i sam zażywać — rzekł na to pan sobie pan. — Ja nie potrzebowałem, ale waszej dostojności z całego serca radzę — odparł za głowa. Słysząc te śmiałe słowa, zlękli się niektórzy, żeby ich pan starosta kałuski do serca nie wziął, lecz on, czy nie zmiarkował, czy nie chciał zmiarkować, dość, że uśmiechnął się tylko i spytał: A słonecznikowe ziarna nie mogą konopnych zastąpić? Mogą odrzekł zagłoba, jeno ponieważ olej ze słoneczników jest cięższy, przeto trzeba wino mocniejsze pić od tego, które teraz oto pijemy. Pan starosta zrozumiał o co chodzi, rozochocił się i zaraz kazał co najlepszych win przynieść. Za czym uradowali się w sercach wszyscy i ochota stała się powszechną. Pito i wiwatowano na zdrowie królewskie, gospodarskie i pana Czarnieckiego. Pan Zagłoba wpadł w humor przedni, nikogo do głosu nie dopuścił. Opowiadał więc o gołębskiej potrzebie bardzo szeroko, w której istotnie dobrze stawał, bo zresztą. Służąc w chorągwi laudańskiej nie mógł inaczej uczynić. Ale że od jeńców szwedzkich, wziętych z półków Dubois, wiedziano o śmierci grafa Waldemara, więc oczywiście wziął pan za głoba na się za tę śmierć odpowiedzialność. Całkiem inaczej by ta bitwa poszła, mówił, żeby nie to, żem właśnie poprzedzającego dnia do baranowa, do tamtejszego kanonika odjechał i Czarniecki nie wiedząc gdzie jestem, poradzić się mnie nie mógł. Może też i Szwedzi o owym kanoniku zasłyszeli, bo u niego miody przednie i niebawem pod gołąb podeszli. Gdym wrócił, było już za późno, król nastąpił i zaraz trzeba było uderzać. Poszliśmy jako w dym. Ale cóż, kiedy pospolitacy wolą w ten sposób kontempt nieprzyjacielowi okazywać, że się tyłem do niego odwracają. Nie wiem, jak o sobie teraz Czarniecki da rady beze mnie. — Da sobie rady, nie obawiaj się, wać pan, rzekł pan Wołodyjowski. — I wiem dlaczego. — Bo król szwedzki woli za mną pod Zamość walić, niż jego po powiślu szukać. Nie neguję ja Czarnieckiemu, że dobry żołnierz, ale kiedy pocznie brodę kręcić, a swym żbiczym wzrokiem patrzeć, wtedy towarzyszowi spod najgórniejszej chorągwi wydaje się, że jest dragonem. Nic on na godność nie uważa, czego i samiście byli świadkami, gdy pana Żyrskiego... Człeka znacznego kazał po Majdanie końmi włóczyć za to tylko, że z podjazdem nie dotarł tam, gdzie miał rozkaz. Ze szlachtą, mości panowie, trzeba po ojcowsku, nie po dragońsku. Powiesz mu, panie bracie, a bądź łaskaw, a idź. Rozczulisz go na ojczyznę i sławę wspomniawszy, to ci dalej pójdzie niż dragon, który dla lafy służy. Szlachcic, szlachcice, ma wojna wojną, ozwał się starosta. – Bardzo to misternie wasza dostojność wywiodła – odparł Zagłoba. – A taki pan Czarniecki koncept Karolusowi w końcu powariuje – zauważył Wołodejowski. Byłem też na niejednej wojnie i mówić o tym mogę. – Pierwej my mu powariujemy pod Zamościem – odparł pan starosta Kałuski, wydymając usta, sapiąc z okrutną fantazją, wytrzeszczając oczy i biorąc się w boki. Ba, tfu, co mnie tam, eh? Kogo w gości proszę, temu drzwi otwieram, co? Ha! Tu pan starosta zaczął jeszcze mocniej sapać, kolanami o stół uderzać, przechylać się, kręcić głową, a srożyć się, a oczami błyskać i mówić, jako miał zwyczaj z pewną rubaszną niedbałością: Co mi tam, on pan w Szwecji, a zamojski sobie pan w zamościu. Eques polonus sum, nic więcej, co? Ale mu siebie. Ja Zamojski, a on król szwedzki, a Maksymilian był Austriacki, co? Idzie, a niech idzie, obaczem. Jemu Szwecji mało, mnie Zamościa dość, ale go nie dam, co? Miłomości, panowie, słuchać nie tylko takiej elokwencji, ale tak zacnych sentymentów, zakrzyknął pan Zagłoba. Zamojski, za mojskim, odparł uradowany z pochwały starosta Kałuski. Nie kłanialiśmy się i nie będzie, mafła. Zamościa nie da mi basta. Zdrowie gospodarskie, huknęli oficerowie. Wiwat, wiwat! Panie zagłoba, zawołał starosta. Króla szwedzkiego nie puszczę do zamościa, a wasz mości z zamościa. Panie starosto, dziękuję za łaskę, ale tego wasza dostojność nie uczynisz. Bo ile byś Karolusa pierwszym postanowieniem zmartwił, tyle byś go drugim ucieszył. Dajże, Parol, że do mnie po wojnie przyjedziesz, co? Daję. Długo jeszcze ucztowano, po czym sen począł morzyć rycerzy, więc poszli na spoczynek, zwłaszcza, że wkrótce miały się dla nich zacząć bezsenne noce, bo szwedzi byli już blisko i przed nich straży spodziewano się lada godzina. Taki on Zamościa naprawdę nie da, mówił Zagłoba wracając do swej kwatery ze Skrzetuskimi i Wołodyjowskim. Zauważyliście, wasz mościowie, jakaśmy się pokochali. Dobrze nam się będzie w Zamościu działo i mnie i wam. Przestaliśmy do siebie z panem starostą tak, że żaden stolarz futrowania lepiej nie połączy. Dobre panisko. Ech, gdyby był moim gozikiem i gdyby mu pasa go nosił... Często bym go o osełkę wecował, bo trochę tępy, ale dobry człek i ten nie zdradzi jak oni skurczy bykowie birżańscy uważaliście jako magnatowie lgną do starego zagłoby. Nic tylko się opędzać. Ledwiem się od pana sapiechy wykaraskał już jest drugi, ale tego nastroję jako basetle i taką na nim Marię szwedom zagram, że się na śmierć pod zamościem zatańcują. Nakręcy go jak gdański zegar do kuranta. Dalszą rozmowę przerwał gwardo latujący z miasta. Po chwili znajomy oficer przesunął się szybko koło rozmawiających. Stój, zawołał Wołodejowski. Co tam? Łunę z wałów widać. Szczebrzeszyn się pali. Szwedzi tuż. Chodźmy na wały, mości panowie, rzekł Skrzetuski. Idźcie, a ja zdrzemnę, bo mi na jutro sił potrzeba. Odpowiedział za Zagłoba. Rozdział trzeci Tejże jeszcze nocy pan Wołodyjowski poszedł na podjazd i nad ranem sprowadził kilkunastu języków. Ci potwierdzili, że król szwedzki osobą własną w Szczebrzeszynie się znajduje i niebawem stanie pod Zamościem. Uradował się pan starosta Kałuski tą wieścią, bo się wielce rozruszał i niekłamaną miał chęć wypróbowania swych dział i murów na Szwedach. Mniemał przy tym i bardzo słusznie, że choćby ulec w końcu przyszło, zawsze zatrzyma na sobie potęgę szwedzką przez całe miesiące, a przez ten czas Jan Kazimierz zbierze wojska, sprowadzi całą ordę w pomoc i w całym kraju potężny, a zwycięski opór przygotuje. Raz mi się zdarza sposobność, mówił z wielką fantazją na radzie wojennej, ojczyźnie i królowi znamienitą przysługę oddać. Zapowiadam też waszmościom, że pierwej w powietrze się wysadzę, nim tu szwedzka noga postoi. Chcą za mojskiego siłą brać dobrze, niech biorą, obaczym kto lepszy. Wać panowie tusze, z serca pomagać mi będziecie. Gotowiśmy poginąć przy waszej dostojności, ozwali się chórem oficerowie. Byle nas tylko oblegali rzekł zagłoba, bo gotowi zaniechać. Mości panowie, jakem zagłoba? Pierwszy wycieczkę poprowadzę. Ja z wujem", rzekł Roch Kowalski. Na króla samego skoczę. Teraz na mury zakomenderował starosta Kałuski. Ruszyli wszyscy. Mury były jako kwieciem żołnierzami ubrane. Pułki piechoty tak świetnej, jakiej nie było w całej Rzeczypospolitej, stały w gotowości jeden obok drugiego, z muszkietami w ręku i oczyma zwróconymi ku polom. Mało służyło w nich cudzoziemców, ledwie trochę Prusaków i Francuzów, głównie zaś chłopi ordynaccy. Lud rosły, dorodny, któren gdy go w barwiste kolety przybrano i na modłę cudzoziemską wyćwiczono, bił się tak dobrze jak najlepsi Cromwellowscy Anglicy. Szczególnie tędzy byli, gdy po strzałach przyszło rzucić się wręcz na nieprzyjaciela i teraz wyglądali szwedów niecierpliwie pomni dawniejszych swych nadchmielnickim triumfów. Przy działach, których długie szyje wyciągały się, jakoby z ciekawością przez Blanki kupolom, służyli przeważnie flamandowie, do ognistej służby najprzedniejsi. Za fortecą już, z tamtej strony fosy, kręciły się chorągwie lekkiej jazdy. Same bezpieczne, bo pod osłoną dział i schroniska pewne, a mogące w każdej chwili skoczyć gdzie trzeba. Starosta kałuski objeżdżał mury w szmelcowanej zbroi, z pozłocistym buzdyganem w ręku i co chwila pytał: A co, nie widać jeszcze? I klął pod nosem, gdy mu zewsząd odpowiadano, że nie widać. Po chwili jechał w inną stronę i znowu pytał: A co, nie widać? Tymczasem trudno było coś widzieć, bo trochę mgły wisiało w powietrzu. Dopiero koło dziesiątej rano zaczęła opadać. Niebo błękitne zaświeciło nad głowami, widnokrąg wyjaśnił się i zaraz też na zachodniej stronie murów poczęto wołać: jadą, jadą, jadą! Pan starosta, a z nim pan zagłoba i trzej przyboczni oficerowie starosty wstąpili żywo na anguł murów, z którego widok był daleki i poczęli patrzeć przez perspektywy. Nieco mgły leżało jeszcze przy ziemi, ale wojska szwedzkie, idące od Wielączy zdawały się brodzić do kolan w owym tumanie, jak gdyby wynurzały się z wód rozległych. Bliższe pułki bardzo już były wyraźne. Także gołym okiem można było rozróżnić piechotę idącą głębokimi szeregami i zastępy rajtarskie. Dalsze natomiast przedstawiały się jakoby kłęby kurzawy ciemnej, toczącej się ku miastu. Z wolna przybywało coraz więcej pułków, armat, jazdy. Widok był piękny. Ze środka każdego czworoboku piechurów sterczał w górę niezmiernie regularny czworobok włóczni. Między nimi wiewały chorągwie różnych barw, a najwięcej błękitnych z białymi krzyżami i błękitnych ze złotymi lwami. Zbliżyli się jeszcze bardziej. Na murach było cicho, więc powiew wiatru niósł od nich skrzypku chrzęst zbroi, tętent ten koni i przytłumiony gwar głosów ludzkich. Doszedłszy na dwa strzały ze śmigownicy, poczęli się rozciągać przed fortecą. Niektóre czworoboki piechoty rozsypały się w bezładne roje. Widocznie zabierali się do roztasowywania namiotów i dosypania szańczyków. Oto i są, rzekł pan starosta. Są, psu braty, odrzekł zagłoba. Można by ich człeka po człeku palcem rachować. Tacy starzy praktycy jak ja nie potrzebują rachować, je no okiem rzucą. Jest ich dziesięć tysięcy jazdy i ośm piechoty z artylerią. Jeślim się o jednego gemajna albo jednego konia omylił, gotówem całą fortunę za omyłkę zapłacić. Zali tak można wymiarkować? Dziesięć tysięcy jazdy i ośm piechoty, żebym tak zdrow był. W Bogu nadzieja, że w znacznie szczuplejszej liczbie odejdą, niech tylko jedną wycieczkę poprowadzę. Słyszysz waszmość, arie grają. Rzeczywiście. Trębacze z doboszami wystąpili przed półki i zagrzmiała bojowa muzyka. Przy jej odgłosie nadchodziły bliżej dalsze pułki i otaczały z dala miasto. Na koniec od zbitych tłumów oderwało się kilkunastu jeźdźców. W pół drogi pozasadzali białe chusty na miecze i poczęli nimi powiewać. Poselstwo, rzekł zagłoba. Widziałem, jak do birżów złodzieje przyjechali z taką samą fantazją i wiadomo, co z tego wypadło. Zamość nie birże, a ja nie wojewoda wileński, odparł pan starosta. Tymczasem tamci zbliżyli się do bramy. Po krótkiej chwili przyskoczył do pana starosty oficer służbowy z oznajmieniem, iż pan Jansa Piecha pragnie w imieniu króla szwedzkiego widzieć się z nimi rozmówić. A pan starosta począł się zaraz w boki brać, z nogi na nogę przestępywać, a sapać, a wargi odymać, wreszcie odrzekł z okrutną fantazją. Powiedz panu Sapierze, że Zamojski ze zdrajcami nie gada. Chce król szwedzki ze mną gadać, niech mi Szweda rodowitego przyśle, nie Polaka, bo Polacy, którzy Szwedowi służą, niech do psów moich poselstwa odprawują, gdyż porówni nimi gardzę. Jak mi Bóg miły, to respons, zawołał z niekłamanym zapałem Zagłoba. A niech ich tam diabli wezmą, zawołał podniesiony własnymi słowy i pochwałą starosta. Co? — Będę z nimi robił ceremonię, czy co? — Pozwól, wasza dostojność, niech mu sam ten respons odniosę — rzekł Zagłoba. I nie czekając dłużej skoczył z oficerem służbowym, wyszedł naprzeciw pana Jana i widocznie, że nie tylko słowa starościńskie powtórzył, ale musiał od siebie coś wielce szpetnego dodać, bo pan sapiecha zawrócił tak z miejsca, jakby mu przed koniem piorun trzasł i nacisnąwszy czapkę na uszy odjechał. Z murów zasi z chorągwi tej jazdy, która przed bramą stała, poczęto huczeć za odjeżdżającymi, a do budy zdrajcy, przedawczykowie, żydowscy słudzy, huś, huś. Zapiecha stanął przed królem blady z zaciśniętymi wargami, a i król też był zmieszany, bo Zamość omylił jego nadzieję. Co najwięcej, mimo tego, co mu poprzednio mówiono, spodziewał się znaleźć gród takiej odpornej siły jak Kraków, Poznań i inne miasta, których tyle już zdobył. Tymczasem znalazł twierdzę potężną, przypominającą duńskie i niderlandzkie, o której bez dział ciężkiego kalibru nie mógł nawet pomyśleć. Co tam? Spytał, ujrzawszy Sapieche. Nic. Pan starosta nie chce gadać z Polakami, którzy Waszej królewskiej mości służą. Wysłał do mnie swego trefnisia, który mnie i waszą królewską mość zelżył tak stromotnie, że i powtórzyć się nie godzi. Wszystko mi jedno, z kim chce gadać, byle gadał. W braku innych mam żelazne argumenta, a tymczasem forgela mu pośle. Jakoż w pół godziny później Forgel z czysto szwedzką asystencją oznajmił się przy bramie. Most łańcuchowy opuścił się zwolna na fosę i jenerał wjechał do twierdzy wśród spokoju i powagi oczu nie wiązano ani jemu ani nikomu ze świty widocznie chciał owszem pan starosta iżby wszystko widział i o wszystkim królowi mógł donieść przyjął go zaś z takim przepychem jak książę udzielny i istotnie w podziw wprawił, panowie bowiem Szwedcy i dwudziestej części tych bogactw nie mieli co Polacy, a pan starosta między polskimi był niemal najpotężniejszym. Przebiegły Szwed począł też od razu go tak traktować, jak gdyby go król Karol do równego sobie monarchy w poselstwie wysłał, z góry nazwał go Princeps i ciągle tak nazywał, chociaż pan sobie pan za pierwszym zaraz razem mu przerwał, nie princeps eques polonus sum, ale właśnie dlatego książętom równy. Wasza książęca mość, mówił nie dając się zbić z tropu forgel, najjaśniejszy król szwedzki i pan tu długo wyliczał tytuły, zgołanie jako nieprzyjaciel tu przybył, ale wprost mówiąc w gościnę tu przyjechał i przeze mnie się zapowiada, mając niepłonną jak tuszę nadzieję, że wasza książęca mość dla osoby jego i jego wojsk bramy swe otworzyć zechcesz. Nie masz u nas tego zwyczaju, odpowiedział pan Zamojski, aby komu gościnności odmawiać, choćby też i nieproszony przyjechał. Znajdzie się zawsze u mnie miejsce przy stole, a nawet dla tak dostojnej osoby pierwsze. Powiedz tedy Wasza dostojność najjaśniejszemu królowi, że bardzo proszę i tym szczerzej, że jako najjaśniejszy Karolus Gustawus jest panem w Szwecji, tak ja w zamościu. Ale że jako Wasza dostojność widziałeś, służby mi nie brak, przeto nie potrzebuje jego szwedzka jasność swojej ze sobą brać. Inaczej pomyślałbym, że mnie ma za do i kontempt chce mi okazać. Dobrze! szepnął stojący tuż za plecami pana starosty zagłoba. A pan starosta wypowiedziawszy swoją orację począł usta wydymać sapać i powtarzać jeszcze a od co jest a forgel przygryzł wąsów pomilczał trochę i wreszcie tak począł mówić: Największy to byłby dowód nieufności dla króla gdybyś wasza książęca mość załogi jego do fortecy wpuścić nie raczył. Powiernikiem królewskim jestem, wiem jego najtajniejsze myśli, a oprócz tego mam rozkaz oświadczyć waszej dostojności i słowem w imieniu króla zaręczyć, że on ni państwa zamojskiego ni tej twierdzy zajmować na stałe nie myśli. Ale gdy wojna w całym tym nieszczęsnym kraju rozgorzała na nowo, gdy bunt głowę podniósł a Jan Kazimierz niepomny na klęski, które na rzecz pospolitą spaść mogą, Swojej tylko dochodząc fortuny znowu w granice powrócił i łącznie spogany przeciw chrześcijańskim wojskom naszym występuje, postanowił niezwyciężony król i pan mój choćby do dzikich stepów tatarskich i tureckich go ścigać, w tym jedynie celu, aby spokój krajowi, panowanie sprawiedliwości i szczęście, a wolność obywatelom tej prześwietnej rzeczypospolitej przywrócić. Starosta Kałuski uderzył się ręką po kolanie, ale nie odrzekł ni słowa, jeno głowa szepnął Diabeł się worna tu brał i ogonem nam dzwoni. – Liczne już spłynęły na ten kraj z protekcji królewskiej dobrodziejstwa, mówił dalej Forgel. Lecz najjaśniejszy król, nie mając w swym sercu, że nie dość jeszcze uczynił, znowu prowincji swej pruskiej odbierzał, aby mu jeszcze raz iść na ratunek, którym na pokonaniu Jana Kazimierza polega. Aby jednak nowa ta wojna prędki a szczęśliwy koniec wziąć mogła, potrzebne jest jego królewskiej mości nieodbicie czasowe zajęcie tej twierdzy. Ona bowiem ma stać się dla wojsk jego królewskiej mości ostoją, z której pościg za buntownikami będzie czyniony. Lecz słysząc, że ten, który zamościa jest panem, nie tylko bogactwy, nie tylko starożytnością rodu, dowcipem, wspaniałym umysłem, ale i miłością do ojczyzny wszystkich przewyższa, zaraz król i pan mój rzekł: Ten mnie zrozumie, ten intencje moje dla tej krainy ocenić potrafi, ufności mojej nie zawiedzie, nadzieję przewyższy, do szczęścia i spokoju tego kraju pierwszy rękę przyłoży. Jakoż tak jest jakoż od ciebie, panie, zależą przyszłe losy tej ojczyzny. Ty ją ratować i ojcem jej stać się możesz. Przeto nie wątpię, iż to uczynisz. Kto sławę taką po przodkach dziedziczy, ten nie powinien omijać sposobności, aby ją powiększyć i nieśmiertelną uczynić. Zaiste, więcej dobrego sprawisz otworzeniem bram tej twierdzy, niż gdybyś całą prowincję do Rzeczypospolitej przyłączył. Król ufa, panie że niepowszednia mądrość twa na równi z sercem, do tego się skłonią, dlatego rozkazywać nie chce, prosić woli. Groźby odrzuca, przyjaźń ofiaruje. Nie jako władca podległym, lecz jako potężny z potężnym traktować pragnie. Tu generał Forgel skłonił się panu staroście z takim uszanowaniem, jakby udzielnemu monarsze i umilku. W sali Uczyniła się też cisza. Wszystkie oczy utkwione były w starostę. On zaś kręcić się począł wedle zwyczaju na swoim pozłocistym krześle, usta nadymać i srogą fantazję okazywać. Wreszcie łokcie rozszerzył, dłonie wsparł na kolanach i rzucając głową jak narowisty koń tak począł – ot, co jest! Wielcem ja wdzięczny jego szwedzkiej jasności za górne mniemanie, jakie ma o moim dowcipie i o afektach dla ojczyzny. Nic mi też milszego, jak przyjaźń takowego potentata, ale myślę, że tak samo moglibyśmy się miłować, gdyby jego szwedzka jasność sobie w Sztokholmie zostawała, a ja w zamościu, co? Bo Sztokholm jego szwedzkiej jasności, a zamość mój. Co się afektów dla rzeczy pospolitej tyczy, i owszem. — Jeno, wedle mojego konceptu, nie wtedy będzie Rzeczypospolitej lepiej, kiedy Szwedzi będą do niej szli, ale wtedy, kiedy sobie z niej pójdą. — Ot, racja. Bardzo w to wierzę, iż Zamość mógłby jego szwedzkiej jasności do wiktorii nad Janem Kazimierzem dopomóc. Wszelako trzeba, żeby si wasza dostojność wiedział, że ja nie jego szwedzkiej mości jeno właśnie Janowi Kazimierzowi przysięgałem, dlatego jemu wiktorii życzę, a Zamościa nie dam. Ot, co? To mi polityka! huknął zagłoba. W sali uczynił się szmer radosny, lecz pan starosta trzepnął się rękoma po kolanach i owe gwary uciszył. Forgel zmieszał się i milczał przez chwilę, po czym znów argumentować począł, więc nalegał, trochę groził, prosił, pochlebiał. Jako patoka płynęła z ust jego łacina, aż krople potu uperliły mu czoło. Lecz wszystko na próżno. Bo po swych najlepszych argumentach, tak silnych, że mury poruszyć by mogły, słyszał zawsze jedną odpowiedź: A ja taki zamościa nie dam. Od co? Audiencja przeciągnęła się nad miarę, na koniec stała się dla Forgela kłopotliwą i trudną, bo wesołość poczynała ogarniać obecnych. Coraz to częściej padało jakieś słowo, jakieś szyderstwo, to z ust zagłoby, to z innych, po którym przytłumione śmiechy odzywały się w sali. Spostrzegł wreszcie Forgel, że trzeba ostatecznych chwycić się sposobów, więc rozwinął pergamin z pieczęciami, który trzymał w ręku, a na który nikt dotąd nie zwracał uwagi i powstawszy, rzekł uroczystym, dobitnym głosem Za otwarcie bram twierdzy jego królewska mość tu znów długo wymieniał tytuły, Ofiaruję waszej książęcej mości województwo lubelskie w dziedziczne władanie. Zdumieli się, słysząc to wszyscy. Zdumiał się na chwilę i pan starosta. Już Forgel począł toczyć triumfującym wzrokiem dokoła, gdy nagle wśród ciszy głuchej ozwał się po polsku do starosty, stojący tuż za nim pan zagłoba. Ofiaruj wasza dostojność królowi szwedzkiemu w zamian Niderlandy. Pan starosta nie namyślał się długo, uderzył się rękoma w boki i palnął na całą salę po łacinie: a ja ofiaruję jego szwedzkiej jasności niderlandy. W tej samej chwili sala zabrzmiała jednym ogromnym śmiechem. Trząść się poczęły brzuchy i pasy na brzuchach. Jedni klaskali w ręce, drudzy zataczali się jak pijani, inni opierali się o sąsiadów i śmiech brzmiał ciągle. Forgel blady był. Brwi zmarszczył groźnie, lecz czekał z ogniem w źrenicach i głową dumnie wzniesioną. Na koniec, gdy paroksyzm śmiechu przeszedł, spytał krótkim, urywanym głosem: Czy to ostatnia Waszej dostojności odpowiedź? Na to pan starosta pokręcił wąsa. Nie, odrzekł, podnosząc jeszcze dumniej głowę, bo mam armaty na murach poselstwo było skończone. W godzin dwie później zagrzmiały działa szańców szwedzkich, a Zamojskie odpowiedziały im z równą siłą. Cały Zamość okrył się dymem, jakby chmurą niezmierną, tylko raz po razu łyskało w owej chmurze i grzmot huczał nieustanny. Lecz wnet ogień z ciężkich fortecznych śmigownic przemógł. Szwedzkie kule padały w fosę lub odbijały się bez skutku o potężne anguły. Pod wieczór nieprzyjaciel musiał się cofać z bliższych szańców, twierdza bowiem zasypywała je takim gradem pocisków, że żywy duch wytrzymać nie mógł. Uniesiony gniewem król szwedzki kazał zapalić wszystkie okoliczne wsie i miasteczka, tak że okolica wyglądała w nocy jak jedno morze ognia, lecz pan starosta ani o to dbał. Dobrze, mówił, niechże palą. My mamy dach nad głową, ale im rychło zakołnierz naleci. I tak był kontent ze siebie samego Avesu, że tego jeszcze dnia wspaniałą ucztę wyprawiwszy do późna kielichami się bawił. Huczna kapela grała do uczty tak gromko, że mimo huku dział słychać ją było aż w najdalszych szańcach szwedzkich. Lecz i Szwedzi strzelali wytrwale, a nawet tak wytrwale, że ogień trwał przez całą noc. Drugiego dnia przyszło królowi kilkanaście dział, które ledwie że wciągnięto na szańce. Wnet poczęły przeciw twierdzy pracować. Nie spodziewał się król wprawdzie zgruchotać murów, chciał tylko wpoić w starostę przekonanie, że postanowił szturmować zaciekle i nieubłaganie. Pragnął przerazić, ale były to strachy na lachy. Pan starosta ani przez chwilę w nie nie uwierzył i często pokazując się na murach, mówił w czasie największej strzelaniny: Po co oni prochy psują? Pan Wołodyjowski i inni oficerowie prosili się na wycieczkę, lecz pan starosta nie pozwolił. Nie chciał po prostu darmo krwi marnować. Wiedział zresztą, że trzeba by było chyba stoczyć bój otwarty, bo tak przezorny wojownik jak król szwedzki i taka wyćwiczona armia nie dadzą się zejść niespodzianie. Zagłoba, widząc stałe postanowienie starościńskie w tym względzie, tym bardziej nalegał i zaręczał, że sam wycieczkę poprowadzi. Zbyt waszmość jesteś krwichciwy, odpowiedział pan sobie pan. Nam dobrze, Szwedom źle. Przecz mamy do nich chodzić? Waszmość polec możesz, a tyś mi jako konsyliarz potrzebny, bo waścinym to dowcipem takem Forgela skonfudował o Niderlandach wspomniawszy. Pan Zagłoba odpowiedział, że nie może wytrzymać w murach. Tak mu do Szwedów pilno, lecz słuchać musiał. Więc w braku innego zajęcia czas spędzał na murach między żołnierstwem, Przestruk i rad z powagą udzielając, których wszyscy z niemałym szacunkiem słuchali, mając go za wojownika wielce doświadczonego i jednego w Rzeczypospolitej z najprzedniejszych. A on radował się w duszy, patrząc na obronę i na fantazję rycerską. Panie Michale, mówił do Wołodyjowskiego – Inny już duch w Rzeczypospolitej i w szlachcie inne czasy. Nikt już o zdradzie i o poddaniu się nie myśli, a każdy z życzliwości dla Rzeczypospolitej i Majestatu gotów wprzód gardło dać, nim krokiem nieprzyjacielowi ustąpi. Pamiętasz, jak o to rok temu ze wszystkich stron się słyszało, ten zdradził, ów zdradził, ów protekcję przyjął, ani nie Szwedzi już więcej od nas protekcji potrzebują, których jeśli diabeł nie poproteguje, to ich wkrótce weźmie bo my tu mamy brzuchy tak pełne, że do bosze mogliby na nich bębnić, im zaś głód kiszki szlamuje i na bicze skręca. Pan Zagłoba miał słuszność. Armia szwedzka nie miała ze sobą zapasów żywności i dla osiemnastu tysięcy ludzi, nie licząc koni, nie było skąd ich dostać. Pan starosta bowiem, jeszcze przed przyjściem nieprzyjaciela, Pościągał na kilkanaście mil wkoło ludzką i końską spyrze ze wszystkich swych majątności. W dalszych zaś okolicach kraju roiły się oddziały konfederackie, kupy zbrojnego chłopstwa, także podjazdy z obozu po żywność wychodzić nie mogły, bo tuż za obozem pewna śmierć czekała. Do tego pan Czarniecki nie poszedł na zawiśle, ale znów krążył koło szwedzkiej armii jak dziki zwierz koło owczarni rozpoczęły się znów nocne alarmy, przepadanie bez wieści mniejszych oddziałów. Wedle Kraśnika pojawiły się jakieś wojska polskie, które komunikacje z Wisłą przecięły. Na koniec przyszła wieść, że pan Paweł Sapiecha z potężną armią litewską idzie z północy, że po drodze, mimochodem, starą załogę w Lublinie, Lublin wziął i komunikiem dąży ku zamościowi. Widział całą okropność położenia najdoświadczeńszy z wodzów szwedzkich, stary Wittenberg i otwarcie przedstawił ją królowi. Wiem, mówił, że geniusz Waszej królewskiej mości cuda potrafi, ale po ludzku rzeczy biorąc, głód nas weźmie, a gdy nieprzyjaciel na wycieńczonych nastąpi, żywa noga z nas nie ujdzie. Gdybym te twierdzę posiadł, odparł król, we dwa miesiące wojnę skończę. Na taką twierdzę rok oblężenia mało. Król w duszy przyznawał słuszność staremu wojownikowi, nie przyznał się tylko przed nim do tego, że i sam środków nie widzi, że jego geniusz wyczerpany. Lecz liczył jeszcze na jakiś niespodziany wypadek, więc kazał strzelać dzień i noc. Ducha w nich pognębie, do układów będą łatwiejsi, mówił. Po kilku dniach strzelaniny tak zaciekłej, że świata spoza dymu nie było widać, posłał znów Forgela do twierdzy. Król i pan mój, rzekł, stanąwszy przed starostą, jenerał, liczy na to, że szkody, jakie zamość ponieść od naszych dział musiał, zmiękczą wyniosły waszej książęcej mości umysł i do układów go skłonią. A na to pan Zamojski, owszem, tak, szkody są, czemu ma nie być? Zabiliście świnie w rynku, którą złam granatów żywotu godził. Strzelajcie jeszcze tydzień, a może zabijecie drugą. Forgel poniósł tę odpowiedź królowi. Wieczorem odbyła się znów narada w kwaterze królewskiej i na zajutrz poczęli Szwedzi pakować namioty na wozy i ściągać działa z szańców, a w nocy ruszyło całe wojsko. Zamość grzmiał za nimi ze wszystkich dział, a gdy już znikli z oczu, Wyszły przez południową bramę dwie chorągwie, Szemberkowa z Laudańską i poszły w trop. Szwedzi ciągnęli ku południowi. Wittenberg radził wprawdzie, by wracać ku Warszawie i ze wszystkich sił przekonywał, że to jedyna droga zbawienia, lecz szwedzki Aleksander postanowił koniecznie ścigać do ostatnich krańców państwa polskiego Dariusza. Rozdział czwarty. Wiosna roku tego dziwnymi chodziła drogami, bo gdy na północy Rzeczypospolitej potajały już śniegi i puściły zdrętwiałe rzeki, a cała kraina spłynęła marcową wodą, na południu od gór szło jeszcze na pola, na wody i bory lodowate tchnienie zimy. W lasach leżały zaspy, zmarznięte drogi tętniły pod kopytami koni, dnie były suche, zachody słońca czerwone, a noce gwiaździste i mroźne. Lud siedzący na żyznych glinach, na Czarnoziemiu i na Borowinie Małopolski cieszył się z owej stateczności chłodów, twierdząc, że wyginą od nich myszy polne i szwedzi. Lecz wiosna o ile nie przychodziła długo, o tyle potem nastąpiła tak nagle, jak pancerna chorągiew idąca do ataku na nieprzyjaciela. Słońce sypnęło z nieba żywym ogniem i wraz pękła zimowa skorupa. Od węgierskich stepów przyleciał wiatr duży, a ciepły i ją chuchać na łąki, pola i puszcze. Wnet też wśród kałusz świecących zaczerniała orna ziemia, ruń zielona strzeliła na niskich porzeczach, a lasy poczęły płakać łzami z roztopionej okiści. Na pogodnym wciąż niebie codziennie widać było sznury żurawi, dzikich kaczek, cyranek i gęsi. Przyleciały bociany na zeszłoroczne koła, a pod strzesza zaroiły się jaskółkami, rozległ się świegot ptactwa przy wsiach, wrzaski po lasach i stawach, a wieczorami cała kraina brzmiała rzechotem i kumkaniem żab pławiących się z rozkoszą w wodzie. Za czym przyszły dżdże wielkie, a jakoby ugrzane i padały dniem, padały nocą bez przerwy. Pola zmieniły się w jeziora, rzeki wezbrały, brody stały się nieprzebyte, nastąpiła klejowatość i niesposobność dróg błotnistych. Wśród tych wód, błot i topieli wlokły się wciąż ku południowi zastępy szwedzkie. Lecz jakże mało ów tłum, idący jakby na zatracenie, podobny był do owej świetnej armii, która swego czasu wkroczyła pod Wittenbergiem do Wielkopolski. Głód powyciskał sine pieczęcie na twarzach starych wojowników, więc szli do marnisz do ludzi podobniejsi, w zmartwieniu trudzie, bezcenności, wiedząc, że na końcu drogi nie jadło ich czeka, ale głód nie sen, lecz bitwa a jeśli odpoczynek, to chyba odpoczynek śmierci, Przybrane w żelazo kościotrupy jeźdźców siedziały na kościotrupach koni. Piechurowie zaledwie nogi wlekli, zaledwie drżącymi rękoma mogli utrzymać dzidy i muszkiety. Dzień uchodził za dniem. Oni ciągle szli naprzód, wozy łamały się, armaty grzęzły w topieli. Szli tak wolno, że czasem ledwie przez cały dzień mile ujść zdołali. Choroby rzuciły się na żołnierzy jak kruki na trupa. Jedni szczękali zębami z febry, drudzy kładli się po prostu z osłabienia na ziemi, woląc umierać niż iść dalej. Lecz szwedzki Aleksander ścigał wciąż polskiego Dariusza. Jednocześnie zaś sam był ścigany. Jak za chorym bawołem idą nocą szakale, czekając, rychło z nóg się zwali, a on wie, że padnie i słyszy już wycia głodnego stada, tak za Szwedami szły partie szlacheckie i chłopskie, coraz bliżej następując, coraz zuchwalej napadając i szarpiąc. Wreszcie nadciągnął najstraszniejszy ze wszystkich czarniecki i szedł tuż. Tylne straże szwedzkie ile razy obejrzały się za siebie, widziały zawsze jeźdźców, Czasem daleko na krańcu widnokręgu czasem ostaje czasem o dwa strzały z muszkietu czasem gdy atakował nad samym karkiem Nieprzyjaciel chciał bitwy Z rozpaczą modlili się o nią szwedzi do pana zastępów lecz Czarniecki bitwy nie przyjmował czekał pory Tymczasem wolał szarpać lub puszczać z ręki pojedyncze partie jakby sokoły na ptactwo wodne I tak szli jedni za drugimi Bywały wszelako chwile, w których pan kasztelan kijowski mijał Szwedów, wysuwał się naprzód i przecinał im drogę, symulując, że staje do walnej rozprawy. Wówczas trąby grały radośnie z jednego końca szwedzkiego obozu w drugi i, o cudzie, nowe siły, nowy duch zdawał się nagle ożywiać strudzone szeregi Skandynawów. Chorzy, zmoknięci, bezsilni, do łazarzów podobni, stawali nagle do bitwy z płonącym licem, z ogniem w źrenicach dzidy i muszkiety poruszały się z taką dokładnością, jakby żelazne władały nimi ręce, krzyki wojenne rozlegały się tak gromko, jakby z najzdrowszych wychodziły piersi i szli naprzód, by piersią o piersi uderzyć. Więc pan Czarniecki uderzał raz i drugi, lecz gdy zagrzmiały armaty, cofał wojska na boki, zostawując szwedom w zysku tylko trud próżny, tylko większy zawód i zniechęcenie. Natomiast gdzie armaty nadążyć nie mogły, a dzida i szabla miały w otwartym polu rozstrzygać, tam uderzał jak piorun, wiedząc, że w ręcznej walce jazda szwedzka nawet wolentarzom nie wytrzyma. I znów Wittenberg począł wnosić instancje do króla, by się cofał, aby siebie i wojska nie gubił, lecz on w odpowiedzi zacinał usta, ogniem sypał z oczu i ukazywał ręką na południe, gdzie w ruskich krainach spodziewał się znaleźć Jana Kazimierza, Otwarte do zwycięstw pole, spoczynek, żywność, pasze dla koni i łup bogaty. Tymczasem na dobitkę nieszczęścia te polskie pułki, które służyły mu dotąd, a teraz jedynie mogły jako tako stawiać czoło krokom Czarnieckiego, poczęły opuszczać Szwedów. Więc podziękował pierwszy za służbę pan Zbrożek, którego niechęć zysku, ale ślepe przywiązanie do chorągwi i wierność żołnierska trzymały dotąd przy Karolu. Podziękował w ten sposób, że poszarpał pułk dragonów Milera, Połowę ludzi w pień wyciął i poszedł. Po nim podziękował pan Kaliński, po piechocie szwedzkiej przejechawszy. Zapiecha stawał się co dzień posępniejszy, coś w duszy przeżuwał, coś knował. Sam dotąd nie odszedł, ale ludzie co dzień mu uciekali spod chorągwi. Szedł więc Karol Gustaw na Narol, Cieszanów i Oleszyce, aby się do Sanu dostać. Podtrzymywała go nadzieja, że Jan Kazimierz zabierze mu drogę i bitwę stoczy jeszcze zwycięstwo mogło losy szwedzkie poprawić i odmianę fortuny sprowadzić jakoż rozeszły się pogłoski, że Jan Kazimierz ruszył ze Lwowa z kwarcianym wojskiem i tatarami. Lecz rachuby karolowe zawiodły Jan Kazimierz wolał bowiem czekać na skupienie się wojsk i nadejście litwy pod sapiechą. Zwłoka była mu najlepszym sprzymierzeńcem, bo on rósł z każdym dniem w siłę, Karol zaś z każdym dniem stawał się słabszy. Nie wojsko to idzie, ani armia, ale kondukt pogrzebowy, mówili starzy wojownicy w kazimierzowym otoczeniu. Zdanie to dzieliło wielu oficerów szwedzkich. Sam król powtarzał jeszcze, że dolwowa idzie, lecz oszukiwał siebie i swoich nie dolwowa mu było iść, lecz o własnym ratunku myśleć zresztą, i to nie było pewnym, czy Jan Kazimierz w Lwowie się znajduje, a w każdym razie mógł się cofnąć aż henna po dole i wyprowadzić za sobą nieprzyjaciela w dalekie stepy, na których przyszłoby Szwedom zginąć bez ratunku. Poszedł Douglas pod przemyśl spróbować, czyli by ta przynajmniej twierdza nie dała się zająć i wrócił nie tylko z niczym, ale i poszarpany. Katastrofa zbliżała się zwolna, ale nieubłaganie wszystkie wieści, jakie przychodziły do szwedzkiego obozu, były tylko jej zapowiedzią. Co dzień zaś nadchodziły nowe, coraz groźniejsze. Zapiecha idzie, już jest w Tomaszowie, powtarzano jednego dnia. Pan Lubomirski wali z podgórza z wojskimi góralami, mówiono nazajutrz i znów potem. Król wiedzie kwartę i sto tysięcy ordy. Z zapiechą się połączył. Były między tymi awizami klęski i śmierci nieprawdziwe i przesadzone, ale wszystkie szerzyły przerażenie. Duch warmi upadł. Dawniej, ilekroć Karol własną osobą pojawiał się przed pułkami, tylekroć witały go okrzyki, w których brzmiała nadzieja zwycięstwa. Teraz pułki stały przed nim głuche i nieme. Za to u ognisk zgłodniały i strudzony na śmierć żołnierz więcej szeptał o czarnieckim niż o własnym królu. Widziano go wszędzie i rzecz szczególna, gdy przez parę dni nie zginął żaden podjazd, gdy kilka nocy upłynęło bez alarmów, bez okrzyków Fałaj bij zabij. Niepokój powstawał jeszcze większy. Czarniecki ucichł. Bóg wie, co gotuje, powtarzali żołnierze. Karol zatrzymał się przez kilka dni w Jarosławiu, namyślając się, co ma począć. Przez ten czas ładowano na szkuty chorych żołnierzy, których w obozie było mnóstwo i wysyłano rzeką do Sandomierza jako do najbliższego warownego grodu zostającego jeszcze w szwedzkim ręku. Po ukończeniu nowej roboty, gdy właśnie nadbiegły wieści o ruszeniu się Jana Kazimierza ze Lwowa, postanowił król szwedzki sprawdzić, gdzie istotnie Jan Kazimierz się znajduje. W tym celu pułkownik Kanneberg z tysiącem jazdy przeszedł sam i ruszył ku wschodowi. Być może iż losy wojny i nas wszystkich masz w ręku, rzekł mu na odjezdnym król. A i naprawdę siła od tego podjazdu zależało, albowiem w najgorszym razie powinien był Kanneberg zaopatrzyć obóz w prowiant. W razie zaś gdyby się na pewno wywiedział, gdzie Jan Kazimierz się znajduje, miał król szwedzki natychmiast ruszyć z całą siłą przeciw Dariuszowi Polskiemu, rozbić jego wojska, a zdarzy się to i samego w ręce dostać. Dano więc Kannebergowi najprzedniejszych żołnierzy i najlepsze konie. Czyniono wybór tym staranniej, że pułkownik nie mógł ze sobą brać ni piechoty, ni armat. Musiał więc mieć takich ludzi, którzy by mogli w otwartym polu z szablą w ręku stawić czoło polskiej jeździe. Dnia 20 marca Podjazd wyszedł. Gdy przechodzili przez most, mnóstwo oficerów i żołnierzy żegnało ich przy naczółku, Bóg prowadź, Bóg daj wiktorię, Bóg daj szczęśliwy powrót. Oni zaś szli długim sznurem, bo przecie było ich tysiąc, a szli dwójkami po świeżo wykończonym moście, którego jedno przęsło jeszcze nieukończone było jako tako dla nich pokryte deskami, ażeby tylko przejść mogli. Dobra nadzieja świeciła im w twarzach, bo byli wyjątkowo syci, innym odjęto, a ich nakarmiono i gorzałki nalano im do manierek. Więc też jadąc, pokrzykiwali wesoło i mówili do zgromadzonych przy naczółku żołnierzy: Czarnieckiego samego na powrozie wam sprowadzim. Głupi, nie wiedzieli, że szli jak idą woły na rzeź do bujni. Wszystko składało się na ich zgubę. Zaledwie przeszli, zaraz saperowie szwedzcy rozebrali po nich czasowy pomost. By silniejsze dawać belkowanie, po którym by i armaty mogły przechodzić. Oni zaś skręcili, śpiewając sobie z cicha ku wielkim oczom. Hełmy ich zabłysły jeszcze w słońcu na skrętach, raz i drugi, następnie poczęli się zanurzać w bór Ujechali pół mili, nic. Cisza w koło, głębiny leśne, zdawały się być zupełnie puste. Więc stanęli, by dać oddech koniom, po czym. Ruszyli zwolna dalej. Na koniec dotarli do wielkich oczu, w których nie znaleźli żywego ducha. Pustka ta zdziwiła Kanneberga. Widocznie spodziewano nas się tu, rzekł do majora Swena, ale Czarniecki musi być gdzie indziej, skoro nie urządził nam zasadzki. Czy wasza dostojność nakaże odwrót? zapytał Sveno. Pójdziem naprzód, choćby pod sam Lwów, do którego niezbyt daleko. mi języka dostać i królowi o Jani Kazimierzu pewną wiadomość przywieść. A jeśli na siły przeważne trafim? Choćbyśmy też spotkali i kilka tysięcy tej hałastry, którą oni pospolitym ruszeniem zowią, przecież z takimi żołnierzami nie damy się rozerwać. Ale możemy trafić i na regularne wojska. Nie mamy armat, a armaty przeciw nim grunt. Tedy w porę się cofnie mi królowi o nieprzyjacielu doniesiem. Tych zaś, którzy by nam chcieli odwrót przeciąć, rozbijem. Nocy się boję, odpowiedział Sveno. — Zachowamy wszelkie ostrożności. Spyży dla ludzi i koni mamy na dwa dni nie potrzebujemy się śpieszyć. Jakoż gdy znowu zagłębili się w bór za wielkimi oczami, jechali nierównie ostrożniej. Pięćdziesiąt koni poszło naprzód. Ci jechali z gotowymi muszkietami w ręku. Mając wsparte kolby na udach i oglądali się bacznie na wszystkie strony. Badali zarośla, chaszcze, częstokroć przystawali, słuchając, czasem zjeżdżali z drogi w bok, by zbadać przybrzeżne głębie borowe, ni na drodze jednak, ni po bokach, nie było nikogo. Dopiero w godzinę później, minąwszy skręt dość nagły, dwóch rajtarów jadących z przodu ujrzało na czterysta kroków przed sobą jeźdźca na koniu. Dzień był pogodny i słońce świeciło jasno, więc owego jeźdźca widać było jak na dłoni. Sam był żołnierzyk niewielki, przybrany bardzo przystojnie i z cudzoziemska. Wydawał się dlatego zwłaszcza tak mały, że siedział na rosłym, bułanym bachmacie, widocznie wielkiej krwi. Jeździec jechał sobie zwolna, jakby nie widząc, że wojsko za nim wali. Po wodzie wiosenne powyrywały w drodze głębokie rowy, w których szumiała mętna woda. Owóż jeździec zdzierał przed rowami rumaka, a ten przesadzał je ze sprężystością jelenia i znów szedł truchtem, rzucając łbem i parskając od czasu do czasu rzeźwo. Dwaj rajtarzy wstrzymali konie i poczęli się oglądać za wachmistrzem. Ten przycłapał w tej chwili, popatrzył i rzekł: To jakiś ogar z polskiej psiarni. Krzyknę na niego, rzekł rajtar – Nie krzykniesz! Może być ich tu więcej. Ruszaj do pułkownika. Tymczasem nadjechała reszta przedniej straży i stanęli wszyscy. Mały rycerz także zatrzymał konia i zwrócił go frontem do Szwedów, jakby im chciał drogę zagrodzić. Przez jakiś czas oni patrzyli na niego, on na nich. Jest i drugi, drugi, trzeci, czwarty, cała kupa, poczęto nagle wołać w szwedzkich szeregach. Jakoż z obu stron drogi poczęli się sypać jeźdźcy, zrazu pojedynczo, potem po dwóch, po trzech. Wszyscy stawali obokowego, który pojawił się najpierwszy. Lecz i druga straż szwedzka ze Svenonem, a potem cały oddział z Kanembergiem, nadciągnęły do forpoczty. Kaneberg i Sveno wyjechali zaraz na czoło. — Poznaję tych ludzi — zawołał ledwie spojrzawszy Sveno. — Ta chorągiew pierwsza uderzyła na grafa Waldemara pod Gołębiem. To czarnieckiego ludzie! On sam musi tu być. Słowa te wywarły wrażenie. W szeregach nastała cisza głęboka, jeno koniec dzwoniły mu sztukami. Wietrze tu jakąś zasadzkę, mówił dalej Sfeno. Za mało ich by nam stawiali czoło, ale po lasach muszą być ukryci drudzy. Tu zwrócił się do Kaneberga. Wasza dostojność. Wracajmy! Dobrze waść radzisz, odparł marszcząc brwi pułkownik. Warto było wyjeżdżać, jeżeli na widok kilkudziesięciu obszarpańców wracać mamy. A czemuśmy na widok jednego nie wrócili? Naprzód! Szwedzki szereg poruszył się w tej chwili z największą dokładnością. Zanim drugi, trzeci, czwarty. Przestrzeń między dwoma oddziałami zaczęła się zmniejszać. Tuj! skomenderował Kaneberg. Muszkiety szwedzkie poruszyły się jak jeden. Żelazne szyje wyciągnęły się ku polskim jeźdźcom. Lecz pierwej, nim zagrzmiały muszkiety, jeźdźcy polscy zawrócili konie i poczęli umykać bezładną kupą. – Naprzód! – krzyknął Kaneberg. Oddział ruszył z miejsca skokiem, aż ziemia zadrżała pod ciężkimi kopytami rajtarskich koni. Las napełnił się krzykiem goniących i uciekających. Po kwadransie gonitwy, bądź że konie szwedzkie były lepsze, bądź polskie jakowąś drogą pomęczone – Dość że przestrzeń dzieląca dwa wojska zaczęła się zmniejszać. Lecz zarazem stało się coś dziwnego. Oto bezładna z początku kupa polska, w miarę trwania ucieczki, nie tylko nie rozpraszała się coraz bardziej, ale przeciwnie. Uciekała w coraz lepszym ordynku, coraz równiejszymi szeregami, jak gdyby sama szybkość koni równała jeźdźców w szeregi. Spostrzegł to Sveno. Rozpuścił konia, dopadł do Kaneberga i począł wołać, Wasza dostojność! To niezwykła partia, to regularny żołnierz, który umyślnie umyka i do zasadzki nas prowadzi. Zali diabli będą w tej zasadzce czy ludzie, odrzekł Kaneberg. Droga szła nieco w górę i stawała się coraz szersza. Las żedniał i na jego krańcu widać było już nie zarosłe pole, a raczej ogromną polanę otoczoną ze wszystkich stron gęstym i szarym borem. Chorągiew Polska przyspieszyła z kolei biegu i okazało się, że poprzednio umyślnie szła tempo, teraz bowiem w krótkiej chwili odsadziła się tak daleko, że wódz szwedzki poznał, iż nigdy jej nie doścignie. Dopadłszy zatem do połowy polany i spostrzegłszy, że nieprzyjaciel już niemal do drugiego jej końca dociera, począł hamować swoich ludzi i zwalniać biegu. Lecz o dziwo polski oddział, zamiast utonąć w przeciwległym lesie, Zatoczył na samym krańcu ogromne półkole i zwrócił się cwałem ku szwedom, stanąwszy od razu w tak wspaniałym bojowym ordynku, że wzbudził podziw w samym nieprzyjacielu. Tak jest! zawołał Kaneberg. To regularny żołnierz. Zawrócili jakoby na mustrze. Czego oni chcą dokroćset? Idą na nas! krzyknął Sfeno. Jakoż chorągiew ruszyła naprzód rysią. Mały rycerz na bułanym bachmacie krzyczał coś na swoich, wysuwał się naprzód i znów wstrzymywał konia, szablą znaki dawał, widocznie on był dowódcą. — Atakują naprawdę! — rzekł ze zdumieniem Kanneberg, a pod tamtymi już konie wzięły pęd największy i potuliwszy uszy wyciągnęły się tak, iż ledwie brzuchami nie dotykały ziemi. Jeźdźcy pochylili się na karki i skryli się za grzywą. Szwedzi stojący w pierwszym szeregu dostrzegli tylko setki rozwartych chrapów końskich i gorejących oczu. I wicher tak nie idzie, jak rwała ta chorągiew. Bóg z nami, Szwecja, ognia, skomenderował Kaneberg podnosząc w górę szpadę. Gruchnęły wszystkie muszkiety, lecz w tej samej chwili chorągiew Polska wpadła w dym z taką siłą, że odrzuciła na prawo i lewo pierwsze szwedzkie szeregi i wbiła się w gęstwę ludzi i koni, jak klin wbija się w rozszczepione drzewo. Uczynił się wir straszliwy. Pancerz uderzał o pancerz, szabla o szable, a ów szczęk, kwik koński, lament konających mężów rozbudził wszystkie echa, także cały bór począł odzywać się bitwie, jako strome skały górskie odzywają się grzmotom. Szwedzi zmieszali się przez chwilę, zwłaszcza że znaczna ich ilość padła od pierwszego uderzenia. Lecz wnet ochłonąwszy, wsiedli potężnie na nieprzyjaciół. Skrzydła ich zbiegły się ze sobą, a że chorągiew Polska i bez tego parła naprzód, chciała bowiem przejść sztychem, wnet otoczona została. Środek Szwedów ustępował przed nią, natomiast boki nacierały ją coraz silniej, nie mogąc jej wprawdzie rozerwać, bo broniła się zaciekle i z całą ową niezrównaną biegłością, która czyniła jazdę polską tak straszną w ręcznej bitwie. Pracowały więc szable przeciw rapierom, trup padał gęsto, lecz zwycięstwo już już chyliło się na szwedzką stronę, gdy nagle z pod ciemnej ściany boru wytoczyła się druga chorągiew i od razu ruszyła z krzykiem. Całe prawe skrzydło szwedzkie zwróciło się natychmiast pod wodzą sfena czołem ku nowemu nieprzyjacielowi, w którym wprawni żołnierze szwedzcy poznali husarię. Wiódł ją mąż siedzący na dzielnym tarantowym koniu, przybrany w burkę i rysi kołpak z czaplim piórem. Widać go było doskonale, bo jechał z boku, o kilkanaście kroków od żołnierzy. Czarniecki. Czarniecki. rozległy się wołania w szwedzkich szeregach. Sfeno spojrzał z rozpaczą w niebo. Następnie ścisnął kolanami konia i ruszył ławą. Pan Czarniecki zaś podprowadził husarzy na kilkanaście kroków I gdy szli już w największym pędzie, sam zawrócił W tym odboru ruszyła trzecia chorągiew On zaraz doskoczył do niej i podprowadził Ruszyła czwarta, podprowadził Buławą każdej pokazał, gdzie ma uderzyć Rzekłbyś, gospodarz prowadzący żniwiarzy I rozdzielający między nich robotę Na koniec, gdy wysunęła się piąta Sam stanął na czele i ruszył wraz z nią do bitwy Lecz już husaria odrzuciła w tył prawe skrzydło i po chwili rozerwała je zupełnie, trzy zaś następne chorągwie obskoczyły tatarską modą Szwedów i czyniąc krzyk poczęły siec zmieszanych żelazem, bość włóczniami, rozbijać, tratować, a wreszcie gnać wśród wrzasków i rzezi. Kanneberg poznał, że wpadł w zasadzkę i jakoby pod nóż wyprowadził swój oddział. Nie chodziło mu już o zwycięstwo, ale chciał przynajmniej jak największą liczbę ludzi ocalić, więc kazał trąbić na odwrót. Ruszyli zatem Szwedzi całym pędem ku tej samej drodze, którą od wielkich oczu przyjechali, czarniecczykowie zaś jechali na nich tak, że dech polskich koni ogrzewał szwedzkie plecy. W tych warunkach i wobec przerażenia, jakie ogarnęło Rajtarów, odwrót ów nie mógł odbywać się w porządku. Lepsze konie wysforowały się naprzód i wkrótce świetny kanebergowski oddział zmienił się w kupę uciekającą bezładnie i wycinaną niemal bez oporu. Im pogoń dłużej trwała, tym stawała się bezładniejszą, bo i Polacy nie gonili w ordynku, ale każdy wypuszczał konia ile pary w nozdrzach, dopadał kogo chciał, bił kogo chciał. Pomieszali się więc jedni z drugimi. Niektórzy polscy żołnierze prześcignęli ostatnie szwedzkie szeregi i zdarzało się, że gdy towarzysz stawał na strzemionach, by tym potężniej ciąć uciekającego przed sobą rajtara, sam ginął pchnięty rapierem z tyłu. Usłała się gęstym szwedzkim trupem droga do Wielkich Oczu, lecz nie tu był termin gonitwy. I jedni, i drudzy wpadli tym samym impetem do następnego lasu, tam jednak zdrożone poprzednio konie szwedzkie, poczęły ustawać i rzeź stała się jeszcze krwawsza. Niektórzy rajtarowie poczęli zeskakiwać z koni i zmykać w las, lecz kilkunastu zaledwie to uczyniło. Wiedzieli bowiem z doświadczenia Szwedzi, że w lasach czyhają chłopi. Woleli więc ginąć od szabel niż w straszliwych mękach, których rozwścieczony lud im nie szczędził inni prosili pardonu po większej części na próżno bo każdy wolał ściąć nieprzyjaciela i gnać dalej niż wziąwszy go jeńcem pilnować i dalszej gonitwy zaniechać więc cięto bez miłosierdzia aby nikt z wieścią o klęsce nie wrócił pan wołodyjowski gonił w przodku z laudańską chorągwią on to był owym jeźdźcem, który pierwszy ukazał się szwedom na wabia on pierwszy uderzył, a teraz, siedząc na koniu jako wicher ścigłym, używał z całej duszy, pragnąc się krwią nasycić i gołąbską klęskę pomścić. Coraz to doganiał rajtara, a dognawszy, gasił go tak prędko jak świecę. Czasem zaś jechał na karku dwóch, trzech lub czterech, lecz krótko, bo po chwili już tylko konie bez jeźdźców biegły przed nim. Próżno niejeden szwedzisko chwycił własny rapier za ostrze i zwracając go na znak pardonu rękojeścią ku rycerzowi, głosem i oczyma żebrał litości. Pan Wołodyjowski nawet nie zatrzymywał się nad nim, jeno wsunąwszy mu sztych szabli tam, gdzie szyja piersi dotyka, zadawał cios lekki, nieznaczny, a u ręce rozkładał, z bladłymi usty jedno i drugie słowo rzucił, po czym pogrążał się w mroku śmierci. Pan Wołodyjowski zaś nie oglądając się więcej biegł dalej i nowe ofiary na ziemię strącał. Zauważył strasznego żniwiarza dzielny Sfeno i skrzyknąwszy kilkunastu co najdzielniejszych rajtarów postanowił ofiarą własnego życia wstrzymać choć na chwilę pogoń, aby innych ocalić. Zwrócili tedy konie i nastawiwszy rapiery czekali z ostrzami nagoniących. Pan Wołodyjowski widząc to ani na chwilę się nie zawahał spiął konia i wpadł między nich w środek. I nimby ktoś okiem zdołał mrugnąć, już dwa hełmy zapadły w dół konia. Przeszło dziesięć rapierów, zmierzyło się teraz w jedną pierś Wołodyjowskiego, lecz w tej chwili wpadli za nim skrzetuscy, Józwa Butrym bez nogi, pan Zagłoba i Roch Kowalski, o którym Zagłoba powiadał, że nawet idąc do ataku jeszcze oczy ma zamknięte i drzemie, a budzi się dopiero, gdy piersią o pierśnie przyjaciela uderzy. Pan Wołodyjowski zwinął się pod kulbakę tak szybko, że rapiery puste powietrze przeszyły. Miał on ten sposób od białogardzkich tatarów, lecz małym, a zarazem nadludzką wiarę zręcznym będąc do takiej doskonałości go doprowadził, że niknął kiedy chciał z oczu, bądź za karkiem, bądź pod brzuchem końskim. Tak zniknął i teraz, a nim zdumieni rajtarzy zdołali zrozumieć, co się z nim stało, Znów niespodziewanie na kulbakę wychynął, straszny jak żbik, gdy między trwożne ogary z wysokich gałęzi skoczy. Tymczasem i towarzysze mu pomogli, roznosząc śmierci zamieszanie. Jeden z rajtarów przyłożył panu za głowie do samych piersi pistolet, lecz Roch Kowalski, mając go po lewej stronie, zatem nie mogąc ciąć szablą, złożył pięść i w głowę go mimochodem dojechał, a ten nurknął w tej chwili pod konia tak właśnie. Jakby weń piorun uderzył, pan Zagłoba zaś wydawszy okrzyk radosny, ciął w skroń samego sfena, którem ręce opuścił i czołem wsparł się na karku końskim. Na ten widok pierzchnęli inni rajtarze. Wołodyjowski, juzwa bez nogi i dwaj skrzytuscy puścili się za nimi i wycięli, zanim ubiegli sto kroków. I pogoń dalej trwała. Szwedzkie konie coraz mniej miały tchu w piersiach i rozpierały się coraz częściej. Na koniec z tysiąca najświetniejszych rajtarów, którzy pod Kanebergiem wyszli, zostało zaledwie stu kilkudziesięciu jeźdźców. Reszta leżała długim pasem na leśnej drodze. Lecz i ta ostatnia kupa zmniejszała się z każdą chwilą, gdyż ręce polskie nie przestały nad nią pracować. Na koniec wypadli z lasu. Wieże Jarosławia zarysowały się wyraźnie na błękicie. Już, już nadzieja wstąpiła w serca uciekających. Wiedzieli bowiem, że w Jarosławiu stoi sam król i cała potęga i że w każdej chwili może im przyjść na pomoc. Zapomnieli o tym, iż zaraz po ich przejściu uprzątnięto pomost na ostatnim przęśle mostu, aby silniejsze podłożyć dla armat belkowanie. Pan Czarniecki zaś, czy wiedział o tym przez swoich szpiegów, czy też umyślnie chciał się królowi szwedzkiemu pokazać i na jego oczach dociąć resztę tych nieszczęśliwych, dość iż nie tylko nie wstrzymał pogoni, ale sam z szemberkową chorągwią naprzód skoczył, sam siekł, sam własną ręką ścinał, pędząc za kupą tak, jak gdyby tym samym pędem chciał na Jarosław uderzyć. Na koniec dobiegli ostaje do mostu. Krzyki z pola doleciały do obozu szwedzkiego. Mnóstwo żołnierzy i oficerów wybiegło z miasta patrzeć, co się za rzeką dzieje. Ledwie spojrzeli, dostrzegli i poznali Rajtarów, którzy rano wyszli z obozu. Oddział Kaneberga, oddział Kaneberga, poczęło krzyczeć tysiące głosów. W pień niemal wycięci, ledwie sto ludzi bierze. W tej chwili przygalopował sam król, a z nim Wittenberg, Forgel, Miller i inni generałowie. Król pobladł. Kanneberg, rzekł. Na Chrystusa i jego rany most niewykończony, zawołał Wittenberg. Wytnął ich do nogi. Król spojrzał na rzekę wezbraną wiosennymi wody. Szumiała żółtą falą. O przeprawieniu pomocy wpław nie było co i myśleć. Tamci zbliżali się coraz więcej. Wtem znów poczęto krzyczeć Wozy królewskie i gwardia nadciąga. Zginą i ci. Jakoż zdarzyło się, że część królewskiego kredensu ze stoma ludźmi pieszej gwardii wynurzyła się w tej chwili inną drogą z przyległych lasów? Spostrzegłszy, co się dzieje, ludzie ze eskorty w przekonaniu, że most gotowy poczęli zdążać co siłku miastu. Lecz dostrzeżono ich z pola. Za czym natychmiast ze trzysta koni ruszyło ku nim całym pędem, a na czele wszystkich leciał z szablą wzniesioną nad głową i ogniem w źrenicach pan dzierżawca z wąsoszy, rzędzian. Niewielkie dał on dotąd męstwa do wody, lecz na widok wozów, w których mógł znajdować się łup opfity, odwaga tak wezbrała w jego sercu, że wysforował się na kilkadziesiąt kroków przed innymi. Piechurowie przy wozach, widząc, że nie ujdą, zwarli się w czworobok i sto muszkietów naraz skierowało się w piersi rzędziana. Huk wstrząsnął powietrzem. Stęga dymu przeleciała wzdłuż ściany czworoboku, lecz nim dym się rozproszył, już pan dzierżawca przed ścianą wspiął konia tak, że kopyta przednie zawisły przez chwilę nad głowami rajtarów i wpadł na kształt gromu w środek. Lawina jeźdźców runęła za nim. I jako gdy wilcy zmogą konia, on żyje jeszcze i leżąc na grzbiecie broni się rozpaczliwie kopytami, a one pokryją go całkiem i drą zeń żywe kawały mięsa, tak owe wozy i piechurowie pokryci zostali zupełnie kłębiącą się masą koni i jeźdźców. Jeno krzyki straszne podnosiły się z tego wiru i dolatywały uszu Szwedów stojących na drugim brzegu. A tymczasem jeszcze bliżej brzegu docinano reszty kanebergowych rajtarów. Cała armia szwedzka wyległa jak jeden mąż na wysoki brzeg Sanu. Piechota, jazda, artyleria pomieszały się ze sobą i patrzyli wszyscy, jakoby w dawnym cyrku rzymskim na widowisko, jeno patrzyli ze ściśniętymi ustami, z rozpaczą w piersi, w przerażeniu, w poczuciu bezsilności. Chwilami z piersi tych mimowolnych widzów wyrywał się krzyk straszny. Chwilami rozlegał się płacz powszechny. To znów zapadała cisza i słychać było tylko sapanie rozwścieczonych żołnierzy. Bo przecie ten tysiąc ludzi, który wyprowadził Kanneberg, stanowił czoło i dumę całej armii szwedzkiej. Sami to byli weterani okryci sławą w Bóg wie ilu ziemiach i w Bóg wie ilu bitwach. A teraz oto biegali jak błędne stado owiec po obszernym, przeciwległym błoniu, ginąc jak owce pod nożem rzeźniczym. Więc nie była to już bitwa, ale łowy. Straszni jeźdźcy polscy kręcili się jak zawierucha po pobojowisku, krzycząc różnymi głosami i przebiegając rajtarom. Czasem za jednym pędziło kilku lub kilkunastu, czasem pojedynczy za pojedynczym. Niekiedy dognany Szwed pochylał się jeno na kulbacę, by cios nieprzyjacielowi ułatwić, niekiedy przyjmował bitwę, lecz ginął najczęściej, bo na białą broń szwedcy żołnierze nie mogli się mierzyć z wyćwiczoną we wszelakich fechtach szlachtą polską. Lecz najokropniej srożył się między Polakami mały rycerzyk, siedzący na bułanym, a ścigłym i zwrotnym jak sokół koniu. Zauważyło go wreszcie całe wojsko, bo kogo on pogonił, kto się z nim spotkał, ginął nie wiadomo jak i kiedy tak małymi, tak nieznacznymi ruchami miecza strącał najtęższych rajtarów na ziemię. Na koniec dostrzegł samego kaneberga, którego kilkunastu towarzystwa goniło, więc krzyknął na nich, rozkazem pogoń powstrzymał i sam na niego uderzył. Szwedzi z drugiego brzegu wstrzymali dech w piersiach. Sam król się tuż do brzegu przysunął i patrzył z bijącym sercem, miotany jednocześnie trwogą i nadzieją, bo Kanneberg, jako pan wielki i królewski krewny, od dzieciństwa ćwiczony we wszelkiego rodzaju fechtach przez mistrzów włoskich, w walce na biały oręż nie miał równego sobie w armii szwedzkiej. Wszystkie więc oczy były teraz w niego utkwione i zaledwie śmiały oddychać otwarte usta. On zaś widząc, że pogoń gromadna ustała, i chcąc po straceniu wojska sławę swą w oczach królewskich ratować, rzekł do swej duszy ponurej, biada mi, jeżeli wojsko w przód wytraciwszy, krwią własną teraz hańby nie przypieczętuje, lub jeśli życia nie okupię tego strasznego męża obaliwszy. Inaczej choćby mnie dłoń Boga na tamtą stronę przeniosła, żadnemu Szwedowi w oczy spojrzeć bym nie śmiał. To rzekłszy zwrócił konia i skoczył ku żółtemu rycerzowi że zaś ci jeźdźcy, którzy mu przebiegali od rzeki, usunęli się teraz, miał więc kaneberki tę nadzieję, że gdy pokona przeciwnika, dopadnie brzegu i w wodę skoczy, a potem, co będzie, to będzie. Jeśli nie zdoła wzburzonych fal przepłynąć, to przynajmniej prąd go wraz z koniem daleko uniesie, a tam już jakiś ratunek bracia dla niego obmyślą. Skoczył więc jak piorun ku małemu rycerzowi, a mały rycerz ku niemu. Chciał szwed w przelocie wbić swój rapier aż po gardę pod pachę przeciwnika, lecz zaraz poznał, że sam mistrzem będąc na mistrza również musiał trafić, bo szpada tylko ześliznęła się wzdłuż ostrza polskiej szabli, tylko zachwiała mu się jakoś dziwnie w ręku, jak gdyby mu nagle ramię zdrętwiało. Ledwie się zdołał zastawić od ciosu, który mu rycerz następnie zadał. Na szczęście w tej chwili rozniosły ich konie we dwie przeciwne strony. Zatoczyli tedy obaj kołem i zwrócili się jednocześnie, lecz wolniej jechali już na siebie, pragnąc więcej na spotkanie mieć czasu i choć kilkakroć żelazo skrzyżować. Kanneberg zebrał się teraz w sobie, tak iż uczynił się podobny do ptaka, któremu dziób tylko potężny z nastroszonych piór wystaje. Znał on jedno niezawodne pchnięcie, w którym pewien Florentczyk go wyćwiczył, straszne, bo zwodnicze i niemal nieodbite. Polegające na tym, że ostrze, skierowane niby w piersi, mijając bokiem zastawę, przeszywało gardło i wychodziło aż tyłem karku. Tego pchnięcia postanowił teraz użyć. I pewien swego zbliżał się, hamując coraz bardziej konia, a pan Wołodyjowski, on to był bowiem, nadjeżdżał ku niemu w drobnych skokach. Przez chwilę myślał, żeby białogrodzkim sposobem zniknąć nagle pod koniem, lecz że z jednym tylko mężem i to na oczach obu wojsk miał się spotkać, więc choć zrozumiał, iż czeka go jakiś cios niespodziewany, wstyd mu było po tatarsku, nie po rycersku się bronić. Chcesz mnie jako Czapla okoła sztychem nadziać, pomyślał sobie, ale ja cię owym wiatraczkiem zażyję, który w łupniach jeszcze wykoncypowałem. I ta myśl wydała mu się na razie najlepszą. Więc wyprostował się w kulbacę, podniósł szabelkę i puścił ją w ruch podobny do ruchu śmig wiatraka, lecz tak szybki, iż powietrze poczęło świstać przeraźliwie. A że zachodzące słońce grało mu na szabli, więc otoczyła go jakoby tarcza świetlana, migotliwa, on zaś uderzył ostrogami Bachmata i runął na kaneberga. Kaneberg skurczył się jeszcze bardziej i prawie przywarł do konia. W mgnieniu oka związał rapier z szablą, nagle wysunął głowę jak wąż i pchnął okropnie. Lecz w tej chwili zaszumiał straszliwy młyniec rapier targnął się Szwedowi w ręku, ostrze uderzyło w pustą przestrzeń, natomiast wygięty koniec szabli małego rycerza spadł z piorunową szybkością na twarz kaneberga. Przeciął mu część nosa, usta, brodę. Spadł na obojczyk, strzaskał go i zatrzymał się dopiero na idącym przez ramię pędencie. Rapier wysunął się z rąk nieszczęsnego i noc objęła mu głowę, lecz nim spadł z konia, pan Wołodyjowski puścił szablę na sznurek i chwycił go za ramiona. Za jednym wrzaskiem z drugiego brzegu szwedzi pan Zagłoba zaś przyskoczył do małego rycerza i rzekł: Panie Michale, wiedziałem, że tak będzie, alem był gotów cię pomścić. — Mistrz to był — odpowiedział Wołodyjowski. — Bierz waść konia za uzdę bo zacnę. — A, żeby nie rzeka, skoczyłoby się z tamtymi pochałasować. Pierwszy bym! Dalsze słowa przerwał panu za głowie świst kul, więc nie dokończył myśli, natomiast krzyknął — uchodźmy, panie Michale, ci zdrajcy postrzelić gotowi. — Nie mają już te kule impetu — odrzekł Wołodyjowski, bo za daleko. Tymczasem otoczyli ich inni jeźdźcy polscy, winszując Wołodyjowskiemu i patrząc nań z podziwem, a on tylko wąsikami raz po raz ruszał, bo także rad był z siebie. Zaś na drugim brzegu, między Szwedami wrzało jakby w ulu. Artylerzyści zataczali na gwałt armaty, więc i w pobliskich szeregach polskich ozwały się trąbki do odwrotu. Na głos ich wskoczył każdy do swojej chorągwi i w mig stanęły wszystkie w sprawie. Cofnęły się pod las i zatrzymały znowu, jakby miejsce nieprzyjacielowi zostawując i zapraszając go za rzekę. Wreszcie przed ławę ludzi i koni wyjechał na tarantowatym dzianecie mąż przybrany w burkę i czapkę z czaplim piórem z pozłocistym buzdyganem w ręku. Widać go było doskonale – bo padały nań czerwone promienie zachodzącego słońca i zresztą jeździł przed pułkami, jakby przegląd sprawując. Poznali go od razu wszyscy Szwedzi i poczęli krzyczeć Czarniecki! Czarniecki! On zaś gadał coś z pułkownikami. Widziano, jak dłużej zatrzymał się przy rycerzu, który kaneberga usiekł i rękę położył na jego ramieniu, po czym podniósł buzdygan i chorągwie zaczęły zwolna jedna za drugą, Zawracać ku borom. Właśnie i słońce zaszło. W Jarosławiu dzwony ozwały się po kościołach, więc wszystkie półki zaśpiewały jednym głosem odjeżdżając, anioł pański zwiastował najświętszej pannie Maryi i z tą pieśnią znikły szwedom z oczu. Rozdział piąty. Dnia tego położyli się Szwedzi spać nic w usta nie biorąc i bez nadziei, aby mieli czym na nazajutrz się posilić. To też od męki głodowej spać nie mogli. Nim drugi kur zapiał, znękane żołnierstwo poczęło wymykać się z obozu pojedynczo i kupami na grasunek po wsiach przyległych do Jarosławia. Szli więc do nocnych rabusiów podobni ku Radymnu, Kańczudze, Tyczynowi, gdzie mogli i gdzie spodziewali się zastać coś do jedzenia. Otuchy dodawało im to, że czarnicki był na drugiej stronie rzeki, ale choćby i przeprawić się już zdążył woleli śmierć niż głód. Widocznie wielkie już było rozprzężenie w obozie, bo około półtora tysiąca ludzi wysunęło się w ten sposób wbrew najsurowszym rozkazom królewskim. Poczęli więc grasować po okolicy, paląc, rabując, ścinając, lecz prawie nikt z nich nie miał powrócić do obozu. Czarniecki był wprawdzie z drugiej strony Sanu, lecz i z tej kręciły się różne partie szlacheckie i chłopskie. Najpotężniejsza zaś pana Strzałkowskiego, złożona z bitnej szlachty górskiej, tej właśnie nocy przymknęła jak na nieszczęście do próchnika. Ujrzawszy tedy łunę i usłyszawszy strzały, poszedł pan Strzałkowski, jakoby kto sierpem rzucił, prosto na gwar i napadł na zajęty rabunkiem. Bronili się silnie w opłotkach, lecz pan Strzałkowski rozerwał ich, wysiekł, nikogo nie żywił. W innych wioskach inne partie uczyniły tożsamo, po czym w gonitwie za uciekającymi podsunęły się pod sam obóz szwedzki, roznosząc trwogę i zamieszanie, krzycząc po tatarsku, po wołosku, po węgiersku, po polsku. Takiż Szwedzi sądzili, że jakieś potężne wojska posiłkowe na nich następują, może han z całą ordą. Wszczęło się zamieszanie i rzecz nie bywała dotąd popłoch, który z największym trudem udało się oficerom potłumić. Lecz król, który do rana przesiedział na koniu, widział, co się dzieje, zrozumiał, co z tego może wyniknąć i zaraz rankiem zwołał radę wojenną. Posępna owana rada niedługo trwała, bo nie było dwóch dróg do wyboru. Duch w wojsku upadł, żołnierz nie miał co jeść, nieprzyjaciel rósł w potęgę. Szwedzki Aleksander, który obiecywał światu całemu gonić, choćby do tatarskich stepów polskiego Dariusza, nie o gonitwie dalszej, ale o własnym ocaleniu musiał teraz myśleć. Sanem możemy się wracać do Sandomierza, stamtąd Wisłą do Warszawy i do Prus, mówił Wittenberg. W ten sposób zguby unikniem. Douglas za głowę się chwycił. Tyle zwycięstw, tyle trudów, tak olbrzymi kraj podbity i wracać nam przychodzi. A Wittenberg na to, masz li, wasza dostojność, jaką radę? Nie mam, odrzekł Douglas. Król, który dotąd nic nie mówił, wstał na znak, że posiedzenie skończone i rzekł Nakazuję odwrót. Więcej tego dnia nie słyszano z jego ust ani słowa. Bębny poczęły warczeć i trąby grać w szwedzkim obozie, wieść, że odwrót nakazany rozbiegła się w jednej chwili z końca w koniec przyjęto ją okrzykami radości, przecie zamki i fortece były jeszcze w ręku Szwedów, w nich czekał wypoczynek, jadło, bezpieczeństwo. Generałowie i żołnierze wzięli się tak gorliwie do przygotowań odwrotu, że aż gorliwość owa, jak zauważył Daglas, z hańbą graniczyła. Samego Daglasa wysłał król w przedniej straży, aby trudne przeprawy naprawiał, lasy, trzebił. Wkrótce za nim ruszyło całe wojsko szykiem jak do boju. Front armaty zasłaniały tył, wozy utaborowane, po bokach szła piechota. Potrzeby wojennej namioty płynęły rzeką na statkach. Wszystkie te ostrożności nie były zbyteczne. Ledwie bowiem tabor ruszył, już tylne straże szwedzkie dojrzały idących śladem jeźdźców polskich i odtąd niemal nigdy nie traciły ich z oczu. Czarniecki pościągał własne chorągwie, wszystkie partie okoliczne, posłał po nowe posiłki do króla i szedł w trop. Pierwszy nocleg w Przeworsku był zarazem pierwszym alarmem. Oddziały polskie natarły tak blisko, iż kilka tysięcy piechoty wraz z działami musiano przeciw nim zwrócić. Przez chwilę sam król myślał, że Czarniecki naprawdę następuje, lecz on swoim zwyczajem wysyłał tylko oddziały za oddziałami. Te podpadając, czyniły okrzyk i cofały się natychmiast. Noc do rana zeszła na podobnych harcach noc swarliwa dla Szwedów bezsenna. I cały pochód, wszystkie następne noce i dnie miały być do niej podobne. Tymczasem znowu Szczarnieckiemu przysłał król dwie chorągwie jazdy, bardzo moderowanej, za tym i list, że wkrótce hetmani z komputowym wojskiem ruszą. On zaś sam zresztą piechot i ordą rychło za nimi pośpiesze. Jakoż zatrzymywały go już tylko rokowania z Hanem, z rakoczym i z cesarzem. Czarniecki uradował się niepomiernie tą wieścią i gdy nazajutrz rano Szwedzi ruszyli dalej, w klin między Wisłę i san rzekł pan kasztelan do pułkownika Polanowskiego. Sieć nastawiona, ryby w matnie idą. A my uczynim jak ów rybak, rzekł Zagłoba, który im na fletni grał, żeby tańcowały, czego gdy nie chcą czynić, wyciągnął je na brzeg, wtedy dopiero skakały, a on wziął je kijem razić, mówiąc o takie córki, trzeba było tańcować, póki prosił. Na to pan Czarniecki, będą oni tańcowali, niech jeno pan marszałek Lubomirski nadciągnie ze swoim wojskiem, które na pięć tysięcy liczą. Lada chwila go nie widać, rzekł pan Wołodyjowski. Przyjechało dziś kilku szlachty podgórskiej, ozwał się Zagłoba. Ci zapewniają, że wielkimi i pilnymi drogami idzie, ale czy się zechce z nami połączyć, miast na swoją rękę wojować, to inna rzecz. Czemu to? spytał pan Czarniecki bystro patrząc na Zagłobę. Bo to człowiek nadzwyczajnej ambicji i o sławę zazdrosne. Znam go siła lat i byłem mu konfidentem. Poznałem go, gdy był młodym jeszcze panięciem na dworze pana krakowskiego Stanisława. Fechtów się wączas od Francuzów i Włochów uczył i okrutnie się na mnie rozgniewał, gdy mu powiedział, że to kpy, z których żaden mi nie zdzierży. Uczyniliśmy parol i samem ich siedmiu jednego po drugim rozciągnął. On zaś ode mnie się dalej uczył nie tylko fechtów, ale i sztuki wojennej. Dowcip miał z przyrodzenia trochę tępy, ale co umie, to ode mnie. – Takiż to z zwaści mistrz? – spytał Polanowski. – Egzemplum, pan Wołodyjowski, drugi mój uczeń. Z tego mam prawdziwą pociechę. – Prawda, żeś to waszmość Svena usiekł? – Sfena, Gdyby się to któremu z waszmościów zdarzyło, miałby przez całe życie co opowiadać. Jeszcze by sąsiadów spraszał, im przy winie jedno w kółko powtarzać, ale ja o to nie dbam, bo gdybym chciał wyliczać… Mógłbym takimi sfenami drogę do samego Sandomierza wymościć. A może bym nie mógł? Powiedzcie, którzy mnie znacie. Mógłby wuj, ozwał się Roch Kowalski. Pan Czarniecki nie słyszał dalszego ciągu rozmowy, bo się głęboko nad słowami zagłoby zamyślił. Znał i on ambicje pana Lubomirskiego i nie wątpił, że albo zechce mu swoją wolę narzucać, albo na własną rękę będzie działał, chociażby to szkodę Rzeczypospolitej przynieść miało więc surowe jego oblicze sposępniało i począł brodę kręcić. — Oho! — szepnął do skrzetuskiego Jana Zagłoba. — Już tam Czarniecki coś gorzko żuje, bo mu się twarz do orłowej podobna uczyniła. Rychło tu kogo po dziobie. Wtem pan Czarniecki ozwał się. — Trzeba by który z waszmościów z listem ode mnie do pana Lubomirskiego pojechał. Jan mu znajomy i podejmuje się, rzekł pan Jan Skrzetuski. Dobrze, odparł wódz. Im kto znamie nitrzy, tym lepiej. Zagłoba zwrócił się do Wołodyjowskiego i znów szepnął. Już i przez nos mówi, znak to wielkiej alteracji. Rzeczywiście zaś pan Czarniecki miał srebrne podniebienie, bo mu je kula przed laty pod buszą wyrwała. Owóż ilekroć był wzruszony, gniewny i niespokojny, zaczynał zawsze mówić ostrym i brzękliwym głosem. Nagle zwrócił się teraz do zagłoby. A może by siwać pan z panem Skrzetuskim pojechał? Chętnie, odpowiedział zagłoba. Jeśli ja czego nie wskuram, nikt nie wskura. Wreszcie do człowieka tak wielkiego rodu we dwóch będzie przystojniej. Czarniecki zacisnął wargi, szarpnął brodę i rzekł jakby sam do siebie wielkie rody. wielkie rody tego nikt panu Lubomirskiemu nie ujmie zauważył zagłoba a Czarniecki brwi zmarszczył rzecz pospolita sama jest wielka a rodów w proporcji do niej nie masz wielkich jeno małe i bodaj ziemia pożarła takie które o tym zapominają umilkli wszyscy bo bardzo potężnie przemówił, i dopiero po niejakiej chwili zagłoba rzekł w proporcji do całej rzeczy pospolitej słusznie Jam też nie z soli wyrósł ani z roli jeno z tego co mnie boli ozwał się Czarniecki a boleli mnie kozacy którzy mi te oto gębę przestrzelili a teraz boli mnie szwed i albo tę bolączkę przetnę albo sam od niej sczeznę. tak mi dopomóż Bóg i my dopomorzem krwią naszą rzekł Polanowski Czarniecki zaś przeżuwał jeszcze czas jakiś gorycz która wezbrała mu w sercu na myśl że ambicja pana marszałka może mu w ratowaniu ojczyzny przeszkodzić wreszcie, uspokoił się i rzekł: Zaczy mi list trzeba pisać. Proszę wasz Mościów ze sobą. Jan Skrzetuski i zagłoba poszli, za nim, a w pół godziny później siedli na koni, pojechali odwrotną drogą ku radymnu, były bowiem wieści, że tam właśnie zatrzymał się pan marszałek z wojskiem ja nie rzekł zagłoba macając się po kalecie, w której wiózł list pana Czarnieckiego uczyń mi łaskę i pozwól mnie samemu gadać do marszałka a ojciec naprawdę go znałeś i fechtów go uczyłeś i tak się jeno sobie mówiło dlatego żeby się para w gębie nie zagrzała i żeby język nie rozmiękł co się od przydłuższego milczenia snadnie przytrafić może ni go znałem ni go uczyłem albo to nie miałem czego lepszego do roboty, niż być niedźwiednikiem i uczyć pana marszałka, jako się na zadnich nogach chodzi. Ale to, wszystko jedno. Przeznałem go na wylot z tego, co ludzie o nim powiadają i potrafię go zagnieść, jako kucharka kluski. Jeno oto, jeno cię jeszcze proszę, nie powiadaj, że mam list od pana Czarnieckiego i nie wspominaj nawet o nim, póki go sam nie oddam. Jakże to? Miał żebym funkcji, z którą mnie posłano nie spełnić? W życiu mi się to nie przygodziło i nie przygodzi, nie może być, chociażby i pan Czarniecki przebaczył nieuczynię tego za skarb gotowy. To wyciągnę szable i pęcinę twemu koniowi podetnę, żebyś za mną nie nadążył. Zali widziałeś kiedy, żeby chybiło to, com własną głową zamyślił, no gadaj! Źleś to wyszedł ty sam na zagłobowych fortelach. Źle wyszedł pan Michał, albo i twoja Halszka, albo i wy wszyscy, kiedym to was z rąk radziwiła, wyłusknął? Powiadam ci, że z tego listu może być więcej złego niż dobrego, bo pan kasztelan pisał go w takiej alteracji, że ze trzy pióra złamał. Wreszcie będziesz o nim gadał, gdy moje zamysły chybią. Parol, że go sam wówczas oddam, ale nie prędzej. Byłem go mógł oddać wszystko jedno kiedy. Więcej też nie potrzebuję. Hajda teraz, bo droga przed nami okrutna. Popędzili tedy konie i puścili się w skok ale nie potrzebowali jechać długo, bo przednie straże marszałkowskie minęły już nie tylko Radymno, ale i Jarosław. On sam zaś znajdował się w Jarosławiu i stał w dawnej kwaterze króla szwedzkiego. Znaleźli go przy obiedzie ze znaczniejszymi oficerami. Lecz gdy się opowiedzieli, Lubomirski kazał ich przyjąć natychmiast, bo ich nazwiska znał, gdyż głośne były owego czasu w całej Rzeczypospolitej. Wszystkich oczy zwróciły się na nich, gdy weszli. Patrzono zwłaszcza z podziwem i ciekawością na Skrzytuskiego. Marszałek zaś powitawszy ich wdzięcznie, spytał zaraz: „Czy to sławnego rycerza mam przed sobą, który listy zoblężonego z baraża królowi przeniósł? — Ja to się przekradłem, odrzekł pan Jan. Dajże mi Boże takich oficerów jak najwięcej. Niczego tak panu Czarnieckiemu nie zazdroszczę, bo zresztą wiem, że i moje małe zasługi w pamięci ludzkiej nie przepadną. A jam jest zagłoba! Rzekł stary rycerz, wysuwając się naprzód. Tu powiódł okiem po zgromadzeniu. Marszałek zaś, jako to każdego chciał sobie ująć, zaraz zakrzyknął, Kto by nie wiedział o mężu, którym burłaja, wodza barbarorum Musieku, którym radziwiłowi wojsko pobuntował i panu sapierze wojsko przywiodłem, które prawdę rzekł, że mnie nie jego wodzem sobie obrało, dodał zagłoba. A żeś to wasza mość chciał, mogąc tak górną mieć szarze wyrzec się jej i u pana Czarnieckiego służbę przyjąć? Na to Zagłoba łysnął okiem ku Skrzetuskiemu i odrzekł. Jaśnie, wielmożny panie marszałku, od waszej to dostojności tak ja, jak i cały kraj przykład bierze, jak dla dobra publicznego wyrzekać się ambicji i prywaty. Lubomirski pokraśniał z zadowolenia, a Zagłoba wziął się w boki i mówił dalej. Pan Czarniecki umyślnie nas przysłał, abyśmy się waszej dostojności w jego i całego wojska imieniu pokłonili, a zarazem donieśli o znacznej wiktorii, jaką nam Bóg nad Kanebergiem odnieść pozwolił. Słyszeliśmy już tu o tym, odrzekł dość sucho marszałek, w którym już poruszyła się zazdrość, ale chętnie z ust naocznego świadka jeszcze raz posłyszymy. Usłyszawszy to, pan Zagłoba rozpoczął zaraz opowiadać jeno z niektórymi zmianami bo siły Kanneberga spotężniały w jego ustach do dwóch tysięcy ludzi. Nie zapomniał też wspomnieć o Svenonie, o sobie, o tym, jak na oczach królewskich resztę rajtarów tuż nad rzeką wycięto, jak wozy i trzystu ludzi gwardii wpadło w ręce szczęśliwych zwycięzców, słowem, Wiktoria urosła w opowiadaniu do rozmiarów niepowetowanej dla Szwedów klęski. Słuchali wszyscy pilnie, słuchał i pan marszałek, ale posępniał coraz bardziej i oblicze ścinało mu się jakoby lodem wreszcie rzekł nie neguję że pan czarniecki znamienity wojennik ale przecie sam wszystkich szwedów nie zje i dla innych choć na łyk zostanie a na to zagłoba jaśnie wielmożny panie to nie pan czarniecki te wiktorie odniósł jeno kto jeno lubomirski nastała chwila powszechnego zdumienia Pan marszałek usta otworzył, powiekami począł mrugać i patrzył na Zagłobę tak zdziwionym wzrokiem, jak gdyby chciał go spytać Zaliwać panu piątej klepki nie staje? Lecz pan Zagłoba nie dał się zbić z tropu, owszem wargi z wielką fantazją wydał, który gest przejął od pana Zamojskiego i rzekł Słyszałem, jak sam Czarniecki przed całym wojskiem mówił nie nasze to szable biją, ale powiada imię Lubomirskiego bije, bo gdy się powiada zwiedzieli, że tuż, tuż nadciąga, duch w nich tak zdechł, że w każdym żołnierzu wojsko marszałkowskie widzą i jako owce podnóż łby oddają. Gdyby wszystkie promienie słoneczne upadły od razu na twarz pana marszałka, twarz ta nie rozjaśniłaby się więcej. Jakże zakrzyknął. Sam Czarniecki to powiadał? Tak jest! I wiele innych rzeczy, ale nie wiem, czy mi się godzi powtarzać, bo do konfidentów jeno mówił. Mów waść! Każde słowo pana Czarnieckiego warte, żeby je sto razy powtórzyć. Niepowszedni to człek i zdawna to mówiłem. Zagłoba spojrzał na marszałka przymrużając jedno oko i mruczał pod wąsami. — Pułknąłeś hak, zaraz cię tu wyciągnę. — Co wasz mość mówisz? — pytał marszałek. — Mówię, że wojsko tak na cześć waszej dostojności wiwatowało, jakby i królowi jego mości lepiej nie wiwatowało. A w Przeworsku, gdyśmy to całą noc szarpali Szweda, co która chorągie wskoczyła, to krzyczeli — Lubomirski! Lubomirski! I lepszy to skutek miało niż wszystkie — Ała i bij, zabij! Jest tu świadek, pan Skrzetuski — Żołnierz nie lada, który nigdy w życiu nie zełgał. Marszałek spojrzał mimo woli na Skrzetuskiego, a ten zaczerwienił się po uszy i począł coś mamrotać pod nosem. Tymczasem oficerowie marszałkowscy poczęli wychwalać w głos posłów. Ot, politycznie postąpił sobie pan Czarniecki, tak grzecznych kawalerów wysyłając. Obaj najsławniejsi rycerze, a jednemu miód po prostu z gęby płynie. Zawsze to rozumiał o panu Czarnieckim, że mi życzliwy, ale teraz nie masz takiej rzeczy, której bym dla niego nie uczynił, zakrzyknął marszałek, którego oczy głą się pokrywały z rozkoszy. Na to pan Zagłoba wpadł w zapał. Jaśnie, wielmożny panie, kto by cię nie uwielbiał, kto by cię nie czcił? Wzorze wszystkich cnót obywatelskich, który Arystydesa sprawiedliwością, męstwem z cypionów przypominasz. Siłam ksiąg w życiu przeczytał, siłam widział, siłam rozważał i rozdarła mi się dusza od boleści, bo cóżem w tej rzeczypospolitej ujrzał? Oto opalińskich, radziejowskich, radziwiłów, którzy własną pychę, własną ambicję nad wszystko ceniąc, ojczyzny dla prywaty gotowi byli każdego momentu odstąpić. Więcem pomyślał: zginęła ta rzecz pospolita niecnotą własnych synów. Lecz któż mnie pocieszył, kto mi otuchy w strapieniu dodał? Pan Czarniecki. Zaiste, mówił, nie zginęła, skoro powstał w niej Lubomirski. Tamci o sobie, powiada myślą, ten tylko patrzy, tylko szuka, gdzieby ofiarę z prywaty na ołtarzu powszechnym mógł złożyć. Tamci się wysuwają, ten się usuwa, bo przykładem chce świecić. Ot i teraz, powiada, nadciąga z wojskiem potężnym i zwycięskim, a już powiada słyszę, że chce mnie komendę nad nim zdawać, aby nauczyć innych, jako ambicję, choćby słuszną, mają dla ojczyzny poświęcać. Jedźcie, tedy, powiada do niego, oznajmijcie mu, że ja tej ofiary nie chcę, nie przyjmę, gdyż on lepszym ode mnie wodzem, gdyż zresztą jego nie tylko wodzem, ale daj Bóg naszemu Kazimierzowi długie życie, królem gotowiśmy obrać i obierzemy. Tu pan zagłoba sam się nieco przeląkł, czyli miary nie przebrał i istotnie po okrzyku obierzemy nastała cisza. Lecz przed magnatem tylko się niebo otworzyło, zrazu przybladł nieco, następnie pokraśniał, następnie znów przybladł i robiąc silnie piersiami, odrzekł po chwili milczenia: Rzecz pospolita jest i zostanie zawsze panią swej woli, bo na tym starodawne fundamenta naszych wolności spoczywają. Lecz ja mienno sługa jej sługi, Bóg mi świadkiem, że nie podnoszę oczu na one wysokości, na które obywatel spoglądać nie powinien. Co do komendy nad wojskiem, pan Czarniecki przyjąć ją musi. Oto właśnie pragnę dać przykład tym, którzy wielkość swego rodu ustawnie na myśli mając, nie chcą żadnej zwierzchności uznawać, jak pro publico bono należy o wielkości swego rodu zapomnieć. Więc choć i tak złym wodzem może nie jestem, jednakoż ja, Lubomirski, idę dobrowolnie pod komendę Czarnieckiego oto tylko Boga prosząc, aby nam wiktorię nad nieprzyjacielem spuścić raczył. Rzymianinie! Ojcze ojczyzny! krzyknął zagłoba chwytając rękę marszałka i przyciskając do niej wargi. Lecz tu jednocześnie stary wyga nastawił na skrzetuskiego oko i począł nim mrugać raz po razu. Rozległy się grzmiące okrzyki oficerów i towarzystwa. Tłum w kwaterze powiększał się z każdą chwilą. Wina! zawołał pan marszałek. A gdy wniesiono kielichy zaraz wzniósł zdrowie królewskie potem pana Czarnieckiego, którego naszym wodzem nazwał i wreszcie posłów Zagłoba nie pozostał w tyle stoastami i tak wszystkich za serce chwycił, że sam marszałek za próg ich przeprowadził zaś rycerstwo aż do rogatek Jarosławia. Na koniec zostali sami. Wówczas Zagłoba zajechał drogę z Krzetuskiemu, wstrzymał konia, i chwyciwszy się w boki rzekł, a co, Janie? Dali Bóg, odpowiedział Skrzetuski, żebym na własne oczy nie widział i na własne uszy nie słyszał, wierzyć bym nie chciał, choćby mi też Janie powiadał. Zaś pan Zagłoba, ha, co? Przysięgnę, że sam Czarniecki co najwięcej to wzywał i prosił Lubomirskiego, by szedł z nim w parze i wiesz, co byłby w skórał? Oto, że Lubomirski poszedłby osobno, bo jeśli w liście były zaklęcia na miłość do ojczyzny i jakoweś oprywacie wzmianki, a jestem pewien, że były, to zaraz by pan marszałek nadał się, a rzekł za alion, chcę moim preceptorem zostać i uczyć, jak się ojczyźnie służy. Znam ja ich. Na szczęście stary Zagłoba wziął sprawę w swoje ręce, pojechał i ledwie gęby otworzył. Już Lubomirski nie tylko chce iść razem ale pod komendę się poddaje może się tam frasunkiem pan czarniecki ale ja go pocieszę a co ja nie umie sobie za głoba z magnatami rady dawać tedy powiadam że z podziwienia pary z gęby puścić nie mogłem znam ja ich pokaż któremu koronę i róg gronostajowego płaszcza to możesz go pod włos głaskać jak harcie szczenie jeszcze ci się ugnie i sam krzyża nadstawi Żaden kot nie będzie się tak oblizywał, choćbyś mu prospektu z samych sperek pokazał. Najpoczciwszemu oczy z porządliwości na wierzch wyliżą, a trafi się szelma, jako był książę Wojewoda Wileński, to i ojczyznę zdradzić gotów. Co to ta ludzka próżność, Panie Jezu! Żebyś mi dał tyle tysięcy iluś kandydatów do tej korony stworzył, to by mi sam kandydował bo jeśli który z nich myśli, że mam się za gorszego od nich, to niech mu od własnej pychy żywot pęknie. Taki dobry zagłoba, jak i lubomirski tylko w fortunie różnica. Tak, tak, ja nie. Czy myślisz żem go naprawdę w rękę pocałował? Siebiem wielki palet pocałował, a jego jenom nosem szturgnął. Pewno go tak odkąd żywie nikt w pole nie wywiódł. Rozmarowałem go jako masło na grzance dla pana Czarnieckiego. Daj Boże naszemu królowi jak najdłuższe życie, ale na wypadek elekcji sobie wolałbym dać kreskę jakiemu. Roch Kowalski dałby mi drugą, a pan Michał oponentów by wysiekł. Boga mi. Zaraz bym cię Hetmanem wielkim koronnym uczynił, pana Michała po sapierze litewskim a rzędziana pod skarbim, ten by dopiero żydowinów podatkami cisnął. Mniejsza wreszcie z tym. Grundrzem Lubomirskiego na haku łowił, a sznurek wsadzę Czarnieckiemu w rękę. Na kim się skrupi, na Szwedach się zmiela, a zasługa czyja, co? O kim innym kroniki by pisały, ale ja nie mam szczęścia. Dobrze jeszcze, jeśli Czarniecki na starego nie parsknie, że listu nie oddał. Taka to wdzięczność ludzka. Heh. Nie pierwszyzna mi, nie pierwszyzna. Inni na starostwach siedzą i słoniną jako parsiuki obrośli, a ty, stary, po dawnemu trzęść brzuszysko na szkapie. Tu machnął ręką pan zagłoba. Jechał ludzką wdzięczność sęk. I tak, i tak trzeba umierać, a przecie ojczyźnie miło posłużyć. Najlepsza nagroda dobra kompania. Jak człowiek raz na kąsiędzie, to z takimi kompanami jak ty i Michał na kraj świata jechać gotów. Taka to już nasza polska natura, byle raz na kąsiąść. Niemiec, Francuz, Angielczyk albo smagły Hiszpan od razu do oczu skoczy, a Polak pacjencję wrodzoną mając siła zniesie. Długo się choćby takiemu szwedzinie szarpać pozwoli, ale gdy się miara przebierze, jak huknie w pysk, to ci się taki szwedzina trzy razy nogami nakryje. Bo fantazja jeszcze jest. A póki fantazja nie zginie, poty i rzecz pospolita trwać będzie. Zakonotuj to sobie, Janie. I tak długo jeszcze rozprawiał pan za bo bardzo był rad z siebie, a ilekroć się to zdarzyło, tylekroć bywał i mowny nad zwykłą miarę, i mądrych sentencyj pełen. Rozdział szósty. Czarniecki istotnie nie śmiał nawet myśleć o tym, by pan marszałek koronny poddał się pod jego komendę. Chciał tylko, by działali razem, a obawiał się, że i to z powodu wielkiej ambicji marszałka nie przyjdzie do skutku. Dumny pan bowiem odzywał się już nieraz poprzednio do swych oficerów, że woli na własną rękę Szwedów podchodzić, bo i tak coś wskurać może, a gdyby razem z Czarnieckim odnieśli zwycięstwo, wtedy by cała sława spłynęła na Czarnieckiego. Jakożby tak i było. Czarniecki rozumiał marszałkowe powody i martwił się. Wysławszy z Przeworska list, odczytywał teraz po raz dziesiąty jego kopię, chcąc się przekonać, czy nie napisał czegoś takiego, co by tak drażliwego człowieka ubość mogło. I żałował niektórych wyrażeń. Wreszcie począł w ogóle żałować, że list wysłał. Siedział zatem posępny w swej kwaterze, a coraz to do okna podchodził i spoglądał na drogę, czyli posłowie nie wracają. Widzieli go przez okna oficerowie i odgadywali, co się z nim dzieje, bo troska widoczna była na jego czole. — Patrz, nowaść! — rzekł Polanowski do Wołodyjowskiego. — Nic dobrego nie będzie, bo u Kasztelana oblicze stało się pstre, a to zły znak. Jakoż twarz Czarnieckiego nosiła liczne ślady ospy i w chwilach wielkiego wzruszenia albo niepokoju pokrywała się białawymi i ciemnymi cętkami. Że zaś rysy miał ostre, bardzo wysokie czoło, na nim chmurne jowiszowe brwi. Nos zagięty i wzrok po prostu przeszywający, więc gdy jeszcze przyszły nań owe piętna, stawał się straszny. Kozacy przezwali go swego czasu rabym psem ale wedle słuszności więcej był do rabego orła podobny, a gdyby wało prowadził lud do ataku z rozwianą na kształt olbrzymich skrzydeł burką, wtedy to podobieństwo uderzało swoich i nieprzyjaciół. Wzbudzał też strach w jednych i w drugich. Za czasów kozackich wojen dowódcy potężnych watach tracili głowy, gdy przyszło im przeciw Czarnieckiemu działać. Sam Chmielnicki bał się go, a zwłaszcza jego rad, których królowi udzielał. One to sprowadziły na kozactwo straszliwą klęskę pod Beresteczkiem. Lecz sława jego wyrosła głównie po Beresteckiej, gdy na współkę z Tatary przebiegał na kształt płomienia stepy, wygniatał do cna zbuntowane roje, brał szturmem miasta okopy, rzucając się z szybkością wichru z jednego końca Ukrainy w drugi. Z tą samą zaciekłą wytrwałością szarpał teraz Szwedów. Czarniecki nie wybije ale wykradnie mi wojsko, mówił Karol Gustaw. Lecz właśnie Czarnieckiemu uprzykrzyło się już wykradać. Mniemał, że przyszedł czas bić, zaś brakło mu zupełnie armat, piechoty, bez których stanowczo nie można było nic ważniejszego wskurać. Dlatego tak pragnął połączyć się z Lubomirskim, który wprawdzie także miał małą ilość armat, ale wiódł ze sobą piechoty złożone z górali. Te, jakkolwiek niezbyt jeszcze wyćwiczone, były już przecie nieraz w ogniu i mogły od biedy być użyte przeciw niezrównanym pieszym zastępom karola Gustawa. Więc pan Czarniecki był jakby w gorączce. Nie mogąc wreszcie wytrzymać w kwaterze, wyszedł przed sień i spostrzegłszy Wołodyjowskiego z Polanowskim, spytał: A nie widać posłów? Znać, że im radzi odrzekł Wołodyjowski. Im radzi, ale mnie nie radzi, bo inaczej byłby pan marszałek swoich z odpowiedzią przysłał. Panie kasztelanie, rzekł Polanowski, który cieszył się wielkim zaufaniem wodza. Po co się troskać? Przyjdzie pan marszałek dobrze. Nie, to będziemy po staremu podchodzić. Ciecze i tak krew ze szwedzkiego garnka, a to wiadomo, że gdy raz garnek zacznie ciec, to i wszystko z niego ucieknie. Na to Czarniecki i z Rzeczypospolitej ciecze. Jeśli teraz ujdą, wzmocnią się, przyjdą im posiłki z Prus, sposobność minie. To rzekłszy uderzył się ręką po pole na znak niecierpliwości. Wtem dały się słyszeć stąpania końskie i basowy głos za śpiewający Poszła Kaśka do piekarni, a stach do niej, puść przygarnij, kochana, bo śnieg pada i wiatr wieje, gdzież ja się biedny podzieję do rana? Dobry znak! Wesoło wracają! zawołał Polanowski. Tymczasem tamci, ujrzawszy Kasztelana, zeskoczyli z kulbak, oddali konie pacholikowi i szli żywo do ganku. Nagle Zagłoba rzucił czapkę w górę i udając głos marszałka tak wybornie, że kto by go nie widział, mógłby się omylić, zakrzyknął — Wiwat, pan Czarniecki, nasz wódz! Kasztelan zmarszczył się i rzekł prędko — Jest pismo dla mnie? — Nie ma — odrzekł Zagłoba — Jest coś lepszego. Marszałek z całym wojskiem przechodzi dobrowolnie pod komendę waszej dostojności. Czarniecki przewiercił go wzrokiem, za czym zwrócił się do Skrzetuskiego, jakby chciał mu rzec: Gadaj ty, bo tamten podpił. Pan Zagłoba rzeczywiście był nieco podpiły, lecz Skrzetuski potwierdził jego słowa, więc zdumienie odbiło się na obliczu kasztelana. "Bywajcie za mną", rzekł do przybyłych. "Mości Polanowski, mości Wołodyjowski, proszę także." I wszyscy weszli do izby. Nie siedli jeszcze, gdy Czarniecki spytał: Co rzekł na mój list? Nic nie rzekł, odpowiedział zagłoba. A dlaczego to się w końcu mojej relacji okaże? Teraz zaś incipiam. Tu zaczął wszystko opowiadać, jak się odbyło, jako marszałka do decyzji tak pomyślnej doprowadził. Czarniecki patrzył na niego z coraz większym zdziwieniem. Polanowski za głowę się chwytał, a pan Michał wąsikami ruszał. To, że ja waści nie znał dotąd, jak mnie Bóg miły, zawołał wreszcie kasztelan. Uszom własnym nie wierzę. Ulicesem z dawna mnie nazywano, odrzekł skromnie zagłoba. Gdzie mój list? Ot, jest! Już ci muszę darować, żeś go nie oddał. To ćwik kuty na cztery nogi. Pod kanclerzemu uczyć się u niego, jak układy prowadzić, na Boga. Gdybym był królem, do carogrodu bym waści wysłał. A, już by tu sto tysięcy turka stało, zakrzyknął pan Michał. A zagłoba na to, dwieście nie to, żebym tak zdrów był. W niczym się pan marszałek nie spostrzegł? Pytał znów Czarniecki. On łykał tak wszystko, co mu do gęby wkładał jak karmny gąsior gałki, jeno mu grzdyka grała i o czym głą zachodziły. Myślałem, że pęknie od radości jako szwedzki granat, tego człowieka do piekła pochlebstwem można by zaprowadzić. — Byle się to na Szwedach skrupiło, byle się skrupiło, a mam nadzieję, że tak będzie — odrzekł uradowany Czarniecki. — Waść jesteś człowiek zręczny jako liszka, ale sobie zbytnio z pana marszałka nie dworuj, bo inny i tego by nie uczynił. Siła od niego zależy. Aż do samego Sandomierza pójdziemy majątnościami lubomirskich i marszałek jednym słowem może całą okolicę podnieść, chłopstwu kazać przeprawy zatrudniać, mosty palić, wiwendę po lasach kryć — Waść, będziesz miał zasługę, której ci do śmierci nie zapomnę, ale i panu marszałkowi muszę dziękować, bo tak mnie mam, że nie z samej próżności to uczynił. Tu w ręce zaklaskał i krzyknął do pacholika, konia mi natychmiast, kujmy żelazo póki gorące, po czym zwrócił się do pułkowników, waściowie wszyscy za mną, żeby asysta była jako najokazalsza. Y, czy ja mam jechać? pytał Zagłoba. Wasz mość, zbudowałeś ten most między mną a panem marszałkiem, słuszna, abyś pierwszy po nim przejechał. Zresztą tak myślę, że cię tam bardzo nawidzą. Jedź, jedź, panie bracie, bo inaczej powiem, że chcesz w półpoczęte dzieło porzucić. Trudna rada, muszę jeno pasa mocniej zacisnąć, bo się na nic utrzęsę. Już mi sił nie bardzo staje, chyba bym się czym pokrzepił. A czym by. Siła mi powiadano o kasztelańskim miodzie, którego m dotąd nie kosztował, a chciałbym wreszcie wiedzieć, czyli od marszałkowego lepszy. To się strzemiennego po kusztyczku napijmy, za to z powrotem nie będziemy sobie z góry odmierzali. Parę gąsiorków znajdziesz też u siebie w kwaterze. To rzekłszy kazał pan kasztelan podać kielichy i wypili w miarę na fantazję i dobry humor, po czym na konie siedli i pojechali. Marszałek przyjął pana Czarnieckiego z otwartymi rękoma. Gościł, poił, do rana nie puścił. Za to rano połączyły się oba wojska i szły dalej w komendzie pana Czarnieckiego. Koło sieniawy napadli znów na Szwedów tak skutecznie, i tylną straż w pień wycieli i wprowadzili zamieszanie w szeregi głównej armii. Dopieroż o świtaniu spędziły ich armaty. Podleżajskiem jeszcze silniej nastąpił pan Czarniecki. Znaczne oddziały szwedzkie pogrzęzły w błotach powstałych z deszczów i powodzi, i te wpadły w ręce polskie. Droga stawała się dla Szwedów coraz opłakańszą. Wycieńczone, zgłodniałe i zmorzone snem pułki ledwie maszerowały. Coraz więcej żołnierzy zostawało na drodze. Znajdowano niektórych tak straszliwie zbiedzonych, że nie chcieli już jeść i pić, prosili tylko o śmierć inni kładli się i umierali po kępach, inni tracili przytomność i spoglądali z największą obojętnością na zbliżających się jeźdźców polskich. Cudzoziemcy, których sporo liczyło się w szwedzkich szeregach, poczęli wymykać się z obozu i przechodzić do pana Czarnieckiego, tylko niezłomny duch Karola Gustawa utrzymywał resztę gasnących sił w całej armii. Bo nie tylko za armią szedł nieprzyjaciel, Rozmaite partie pod nieznanymi wodzami i kupy chłopskie zabiegały jej ustawicznie drogę. Oddziały te, niesporne i niezbyt liczne, nie mogły wprawdzie uderzyć na nią wstępnym bojem, ale nużyły śmiertelnie. Że zaś chcąc wpoić w Szwedów przekonanie, iż Tatarzy przybyli już z pomocą, wszystkie polskie wojska wydawały tatarski okrzyk, więc aua aua rozlegało się dniem i nocą, bez chwili przerwy. Nie mógł żołnierz szwedzki odetchnąć broni na moment w kozły złożyć. Nieraz kilkunastu ludzi alarmowało całą armię. Konie padały dziesiątkami i zjadano je natychmiast, bo sprowadzanie prowiantów stało się niepodobieństwem. Od czasu do czasu polscy jeźdźcy znajdowali straszliwie poszarpane trupy szwedzkie, po których poznawali natychmiast chłopską rękę. Większa część wsi w klinie między Sanem i Wisłą należała do pana marszałka i do jego krewnych. Owóż wszyscy chłopi jak jeden mąż w nich powstali, pan marszałek bowiem nie żałując własnej fortuny ogłosił, iż ten, który za oręż chwyci, z poddaństwa zostanie uwolniony. Ledwo wieść o tym rozbiegła się po ziemiach, wszystkie kosy osadzono sztorcem i poczęto co dzień znosić głowy szwedzkie do obozu. Aż pan marszałek musiał tego zwyczaju jako niechrześcijańskiego zakazać. Wówczas poczęto znosić rękawice i rajtarskie ostrogi. Szwedzi przywiedzieni do desperacji łupili ze skóry tych, którzy im w rękę wpadli i wojna stawała się co dzień straszliwszą. Nieco wojska polskiego jeszcze trzymało się Szwedów, ale trzymano ich tylko po strachem. W drodze do Leżajska zbiegło ich wielu Pozostali wszczynali codziennie takie tumulty w obozie, iż Karol Gustaw rozkazał w samym leżajsku rozstrzelać kilku towarzystwa. Było to hasłem ogólnej ucieczki, której dokonano z szablą w ręku. Nikt prawie nie pozostał, jeno Czarniecki wzmocniony począł następować coraz potężniej. Pan marszałek pomagał mu bardzo szczerze. Być może iż szlachetniejsze strony jego natury wzięły na naówczas, zresztą krótki, górę nad pychą i miłością własną więc nie szczędził ni trudów, ni nawet życia i własną osobą prowadził nieraz chorągwie, nie dał odetchnąć nieprzyjacielowi, a że był żołnierz dobry, więc znaczne położył zasługi. Te, przyłożone do późniejszych, chwalebną by mu zapewniły pamięć w narodzie, gdyby nie ów bunt bezecny, który pod koniec swego zawodu podniósł, aby na prawie rzeczy pospolitej przeszkodzić. Lecz czasu tego wszystko czyniłby chwałę zyskać i okrył się nią jak płaszczem. Chodził z nim o lepszą pan Witowski, kasztelan sandomierski, stary i doświadczony żołnierz. Ten Czarnieckiemu samemu chciał dorównać, lecz nie zdołał, bo mu Bóg wielkości odmówił. Wszyscy trzej gnębili coraz potężniej Szwedów. Aż przyszło do tego, że te pułki piechotnej i rajtarskie, którym wypadło iść tylną strażą w odwodzie, w takim szły przerażeniu, iż popłoch wszczynał się między nimi z lada powodu. Wówczas sam Karol Gustaw postanowił zawsze iść z tylną strażą, by ducha obecnością swą dodawać. Lecz zaraz w początkach o mało życiem tego nie przypłacił. Zdarzyło się, że mając przy sobie pułk Leibgwardii, najtęższy ze wszystkich pułków, bo żołnierzy do niego z całego narodu skandynawskiego wybierano, zatrzymał się król dla odpoczynku we wsi Rudniku. Tam zjadłszy u pleba na obiad, postanowił zażyć nieco spoczynku, albowiem poprzedniej nocy oka nie zmrużył. Lejb gwardziści otoczyli dom, by nad bezpieczeństwem królewskim czuwać. Tymczasem księży pacholik od koni wymknął się chyłkiem ze wsi i dopadłszy z chodzącej po grodzi, skoczył na źrebaka i popędził do pana Czarnieckiego. Lecz pan Czarniecki znajdował się tym razem o dwie mile drogi, zaś przednia straż, złożona z półku księcia Dmitra Wiśniowieckiego, szła pod panem porucznikiem Szandarowskim, niedalej jak pół mili za Szwedami. Pan Szandarowski rozmawiał właśnie z Rochem Kowalskim, który z rozkazami od Kasztelana przyjechał, gdy nagle obaj ujrzeli nadlatującego, co koń wyskoczy pacholika. — Co to za diabeł tak pędzi? — rzekł Szandarowski. — Jeszcze na źrebaku. — Chłopak wiejski — odrzekł Kowalski. Tymczasem pachole przyleciało przed sam szereg i zatrzymało się dopiero wówczas, gdy źrebak, przestraszony widokiem koni i ludzi, stanął dęba i zarył kopytami w ziemię. Pacholik zeskoczył i trzymając go za grzywę skłonił się panom rycerzom. — A co powiesz? — spytał zbliżywszy się Szandarowski. — Szwedy u nas w plebanii. Gadają, że sam król między nimi — rzekł pachołek z iskrzącym wzrokiem — a siła ich nie będzie nad dwieście koni. Szandarowskiemu z kolei zaświeciły się oczy, lecz bał się zasadzki, więc spojrzał groźnie na chłopaka i rzekł — Kto cię przysłał? — Co mnie kto miał przysłać? Samem na rybaka na grodzi skoczył, ledwą się nie zatknął i czapkę zgubił. Dobrze, że mnie ścierwa nie obaczyli. Prawda biła z opalonej twarzy pacholika i ochotę miał widocznie wielką na Szwedów, bo mu policzki pałały i stał przed oficerami — trzymając jedną ręką za grzywę źrebca z rozwianym włosem, rozchełstaną koszulą na piersiach, oddychając szybko. — A gdzie reszta szwedzkiego wojska? — spytał chorąże. — Jeszcze o świtaniu przewaliło się ich tyle, żeśmy zrachować nie mogli, ale tamci poszli dalej, a ostała jeno jazda, a jeden śpił dobrodzieja, powiadają, że król. — Na to Szandarowski. — Chłopie, jeśli urzesz, szyja ci spadnie — ale jeśli prawdę mówisz, prosi o co chcesz. A pacholik skłonił mu się do strzemienia. Żebym tak zdrów był, nie chcę nijakiej nagrody jeno żeby mi wielmożny pan oficer siable dać kazał. A dać mu tam jaką szerpentynę! krzyknął na swoją czelać zupełnie już przekonany szandarowski. Inni oficerowie poczęli wypytywać jeszcze pacholika, gdzie dwór, gdzie wieś, co robią szwedzi. Ten zaś odrzekł: Pilnują, psiajuchy! Kiedybyście prosto poszli, to was obaczą, ale ja was za olszyną poprowadzę. Wydano wnet rozkazy i chorągiew ruszyła zrazu rysią, potem wskok. Pachołek jechał oklep na swoim źrebaku bez uzdy przed pierwszym szeregiem. Źrebaka piętami gołymi poganiał, a coraz to spoglądał promienistymi oczyma na obnażoną szerpentynę. Gdy już wieś było widać, wykręcił włozy i wiódł drogą, trochę grząską, ku olszynom, w których było jeszcze błotniściej. Za czym zwolnili koniom. Cichajcie, rzekł chłopak, jako się olszyna skończy, oni będą na prawo o ćwierć stajania. Więc poczęli się posuwać bardzo zwolna, bo i droga była trudna, a ciężkie konie jazdy zapadały się nieraz do kolan. Wreszcie olszyna poczęła żednąć i wyjechali na brzeg. Wówczas niedalej jako trzysta kroków ujrzeli idący nieco w górę obszerny Majdan, za nim dom księży otoczony lipami, między którymi widać było słomiane wiechetki ulów, na Majdanie zaś dwustu jeźdźców w czułemkowych hełmach i pancerzach. Olbrzymi jeźdźcy siedzieli na olbrzymich lubo wychudzonych koniach i stali w gotowości, jedni z rapierami przy ramionach, drudzy z muszkietami opartymi o uda, ale patrzyli wszyscy w inną stronę, ku głównej drodze, skąd jedynie mogli się spodziewać nieprzyjaciela. Wspaniały błękitny sztandar ze złotym lwem powiewał nad ich głowami. Dalej, na okół domu, stały straże po dwóch ludzi. Jedna z nich, zwrócona była ku olszynie, ale że słońce okrutnie grało i raziło oczy, a w olszynie, która już się pokryła bujnym liściem, było prawie ciemno, więc jeźdźców polskich nie mogła owa straż dostrzec. W szandarowskim, kawalerze ognistym, krew poczęła kipieć jak ukrop, lecz się pohamował i czekał, póki szereg się nie uładzi. Tymczasem Roch Kowalski położył swą ciężką rękę na ramieniu pachołka. Słuchaj, bąku, rzekł. A widziałeś króla? Widziałem, wielmożny panie szepnęło chłopie. Jakże wygląda? Po czym go poznać? Czarny okrutnie na gębie i czerwone wstęgi przy boku nosi. "Konia zaś jego poznałbyś? Koń też kary, z Łysiną. Na to, Roch, stajenny, pilnuj się mnie i pokaż mi go. Dobrze, panie, a prędko skoczym? Zamknij gębę. Tu umilkli i pan Roch modlić się począł do najświętszej panny, aby mu z Karolem spotkać się dozwoliła i prowadziła rękę w spotkaniu. Chwilę jeszcze trwała cisza, wtem koń pod samym szandarowskim parsknął okrutnie." Na to rajtar ze straży spojrzał, drgnął, jakby go coś podrzuciło w kulbacę i wypalił z pistoletu. Aua, aua, bij, morduj, zabij! uha, bij! Rozległo się w olszynie. I chorągiew wypadłszy jak grom z cienia, runęła ku szwedom. Uderzyła w dym, nim zdołali się wszyscy do niej czołem zwrócić i wnet poczęła się straszna rąbanina na szable tylko i rapiery, bo strzelać nikt nie miał czasu. W mgnieniu oka zepchnięto rajtarów na płot, który zwalił się z trzaskiem parciem zadów końskich i poczęto ich siec tak zapamiętale, iż stłoczyli się i zmieszali. Dwakroć próbowali się zewrzeć i dwakroć rozerwani utworzyli dwie osobne kupy, które w mgnieniu oka rozdzieliły się znowu na mniejsze, wreszcie rozsypały się jak ziarnka grochu, które chłop szuflą rzuci w powietrze nagle rozległy się rozpaczliwe głosy Król, król, ratujcie króla. Karol Gustaw zaś w pierwszej chwili spotkania wypadł z pistoletami w ręku i szpadą w zębach przez drzwi. Rajtar, który trzymał konia tuż przy drzwiach, podał mu go natychmiast. Król wskoczył na ni, skręciwszy koło samego węgła, rzucił się między lipy i ule, by tyłem wymknąć się z koła bitwy. Dobiegłszy do płotu, wspiął konia, przesadził płot i wpadł w kupę rajtarów, broniącą się prawemu skrzydłu polskiemu, które przed chwilą właśnie okrążywszy dom, zderzyło się za ogrodem ze szwedami. W konie! krzyknął Karol Gustaw i obaliwszy pchnięciem szpady jeźdźca polskiego, który już wznosił nań szable, jednym susem wydostał się z wiru bitwy. Zanim rajtarowie rozerwali szereg Polski i ruszyli całym pędem, jak stado jeleni gnane przez psy pędzi tam, gdzie je prowadzi rogacz przewodnik. Jeźdźcy polscy zwrócili za nimi konie i rozpoczęła się gonitwa. Jedni i drudzy wypadli na główną drogę prowadzącą z Rudnika do Bojanówka. Spostrzeżono ich z przedniego dziedzińca, na którym wrzała główna bitwa i wówczas to właśnie rozległy się głosy «Król, król, ratujcie króla!» Lecz rajtarowie na przednim dziedzińcu byli już tak przyciśnięci przez samego Szandarowskiego, że i o własnym nawet ratunku myśleć nie mogli. Pognał więc król w kupie nie większej nad dwunastu rajtarów, za nimi zaś pognało blisko trzydziestu towarzystwa, na czele zaś wszystkich Roch Kowalski. Pachołek, który miał mu króla pokazać, zamieszał się gdzieś w głównej bitwie, lecz Roch i sam poznał Karola Gustawa po bukiecie z czerwonych wstąg. Za czym pomyślał, że jego chwila nadeszła, pochylił się w kulbacie, ścisnął konia ostrogami i popędził jak wicher naprzód. Uciekający dobywając ostatnich sił z koni, rozciągnęli się po szerokiej drodze. Szybsze i lżejsze rumaki polskie poczęły ich jednak wkrótce dochodzić. Pierwszego rajtara dojechał roch bardzo prędko, więc wstał w strzemionach dla lepszego rozmachu i ciął strasznie. Rękę wraz z łopatką jednym okropnym zamachem odwalił i biegł wichrem, oczy na nowo w króla utkwiwszy. Następnie drugi rajtar zaczernił mu przed oczyma, zwalił drugiego. Trzeciemu przełupał hełm i głowę na dwie połowy i rwał dalej, króla jedynie na oku mając. Wtem konie poczęły rajtarom rozpierać się i padać. Chmura jeźdźców polskich dognała ich i wysiekła w mgnieniu oka. Pan Roch pomijał już ludzi i konie, by czasu nie tracić. Przestrzeń między nim a Karolem Gustawem poczęła się zmniejszać. Dwóch już tylko jeźdźców przedzielało ich na przestrzeni kilkudziesięciu kroków. Wtem strzała, puszczona z łuku przez któregoś z towarzyszów, Zaśpiewała koło ucha panu Rochowi i utkwiła w krzyżach pędzącego przed nim rajtara, a ów zakołysał się w prawo, w lewo, wreszcie wygiął się w tył, zaryczał nieludzkim głosem i spadł z kulbaki. Między Rochem a królem został już tylko jeden. Lecz ten jeden, pragnąc widocznie ratować króla, zamiast uciekać zawrócił konia. Pan Roch dobiegł i nie tak kula armatnia znosi człowieka z kulbaki, jak on zwalił go na ziemię, po czym, wydawszy krzyk okropny, rzucił się na kształt rozjuszonego odyńca przed siebie. Król byłby mu może stawił także czoło i zginąłby niechybnie, ale za Rochem nadlatywali inni i strzały poczęły świstać. Lada chwila, która z nich mogła zranić konia, więc król ścisnął go jeszcze mocniej piętami. Twarz pochylił na grzywe i rwał przed sobą przestrzeń na kształt jaskółki ściganej przez jastrzębia. Zaś pan Roch począł swego nie tylko ostrogami bość, ale płazem szabli okładać i tak pędzili jeden za drugim. Drzewa, kamienie, łozy migały im w oczach, wiatr świstał w uszach. Kapelusz królowi spadł z głowy, rzucił wreszcie i kieskę, sądząc, że nieubłagany jeździec ułakomi się na nią i pogoni zaniecha. Lecz Kowalski ani na nią nie spojrzał i walił coraz silniej konia, który począł wreszcie stękać z wysilenia. Pan Roch zaś widocznie zapamiętał się ze wszystkim, bo biegnąc ją krzyczeć głosem, w którym obok groźby drgała i prośba – stój na miłosierdzie boskie! Wtem koń królewski potknął się tak silnie, że gdyby król całą siłą nie podtrzymał go cuglami, byłby upadł. Roch ryknął jak żubr, przestrzeń dzieląca go od króla zmniejszyła się znacznie. Po chwili rumak zaplątał się drugi raz i znów, nim król go ustawił na nogach, roch zbliżył się o kilkanaście sążni. Wówczas wyprostował się już w kulbace jak do cięcia. Straszny był. Oczy wyszły mu na wierzch, a zęby błysnęły z rudawych wąsów. Jeszcze jedno potknięcie konia, jeszcze chwila, a losy całej Rzeczypospolitej, losy Szwecji i całej wojny byłyby rozstrzygnięte. Lecz rumak królewski znów biec począł. Król zaś odwróciwszy się błysnął lufami dwóch pistoletów i po dwakroć dał ognia. Jedna z kul strzaskała kolano rochowego Bachmata. Ten wspiął się, a następnie padł na przednie nogi i zarył nos nozdrzami w ziemię. Król mógłby był w tej chwili rzucić się na swego prześladowcę i przeszyć go szpadą na wylot, lecz w odległości dwustu kroków nadlatywali inni jeźdźcy polscy, więc pochylił się na nowo w kulbacę i pomknął jak strzała z tatarskiego łuku puszczona. Roch wydobył się spod konia. Chwilę popatrzył bezprzytomnie za uciekającym, następnie zatoczył się jak pijany, Siadł na drodze i począł ryczeć jak niedźwiedź. Król zaś coraz był dalej, dalej, dalej. Wreszcie począł zmniejszać się, topnieć i znikł w czarnej opasce hojarów. Wtem skrzykiem i hukaniem nadbiegli towarzysze rocha. Było ich z piętnastu, którym dopisały konie. Jeden z nich niósł kieskę królewską, drugi kapelusz, na którym czarne strusie pióra były diamentami upięte. Ci obaj poczęli wołać twoje to, twoje towarzyszu, słusznie ci się to należy, a inni wiesz kogoś gonił, wiesz kogoś dojeżdżał, to był sam Karolus. Na Boga, póki żyw tak nie uciekał przed nikim jak przed tobą, chwałą niezmierną się okryłeś, kawalerze. A co rajtarów przedtem nauszczył, nim się za samym królem wysforował, małość to szablą rzeczypospolitej w mignie zbawił. Bierz kiesę, bierz kapelusz. Zacny był koń, ale dziesięć takich za te skarby kupisz. Roch spoglądał na nich osłupiałymi oczyma, na koniec zerwał się i zakrzyknął Jam Kowalski, a to pani Kowalska, idźcie do wszystkich diabłów. Rozum mu się pomieszał, poczęto wołać. Konia mi dawajcie, jeszcze doścignę, wołał Roch lecz oni wzięli go pod ręce i choć się rzucał, poprowadzili nazad ku Rudnikowi, uspokajając i pocieszając po drodze. – Dałeś mu Pietra! – wołali. – Na co mu to przyszło temu Wiktorowi, temu pogromicielowi tylu państw, miast, wojsk? <trych> – Ha, Poznał polskich kawalerów! – sprzykrzy mu się w Rzeczypospolitej ciasne nań termina przyszły – Wiwat Roch Kowalski! Wiwat, wiwat najmężniejszy kawaler! Chluba całego wojska! I poczęto pić z manierek. Dano i Rochowi, a on do dna jeden bukłaczek wychylił i pocieszył się zaraz znacznie. W czasie owego pościgu za królem, na bojanowskiej drodze rajtarzy przed plebanią bronili się jednak zgodną tego sławnego pułku odwagą. Lubo napadnięci niespodzianie i zrazu bardzo prędko rozproszeni, Równie prędko zebrali się przez to samo, że ich otoczono gęstą kupą koło błękitnego sztandaru. Ani jeden nie poprosił o pardon, ale stanąwszy koń przy koniu, ramię przy ramieniu, bodli rapierami tak zaciekle, iż przez chwilę zwycięstwo zdawało się chylić na ich stronę. Trzeba ich było albo na nowo rozrywać, co stało się niepodobnym, gdyż na otaczała ich wstęga polskich jeźdźców, albo wyciąć do nogi. Uznał tę drugą myśl za lepszą Szandarowski, więc opasawszy kupę jeszcze ciaśniejszym pierścieniem, sam rzucał się na nieprzyjaciół jak ranny krzeczot na stado długodziobych żurawi. Uczyniła się rzeź sroga i tłok. Szable brzęczały o rapiery, rapiery łamały się o furdymenta szabel. Czasem koń wspinał się jak delfin nad morską falę i po chwili wpadał w wir i koni. Krzyki ustały, Rozlegał się tylko kwik koński, przeraźliwy brzęk żelaza i sapanie zdyszanych piersi rycerskich. Niezwykła zaciekłość opanowała serca Polaków i Szwedów. Walczono z łamkami szabel i rapierów. Jedni sczepiali się z drugimi na kształt jastrzębi, chwytano się za włosy, wąsy, gryziono zębami. Ci, którzy spadli z koni, a jeszcze na nogach utrzymać się mogli, żgali nożami w brzuchy końskie włydy jeźdźców. W dymie, w wyziewach koni, w straszliwym uniesieniu bojowym Ludzie zmieniali się w olbrzymów i zadawali ciosy olbrzymie Ramiona zmieniały się w maczugi, szable w błyskawice Jednym zamachem rozbijano hełmy stalowe jak garnki Rażono się przez łby, odwalano ręce z mieczami Cięto się bez wytchnienia, cięto bez pardonu, bez miłosierdzia Z podwiru ludzi i koni krew strumieniami poczęła spływać po Majdanie Olbrzymi, błękitny sztandar pływał jeszcze nad Kołem Szwedzkim, lecz kolisko zmniejszało się z każdą chwilą. Jak gdy żniwiarze staną z dwóch stron łanu i poczną migotać sierpami, łan niknie, a oni widzą się coraz bliżej, tak pierścień Polski zaciskał się coraz bardziej tak, iż walczący z jednej strony mogli już dojrzeć krzywe szable walczących po przeciwnej. Pan Szandarowski szalał jak huragan i wżerał się w Szwedów, jako zgłodniały wilk wżera się paszczą w mięso świeżo zduszonego konia, lecz jeden jeździec go furją przewyższył, a było nim owo pachole, które pierwsze znać dało o Szwedach w rudniku, a teraz skoczyło wraz z całą chorągwią na nieprzyjaciela. Księży źrebiec trzylatek, który dotąd chadzał spokojnie po grodzi, naciskany przez konie, nie mogąc się wyrwać ze skrzętu, rzekłbyś, wściekł się, jaki jego pan. Więc ze stulonymi uszyma, z oczami wyszłymi na wierzch głowy, z najeżoną grzywą parł naprzód, kąsał, wierzgał. Chłopak zaś szablą, jak cepem, machał na oślep, w prawo, w lewo, od ucha. Płowa czupryna spłynęła mu krwią. Ostrza rapierów podziurawiły mu ramiona i uda. Twarz miał pociętą, lecz owe rany podniecały go tylko. Bił się w zapamiętaniu, jak człowiek, który o własnym życiu zdesperował i pragnie tylko pomścić śmierć swoją. Tymczasem jednak zastęp szwedzki zmniejszał się, jak kupa śniegu, którą polewają ze wszystkich stron kropem. Wreszcie koło królewskiego sztandaru zostało się tylko kilkunastu. Mrowie polskie pokryło się zupełnie, a oni umierali ponuro z zaciśniętymi zębami. Żaden rąk nie wyciągnął, żaden nie zawołał litość. Wtem w zamęcie rozległy się głosy Chorągiew, brać, chorągiew. Usłyszawszy to, pachoł żgnął sztychem źrebca i rzucił się jak płomień naprzód, gdy zaś każdy z rajtarów stojących przy sztandarze miał na sobie dwóch lub trzech jeźdźców polskich Chłopak chlasnął chorążego szablą przez gębę, a ten ręce rozkrzyżował i pochylił się twarzą na grzywę końską. Błękitny sztandar upadł razem z nim. Najbliższy rajtar, krzyknąwszy okropnie, chwycił natychmiast za drzewce, zaś chłopak ujął za płachtę, szarpnął, oddarł w mgnieniu oka, zwinął ją w kłąb i przyciskając obu rękoma do piersi, począł wrzeszczeć w niebo głosy: Mam! Nie dam! Mam! Nie dam! Ostatni pozostali rajtarowie rzucili się na niego z wściekłością jeden pchnął go jeszcze przez chorągiew i przeszył mu ramię, lecz w tej chwili rozniesiono wszystkich na szablach w puch, za czym kilkanaście krwawych rąk wyciągnęło się ku chłopakowi. Chorągiew, dawaj chorągiew poczęto wołać. Szandarowski poskoczył mu z pomocą: zaniechać go! On wziął w moich oczach! Niech ją samemu kasztelanowi odda! — Jedzie, Kasztelan, jedzie! — ozwały się liczne głosy. Jakoż z dala ozwały się wojenne krzywuły i na drodze od strony grodzi ukazała się cała chorągiew pędząca w skok ku plebanii. Była to chorągiew flaudańska. Na jej czele jechał sam pan Czarniecki. Dobiegłszy, widząc, iż wszystko już skończone, wstrzymali konie. Żołnierze Szandarowskiego poczęli się sypać ku nim. Poskoczył i szandarowski z relacją do kasztelana, tak zaś był spracowany, że z początku tchu złapać nie mógł, bo i dygotał jak w febrze i głos urywał mu się co chwila w gardzieli. Sam król był nie wiem, jeżeli uszedł, uszedł, uszedł ozwali się ci, którzy patrzyli na gonitwę. Chorągiew wzięta, trupa moc. Czarniecki nie rzekł ni słowa posunął się z koniem ku pobojowisku, które okrutny i żałosny przedstawiało widok przeszło dwieście trupów szwedzkich i polskich leżało mostem jeden tuż koło drugiego, często jeden na drugim. Niektórzy trzymali się za włosy niektórzy poumierali gryząc się wzajemnie zębami lub szarpiąc się pazurami, a znów inni dzierżyli się jakoby w braterskim objęciu lub leżeli, wsparci głowami, na piersiach nieprzyjaciół. Wiele twarzy było tak stratowanych, że nie pozostało w nich nic człowieczego. Te zaś, których nie zdruzgotały kopyta, oczy miały otwarte, pełne przerażenia, grozy bojowej, wściekłości. Krew chlupotała w rozmiękłej ziemi pod nogami kasztelańskiego konia, które wnet poczerwieniały wyżej pęcin. Zapach krwi i potu końskiego drażnił nozdrza i tamował dech w piersiach. Kasztelan patrzył takim okiem na owe ciała ludzkie, jakim dziedzic patrzy na powiązane snopy pszeniczne mające bruk napełnić. Zadowolenie odbiło się na jego twarzy. W milczeniu objechał dookoła plebanii, popatrzył na trupy leżące z drugiej strony zasadem, za czym powrócił zwolna na główne bojowisko. Rzetelną tu widzę robotę, rzekł, i kontent jestem z waszmościów. Oni zaś wyrzucili krwawymi rękoma czapki w górę. Wiwat, Czarniecki! Daj Bóg drugie prędkie spotkanie. Wiwat, wiwat! A kasztelan na to, pójdziecie do tylnej straży dla wypoczynku. Mości, Szandarowski, a kto wziął chorągiew? Dawajcie pachołka, zakrzyknął Szandarowski. Gdzie on? Żołnierze skoczyli szukać i znaleźli pacholika, siedzącego pod ścianą stajenną przy źrebcu, który padł z ran i ostatnie właśnie tchnienie wydawał. Na pierwszy rzut oka zdawało się, że i chłopakowi niewiele się należy, trzymał jednak chorągiew obu rękoma i przy piersiach. Porwano go natychmiast i przyprowadzono przed kasztelana. Stanął tedy bosy, rozczochrany z nagą piersią, z koszulą i sukmaniną w strzępach, Zamazany krwią szwedzką i własną, jak nieboskie stworzenie, chwiejący się na nogach, ale z ogniem nie zgasłym jeszcze w źrenicach. Zdumiał się pan Czarniecki na jego widok. Jakże to spytał, ten zdobył królewską chorągiew? Własną ręką i własną krwią odparł szandarowski. On także pierwszy dał znać o szwedach, a potem w największym ukropie tyle dokazywał, że mnie samego i wszystkich superawid. Prawda jest, rzetelna prawda, jakoby kto spisał, zakrzyknęli towarzysze. Jak ci na imię? Spytał chłopaka pan Czarniecki. Michałko. Czy jesteś? Księży. Byłeś księży, ale będziesz swój własny, odrzekł Kasztelan. Lecz Michałko nie słyszał już ostatnich słów, bo z ran, z upływu krwi, zachwiał się i padł głową na kasztelańskie strzemie. Wziąć go, dać mu wszelki starunek Ja w tym, że na pierwszym sejmie równy on wszystkim waszmościom będzie stanem Jako duszą już dziś równy Godzien tego, godzien! zakrzyknęła szlachta Po czym wzięto Michałka na nosze i wniesiono do plebanii Zaś pan Czarniecki słuchał dalszej relacji, którą nie Szandarowski już składał Ale ci, którzy pościg pana Rocha za Karolem Gustawem widzieli Okrutnie uradował się tym opowiadaniem pan Czarniecki, aż się za głowę chwytał, to znów dłońmi po kolanach uderzał, bo rozumiał, że po takim terminie znacznie musi upaść duch w Karolu. Pan za niemniej nie mniej się radował i biorąc się w boki z dumą powtarzał do rycerstwa, ha, zbójco, gdyby był Karolusa doścignął, sam diabeł nie potrafiłby mu go odjąć. Moja krew, jak mi Bóg miły, moja krew! Pan zagłoba z biegiem czasu i sam uwierzył w to święcie, że jest wujem Rocha Kowalskiego. Tymczasem pan Czarniecki kazał szukać młodego rycerza, ale nie mogli go znaleźć, bo pan Roch ze wstydu i zmartwienia wlazł do stodoły, zakopał się w słomę i usnął tak mocno, że dopiero na zajutrz dzień dogonił chorągiew. Ale jeszcze był bardzo strapiony i nie śmiał pokazać się wujowi na oczy. Ten wszelako sam go poszukał i pocieszać zaczął, nie frasuj się, Rochu, mówił. Wielką i tak chwałą się okryłeś. Sam słyszałem, jak cię pan Kasztelan wysławiał. Kiep powiada na oko, że i trzech zda się nie zliczy, a to widzę ognisty kawaler, który reputację całego wojska podniósł. Pan Jezus mi nie pobłogosławił, rzekł Roch, bom się poprzedniego dnia upił i pacierzam wieczorem zaniechał. Jeno, nie próbuj wyroków boskich dochodzić, Żebyś zaś jeszcze nie pobluźnił. Co możesz na plecy brać, to bierz, ale na rozum nie bierz, gdyż zaraz będziesz szwankował. Bom już był tak blisko, że mnie pot od jego konia zalatywał. Byłbym go do kulbaki przeciął, wuj to myśli, że ja zgoła nie mam rozumu. Na to zagłoba. Każde bydle ma swój rozum. Setny chłop z ciebie rochu Pociechy mi jeszcze nie raz przysporzysz. Daj Boże, żeby twoi synowie mieli ten sam w pięści rozum. A nie potrzebuję, rzekł Roch. Ja jestem Kowalski, a to pani Kowalska. Rozdział siódmy Po rudnickich terminach poszedł król dalej w klin między Sana Wisłę i nie przestał po staremu stylną strażą iść, bo był nie tylko znamienitym wodzem, ale i rycerzem odwagi niezrównanej. Szli za nim pan Czarniecki, pan Witowski, pan Lubomirski i napędzali go jako zwierza do sieci. Luźne partie hałasowały dniem i nocą nad Szwedami, żywności było coraz mniej, wojsko coraz bardziej znużone i na duchu upadłe, zguby pewnej oczekujące. Zaszyli się na koniec Szwedzi w sam kąt, gdzie się dwie rzeki schodzą i odetchnęli. Tu już z jednej strony broniła ich Wisła, z drugiej sam, szeroko jako zwykle wiosną rozlane, zaś trzeci bok trójkąta umocnił król potężnymi szańcami, na które pozaciągano działa. Nie do zdobycia to była pozycja, jeno można w niej było z głodu umrzeć. Ale i pod tym względem lepszej nabrali Szwedzi otuchy, gdyż spodziewali się, że im z Krakowa i innych fortec nadbrzeżnych wodą komendanci spyrze przyślą. Od zaraz pod bokiem był Sandomierz, w którym pułkownik Szynkler znaczne nagromadził zapasy. Toż i wnet je nadesłał, więc jedli, pili, spali, a zbudziwszy się, śpiewali luterskie psalmy na chwałę Bogu, że ich z tak ciężkiej toni wyratował. Lecz pan Czarniecki nowe gotował im ciosy. Sandomierz w szwedzkim ręku mógł ciągle przychodzić w pomoc głównej armii, umyślił więc pan Czarniecki jednym zamachem odebrać miasto, zamek, a Szwedów wyciąć. Okrutne im sprawimy widowisko, mówił na Radzie Wojennej. Będą patrzeć z tamtego brzegu, jako na miasto uderzym, a z pomocą przez Wisłę przyjść nie potrafią. My zaś, mając sandomierz, żywności z Krakowa odwirca nie puścimy. Pan Lubomirski, pan Witowski i inni starzy wojownicy odradzali panu Czarnieckiemu ten postępek. Dobrze by było, mówili, opanować tak znaczne miasto i siła moglibyśmy Szwedom tym zaszkodzić, ale jak go wziąć? Piechoty nie mamy, armat wielkich nie mamy, trudno by jazda na mury się darła. Na to pan Czarniecki, albo to nasi chłopi źle się na piechotę biją? Bylem takich Michałków parę tysięcy znalazł, wezmę nie tylko Sandomierz, ale i Warszawę! I nie słuchając dłużej niczyich rad, przeprawił się przez Wisłę. Ledwie po okolicy głos poszedł, sypnęło się do niego parę tysięcy luda, kto z kosą, kto z rusznicą, kto z muszkietem, i ruszyli pod sandomierz. Wpadli do miasta dość niespodzianie i po ulicach wszczęła się rzeźba okrutna. Szwedzi bronili się zaciekle z okien, z dachów, lecz wytrzymać nawałności nie mogli. Wygnieciono ich jak robactwo po domach i wyparto całkiem z miasta. Szynkler schronił się zresztą do zamku, lecz Polacy tym, że impetem ruszyli za nimi. Rozpoczął się szturm do brami murów. Poznał Schinkler, że i w zamku się nie utrzyma, więc zgarnął, co mógł, ludzi, rzeczy, zapasów żywności i, wsadziwszy na szkuty, przeprawiał się do króla, który patrzył z drugiego brzegu na klęskę swoich, nie mogąc im iść w pomoc. Zamek wpadł w ręce polskie. Lecz chytry szwed uchodząc podsadził pod mury po piwnicach beczki z prochem i z zapalonymi lontami. Zaraz, stanąwszy przed obliczem króla, powiedział mu tę wiadomość, aby mu serce rozweselić. Zamek w powietrze wyleci ze wszystkimi ludźmi, rzekł. Może i sam Czarniecki zginie. Jeśli tak, to i ja chcę widzieć, jako pobożni Polacy do nieba lecieć będą, odrzekł król i pozostał ze wszystkimi generałami na miejscu. Tymczasem, mimo zakazów Czarnieckiego, który zdradę przewidywał, wolentarze i chłopi rozbiegli się po całym zamku dla szukania ukrytych Szwedów i dla rabunku. Trąby grały larum, by kto żyw chronił się do miasta, lecz oni nie słyszeli tych głosów lub nie chcieli na nie zważać. Nagle zatrzęsła się im ziemia pod nogami, grzmot straszny i huk targnęły powietrzem, Olbrzymi słup ognia strzelił do góry, wyrzucając w powietrze ziemię, mury, dachy, cały zamek i przeszło pięćset ciał tych, którzy się cofnąć nie zdołali. Karol Gustaw w boki się wziął z radości, a usłużni dworacy wnet zaczęli powtarzać jego słowa: Do nieba idą Polacy, do nieba, do nieba! Lecz przedwczesna to była radość, bo niemniej sandomierz został w ręku polskim i nie mógł już zaopatrywać w żywność głównej armii. Zamkniętej w kącie rzecznym. Pan Czarniecki rozbił obóz naprzeciw Szwedów po drugiej stronie Wisły i pilnował przeprawy. Zaś pan Sapiecha, hetman wielki-litewski i wojewoda wileński nadciągnął z Litwinami z drugiej strony i położył się za samym. Obsaczono tedy Szwedów zupełnie. Chwycono ich jakoby w kleszcze. Potrzask zapadł! mówili między sobą żołnierze w polskich obozach. Każdy bowiem, najmniej nawet ze sztuką wojenną obznajmiony, rozumiał, że zguba wisi nad najezdnikami nieuchronna, chyba by nadeszły na czas posiłki i wyrwały ich toni. Rozumieli to i Szwedzi. Co rano oficerowie i żołnierze przychodząc nad brzeg Wisły spoglądali z rozpaczą w oczach i w sercu na czerniejące po drugiej stronie zastępy groźnej jazdy Czarnieckiego. Następnie szli nad San, tam znów wojska sapierzyńskie czuwały dzień i noc gotowe przyjąć ich szablą i muszkietem. O przeprawie bądź przez san, bądź przez Wisłę, póki oba wojska stały w pobliżu, nie było co im myśleć. Mogliby chyba Szwedzi wracać do Jarosławia tąż samą drogą, którą przyszli, ale to wiedzieli, że w takim razie ani jeden z nich nie zobaczyłby już Szwecji. Poczęły więc im płynąć ciężkie dni. Cięższe jeszcze, bo swarliwej, i pełne hałasów noce, żywność znowu się kończyła. Tymczasem pan Czarniecki, zostawiwszy komendę nad wojskiem panu Lubomirskiemu i wziąwszy laudańską chorągiew dla asysty, przeprawił się przez Wisłę powyżej ujścia Sanu, aby się z panem Sapiechą zobaczyć i o dalszej wojnie z nim naradzić. Tym razem nie potrzeba było pośrednictwa zagłoby, aby dwóch wodzów do siebie dopasować. Obaj bowiem miłowali ojczyznę więcej niż każden siebie samego, obaj byli gotowi dla niej poświęcić prywatę, miłość własną i ambicje. Hetman litewski nie zazdrościł Czarnieckiemu, Czarniecki również hetmanowi owszem obaj się wielbili wzajemnie, to też spotkanie między nimi było takie, że aż najstarszym żołnierzom łzy stanęły w oczach. Rośnie rzecz pospolita! Raduje się miła ojczyzna, gdy tacy jej synowie w ramiona się biorą! Mówił do Wołodyjowskiego i Skrzetuskich Zagłoba. Czarniecki straszny wojennik i szczera dusza, ale i sapia do rany przyłóż, to się zgoi. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili. to skóra by na Szwedach spieszła, żeby owe afekta największych ludzi widzieć mogli. Czymże to oni nas bowiem zawojowali, jeżeli nie niezgodą, a zawiścią panów? Zali siłą nas zmogli, co? O, takich rozumiem, dusza w człeku skacze na widok takiego spotkania. Ręczę też wami za to, że nie będzie suche, bo Sapio okrutnie uczty lubi, a już z takim konfidentem chętnie sobie cuglów popuści. Bóg łaskaw, złomija, Bóg łaskaw, mówił Jan Skrzetuski. Obacz, abyś nie bluźnił, odrzekł mu na to Zagłoba. Każde zło musi minąć, bo gdyby wiecznie trwało, to byłby dowód, że diabeł rządzi światem, nie zaś Pan Jezus, który miłosierdzie ma nieprzebrane. Dalszą rozmowę przerwał im widok Babinicza, którego wyniosłą postać ujrzeli z dala ponad falą głów innych. Pan Wołodyjowski i Zagłoba poczęli zaraz kiwać na niego, lecz on tak zapatrzony był w Pana Czarnieckiego, że ich zrazu nie zauważył. — Patrzcie! — rzekł Zagłoba. Jakoś się chłop zmizerował. Nie musiał wiele wskurać przeciw księciu Bogusławowi, odpowiedział Wołodyjowski. Inaczej byłby weselszy. I pewno, że nie wskurał. Wiadomo, że Bogusław pod Malborgiem razem ze Sztejnbokiem przeciw fortecy czyni. W Bogu nadzieja, że nic nie sprawią. Na to pan Zagłoba. Choćby też i Malborg wzięli my tymczasem Karolum Gustawum Captiva Bimus. Obaczym, czy fortecy za króla nie oddadzą. Patrzcie, Babinicz jedzie już do nas, przerwał Skrzetuski. On zaś istotnie, dostrzegłszy ich, począł odsuwać tłum na obie strony i dążyć ku nim, kiwając im czapką i uśmiechając się z daleka. Przywitali się jak dobrzy znajomi i przyjaciele. Co słychać? Cóżeś, panie kawalerze, uczynił z księciem? pytał Zagłoba. Źle słychać, źle, ale nie pora o tym powiadać. Teraz do stołów zasiądziemy. Waszmościowie zostaniecie tu na noc. Chodźcież do mnie, pouczcie na nocleg między moich Tatarów. Szałas mam wygodny, to sobie przy kielichach pogawędzim do rana. Jak tylko ktoś mądrze mówi, nie ja się przeciwię. odparł Zagłoba. Powiedz nam, jeno, od czegoś tak wymizerniał. Bo mnie w bitwie razem z koniem obalił i rozbił ten piekielnik, jako gliniany garnek że jeno od tej pory żywą krwią pluwa mi przyjść do siebie nie mogę. W miłosierdziu pana naszego Chrystusa nadzieja, że jeszcze krew z niego wytoczę, ale teraz chodźmy, bo już pan Sapiecha z panem Czarnieckim poczynają sobie świadczyć i o pierwszy krok się ceremoniować. Znak to, że stoły gotowe. Z wielkim sercem tu na was czekamy, boście też Juchy Szwedzkiej dość rozlali. Niech inni mówią, jakem dokazywał, rzekł Zagłoba. Mnie nie wypada. Wtem całe tłumy ruszyły się i poszli wszyscy na majdan między namioty, na którym zastawione były stoły. Pan Sapiecha wystąpił na cześć pana Czarnieckiego jak król. Stół, przy którym posadzono kasztelana, był szwedzkimi chorągwiami nakryty. Miody i wina lały się ze stągiew, a szobaj wodzowie podchmielili sobie nieco pod koniec. Nie brakło wesołości, żartów, wiwatów, gwaru, aż lubo pogoda była cudna i słońce nad podziw dogrzewało. Chłód wieczorny spędził wreszcie ucztujących. Wówczas Kmicic zabrał swoich gości między Tatarów. Siedli tedy w jego namiocie na łubach, obficie wszelakiego rodzaju zdobyczą wypchanych i gwarzyć poczeli o Kmicicowej wyprawie. Bogusław teraz jest pod Malborgiem, mówił pan Andrzej. A inni powiadają, że u elektora, z którym razem na odciecz królowi ma ciągnąć. To lepiej, to się spotkamy. Wy, młodzi, nie umiecie sobie z nim poradzić. Obaczym, jak sobie stary da rady. Z różnymi się spotykał, ale z zagłobą jeszcze nie. Powiadam, że się spotkamy. Chyba mu książe Janusz w testamencie zalecił, żeby zagłobę zdala omijał. Może to być. Elektor chytry człek, rzekł Jan Skrzetuski, i niech tylko ujrzy, że z Karolusem źle, wnet będzie wszystkie obietnice i przysięgi relaksował. A ja wam mówię, że nie, rzekł Zagłoba, nikt nie jest na nas bardziej zawzięty jako prusak. Gdy twój sługa, który cię pod nogi musiał podejmować i szaty twoje czyścić, Panem Twoim przy odmianie fortuny zostanie, to właśnie tym będzie stroższy im byłeś mu panem łaskawszym. To zaś czemu pytał Wołodyjowski? Bo mojego służebna kondycja w pamięci zostanie i mścił się będzie za nią na tobie, choćbyś mu same dobrodziejstwa świadczył. Mniejsza z tym, rzekł Wołodyjowski. Nieraz też się zdarza, że i pies pana w rękę ukąsi. Niech nam babinicz lepiej o swojej wyprawie powiada. Słuchamy, rzekł Skrzetuski. Kmicic, pomilczawszy chwilę, nabrał tchu i począł rozpowiadać o ostatniej wojnie sapierzyńskiej z Bogusławem, o klęsce tego ostatniego pod Janowem, na koniec o tym, jak książę Bogusław, rozbiwszy w puch Tatarów, jego samego wraz z koniem na ziemię obalił i z życiem uszedł. A powiadałeś wasz, mość", przerwał Wołodyjowski, że go będziesz ze swymi Tatary choćby do Bałtyku ścigał. Na to kmicic. A waszmość mnie powiadałeś także w swoim czasie, jako tu obecny pan Skrzetuski, gdy mu bohun umiłowaną dziewkę porwał, przecie i jej, i zemsty zaniechał dlatego, że ojczyzna była w potrzebie. Z kim kto przestaje, takim się staje. Jam zaś z waszmościami się zadał i śladem ich iść pragnę. Bog dajcie tak Matka Boska nagrodziła, jak Skrzetuskiemu, odrzekł Zagłoba. Wszelako... Wolałbym, żeby twoja dziewka była teraz w puszczy niż w bogusławowym ręku. Nic to, zakrzyknął Wołodejowski. Odzyszczesz ją. Mam ja do odzyskania nie tylko jej personę, ale jej estymę i afekt. Jedno przyjdzie za drugim, rzekł pan Michał. Choćbyś osobę miał i gwałtem brać, jako to wówczas, pamiętasz, tego nie uczynię więcej. Tu począł pan Andrzej wzdychać ciężko, a po chwili rzekł. Nie tylko tamtej nie odzyskał, ale jeszcze i drugą Bogusław mi porwał. Czysty Turek, jak mi Bóg miły! Zakrzyknął za głoba, a pan Michał począł wypytywać. Jaką drugą? A, siła powiadać, odrzekł Kmicic. Była jedna dziewka, okrutnie gładka, w Zamościu, która się panu staroście Kałuskiemu haniebnie podobała. Uf, że siostry księżnej Wiśniowieckiej się boi, nie śmiał przy niej zbyt nacierać. Umyślił tedy dziewkę wysłać ze mną, niby do pana sapiechy, po spadek na litwie, w rzeczy zaś dlatego, by mi ją o pół mili za zamościem odjąć i w jakiej pustce osadzić, w której by nikt zapałom jego nie mógł przeszkadzać. Ale ja zwietrzył te intencje. Chcesz ty ze mnie, pomyślałem, rajfura swego uczynić, czekaj! I ludzi mu wybatożyłem, a pannę w całej panieńskiej cnocie do pana sapiechy odwiozłem. — Mówię, wać państwu, dziewka krasna jako szczygieł, ale zacna. — Ja też już, inny człek, a moi kompanionowie, panie świeć nad ich duszą, dawno już popruchnieli w ziemi. — A Cóż to była za dziewka? — spytał Zagłoba. — Z zacnego domu, respektowa księżnej pani Wiśniowieckiej. Niegdyś była zmówiona z Litwinem pod Bipiętą, któregoście waćpanowie znali, a Nusia Bożobochata wrzasnął, zrywając się z miejsca Wołodyjowski. Zagłoba zerwał się także z kupy wojłoków. — Panie Michale, pohamuj się! Lecz pan Wołodyjowski skoczył jak kotku Kmicicowi. — Ty żeś zdrajco, dał ją porwać Bogusławowi? — Nie krzywdź mnie, rzekł Kmicic. Odwiozłem ją szczęśliwie do Hetmana, staranie o niej takowe jak o siostrze mając, a Bogusław porwał ją nie mnie, ale innemu oficerowi, z którym pan Sapiecha do swojej rodziny ją odesłał, a który zwał się Głowbicz czy jak, dobrze nie pamiętam. Gdzie on jest? Nie masz go tu, bo poległ. Tak przynajmniej oficerowie sapierzyńscy powiadali. Ja osobno z tatary Bogusława podchodziłem, więc dobrze nie wiem, ale miarkując twojej alteracji, widzę, że jednaki nas termin spotkał, jeden człowiek nas pokrzywdził. A skoro tak jest, to się przeciw niemu połączmy, by wspólnie krzywdy i zemsty dochodzić. Wielki on pan i wielki rycerz. A przecie myślę, że ciasno mu będzie w całej Rzeczypospolitej, gdy takich dwóch będzie miał wrogów. Masz moją rękę, odrzekł Wołodyjowski. Już my odtąd druchy na śmierć i życie. Którem go pierwszy znajdzie, ten mu za dwóch zapłaci. Dałby Bóg mnie pierwszemu, bo że jego krew wytoczę, to jako amen w pacierzu. Tu pan Michał począł tak okrutnie wąsikami ruszać i po szabli się macać, że pana za głowę aż strach wziął. Wiedział bowiem, że z panem Michałem nie ma żartów. Nie chciałbym ja być teraz księciem Bogusławem, rzekł po chwili. Choćby mi kto całe inflanty do tytułu dodał. Dość jednego takiego żbika jak kmicic mieć na sobie, a cóż dopiero pana Michała. Ba, mało tego, bo i ja z wami foedus zawieram. Moja głowa, wasze szable. Nie wiem, czyli jest potentat w chrześcijaństwie, który by przed taką potęgą nie zadrżał. Do tego i pan Bóg prędzej później umknie mu fortuny, bo nie może być, aby na zdrajcę i heretyka kary nie było. Kmicic już mój tak nieźle sadła za skórę zalał. Nie neguję, że spotkała go ode mnie niejedna konfuzja odrzekł pan Andrzej. I kazawszy nalać kielichy opowiedział jako sorokę z więzów uwolnił. Zamilczał tylko o tym, że pierwej się do nukra dziwiłowi rzucił bo na samo wspomnienie tej chwili krew go zalewała. Pan Michał rozweselił się, słuchając opowiadania, a w końcu rzekł Niech ci Bóg sekunduje, Jendrek. Z takim rezolutem można by i do piekła iść, to tylko bieda, że nie zawsze będziemy mogli razem chodzić, bo służba służbą. Mnie mogą wysłać w jedną stronę Rzeczypospolitej, ciebie w drugą. Nie wiadomo, który na niego pierwszy trafi. Kmicic pomilczał chwilę. Po sprawiedliwości, ja powinienem był go dostać. Jeśli znów tylko z konfuzją nie wyjdę, bo wstyd przyznać się, ale ja na rękę temu piekielnikowi zdzierżyć nie mogę. To ja cię wszystkich moich arkanów wyuczę, zawołał Wołodyjowski. Albo ja, rzekł Zagłoba. Nie, wybaczaj, waszmość, wolę u Michała się uczyć, odparł knicic. Choć on taki rycerz. — A przecież się go z panią Kowalską nie boję, bylebym był wyspan — wtrącił Roch. — Cicho, Rochu — odpowiedział Zagłoba — żeby cię Bóg przez jego ręce za nie pokarał. — Owa, nie będzie mi nic! Biedny pan Roch nie był szczęśliwym prorokiem, lecz mu się okrutnie w tej chwili z czupryny kurzyło i gotów był cały świat wyzwać na rękę. Inni też pili mocno sobie na zdrowie, Bogusławowi i Szwedom na pochybel. Słyszałem, rzekł Kmicic, iż gdy tylko tych Szwedów tu zetrzem i króla dostaniem, zaraz pod Warszawę pociągniemy. Potem pewnie będzie i wojnie koniec, potem zaś przyjdzie na elektora kolej. O, to, to, rzekł Zagłoba. Słyszałem, jak sam pan Sapiecha to kiedyś powiadał, a on, jako człowiek wielki, lepiej kalkuluje. Powiada tedy do nas, ze Szwedem będzie fryszt, z septentrionami już jest. Ale z elektorem nie powinniśmy się w żadne układy bawić. Pan Czarniecki powiada, z Lubomirskim pójdą do Brandenburgii, a ja z panem podskarbim litewskim do Prus elektorskich. A jeżeli potem, mówi, nie przyłączymy Prus na wieki do Rzeczypospolitej, to chyba w kancelarii nie ma ani jednej takiej głowy jak pan Zagłoba, który na własną rękę listami elektorowi groził. Także sapio powiadał, spytał Zagłoba, czerwieniejąc z zadowolenia. Wszyscy to słyszeli, a jam był okrutnie rad, bo ta sama rózga Bogusława wysiecze i jeśli nie prędzej, to wówczas na pewno go dosięgniem. Byle z tymi szwedami prędzej skończyć, byle skończyć rzekł zagłoba. Jechał ich sęk! Niech ustąpią inflanty i miliony pozwolą, daruję ich zdrowiem. Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma odparł śmiejąc się Jan Skrzetuski. Jeszcze Karolus w Polsce, jeszcze Kraków, Warszawa, Poznań i wszystkie znamienitsze miasta w jego ręku, a ojciec już chcesz, żeby się okupował. Ej, siła się jeszcze przyjdzie napracować, nim o elektorze pomyślimy. A jest armia Steinbocka, a prezydia, a Wirc wtrącił Stanisław. To czemu tu siedzim z założonymi rękami spytał nagle Roch wytrzeszczając oczy. Nie możemy to Szwedów bić? — Głupiś, rochu! — rzekł Zagłoba, Wój zawsze jedno, a ja, jaką żyw, widziałem czuna nad brzegiem. Można by pojechać i choć straż porwać. Ciemno choć w pysk bij. Nim się opatrzą, to i wróci, ma fantazję kawalerską obu wodzą pokażem. Jak wasz mościowie nie chcecie, to sam pójdę. Ruszyło martwe ciele ogonem, dziw nad dziwy, rzekł z gniewem Zagłoba. Lecz kmicicowi poczęły zaraz nozdrza latać. Nie Niezła myśl, nie niezła myśl, rzekł. Niezła dla czeladzi, ale nie dla tego, kto powagę kocha. Ludzie, miejcie respekt dla siebie samych, toż pułkownikami jesteście, a chcecie w drapich chrustów się bawić. Pewnie, że nie bardzo wypada, rzekł Wołodyjowski. Lepiej spać pójdźmy, bo późno. Wszyscy zgodzili się na tę myśl, więc zaraz klękli do pacierzy i poczęli je w głos odmawiać. Po czym pokładli się na wojłokach i wnet usnęli snem sprawiedliwych. Lecz w godzinę później zerwali się wszyscy na równe nogi, gdyż huk wystrzałów rozległ się za rzeką, za czym gwar, krzyki powstały w całym sapieżyńskim obozie. — Jezus Maria! — krzyknął Zagłoba. — Szwedzi następują! — Co waść gadasz? — odpowiedział, chwytając szable Wołodyjowski. — Rochu, bywaj! — wołał Zagłoba, który w nagłych razach lubił mieć siostrzana przy sobie — Lecz Rocha nie było w namiocie. Wybiegli więc na Majdan. Tłumy już były przed namiotami i wszyscy dążyli nad rzekę. Po drugiej bowiem stronie widać było błyskawice ognia i huk rozlegał się coraz większy. Co się stało, co się dzieje? pytano straży porozstawianych licznie nad brzegiem. Lecz straże nic nie widziały. Jeden z żołnierzy opowiadał, iż słyszał coś jakby pluskwali, lecz że mgła wisiała nad wodą, więc nie mógł nic dostrzec, nie chciał zaś za byle odgłosem alarmować obozu. Zagłoba wysłuchawszy relacji, chwycił się za głowę z desperacji. Roch pojechał do Szwedów! Mówił, że straż chce porwać! Dla Boga może to być! zawołał kmicic. — Ustrzelą mi chłopa, jak Bóg na niebie! — desperował dalej za Zagłoba. — Mości panowie, czy nie ma żadnego ratunku? — Panie Jezu, chłop jak złoto najszczersze! Nie masz takiego drugiego w obu wojskach! Co mu do głupiego uba strzeliło? Matko Boża, ratujże go w tej toni! — Może przepłynie mgła sroga, nie obaczą go. — Będę tu czekał choćby do rana. Matko Boża, Matko Boża! Tymczasem strzały po przeciwnym brzegu poczęły się uspokajać, światła gasły stopniowo i po godzinie zapanowało głuche milczenie. Zagłoba chodził nad brzegiem rzeki jako kura, która kaczęta wodzi, i wyrywał sobie resztki włosów z czupryny, lecz próżno czekał, próżno desperował. Ranek ubielił rzekę, wreszcie słońce zeszło, a roch nie wracał. Rozdział ósmy. Na zajutrz dzień pan Zagłoba ciągle w desperacji trwając udał się do pana Czarnieckiego z prośbą, aby posłał do Szwedów obaczyć, co się z rochem przygodziło. Żywli czy w niewoli jęczy, czy też gardłem za swą śmiałość zapłacił. Czarniecki zgodził się na to bez żadnej trudności, gdyż pana Zagłobę miłował. Pocieszając go wtedy w utrapieniu tak mówił, Myślę, że siostrzan waści żyw być musi, bo inaczej woda by go wyniosła. Dałby Bóg, odrzekł z żalem zagłoba, wszelako takiego niełatno woda wyniesie, bo nie tylko rękę miał ciężką, ale dowcip, jakoby zołowił, co się i z jego uczynku pokazuje. Na to Czarniecki słusznie waść mówisz. Jeśli żyw, powinienbym go kazać, koniem po majdanie włóczyć za pominięcie dyscypliny. Wolno alarmować szwedzkie wojska, ale on oba zaalarmował, a i szwedów bez komendy i mojego rozkazania nie wolno. Cóż to? Pospolite ruszenie czy ki diabeł, żeby każdy na własną rękę miał się rządzić? Zawinił Asentior. Sam go ukaże, niechby go jeno Pan Bóg powrócił. Ja zaś mu przebaczę przez pamięć narodnickie terminy. Siła mamy jeńców do wymiany i znaczniejszych oficerów od Kowalskiego. Jedźże waść do Szwedów i pogadaj o wymianie. Dam dwóch i trzech w razie potrzeby, bo nie chcę waści serca krwawić. Przyjdź do mnie po pismo do króla jego mości i jedź żywo. Zagłoba skoczył uradowany do namiotu Kmicica i opowiedział towarzyszom, co zaszło. Pan Andrzej i Wołodyjowski zakrzyknęli zaraz, że chcą z nim jechać, bo obaj ciekawi byli Szwedów. Kmicic zaś mógł być prócz tego wielce pożyteczny dlatego... Iż po niemiecku tak prawie płynnie jak po polsku mógł mówić. Przygotowania nie zabrały im wiele czasu. Pan Czarniecki, nie czekając na powrót zagłoby, przysłał sam przez pacholika pismo, za czym wzięli trębacza, siedli w łódź z białą płachtą osadzoną na drągu i ruszyli. Z początku jechali w milczeniu, słychać było tylko chrobotanie wioseł obok łodzi, wreszcie zagłoba począł się nieco niepokoić i rzekł: — Niech jeno trębacz prędko nas oznajmuje, bo szelmy, mimo białej płachty, gotowi strzelać. — Co wać pan prawisz? — odpowiedział Wołodyjowski. — Nawet barbarzyńcy posłów szanują, a to polityczny naród. — Niech trębacz trąbi, mówię. Pierwszy lepszy żołdak da ognia, przedziurawi łódź i pójdziem w wodę, a woda zimna. Nie chcę przez ich politykę namoknąć. — O, widać strażę — rzekł Kmicic. Trębacz począł oznajmiać. Łódź pomknęła szybko. Na drugim brzegu uczynił się zaraz ruch większy, i wkrótce nadjechał konno oficer przebrany w żółty skórzany kapelusz. Ten, zbliżywszy się do samej wody, przysłonił oczy ręką i począł patrzeć pod blask. O kilkanaście kroków od brzegu kmicic zdjął czapkę na powitanie. Oficer skłonił im się z równą grzecznością. Pismo od pana Czarnieckiego do najjaśniejszego króla szwedzkiego, zawołał pan Andrzej, ukazując list. Tymczasem łódź przybiła. Warta stojąca na brzegu sprezentowała broń. Pan zagłoba uspokoił się zupełnie, wnet przybrał oblicze w powagę odpowiednią godności posła i rzekł po łacinie. Zeszłej nocy kawaler pewien został pochwycony na tym brzegu. Przyjechałem upomnieć się o niego. Nie umiem po łacinie. Odrzekł oficer. Grubian mruknął zagłoba. Oficer zwrócił się do pana Andrzeja. Król jest w drugim końcu obozu, rzekł. Zechciejcie ich mość panowie zatrzymać się tu, a ja pojadę oznajmić, i zawrócił konia. Oni zaś poczęli się rozglądać. Obóz był bardzo obszerny, obejmował bowiem cały trójkąt utworzony przez san i Wisłę. U wierzchołka trójkąta leżał pniew u podstawy Tarnobrzeg z jednej strony, rozwadów z drugiej. Oczywiście całej rozległości niepodobna było wzrokiem ogarnąć, jednak jak okiem sięgnął, widać było szańce, okopy, roboty ziemne i faszynowe, na nich działa i ludzi. W samym środku okolicy, w Gorzycach, była kwatera królewska, tam też stały główne siły armii. Jeśli głód ich stąd nie wypędzi, nie damy im rady, rzekł Kmicic. Cała ta okolica ufortyfikowana, jest gdzie i konie popaść. Ale ryb dla tylu gębnie starczy, odrzekł Zagłoba. Zresztą lutrzy nie lubią postnego jadła. Niedawno mieli całą Polskę, teraz mają ten klin. Niechże siedzą zdrowi albo znów do Jarosławia wracają. Okrutnie biegli ludzie sypali te szańczyki, rzekł Wołodyjowski, spoglądając okiem znawcy na roboty. Rębaczów u nas jest więcej, ale uczonych oficjerów mniej i w sztuce wojennej zostaliśmy w tyle za innymi a to czemu spytał zagłoba czemu? Jako żołnierzowi, który w jeździe całe życie służył, mówić mi tego nie wypada, ale owóż temu, że wszędy piechota, a armaty grunt dopieroż one pochody a obroty wojenne, a marsze a kontrmarsze. Siła książek w cudzoziemskim wojsku człek musi zjeść, siła rzymskich autorów przewertować, nim oficerem znaczniejszym zostanie u nas zaś nic to. Po staremu jazda w dym kupą chodzi i szablami goli, a jak zrazu nie wygoli, to ją wygolą. Gadaj, zdrów, panie Michale, a któraż nacja tyle znamienitych wiktory odniosła. Bo inni dawniej tak samo wojowali, nie mając zaś tego impetu musieli przegrywać. Ale teraz zmądrzeli i patrzwać pan, co się dzieje. Poczekamy końca. Postaw mi tymczasem najmądrzejszego inżyniera, szweda czy Niemca, a ja przeciw niemu rocha postawię, który ksiągnie wertował i obaczym. Byleś go wać pan mógł postawić, wtrącił pan Kmicic. Prawda, prawda? Okrutnie mi chłopa żal panie Andrzeju a poszwargocz, no onym psim językiem do tych pludraków i rozpytaj, co się z nim stało. To waść nie znasz regularnych żołnierzy. Tu ci nikt bez rozkazu gęby nie otworzy. Szkoda gadać. Wiem, że szelmy nieużyte. Jak tak do naszej szlachty, a zwłaszcza pospolitaków, poseł przyjedzie, to zaraz gadu gadu o zdrowie jej mości i dziadek się spytają i gorzałki się z nimi napiją i w konsideracje polityczne boczną się wdawać, a ci oto stoją jak słupy i tylko ślepia na nas wybałuszają. Żeby ich sparło w ostatku! Jakoż coraz więcej pieszych żołnierzy gromadziło się wokół posłanników, przypatrując im się ciekawie. Oni też, ileże przybrani starannie w przystojne, a nawet bogate szaty, wspaniałą czynili postać. Najwięcej zwracał oczu pan Zagłoba, gdyż prawie senatorską nosił w sobie powagę, najmniej pan Michał, z przyczyny swego wzrostu. Tymczasem oficer, który pierwszy przyjmował ich na brzegu, Wrócił wraz z drugim, znaczniejszym i z żołnierzami prowadzącymi luźne konie. Ów znaczniejszy skłonił się wysłannikom i rzekł po polsku: Jego królewska mość prosi waszmościów panów do swej kwatery, a że to niezbyt blisko, więc przywiedliśmy konie. Waszmość, Polak? spytał zagłoba. Nie, panie. Jestem Sadowski, Czech w służbie szwedzkiej. Kmicic zbliżył się szybko ku niemu. Nie poznajesz mnie, Waszmość pan. Sadowski popatrzył bystro w jego oblicze. Jakże. pod Częstochową. Waść to największą armatę burzącą wysadził i mile oddał Waszmości Kuklinowskiemu. Witam, witam serdecznie tak znamienitego rycerza. A co się z Kuklinowskim dzieje? Pytał dalej Kmicic. To waść nie wiesz? Wiem, że mu odpłacił tym samym, czym on mnie chciał gościć, ale m go zostawił żywego. Zmarzł. Tak i myślałem, że zmarznie — rzekł machnąwszy ręką pan Andrzej. Mości pułkowniku, wtrącił zagłoba, a niejakiego rocha Kowalskiego nie masz tu w obozie. Sadowski roześmiał się, jakże jest! Chwała Bogu i najświętszej pannie! Żyw chłop to go i wydostanę. Chwała Bogu! Nie wiem, czyli król zechce go oddać, odrzekł Sadowski. O, a to czemu? Bo go sobie wielce upodobał. Poznał go zaraz, że to jest ten sam, którem na niego w ródnickiej sprawie tak nastawał. Za boki braliśmy się, słuchając odpowiedzi jeńca. Pyta król, coś sobie do mnie upatrzył, a ów rzecze ślubowałem, więc król znów to i dalej będziesz następował? A jakże powiada szlachcic? Król począł się śmiać. Wyrzecz się ślubu, daruje cię zdrowiem i wolnością. Nie może być. Czemu? Bo by mnie wuj zakpa ogłosił. A takżeś to ufny, żebyś na pojedynkę dał mi rady? Ja bym i pięciu takim dał rady, więc król jeszcze i śmiesz na majestat rękę podnosić, ów zaś, bo wiara paskudna. Tłumaczyliśmy królowi każde słowo, a on coraz był weselszy i coraz to powtarzał Udał mi się ten towarzysz. Dopieroż chcąc wiedzieć, czy go naprawdę taki osiłek gonił, kazał wybrać dwunastu co najtęższych chłopów między gwardią i kolejno im się z jeńcem pasować. Ale to żyłowaty jakiś kawaler. W chwili, gdym odjeżdżał, dziesięciu już rozciągnął jednego po drugim, a żaden nie mógł wstać o swej mocy. Przyjedziemy właśnie na koniec tej uciechy. Poznaję, Rocha, moja krew! zawołał zagłoba. Damy za niego choćby trzech znacznych oficerów. Pod dobry humor królowi traficie, odrzekł Sadowski. Co teraz rzadko się zdarza? A wierzę, odpowiedział mały rycerz. Tymczasem Sadowski zwrócił się do kmicica i począł wypytywać go, jakim sposobem nie tylko się z rąk Kuklinowskiego uwolnił, ale jego samego pogrążył. Uf zaczął opowiadać obszernie, bo chełpić się lubił. Sadowski zaś słuchając za głowę się chwytał ze zdumienia, wreszcie uścisnął jeszcze raz kmicicową rękę i rzekł. Wierzaj mi, ważmość pan, że z duszy rad jestem, bo choć Szwedom służę, ale każde szczere żołnierskie serce raduje się, gdy prawy kawaler szelme pogrąży. Trzeba wam przyznać, że jak się między wami rezolut trafi, to ze świecą takiego in uniwerso szukać. Polityczny z ważmości pana oficer rzekł pan Zagłoba. I znamienity żołnierz, wiemy to dorzucił Wołodyjowski. Bom się i polityki, i żołnierki od was uczył, odpowiedział Sadowski, przykładając rękę do kapelusza. Tak oni ze sobą rozmawiali, przesadzając się wzajemnie w grzecznościach, aż dojechali do Gorzyc, gdzie była kwatera królewska. Wieś cała zajęta była przez żołnierstwo różnej broni. Towarzysze nasi z ciekawością przyglądali się kupom żołnierzy, rozrzuconym między opłotkami. Jedni, chcąc nieco głód zaspać, spali po przyzbach, bo dzień był bardzo pogodny i ciepły. Drudzy grali w kości na bębnach, popijając piwo, niektórzy rozwieszali odzież na płotach. Inni, siedząc przed chałupami i pośpiewując skandynawskie pieśni, szorowali ceglanym proszkiem hełmy i pancerze, od których blask szedł okrutny. Gdzie indziej czyszczono lub przeprowadzano konie, słowem – Życie obozowe wrzało i roiło się wszędzie pod jasnym niebem. Na niektórych twarzach znać było wprawdzie trudy straszliwe i głód, ale słońce powlokło złotem nędzę. Zresztą zaczęły się dla tych niezrównanych żołnierzy dni wypoczynku, więc nabrali zaraz ducha i wojennej postawy. Pan Wołodyjowski podziwiał ich w duchu, zwłaszcza piesze pułki, słynne na cały świat z wytrwałości i męstwa. Sadowski zaś. W miarę jak przejeżdżali, objaśniał, to smalanski pułk Gwardii Królewskiej. To piechota dalekarlijska, najprzedniejsza. Na Boga, a to co za małe monstra, zakrzyknął nagle za ukazując kupę małych człowieczków z oliwkową cerą i czarnymi, wiszącymi po obu stronach głowy włosami. To Lapończykowie, którzy do najdalej siedzących hiperborejów się liczą. Dobrzeż do bitwy? Bo mi się widzi, że mógłbym po trzech w każdą garść wziąć i puty łbami stukać, póki bym się nie zmachał. Z pewnością mógłbyś waszmość to uczynić. Do bitwy oni na nic. Szwedowie ich ze sobą do posług obozowych wodzą, a w części dla osobliwości. Za to czarownicy z nich ekwizitisimi, każdy najmniej jednego diabła, a niektórzy po pięciu do usług mają. Skądże im taka ze złymi duchami komitywa? Pytał, żegnając się znakiem krzyża, kmicic. Bo w ustawicznej nocy brodzą, która po pół roku i więcej u nich trwa. Wiadomo zaś Waszmościom, że w nocy najłatwiej z diabłem o styczność. A dusze mają? Nie wiadomo, ale tak myślę, że animalibus są podobniejsi. Kmicic posunął konia, chwycił jednego lapończyka za kark, podniósł go jak kota do góry i obejrzał ciekawie. Następnie postawił go na nogi i rzekł: Żeby mi król takiego jednego podarował, kazałbym go uwędzić i worszy w kościele powiesić, gdzie z innych osobliwości strusie jaje się znajduje. A w Łubniach była u fary szczęka wielorybia albo i też wielkoluda, dodał Wołodejowski. Jedźmy, bo jeszcze co paskudnego od nich się do nas przyczepi, rzekł Zagłoba. Jedźmy, powtórzył Sadowski. Prawdę mówiąc, powinienbym był kazać waściom worki na głowę założyć jako jest zwyczaj, ale nie mamy tu co ukrywać, a żeście na szańce spoglądali, to dla nas lepiej. Za czym ruszyli końmi i po chwili byli przed dworem Gorzyckim. Przed bramą zeskoczyli skulbak i zdjąwszy czapki, szli dalej piechotą, bo sam król był przed domem. Ujrzeli tedy moc generałów i oficerów, bardzo świetnych, był tam stary Wittenberg, Douglas, Levenhaupt, Miller, Eriksen i wielu innych. Wszyscy siedzieli na ganku nieco za królem, którego krzesło wysunięte było naprzód i patrzyli na krotochwilę, którą Karol Gustaw sobie z jeńcem wyprawiał. Roch rozciągnął właśnie dopiero co dwunastego rajtara i stał w porozrywanym przez zapaśników ku braku, zdyszany i spocon wielce. Ujrzawszy wuja w towarzystwie kmicica i Wołodyjowskiego zrozumiał zrazu, że ich również w niewolę wzięto, więc wytrzeszczył oczy i otworzył usta, za czym postąpił parę kroków, lecz zagłoba dał mu znak ręką, by stał spokojnie, sam zaś postąpił z towarzyszami przed oblicze królewskie. Sadowski począł prezentować wysłanników, oni zaś kłaniali się nisko, jak obyczaj i etykieta nakazywała, Następnie Zagłoba oddał pismo Czarnieckiego. Król wziął list i począł czytać, tymczasem towarzysze przypatrywali mu się z ciekawością, bo nigdy go przedtem nie widzieli. Był to pan w kwiecie wieku, na twarzy tak smagły, jakoby się Włochem albo Hiszpanem urodził. Długie pukle czarnych jak krucze skrzydła włosów spadały mu wedle uszu aż na ramiona. Z blasku i barwy oczu przypominał Jeremiego Wiśniowieckiego, jeno brwi miał bardzo do góry podniesione, jak gdyby dziwił się ustawicznie. Natomiast w miejscu, gdzie się brwi schodzą, czoło podnosiło mu się w duże wypukłości, które czyniły go do lwa podobnym. Głęboka zmarszczka nad nosem, nie schodząca nawet wówczas, gdy się śmiał, nadawała jego twarzy wyraz groźny i gniewny. Wargę dolną miał tak wysuniętą naprzód jak Jan Kazimierz jeno twarz tłustszą i większy podbródek. Wąsy nosił na kształt sznureczków, nieco na końcach rozszerzonych. W ogóle oblicze jego zwiastowało nadzwyczajnego człowieka, jednego z takich, którzy chodząc po ziemi krew z niej wyciskają. Była w nim wspaniałość i duma monarsza, i siła lwia, i lotność geniuszu, jeno choć uśmiech łaskawy nie schodził mu nigdy z ust, nie było owej dobroci serca, która takim łagodnym światłem oświeca od wewnątrz lica, jak lampka wstawiona w środek alabastrowej urny. Siedział tedy w fotelu ze złożonymi nakrzesz nogami, których potężne łydki rysowały się wyraźnie spod czarnych pończoch, i mrugając wedle zwyczaju oczyma, czytał z uśmiechem list Czarnieckiego. Nagle, podniósłszy powieki, spojrzał na pana Michała i rzekł. Poznaję natychmiast, wać pana. Tyś to usiekł Kaneberga. Wszystkie oczy zwróciły się natychmiast na Wołodyjowskiego, któren ruszył wąsikami, skłonił się i odrzekł do usług waszej królewskiej mości. Jaka szarża? pytał król. Pułkownik Chorągwi Laudańskiej. Gdzieś dawniej służył? U wojewody Wileńskiego. I opuściłeś go wraz z innymi. Zdradziłeś jego i mnie. Swemu królowi byłem powinien, nie Waszej królewskiej mości. Król nie odrzekł nic. Wszystkie czoła zmarszczyły się, oczy poczęły świdrować w panu Michale, lecz on stał spokojnie, tylko wąsikami ruszał raz po razu. Nagle król rzekł: Miło mi poznać tak znamienitego kawalera. Kaneberku chodził między nami za niezwyciężonego w spotkaniu. Waść musisz być pierwszą szablą w tym państwie. In universo, rzekł Zagłoba. Nie ostatnią, odpowiedział Wołodyjowski. Witam waściów uprzejmie. Dla pana Czarnieckiego mam prawdziwą estymę jako dla wielkiego żołnierza, chociaż mi parol złamał, bo powinien dotąd spokojnie w siebieżu siedzieć. Na to kmicic, wasza królewska mość. Nie pan Czarniecki, ale generał Miller pierwszy parol złamał, wolfowy regiment królewskiej piechoty zagarniając. Miller postąpił krok, spojrzał w twarz kmicicowi i począł coś szeptać do króla, który, mrugając ciągle oczyma, słuchał dość pilnie spoglądając na pana Andrzeja. Wreszcie rzekł, To widzę wybranych kawalerów pan Czarniecki mi przysłał. Ale zdawna to wiem, że rezolutów między wami nie brak, jeno wiary w dotrzymywaniu obietnic i przysiąg brakuje. Święte słowa waszej królewskiej mości, rzekł zagłoba. Jak to waść rozumiesz? Bo gdyby nie ta narodu naszego przywara, to byś miłościwy panie tu nie był. Król znów pomilczał chwilę, jenerałowie znów zmarszczyli się na śmiałość wysłannika. Jan Kazimierz sam was od przysięgi uwolnił, rzekł Karol, bo was opuścił i za granicę się schronił. Od przysięgi jeno namiestnik Chrystusów uwolnić z dolen, którym w Rzymie mieszka i który nas nie uwolnił. Mniejsza z tym, rzekł król. Od tym zdobyłem to królestwo, tu uderzył się po szpadzie, i tym utrzymam. Nie potrzeba mi waszych sufragiów, ni waszych przysiąg. Chcecie wojny, będziecie ją mieli. Tak myślę, że pan Czarniecki jeszcze o Gołębiu pamięta. Zapomniał po drodze z Jarosławia odrzekł zagłoba. Król zamiast się rozgniewać, roześmiał się. To mu przypomnę. Bóg światem rządzi! Powiedzcie mu, niech mnie odwiedzi. Mile go przyjmę, jeno niech się śpieszy, bo jak konie od pasę pójdę dalej. Wtedy my waszą królewską mość przyjmiemy, odrzekł, kłaniając się i kładąc nieznacznie rękę na szabli zagłoba. Król na to, widzę, że pan Czarniecki nie tylko najlepsze szable, ale i najlepszą gębę w poselstwie przysłał. W mig waść każde pchnięcie parujesz. Szczęście, że nie na tym wojna polega, bo godnego siebie znalazłbym przeciwnika. Ale przystępuję do materii. Pisze mi pan Czarniecki, żebym owego jeńca wypuścił, dwóch mi za to w zamian znacznych oficerów ofiarując. Nie lekceważę tak moich żołnierzy, jako myślicie i zbyt tanio ich okupywać nie chcę, byłoby to przeciw mojej i ich ambicji. Natomiast ponieważ niczego panu Czarnieckiemu odmówić nie zdołam, przeto mu podarunek z tego kawalera zrobię. Miłościwy panie odrzekł na to zagłoba. Nie to oficerom szwedzkim, ale kompasję dla mnie pan chciał Czarniecki okazać, bo to jest mój siostrzan, ja zaś jestem do usług waszej królewskiej mości pana Czarnieckiego konsyliarzem. Poprawdzie, rzekł śmiejąc się król, nie powinienbym tego jeńca puszczać, bo przeciw mnie ślubował, chyba że się za ono beneficjum ślubu swego wyrzeczę. Tu zwrócił się do stojącego przed gankiem Rocha i kiwnął ręką. A pójdź no tu bliżej, osiłku. Roch przybliżył się o parę kroków i stanął wyprostowany. Sadowski, rzekł król, spytaj się go, czym nie zaniecha, jeśli go puszczę. Sadowski powtórzył królewskie pytanie. Nie może być, zawołał Roch. Król zrozumiał bez tłumacza i począł w ręce klaskać i oczyma mrugać. A co, a co? Jakże takiego wypuszczać? Dwunastu rajtarom karku nadkręcił, a mnie trzynastemu obiecuje. Dobrze, dobrze, udał mi się kawaler. Czy i on jest pana Czarnieckiego konsyliarzem? W takim razie jeszcze prędzej go wypuszczę. Stul gębę, chłopie! mruknął zagłoba. Dość krotochwil rzekł nagle Karol Gustaw. Bierzcie go i miejcie jeden więcej dowód mojej klemencji. Przebaczyć mogę jako pan tego królestwa, gdy taka moja wola i łaska, ale w układy wchodzić z buntownikami nie chcę. Tu brwi królewskie zmarszczyły się i uśmiech nagle znikł mu z oblicza. Kto bowiem przeciw mnie rękę podnosi, ten jest buntownikiem, gdyż jam tu prawym panem. Z miłosierdzia jeno nad wami nie karałem dotąd jak należy, czekałem upamiętania. Przyjdzie wszelako czas, że miłosierdzie się wyczerpie i pora kary nastanie. Przez waszą to swawolę i niestałość kraj ogniem płonie, przez wasze to wiarołomstwo krew się leje, lecz mówię wam, upływają dnie ostatnie. Nie chcecie słuchać napomnień, nie chcecie słuchać praw, to posłuchacie miecza i szubienicy. I błyskawice poczęły migotać w karolowych oczach. Zagłoba popatrzył nań przez chwilę ze zdumieniem, nie mogąc zrozumieć, skąd się wzięła ta nagła burza po pogodzie, wreszcie i w nim poczęło się serce podnosić, więc skłonił się i rzekł tylko — Dziękuję waszej królewskiej mości. Po czym odszedł, a za nim Kmicic, Wołodyjowski i Rochkowalski. — Łaskawy, łaskawy — mówił Zagłoba — a ani się spostrzeżesz, kiedy ci ryknie w ucho jak niedźwiedź. Dobry koniec poselstwa inni kielichem na wsiadanego częstują, a on szubienicą niechże psów wieszają nie szlachtę, Boże Boże jak my ciężko grzeszyli przeciw naszemu panu który ojcem był, ojcem jest i ojcem będzie bo jagielońskie w nim serce i takiego to pana zdrajcy opuścili a poszli z zamorskimi straszydły się kumać dobrze nam tak bo niceśmy lepszego nie warci szubienicy szubienicy samemu już ciasno przycisnęliśmy go jako twarug w worku że już serwatką popuszcza a on jeszcze mieczem i szubienicą grozi poczekaj złapał kozak tatarzyna a tatarzyn za łeb trzyma będzie wam jeszcze ciaśniej rochu Chciałem ci po gębie dać albo pięćdziesiąt na kobiercu ale ci już przebaczę za to żeś się po kawalersku stawił i dalej go ścigać obiecałeś dajże gęby bom z ciebie rad przecie wuj rad odrzekł roch szubienica a miecz i mnie to w oczy powiedział mówił znów po chwili zagłoba macie protekcję wilk tak samo barana do własnych kiszek proteguje i kiedy to mówi Teraz, gdy mu się już gęsia, skóra na krzyżach robi. Niech sobie lapończyków na konsiliarzy dobierze i z nimi razem diabelskiej protekcji szuka. A nas będzie najświętsza panna sekundowała jako pana Bobole w sandomierzu, którego prochy na drugą stronę wisły razem z koniem przerzuciły. A dlatego mu nic. Obejrzał się, gdzie jest, i zaraz na obiad do księdza trafił. Przy takiej pomocy. Jeszcze my ich wszystkich, jako raki zwięcierza, za szyję powyciągamy. Rozdział dziewiąty. Upłynęło dni kilkanaście. Król siedział ciągle w widłach rzecznych i gońców na wszystkie strony rozsyłał do fortec, do komend w kierunku Krakowa i Warszawy z rozkazami, by mu wszyscy z pomocą śpieszyli. Sprowadzano mu też Wisłą prowianty, ile można było, ale niedostatecznie. Po upływie dni dziesięciu poczęto konie jeść i rozpacz ogarniała króla i generałów na myśl, co będzie, gdy rajtaria od koni odpadnie i gdy armat nie będzie w co zaprząc. Zewsząd też przychodziły wieści niepocieszne. Kraj cały tak gorzał wojną, jakby go kto smołą polał i zapalił. Mniejsze komendy, mniejsze prezydia nie mogły śpieszyć na pomoc. Bo nie mogły wychylać się z miast i miasteczek. Litwa, trzymana dotąd żelazną ręką Pontusa de la Gardie, powstała jak jeden człowiek. Wielkopolska, która poddała się najpierwsza, najpierwsza też zrzuciła jarzmo i świeciła całej Rzeczypospolitej przykładem wytrwania, zawziętości, zapału. Partie szlacheckie i chłopskie rzucały się tam nie tylko na stojące po wsiach załogi, ale nawet na miasta. Próżno Szwedzi mścili się straszliwie nad krajem, próżno ucinali ręce schwytanym w niewolę jeńcom, puszczali z dymem wsie, wycinali w pień osady, wznosili szubienice, sprowadzali tortury z Niemiec dla męczenia buntowników. Kto miał cierpieć, cierpiał, kto miał ginąć, ginął. Lecz jeśli był szlachcicem, ginął z szablą, jeśli chłopem, ginął z kosą w ręku. I lała się krew szwedzka po całej Wielkopolsce. Lud żył w lasach, niewiasty nawet porywały za broń. Kary wywoływały tylko zemstę i tym większą zaciekłość. Kulesza, Krzysztof Rzegocki i wojewoda Podlaski uwijali się na kształt płomieni po kraju, a prócz nich wszystkie bory pełne były partej. Pola leżały nieuprawne, głód srogi rozwielmożnił się w kraju, lecz najbardziej skręcał wnętrzności szwedów, bo ci w miastach za bramami zamkniętymi siedzieli i nie mogli wychylać się w pole. Aż wreszcie poczęło im braknąć tchu w piersiach. W Mazowszu było to samo. Tam lud kurpieski, w mrokach leśnych żyjący wychylił się z puszcz, poprzecinał drogi, przejmował żywność i gońców, na Podlasiu rojna drobna szlachta tysiącami ciągnęła do sapiechy lub na litwę. Lubelskie było w rękach konfederacji wzrusi dalekich szli tatarzy, a z nimi i zmuszeni do posłuszeństwa kozacy więc wszyscy byli już pewni, że jeśli nie za tydzień to za miesiąc, jeśli nie za miesiąc to za dwa owe widły rzeczne, w których stał Karol Gustaw z główną armią szwedzką, zmienią się w jedną wielką mogiłę, na sławę dla narodu, na straszną naukę dla tych, którzy by Rzeczpospolitą napadać chcieli. Przewidywano już koniec wojny. Byli tacy, którzy mówili, że Karolowi jeden tylko ratunek pozostał. Wykupić się i oddać Rzeczypospolitej inflanty szwedzkie. Lecz nagle polepszyły się losy Karola Gustawa i Szwedów. Dnia 20 marca poddał się Malborg, aż dotąd na próżno przez Steinboka oblegany. Silna i dzielna armia jego nie miała teraz nic do roboty i mogła pośpieszyć na ratunek królowi. Z drugiej strony margraf badeński, skończywszy zaciągi z gotową siłą i nieutrudzonym jeszcze żołnierzem ruszył również ku widłom rzecznym. Obaj posuwali się naprzód, gromiąc pomniejsze kupy powstańcze, niszcząc, paląc, mordując. Po drodze zabierali prezydia szwedzkie. Ściągali pomniejsze komendy i rośli w siłę, jak rzeka rośnie, tym bardziej im więcej strumieni w siebie przyjmuje. Wieści o upadku Malborga, o sztejnbokowej armii i o pochodzi Margrabiego Badeńskiego doszły bardzo prędko do wideł rzecznych i strapiły serca polskie. Sztejnbok był jeszcze daleko, ale Margrabia Badeński, idąc śpiesznymi pochodami, mógł wkrótce nadejść i zmienić całą postać rzeczy pod Sandomierzem złożyli tedy wodzowie polscy radę, w której wzięli udział pan Czarniecki, pan Hetman litewski, Michał Radziwił Krajczy Koronny, pan Witowski, stary doświadczony żołnierz i pan Lubomirski, który od pewnego czasu przykrzył sobie na zawiślu. Na radzie owej postanowiono, iż pan Sapiecha z litewskim wojskiem pozostanie pilnować Karola, aby się z wideł nie wymknął, Zaś pan Czarniecki ruszy przeciw margrabiemu Badeńskiemu i spotka go, jako będzie mógł najprędzej, za czym, jeżeli mu Bóg wiktorie spuści, powróci po staremu króla oblegać. Rozkazy odpowiednie zostały natychmiast wydane. Nazajutrz zagrały trąbki wsiadanego przez mundsztuk tak cicho, że je ledwo usłyszano, chciał bowiem Czarniecki odejść w tajemnicy przed Szwedami. Na dawnym obozowisku położyło się zaraz kilka luźnych partii szlacheckich i chłopskich. Ci porozpalali ogniska i huczeć poczęli, aby nieprzyjaciel myślał, iż nikt z Majdanu nie wyszedł, zaś kasztelańskie chorągwie wymykały się jedna za drugą. Poszła więc naprzód laudańska, która po prawie powinna była przy panu sapierze pozostać, ale że Czarniecki bardzo się w niej rozkochał, więc mu hetman nie chciał jej odbierać. Za laudańską poszła Wąsowiczowa, lud wyborny, przez starego żołnierza prowadzony, któremu pół wieku we krwi rozlewie zeszło. Za czym poszła księcia Dmitra Wiśniowieckiego pod szandarowskim, ta sama, która pod Rudnikiem niezmierną chwałą się okryła. Za czym pana Witowskiego dragonii dwa regimenta, za czym dwie pana starosty Jaworowskiego, słynny Stapkowski w jednej porucznikował. Za czym kasztelańska własna, Królewska pod Polanowskim i cała siła pana Lubomirskiego. Piechoty nie brano dla pośpiechu, ni wozów, bo komunikiem iść mieli. Wszystkie razem stanęły pod zawadą w sile znacznej i ochocie wielkiej. Wówczas wyjechał na przodek pan Czarniecki i uszykowawszy je do pochodu, sam zatrzymał nieco konia i puszczał je mimo siebie tak, aby całą siłę dobrze obejrzeć. Koń pod nim prychał i łbem rzucał, a kiwał jakby chcąc witać przechodzące pułki, a samemu kasztelanowi serce rosło. Piękny też widok miał przed oczyma. Jak okiem sięgnął, fala koni, fala srogich lic żołnierskich, ruchem końskim kołysana, nad nimi trzecia jeszcze fala szabel i grotów, migotliwa i błyszcząca w porannym słońcu. Siła okrutna szła od nich a tę siłę czuł w sobie pan kasztelan bo już nie była to lada jaka zbieranina wolontarska ale lud na kowadle wojennym wykuty sprawny wyćwiczony i w bitwie tak jadowity, że żadna w świecie jazda zdzierżyć mu w równej sile nie mogła więc pan Czarniecki uczuł w tej chwili, że na pewno że bez żadnej wątpliwości z tymi ludźmi rozniesie na szablach i kopytach wojsko margrabiego Badeńskiego i owo przeczuwane zwycięstwo rozpromieniło mu tak oblicze, że blask bił od niego na półki. Z Bogiem! Po Wiktorię! Zakrzyknął wreszcie. Z Bogiem! Pobijemy! Odpowiedziały mu potężne głosy. I okrzyków przeleciał przez wszystkie chorągwie, jak głuchy grzmot przez chmury. Czarniecki wspiął konia, by dognać idącą z przodu laudańską. I poszli. Szli zaś nie jak ludzie, ale jak stado ptaków drapieżnych, które, zwietrzywszy bój w oddali, lecą z wichrem na prześcigi. Nigdy, nawet między Tatarami w stepie nikt nie słyszał o takim pochodzie. Żołnierz spał w kulbace, jadł i pił, nie zsiadając, konie karmiono z ręki. Rzeki, bory, wsie, miasta zostawały za nimi. Ledwie po wsiach wypadli chłopi z chałup patrzeć na wojsko, już wojsko nikło w oddali za tumanami kurzawy. Szli dzień i noc, tyle tylko wypoczywając, aby koni nie wygubić. Wreszcie pod kozienicami wpadli na ośm chorągwi szwedzkich pod wodzą Torneskilda. Laudańska, idąca w przodku, pierwsza dojrzała nieprzyjaciela i, nie odetchnąwszy nawet, natychmiast skoczyła ku niemu w dym. Drugi poszedł Szandarowski, trzeci Wąsowicz, czwarty Stapkowski. Szwedzi, mając, że z jakimiś partiami mają do czynienia, Stawili w otwartym polu czoło i w dwie godziny później nie pozostała jedna żywa dusza, która by mogła do margrabiego dobiec i krzyknąć, że to Czarniecki idzie. Po prostu rozniesiono na szablach owe ośm chorągwi, świadka klęski nie zostawując. Po czym ruszyli, jakby kto sierpem rzucił, do Magnuszewa, szpiegowie bowiem dali znać, iż margrabia Badeński z całym wojskiem w warce się znajduje. Pan Wołodyjowski został wysłany na noc z podjazdem, aby dał znać, jak wojsko rozłożone i jaka jego siła. Bardzo na ową ekspedycję narzekał pan Zagłoba, albowiem nawet przesławny Wiśniowiecki nigdy takich pochodów nie odbywał. Żalił się też stary towarzysz, lecz wolał iść z Wołodyjowskim niż przy wojsku zostawać. Złoty był pod Sandomierzem czas, mówił przeciągając się w kulbacę. Człek jadł, spał i na oblężonych Szwedów zdala spoglądała. a teraz nie ma kiedy i manierki do gęby przyłożyć. Znam ja sztukę wojenną antikworum wielkiego Pompejusza i Cezara, ale pan Czarniecki nową modę wymyśla. Przeciw wszelkie jest to regule trząść brzuch przez tyle dni i nocy. Z głodu już imaginacja rebelizować we mnie poczyna i ciągle mi się zdaje, że gwiazdy to kasza, a księżyc sperka. Na psa taka wojna! Jak mi Bóg miły tak z głodu chce się własnemu koniowi uszy obgryźć! Jutro, da Bóg, wypoczniemy po szwedach. Wolę już Szwedów niż taką mitręgę. Panie, panie, kiedy ty dasz spokój tej rzeczy pospolitej, a staremu za zagłobie ciepłe przypiecek i piwo grzane. Niech by i bez śmietany. Kołataj się, stary nasz kapie kołataj, póki się do śmierci nie dokołatasz. Nie ma tam który tabaki? Może ową senność nozdrzami wyparsknę. Księżyc mi w samą gębę tak świeci, że aż do brzucha zagląda, a nie wiem czego tam szuka, bo nic nie znajdzie. Na psa taka wojna, powtarzam. Skoro wuj myślisz, że księżyc sperka, to go wuj zjedz, rzekł Roch. Gdybym ciebie zjadł, mógłbym powiedzieć, że wołowinę jadłem, ale boję się, bym po takiej pieczeni reszty wcipu nie utracił. Jeśli ja wół, a wuj mój wuj, to wuj co? A ty kpie myślisz, że Altea dlatego porodziła głownie, że przy piecu siadała? A mnie co do tego? To do tego, że jeśliś wołem, to się naprzód o ojca swego dopytuj, nie o wuja, bo Europę byk porwał, ale brat jej, który wypadł wujem jej potomstwu, był dlatego człowiekiem, rozumiesz? Co prawda nie rozumiem, ale zjeść też bym co zjadł. Zjedz, licha i daj mnie spać. Co tam, panie Michale? Czemuśmy to stanęli? Warkę widać, rzekł Wołodyjowski. Ot, wieża kościelna błyszczy w miesiącu. A Magnuszew już żeśmy minęli? Magnuszew został na prawo. Dziwno mi, że po tej stronie rzeki żadnego podjazdu szwedzkiego nie masz. Pojedziem do tych chaszczów i postoim, może nam Bóg spuści jakowego języka. To rzekłszy pan Michał wprowadził oddział do zarośli i ustawił o sto kroków po obu stronach drogi, przykazawszy, by cicho stali i cugle trzymali krótko, aby który koń nie zarżał. – Czekać! – rzekł. – Posłuchamy, co się za rzeką dzieje, a może i co obaczem. Stanęli więc, lecz długi czas nie było nic słychać prócz słowików, które w pobliskim gaju olszynowym zaśpiewywały się na śmierć. Strudzeni żołnierze poczęli się kiwać w kulbakach pan Zagłoba położył się na szyi końskiej i zasnął głęboko nawet i konie drzemały upłynęła godzina nareszcie wprawne ucho Wołodyjowskiego dosłyszało coś podobnego do stąpania koni po twardej drodze czuj duch rzekł do żołnierzy sam zaś wysunął się na brzeg chaszczów i spojrzał na drogę droga błyszczała w księżycu jak srebrna wstęga ale nic nie było na niej widać. Odgłos kroków końskich zbliżał się jednak. Idą na pewno, rzekł Wołodyjowski. I wszyscy ściągnęli jeszcze krócej konie, każdy zatamował oddech. Nie było słychać nic prócz kląskania słowików w Olszynie. Wtem na drodze ukazał się oddział szwedzki złożony z trzydziestu jeźdźców. Szli z wolna i dość niedbale, nie w szeregu, ale rozwleczonym pasmem. Żołnierze jedni gawędzili ze sobą, drudzy pośpiewywali z cicha, bo ciepła noc majowa działała nawet na twarde dusze żołnierskie. Przeszli, nic nie podejrzewając, tak blisko od stojącego nieopodal brzegu pana Michała, że mógł zawietrzyć zapach koni i dym lulek, które rajtarowie palili. Na koniec znikli na zakręcie drogi. Wołodyjowski czekał jeszcze dość długo, aż ten ten zginął w oddaleniu, wówczas dopiero zjechał do oddziału i rzekł do panów skrzetuskich: Pognamy ich teraz jako gęsi do obozu pana kasztelana. Żaden nie powinien ujść, by nie dał znać. Jeśli potem pan Czarniecki nie pozwoli nam się najeść i wyspać, rzekł zagłoba, to mu podziękuję za służbę i wracam do sapia. U sapia kiedy bitwa to bitwa, ale kiedy fryszt to i uczta. Żebyś miał cztery gęby, wszystkim dałbyś funkcję przystojną. To mi wódz. I prawdę rzekł, że powiedzcie mi, po kiego diabła nie służymy usapia, gdy ta chorągiew sprawa mu przynależy. Ojciec, nie bluźnij przeciw największemu wojennikowi w Rzeczypospolitej, rzekł Jan Skrzytuski. Nie ja bluźnię, jeno moje kiszki, na których głód gra jak na skrzypkach. Potańcują przy nich Szwedzi, przerwał Wołodyjowski. Teraz, mości panowie, jedźmy żywo. Przy onej karczmie w lesie, którąśmy w tę stronę jadąc minęli, chciałbym właśnie na nich nastąpić. I poprowadził oddział szybciej, ale niezbyt szybko. Wjechali w las gęsty, w którym ogarnęła ich ciemność. Karczma była o kilkanaście stajań. Zbliżywszy się do niej, szli znów noga za nogą, by zbyt wcześnie alarmu nie dawać gdy byli nie więcej już jak na strzał armatni, doszedł ich gwar ludzki. Są i hałasują rzekł Wołodyjowski. Szwedzi istotnie zatrzymali się przy karczmie, szukając jakiej żywej duszy, od której mogliby zasięgnąć języka. Lecz karczma była pusta. Jedni tedy przetrząsali główną budowę, inni szukali w oborze, w chlewach, inni podnosili snopki w dachach. Połowa stała na Majdanie, trzymając konie tym, którzy szukali. Oddział Wołodyjowskiego zbliżył się na kroków sto i począł tatarskim półksiężycem otaczać karczmę. Stojący na Majdanie słyszeli doskonale, a w końcu widzieli ludzi i konie, lecz że w lesie było ciemno, nie mogli poznać, co to za wojsko, nie alarmowali się zaś bynajmniej, ani przypuszczając, by z tamtej strony mógł jakikolwiek inny niż szwedzki oddział zajeżdżać. Dopiero ów ruch półksiężycowy zdziwił i zaniepokoił ich. Ozwały się zaraz wołania na tych, którzy byli w budynkach. Nagle na naokół karczmy rozległ się krzyk A i huk kilku wystrzałów. W jednej chwili ciemne tłumy żołnierzy pojawiły się, jakby spod ziemi wyrosły. Uczynił się zamęt i szczękanie szablami, klątwy, stłumione krzyki, lecz wszystko nie trwało dłużej nad dwa pacierze. Po czym na Majdanie przed Karczmą zostało kilka ciał ludzkich i końskich, oddział zaś Wołodyjowskiego ruszył dalej, prowadząc ze sobą dwudziestu pięciu jeńców. Szli teraz w skok, poganiając płazami szabel rajtarskie konie i skoro świt, doszli do Magnuszewa. W obozie Czarnieckiego nikt nie spał. Wszyscy byli w pogotowiu. Sam Kasztelan wyszedł przeciw podjazdowi, wspierając się na obuszku, wychudzony i blady z bezsenności. Co tam spytał Wołodyjowskiego? Siła masz języka? Jest dwudziestu pięciu jeńców. A ilu uszło? Neknuntius nuntius cladis wszyscy ogarnięci. Ciebie je jeno wysyłać, choćby do piekła, żołnierzyku. Dobrze, wziąć ich zaraz na pytki, sam będę indagował. To rzekłszy kasztelan zwrócił z miejsca, a odchodząc rzekł: A być w gotowości, bo może nie mieszkając, ruszymy na nieprzyjaciela. Jak to? Rzekł zagłoba. Cicho waść, odpowiedział Wołodyjowski. Szwedcy jeńcy bez przypiekania w Migze znali, co było im wiadomo o siłach margrabiego Badeńskiego, o ilości armat, piechoty i jazdy. Zadumał się tedy nieco pan Kasztelan, bo się dowiedział, że wprawdzie jest to nowo zaciężna armia, ale złożona z samych starych żołnierzy, którzy w Bóg wie ilu wojnach brali udział. Było też siła między nimi Niemców i znaczny oddział dragoni francuskiej. Cała siła przewyższała o kilkaset głów w wojsko polskie. Lecz natomiast pokazało się zeznań, że Margrabia ani przypuszczał nawet, iżby Czarniecki był tak blisko i wierzył, iż Polacy całą siłą oblegają króla pod Sandomierzem. Ledwie to usłyszał Kasztelan, gdy zerwał się z miejsca i zakrzyknął na swego dworzanina – Witowski! Każ trąbić przez mążtuk, by na koń dano. W pół godziny później wojsko ruszyło i szło świeżym rankiem majowym przez lasy i pola rosą okryte. W końcu warka, a raczej jej zgliszcza, bo miasto przed sześciu laty spłonęło było niemal ze szczętem, ukazały się na widnokręgu. Wojska Czarnieckiego szły po otwartej płaszczyźnie, więc długo się przed okiem szwedzkim ukrywać nie mogły jakoż dostrzeżono je, ale margrabia mniemał, iż to są rozmaite partie, które połączone w znaczną kupę chcą alarmować obóz. Dopiero gdy coraz nowe chorągwie, idące rysią, ukazywały się z za lasu, powstał ruch gorączkowy w szwedzkim obozie. Z pola widziano pomniejsze oddziały rajtarii i pojedynczych oficerów przebiegających między pułkami. Barwna szwedzka piechota poczęła wysypywać się na środek równiny formowały się jeden za drugim w oczach polskich żołnierzy i stawały rojnie na kształt kraśnych stad ptactwa. Nad głowami ich podnosiły się ku słońcu czworoboki potężnych dzit, którymi piechurowie zasłaniali się przed impetem jazdy. Na koniec ujrzano tłumy jazdy szwedzkiej pancernej biegnące kłusem na skrzydła. Zataczano i odprzodkowywano na gwałt armaty. Wszystkie przygotowania, cały ten ruch widać było jak na dłoni, bo wstało słońce jasne, przepyszne i rozświeciło całą krainę. Pilica dzieliła dwa wojska. Na szwedzkim brzegu ozwały się trąby, kotły, bębny i krzyki żołnierstwa stawiającego co duchu do sprawy, a pan Czarniecki kazał również dąć w krzywuły i następował ze wszystkimi chorągwiami kurzece wtem poskoczył co tchu w dzianecie do wąsowiczowej chorągwi, która była najbliżej rzeki. Stary żołnierzu krzyknął ruszaj mi ku mostowi tam z koni i do muszkietów. Niech się na ciebie cała potęga obróci. Prowadź! Wąsowicz jeno poczerwieniał nieco z ochoty i machnął buzdyganem. Ludzie krzyku czyniwszy pomknęli za nim jak tuman kurzawy gnanej wiatrem. Dopadłszy na trzysta kroków do mostu zwolnili biegu. Tuż dwie trzecie zeskoczyło z kulbak i biegiem ruszyło ku mostowi. Szwedzi zaś ruszyli z drugiej strony i wkrótce zagrały muszkiety, zrazu wolniej, potem coraz prędzej, jakby tysiąc cepów biło nieregularnie w klepisko. Dymy rozciągnęły się na rzekę. Krzyki zachęty brzmiały przy jednym i drugim na czółku. Uwaga obu wojsk skupiła się na most, który był drewniany, wąski, zatem trudny do zdobycia, a łatwy do obrony. Jednakże tylko przezeń można się było dostać do Szwedów. To też w kwadrans później pchnął pan Czarniecki dragonie Lubomirskiego w pomoc Wąsowiczowi. Lecz Szwedzi poczęli już i z armat ostrzeliwać przeciwległy na Zataczano coraz nowe sztuki i faskule poczęły z przelatywać ponad głowami wąsowiczowych i dragoni, padać na łąkę i ryć w zagony ziemię, obrzucając walczących darnią i błotem. Margrabia Badeński, stojąc pod lasem na tyłach armii, patrzył przez perspektywę na bitwę. Od czasu do czasu zaś odejmował ją od oczu i spoglądając ze zdziwieniem na swój sztab, wzruszał ramionami. Poszaleli, mówił, koniecznie chcą ów most sforsować. Kilka dział i dwa lub trzy pułki może go przed całą armią bronić. Jednakże Wąsowicz coraz potężniej następował ze swymi ludźmi, więc i obrona stawała się coraz zaciętszą. Most stawał się punktem środkowym bitwy, ku któremu zwolna poczęła ciężyć i ściągała się cała linia szwedzka. W godzinę później Zmienił się jej cały szyk i zwrócił się bokiem do poprzedniej pozycji. Most zasypywano po prostu deszczem ognia i żelaza. Ludzie Wąsowicza poczęli padać gęstym trupem, tymczasem przylatywały ordynanse coraz gwałtowniejsze, by koniecznie szli naprzód. — Zgubi czarniecki tych ludzi! — krzyknął nagle pan marszałek Koronny. — Zaś pan Witowski... Jako doświadczony żołnierz poznał, że źle się dzieje i aż dygotał cały z niecierpliwości. Na koniec nie mógł wytrzymać dłużej, za czym wspiął konia, aż Rumak stęknął żałośnie i skoczył ku Czarnieckiemu, który przez cały ten czas ciągle, nie wiadomo dlaczego, posuwał ludzi ku rzece. Wasza miłość! krzyknął Witowski. Krew się próżno leje! Nie zdobędziemy tego mostu! Ja też go nie chcę zdobywać, odrzekł Czarniecki. Więc czego, wasza dostojność, chcesz? Co mamy robić? Kurzece chorągwiami, kurzece. Do szeregu waść. Tu Czarniecki począł sypać oczyma takie błyskawice, iż Witowski cofnął się słowa nie rzekłszy. Tymczasem chorągwie doszły na dwadzieścia kroków do brzegu i stanęły długą linią wzdłuż koryta. Nikt z oficerów, ni żołnierzy nie wiedział w pień, dlaczego to czynią. Nagle Czarniecki pojawił się, jak piorun przed frontem chorągwi, Ogień miał w licach, piorun w oczach. Wiatr silny podnosił mu burkę na ramionach na kształt potężnych skrzydeł. Koń pod nim skakał i wspinał się, wyrzucając płomień z nozdrzy. On zaś szable puścił na temblak, czapkę zerwał z głowy i ze zjeżoną czupryną, z potem na czole krzyknął do swojej dywizji. – Mości panowie! Rzeką się nieprzyjaciel zastawił i drwi z nas! – Morze przepłynął na pognębienie na ojczyzny, a myśli, że my w jej obronie tej rzeki nie przepłyniem. Tu czapkę cisnął na ziemię, a chwyciwszy szable, wskazał nią na wezbrane wody. Uniesienie go porwało, bo aż wstał w kulbacę i jeszcze potężniej zakrzyknął: Komu Bóg, komu wiara, komu ojczyzna miła za mną! I ścisnąwszy konia ostrogami tak, iż rumak, jakoby w powietrze wyskoczył, rzucił się w nurty. Bryznęła na oku fala, mąż i koń skryli się na chwilę pod wodą, lecz wypłynęli w mgnieniu oka. Za moim panem! krzyknął Michałko, ten sam, który pod Rudnikiem chwałą się okrył i skoczył w wodę. Za mną! wrzasnął przeraźliwym, a cienkim głosem Wołodejowski i nurknął nim krzyczeć przestał. Jezusie Mario! ryknął wspinając do skoku konia za głoba. Wtem ława mężów i koni runęła w fale, aż woda wyskoczyła z szalonym rozpędem na brzegi. Za Laudańską poszła wiśniowiecka, za wiśniowiecką pana Witowskiego, za nią Stapkowskiego, za nią wszystkie inne. Szałtaki ogarnął tych ludzi, że pchały się chorągwie na wyścigi. Krzyk komendy pomieszał się z krzykiem żołnierstwa. Rzeka wystąpiła z brzegów i spieniła się na mleko w mgnieniu oka. Fala poczęła znosić nieco półki, lecz konie bodzone ostrogami płynęły jakby nieprzejrzane stada delfinów, chrapiąc nozdrzami i stękając. Zapełnili tak rzekę, że tłum łbów końskich i ludzkich utworzył jakoby most, po którym mógłbyś przejść suchą nogą na drugi brzeg. Czarniecki przepłynął pierwszy. Lecz nim woda z ciekła, wypłynęła za nim Laudańska, więc machnął pan kasztelan buzdyganem i krzyknął na Wołodyjowskiego – wskok, bij! A do Wiśniowieckiej pod Szandarowskim – w nich! I tak puszczał jedną za drugą, póki wszystkich nie odprawił. Przy ostatniej sam stanął na czele i zakrzyknąwszy – w imię Boże, szczęśliwie! – ruszył z innymi. A wszakże dwa pułki rajtarii, stojąc w odwodzie, widziały, co się dzieje, lecz pułkowników ogarnęło osłupienie tak wielkie, że nim ruszyli się z miejsca, już Laudańska, rozpuściwszy konie, szła na nich niepowstrzymanym pędem. Uderzywszy, rozmiotła pierwszy pułk jak wicher liście, zepchnęła go na drugi, zmieszała drugi, wtem doskoczył na nią szandarowski i rozpoczęła się rzeźba straszna, lecz krótko trwająca. Po chwili rozerwały się szeregi szwedzkie i tłum zładny począł umykać ku głównej armii. Chorągwie Czarnieckiego biegły za nimi z krzykiem straszliwym, siekąc, bodąc, pole trupami zaścielając. Stało się wreszcie jasnym, dlaczego pan Czarniecki kazał Wąsowiczowi zdobywać most, chociaż nie miał zamiaru po nim przechodzić. Oto główna uwaga całej armii skupiła się na ów punkt i dlatego nikt nie bronił i nie miał czasu bronić przeprawy wpław. Przy tym wszystkie niemal paszcze armatnie i cały front wojsk nieprzyjacielskich zwrócony był za rzekę ku mostowi, a teraz gdy trzy tysiące jazdy szło jej w bok całym pędem, teraz dopiero trzeba było zmieniać szyk, formować nowy front, by się choć jako tako od uderzenia zasłonić. Jakoż stał się straszliwy skrzęt i zamieszanie. Pułki piechoty, jazdy odwracały się co duchu ku nieprzyjacielowi, łamiąc się w pośpiechu, Zawadzając jedne o drugie, stawając byle gdzie, nie rozumiejąc wśród wrzasku i tumultu komendy, działając na własną rękę. Próżno oficerowie czynili nadludzkie usiłowania, próżno margrabia ruszył natychmiast stojące pod lasem w rezerwie pułki jazdy. Nim do jakiejkolwiek sprawy przyszli, nim piechota zdołała dzidy tylnymi końcami w ziemię zasadzić, by je nadstawić nieprzyjacielowi, Wpadła chorągie flaudańska, jak duch śmierci, w sam środek krzyków. Za nią druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Dopieroż rozpoczął się dzień sądu. Dymy strzałów muszkietowych przykryły, jakoby chmurą, całą bitwę, a w tej chmurze huk, wrzenie, nadludzkie głosy rozpaczy, krzyki triumfu, przeraźliwe dźwiękanie żelaza, jakby w kuźni piekielnej grzechotanie muszkietów. Czasem błysnął proporzec i zapadł w dymy, czasem złota szpica chorągwi pułkowej i znów nic nie widziałeś, jeno łoskot rozlegał się coraz straszliwszy, jakoby ziemia zarwała się nagle pod rzeką i jakoby wody jej spadały w przepaść niezgłębioną. Wtem z boku nowe zabrzmiały wrzaski. To Wąsowicz przeszedł most i szedł w bok nieprzyjaciela. Wówczas niedługo już trwała bitwa. Z owej chmury poczęły się wysuwać i biec ku lasowi potężne kupy ludzkie, bezładne, obłąkane, bez czapek, hełmów, bez broni. Za nimi lunął wkrótce cały potok ludzki w najokropniejszym zwichrzeniu. Artyleria, piechota, jazda, pomieszane ze sobą uciekały ku lasowi, oślepłe z trwogi i przerażenia. Niektórzy żołnierze krzyczeli w niebogłosy. Niektórzy uciekali w milczeniu, osłaniając głowy rękoma, inni w biegu zrzucali odzież, inni zatrzymywali biegnących naprzód, padali sami, tratowali się wzajemnie, a tuż za nimi, nad ich karkami i głowami, pędziła ława jeźdźców polskich. Co chwila widziałeś całe ich szeregi, wspinające konie i rzucające się w największą gęstwę ludzką. Nie bronił się już nikt. Wszyscy szli pod miecz trup padał na trupie. Cięto bez wytchnienia, bez miłosierdzia na całej równinie. Po brzegach rzeki Kulasowi, jak okiem sięgnął, widziałeś tylko uciekających i goniących, gdzie niegdzie tylko pojedyncze oddziały piechoty dawały bezładny a rozpaczliwy opór, armaty umilkły. Bitwa przestała być bitwą, zmieniła się na rzeź. Cała część armii, która biegła ku lasowi, została w pień wyciętą. Dotarły doń tylko nieliczne szwadrony Rajtarii, za którymi wpadły w gęstwinę lekkie chorągwie. Lecz w lesie czekali już na owych niedobitków chłopi, którzy na odgłos bitwy zlecieli się ze wszystkich wsi okolicznych. Najstraszliwsza pogoń trwała jednak na drodze warszawskiej, którą uciekały główne siły szwedzkie. Młodszy Margrabia Adolf po dwakroć usiłował tam osłonić ucieczkę, lecz po dwakroć rozbity sam wreszcie wpadł w niewolę. Oddział przybocznej jego piechoty francuskiej, złożony z czterystu ludzi, rzucił broń. Trzy tysiące wyborowego żołnierza, muszkieterów i jazdy uciekało aż do mniszewa. Muszkietników wycięto w mniszewie. Jazdę goniono kuczerskowi póki nie rozproszyła się zupełnie po lasach, trzcinach i zaroślach. Tam nazajutrz dopiero wyszukiwali pojedynczych jeźdźców chłopi. Nim słońce zaszło, armia Fryderyka Margrabiego Badeńskiego przestała istnieć. Na pierwszym pobojowisku pozostali sami tylko chorążowie z gołymi chorągwiami, bo wszyscy ludzie zagnali się za nieprzyjacielem. I słońce miało się już dobrze ku schyłkowi. Gdy pierwsze oddziały jazdy poczęły ukazywać się od strony lasu i mniszewa. Wracały ze śpiewaniem i szumem, wyrzucając w górę czapki, paląc z bandoletów. Prawie wszystkie wiodły za sobą tłumy powiązanych włykajeńców. Ci szli przy koniach bez kapeluszy, bez hełmów, z głowami pospuszczanymi na piersi, obdarci, okrwawieni, co chwila potykający się o ciała poległych współbraci. Pobojowisko straszny przedstawiało widok. W niektórych miejscach, gdzie zderzono się najpotężniej, leżały po prostu stosy trupów na pół włóczni wysoko. Niektórzy z piechurów trzymali jeszcze zakrzepłymi dłońmi długie włócznie. Włóczniami tymi pokryty był cały Majdan. Miejscami tkwiły one dotychczas w ziemi, gdzie niegdzie leżały mostem, gdzie niegdzie złamki ich potworzyły jakoby zagrodzenia i płoty. Lecz przeważnie wszędzie przedstawiała się oku okrutna, a żałosna mieszanina ciał ludzkich pomiażdżonych kopytami, drzewców, połamanych muszkietów, bębnów, trąb, kapeluszy, pasów, blaszanych ładunków, które nosiła piechota, rąk i nóg sterczących tak bezładnie ze stosów ciał, że trudno było odgadnąć do kogo należą. Szczególnie w tych miejscach, gdzie broniła się piechota, leżały całe szańce trupów w dali nieco przy rzece stały ostygłe już armaty jedne poprzewracane przez napór ludzki drugie jakoby gotowe jeszcze do strzału obok nich spali ujęci snem wiecznym kanonierowie których również wycięto do nogi widziano wiele trupów przewieszonych przez działa i obejmujących je rękoma jakby ci żołnierze chcieli je jeszcze po śmierci osłaniać spisz poplamiony krwią i mózgiem Połyskiwał złowrogo w promieniach zachodzącego słońca. Złote blaski odbijały się w zakrzepłej krwi, która tu i owdzie utworzyła małe jeziorka. Ckliwy jej zapach mieszał się na całym pobojowisku z wonią prochu i wyziewami ciał i końskim potem. Pan Czarniecki powrócił jeszcze przed zachodem słońca z królewskim pułkiem i stanął na środku Majdanu. Wojska powitały go grzmiącym okrzykiem, co który oddział nadciągał, to wiwatował bez końca. On zaś stał w blaskach słonecznych, utrudzon niezmiernie, lecz cały promienny, z gołą głową, z szablą zwieszoną na temblaku i coraz to odpowiadał wiwatującym, nie mnie, mości panowie, nie mnie, lecz imieniowi boskiemu. Zaś obok niego stał Witowski i Lubomirski. Ten ostatni jasny jak samo słońce, bo w pozłociste blachy przybrany, z twarzą obryzganą krwią, bo okrutnie pracował i sam własną ręką siekł, ścinał jak prosty żołnierz, lecz już markotny i posępny, gdyż nawet jego własne pułki krzyczały Wiwat Czarniecki, Duxed Wiktor! Zazdrość więc poczęła już nurtować duszę marszałkową tymczasem coraz nowe oddziały waliły ze wszystkich stron na pobojowisko za każdym zaś razem nadjeżdżał towarzysz i ciskał panu Czarnieckiemu pod nogi zdobytą chorągiew nieprzyjacielską na ów widok powstawały nowe krzyki, nowe wiwatowania ciskanie czapek w górę i palba z bandoletów słońce zachodziło coraz niżej wtem w jedynym kościele jaki po pożarze w warce pozostał zadzwoniono na nieszpór Natychmiast poodkrywały się wszystkie głowy, ksiądz piekarski, setny ksiądz zaintonował, anioł pański zwiastował najświętszej pannie Maryi, a tysiąc żelaznych piersi odpowiedziało mu natychmiast potężnymi głosami i poczęła z Ducha Świętego. Wszystkie oczy podniosły się ku niebu, które zarumieniło się całe zorzą wieczorną, i z owego krwawego pobojowiska zaczęła lecieć ku grającym w górze blaskom przedwieczornym pieśń pobożna. Właśnie gdy skończono śpiewać, nadjechała rysią laudańska chorągiew, która się była najdalej zagnała za nieprzyjacielem. Żołnierze znów poczęli ciskać chorągwie pod nogi panu Czarnieckiemu, więc on uradował się w sercu i, widząc Wołodyjowskiego, posunął ku niemu konia. A siła wam ich uszło? spytał. Pan Wołodyjowski począł tylko głową kręcić na znak, że nie siła uszło, lecz tak był zziajany, że słowa jednego przemówić nie mógł. Jeno w otwartą gębę łapał powietrze raz po razu, aż mu w piersiach grało. Pokazał wreszcie ręką na usta, że mówić nie może, a pan Czarniecki zrozumiał i za głowę go tylko ścisnął. Ten się spracował, rzekł. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili. Pan Zagłoba zaś prędzej odzyskał oddech i szczękając zębami tak począł przerywanym głosem mówić: Dla Boga, na pot zimny wiatr wieje, parala mnie trzaśnie. Zewleczcie szaty z jakiego grubego szweda i dajcie mi, bo wszystko na mnie mokre. Mokro tu i mokro, nie wiem już co woda, a co mój własny pot, a co krew szwedzka. Jeśli mia się spodziewał, że kiedy w życiu tylu tych szelmów narżnę to mnie wart być pod ogoniem przy kulbacę. Największa wiktoria w tej wojnie. Ale do wody nie będę drugi raz skakał. Nie jedz, nie pi, nie śpi, a potem kąpiel. Dość mi na stare lata. O, ręka mi zemdlała. Już mnie parala ima. Gorzałki na miły Bóg. Słysząc to pan Czarniecki i widząc wiekowego męża istotnie całkiem pokrytego krwią nieprzyjacielską, ulitował się nad wiekiem i podał mu własną manierkę. Zagłoba przechylił ją do ust i po chwili oddał próżną, po czym rzekł — Tylem się wody w pilicy ożłopał, że rychło patrzeć, jak mi się ryby w brzuchu wylęgną, ale to lepsze od wody. — A przebierz się waść winne szaty, choćby i szwedzkie, rzekł pan Kasztelan. — Ja wujowi grubego Szweda poszukam, ozwał się Roch. — Po co z trupa mam pokrwawione kłaść? odrzekł Zagłoba — Ściągnij no wszystko do koszuli z tego jenerała, którego wiaser wziął. To zwać pan wziął jenerała? spytał żywo pan Czarniecki. Kogo mnie wziął? Czego mnie dokonał? odpowiedział Zagłoba. Wtem pan Wołodyjowski odzyskał mowę. Wzięt przez nas młodszy margrabia Adolf, hrabia Falkenstein, jenerał Węgier, jenerał Potter, Benzy, nie licząc pomniejszych oficerów. A margrabia Fryderyk? Spytał Czarniecki. Jeśli tu nie leży, to uszedł w lasy, a jeśli uszedł, to go chłopi zabiją. Pan Wołodyjowski omylił się w swych przewidywaniach. Margrabia Fryderyk wraz z grafem Schlippenbachem i Erenszeinem, błądząc lasami, dotarli nocą do Czerska. Tam, przesiedziawszy w ruinach zamku trzy dni o chłodzie i głodzie, powędrowali nocą do Warszawy. Nie uchroniło ich to później przed niewolą Na ten raz jednak ocaleli Noc już była, gdy pan Czarniecki zjechał ku warce z pobojowiska Była to może najweselsza noc w jego życiu Tak wielkiej bowiem klęski nie ponieśli dotąd Szwedzi od początku wojny Wszystkie działa, wszystkie chorągwie Wszystka starszyzna prócz naczelnego wodza Była wzięta Armia zniesiona do szczętu Rozegnane na cztery wiatry małe jej resztki musiały paść ofiarą kup chłopskich. Lecz pokazało się jeszcze przy tym, że owi Szwedzi, którzy sami za niezwyciężonych w otwartym polu się mieli, nie mogą właśnie w otwartym polu mierzyć się z regularnymi polskimi chorągwiami. Rozumiał wreszcie pan Czarniecki, jak potężny skutek to zwycięstwo w całej Rzeczypospolitej wywrze: jak podniesie ducha, jaki rozbudzi zapał. Widział już całą rzecz pospolitą w niedalekiej przyszłości od ucisku uwolnioną, triumfującą. Może i złocistą wielkohetmańską buławę widział oczyma duszy na niebie. Wolno mu było o niej marzyć, bo szedł ku niej jak prawy żołnierz, jako obrońca ojczyzny i był z takich, którzy nie powstają ani z soli, ani z roli, jeno z tego co ich boli. Tymczasem ledwie całą duszą mógł objąć tę radość, która na niego spłynęła, więc zwrócił się do jadącego obok marszałka i rzekł – teraz pod Sandomierz! Pod Sandomierz jako najprędzej! Umie już wojsko rzeki przepływać, nie zastraszy nas, Sanni Wisła! Marszałek nie odrzekł ani słowa, natomiast jadący nieco opodal w szwedzkim przebraniu pan Zagłoba pozwolił sobie w głos przedmowie – jedźcie gdzie chcecie, ale beze mnie! bo mianie kurek na kościele, który się kręci dniem i nocą, jeść i spać nie potrzebując. Pan Czarniecki tak był wesół, że nie tylko się nie rozgniewał, ale odrzekł żartując, waść do dzwonnicy niż do kurka podobniejszy. Zwłaszcza, że jako widzę wróble masz w kopule. Wszelako kwota tinet jadła i spoczynku, to się wszystkim przynależy. Na to zagłoba, ale już półgłosem, kto ma dzioby na gębie, ten ma wróble na myśli. Rozdział dziesiąty. Po owym zwycięstwie pozwolił na koniec Czarniecki odetchnąć wojsku i konie strudzone odpaść, po czym znów wielkimi pochodami miał wracać pod sandomierz, aby do upadłego króla szwedzkiego gnębić. Tymczasem pewnego wieczora przybył do obozu pan Harłamp z wieściami od zapiechy. Czarniecki wyjechał był pod ową porę do Czerska na lustrację pospolitego ruszenia rawskiego, które się pod owym miastem właśnie zbierało, więc Harłamp, nie zastawszy wodza, udał się wprost do Wołodyjowskiego, aby u niego po długiej drodze wypocząć. Przyjaciele witali go wielce radośnie, lecz on zaraz na wstępie posępnął im twarz ukazał i rzekł: O waszej wiktorii już słyszałem, tu nam się uśmiechnęła fortuna, a pod Sandomierzem nas przycisnęła nie masz już Karolusa w saku, bo się wydobyła do tego z wielką wojska litewskiego konfuzją. Być li to może, zakrzyknął, chwytając się za głowę pan Wołodejowski. Obaj skrzetuscy i za stanęli jak wryci. Jakże to było, powiadaj, wać, pan, na żywy bóg, bo we własnej skórze nie usiedzim. Już mi i tchu nie staje, odpowiedział pan Harłamp. Jechałem dzień i noc, strudziłem się okrutnie. Nadjedzie pan Czarniecki, to wszystko abowo opowiem. Dajcie mi teraz trochę odsapnąć. Więc o i Karolus wyszedł z saku. Przewidywałem, że na to przyjdzie. Jakże to? Zapomnieliście, żem to prorokował, Niech Kowalski przyświadczy. Wój prorokował! rzekł Roch. I gdzie Karolus poszedł? spytał Harłam Pawołodejowski. Piechota popłynęła szmagami, a on z jazdą poszedł po przywiślu ku Warszawie. Bitwa była... I była i nie była. Krótko mówiąc, dajcie mi spokój, bo nie mogę gadać. Jedno jeno jeszcze powiedz: zali całkiem panca piecha rozbit? A gdzie tam rozbit? Goni nawet króla, ale już tam panca piecha nikogo nie dogoni. Taki on do gonienia jak niemiec do postu rzekł Zagłoba. Chwała Bogu i za to, że wojska w całości wtrącił Wołodyjowski. Podrwili boćfinkowie zawołał Zagłoba. Ha, trudno. Musim znów dziurę w Rzeczypospolitej na współkę łatać. Wać pan na litewskie wojsko nie gadaj odparł Harłamp. Karolus jest wojennik wielki i nie sztuka z nim przegrać. A wyście to koroniarze nie podrwili pod ujściem a pod Wolborzem, a pod sulejowem a w dziesięciu innych miejscach? Sam pan Czarniecki przegrał pod Gołębiem. Dlaczego nie miał przegrać i pan sapiecha? Zwłaszcza gdyście go jako sierotę samego zostawili. — A cóż my to na tańce pod poszli? — rzekł z oburzeniem Zagłoba. — Wiem, że nie na tańce, jeno na bitwę i Bóg dał wam wiktorię. Ale kto wie, czy nie lepiej było nie chodzić, bo u nas powiadają, że wojsko obojga narodów, każde z osobna, może być pobite, ale w kupie i sam piekielny komput mu nie poradzi. — Może to być — rzekł Wołodejowski. Ale co wodzowie uradzili, w to nam nie wchodzić. Nie bez tego też, żeby waszej winy nie było. Musiał tam sapio pokawić, już ja go znam rzekł zagłoba. Temu nie mogę negować mruknął pod nosem Harłamp. Tu umilkł na chwilę, jeno od czasu do czasu spoglądali na się ponuro, bo im się wydało, że szczęście Rzeczypospolitej psuć się na nowo poczyna, a przecie tak niedawno pełni byli wszyscy ufności i nadziei. Wtem Wołodyjowski rzekł: Pan kasztelan powraca! i wyszedł z izby. Kasztelan powracał rzeczywiście. Wołodyjowski wybiegł przeciw niemu i zdala dala począł wołać. Mości kasztelanie! Król Szwedzki zgwałcił litewskie wojsko i z saku umknął. Jest tu towarzysz z listami od pana wojewody wileńskiego. Dawaj go sam, krzyknął Czarniecki. Gdzie on jest? U mnie, zaraz go przystawię! Lecz pan Czarniecki tak przyjął do serca wiadomość, że nie chciał czekać jeno natychmiast zeskoczył z kulbaki i wszedł do kwatery Wołodyjowskiego. Porwali się z ław wszyscy, widząc go wchodzącego, on zaś ledwie im głową skłonił już rzekł: proszę o listy. Harłamp podał mu zapieczętowane pismo. Kasztelan poszedł z nim przed okno, bo w chałupie było ciemno, i począł je czytać ze zmarszczoną brwią i troską w twarzy. Od czasu do czasu gniew błyskał mu w obliczu. Zalterował się pan kasztelan, szeptał do skrzetuskiego zagłoba. Obacz, jak mu dzioby poczerniały. Zaraz i szeplenić zacznie co zawsze, czy nigdy go cholera chwyci. Wtem pan Czarniecki skończył czytać, przez chwilę całą pięścią kręcił brodę i myślał. Na koniec ozwał się dźwiękliwym, niewyraźnym głosem. A pójdź no tu bliżej, towarzyszu. Do usług waszej dostojności. Gadaj prawdę, rzekł z przyciskiem kasztelan. Bo ta relacja tak misternie haftowana, iż rzeczy dojść nie mogę jeno, gadaj prawdę, nie koloryzuj. Wojska rozproszone? Nijak nie rozproszone, mości kasztelanie. A ile dni wam potrzeba, byście się znów zebrali? Tu za głowa szepnął do Skrzetuskiego, Chcę go, jak to mówią, z mańki zażyć. Lecz Harłam podpowiedział bez wahania. Skoro wojsko nie to mu się zbierać nie trzeba. Prawda jest, że pospolitaków z dwieście koni nie mogliśmy się dorachować, gdym odjeżdżał, których i między poległymi nie było. Ale to zwykła rzecz i komput na tym nie cierpi, a nawet pan hetman ruszył za królem w dobrym porządku. Armat nie straciliście, mówisz, nic? Owszem, straciliśmy cztery, które Szwedzi nie mogąc ich zabrać zagwoździli. Widzę, że prawdę mówisz. Powiadaj tedy, jako się wszystko odbyło. Incipiam, rzekł Harłamp. Kiedyśmy to stali sami, postrzegł się nieprzyjacieli, że zawiślańskich wojsk nie masz, jeno partie i kupy niesforne na ich miejscu. Myśleliśmy, a właściwie mówiąc pan Sapiecha myślał, że na tamtych uderzą i jakie takie posiłki im ekspediował, ale nieznaczne, by siebie nie osłabić. Tymczasem u Szwedów kręta nina i szum jakoby wulu. Pod wieczór poczęli zbliżać się tłumami do Sanu. Byliśmy w kwaterze wojewodzińskiej. Przyjeżdża ten pan Kmicic, który się Babiniczem teraz zowie, żołnierz przedni i daje znać. A pan Zapiecha właśnie do uczty zasiadał, na którą się siła szlachcianek, aż spod Kraśnika i Janowa nas zjeżdżało, że to pan Wojewoda lubi płeć białogłowską. No i uczty lubi, przerwał Czarniecki. Nie masz mnie przy nim, nie ma go kto do temperancji nakłaniać, przerwał Zagłoba. Na to pan Czarniecki. Może prędzej będziesz waść przy nim niż myślisz, zaczniecie się we dwóch temperować. Tu zwrócił się do Harłampa. Mów dalej. Babinicz wtedy daje znać, a wojewoda na to symulują tylko, że chcą następować. Nie przedsię wezmą nic, prędzej powiada przez Wisłę, zechcą się przebierać, ale mam ja na nich oko i wtedy sam nastąpię. Tymczasem powiada, nie psujmy sobie uciechy, żeby nam było dobrze. Poczynamy wtedy jeść i pić. A i kapela poczyna rżnąć, sam wojewoda prosi do tańca. Dam ja mu tańce, przerwał Zagłoba. Cicho waść, rzekł Czarniecki. Wtem znów przylatują od brzegu, że szum okrutny. Nic to, wojewoda pazia w ucho, będziesz mi tu laazu. Tańcowaliśmy do świtania, spaliśmy do południa. O południu patrzym, a już szańce srogie stoją, a na nich ciężkie działa, kartauny. Dają też czasem ognia, a co kula padnie, to jak ceber. Jedna taka na nic okop zapruszy. Nie powiadaj konceptów, przerwał Czarniecki, bo śnie u Hetmana. Harłamp zmieszał się mocno i tak dalej mówił. O południu wyjechał sam wojewoda. Szwedzi zaś pod osłoną owych szańców zaczęli stawiać most. Pracowali do wieczora, z wielkim naszym podziwem, bośmy byli tego mniemania, że zbudować go zbudują, ale przejść po nim nie zdołają. Na drugi dzień jeszcze budują. Począł wojewoda sprawiać wojska, bo i sam już myślał, że będzie batalia. Tymczasem most był pozór, a przeszli poniżej przez inny i z boku was zaszli. Przerwał Czarniecki. Harłamp wytrzeszczył oczy, otworzył usta. Przez chwilę milczał zdumiony, na koniec rzekł, To wasza dostojność miała już relacje? Nie ma co, szepnął zagłoba. Co wojny tyczy, nasz dziad w lot zgadnie, jakoby właśnie patrzył na sprawę. Mów dalej, rzekł Czarniecki. Przyszedł wieczór. Wojska stały w gotowości, ale z pierwszą gwiazdą znowu była uczta. Tymczasem rano Szwedzi już przeszli przez ów drugi most, który poniżej zbudowali i zaraz nastąpili. Stała od krańca chorągiew pana Koszyca, żołnierza dobrego, ten w nich. Skoczą mu w pomoc pospolitacy, którzy byli najbliżej, ale kiedy to pluną do nich z armat w nogi! A Pan koszyc poległ i ludzi jego okrutnie naszarpano. Dopieroż pospolitacy wpadłszy churmem na obóz, wszystkich pomieszali. Co było gotowych chorągwi to poszły, ale nie sprawiły nic. Jeszcześmy armaty stracili. Gdyby więcej dział i piechoty było przy królu, sroga byłaby klęska, ale szczęściem większa część pieszych regimentów, wraz z armatami Odpłynęła nocą szmagami, o czym także nikt u nas nie wiedział. — Sapio pokawił! Z góry wiedziałem! — zawołał Zagłoba. — Przejęliśmy korespondencję królewską — rzekł Harłamp, którą Szwedzi zronili. Czytali w niej żołnierze, że król do Prus ma iść, by z elektorskimi nazad wrócić, gdyż pisze, że samymi szwedzkimi siłami nie da sobie rady. — Wiem o tym — odrzekł Czarniecki. — Pan Sapiecha przysłał mi ten list po czym mruknął cicho, jakby sam do siebie mówiąc – Trzeba i nam za nim do Prus. – Dawno to mówię! – rzekł Zagłoba. Pan Czarniecki popatrzył nań przez chwilę w zamyśleniu. – Nieszczęście! – rzekł głośno. – Bo gdyby ja nadążył pod Sandomierz, wtedy byśmy we dwóch z Hetmanem żywej nogi nie puścili. – stało się i nie wróci. – Wojna się przedłuży, ale taki i temu najazdowi i najezdnikom śmierć pisana. Nie może inaczej być! zawołali chórem rycerze. I wielka otucha wstąpiła im do serc, choć przed chwilą wątpili. Wtem szepnął coś za głoba do ucha panu dzierżawcy z wąsoszy, a łów znikł we drzwiach i po chwili wrócił z gąsiorem. Widząc to, Wołodyjowski pochylił się do kolan kasztelanowi. Łaska by to była dla prostaka żołnierza niepowszednia! zaczął. Napije się z wami chętnie, rzekł Czarniecki. A wiecie dlaczego? Owo dlatego. -Że nam się pożegnać przyjdzie. Jakże to? zawołał zdumiony Wołodyjowski. Pisze pan Piecha, że chorągiew Flaudańska do litewskiego wojska należy i że ją jeno dla asysty królowi przysłał, a teraz sam będzie jej potrzebował, zwłaszcza oficerów, bo mu ich brak okrutny. Mój Wołodyjowski, wiesz ile cię miłuję i ciężko mi się z tobą rozstawać, ale tu jest dla ciebie rozkaz. Wprawdzie pan Sapiecha jako człowiek polityczny na moje ręce i do mojej dyskrecji rozkaz przesyła. Mógłbym ci go nie pokazać. Ba, ba, tak mi to miłe, jakoby mi pan Hetman szablę najlepszą złamał. Ale właśnie, że do mojej dyskrecji przysłano, więc ci rozkaz daję. Masz. A już czyń, coś powinien. Za zdrowie twoje, żołnierzyku. Pan Wołodyjowski znów pochylił się do kasztelańskich kolan, wypił, ale tak był strapiony, że słowa przemówić nie mógł, a gdy kasztelan wziął go w objęcia, łzy ciurkiem puściły mu się na żółte wąsiki. — Wolejbym poległ — zawołał żałośnie. — Gonić pod tobą, wodzu wielbiony przywykłem, a tam nie wiadomo, jak będzie. — Panie Michale, nie zważaj na rozkaz — rzekł wzruszony Zagłoba. — Sam sapiowi odpiszę i uszu mu przystojnie natrę. Lecz pan Michał przede wszystkim był żołnierzem, więc jeszcze się obruszył, a wwać panu wiecznie stary wolentarz siedzi. Milczałbyś lepiej, kiedy rzeczy nie rozumiesz. Służba. Ot co? Rzekł Czarniecki. Rozdział jedenasty. Pan Zagłoba, stanąwszy przed Hetmanem, nie odpowiedział na radosne jego powitanie. Owszem, ręce w tył założył. Wargę wysunął naprzód i począł nań spoglądać jak sędzia sprawiedliwy, ale surowy. Ten zaś jeszcze się bardziej ucieszył, widząc ową minę, bo już się jakowejś krotofili spodziewał i zaraz ją mówić. — Jak się masz, stary Francie? Cóż to tak nosem kręcisz, jakbyś jakowy niecnotliwy zapach wietrzył? — W całym sapierzyńskim wojsku bigos czuć. — Czemu to bigos, powiadaj? — Bo Szwedzi kapuścianych głów naszatkowali. — Masz go. Już nam przymówił. Szkoda, że i waści nie usiekli. — Bo on pod takim wodzem służył, pod którym myśmy siekli, a nie nas sieczono. — Dajcie, katu, żeby ci choć język obcięli. — Nie miałbym czym zapierzyńskiej wiktorii głosić. Na to posmutniał Hetman i odrzekł. — Panie bracie, zaniechaj mnie. Jest więcej takich, którzy już na moje służby ojczyźnie niepamiętni, zgoła mnie spostponowali i wiem to że jeszcze wiele się przeciw mej osobie uczyni hałasu, a przecie żeby nie owa Hasa Pospolitacka inaczej by rzeczy pójść mogły. Powiadają, żem dla podkurków nieprzyjaciela zaniedbał, ale przecie temu nieprzyjacielowi cała rzecz pospolita oprzeć się nie mogła. Wzruszył się nieco pan za głoba słowy Hetmana i odrzekł. Taki to już u nas obyczaj, aby winę zawsze na wodza składać. Nie ja będę brał podkurki za złe, bo im dzień dłuższy, tym podkurek potrzebniejszy. Pan Czarniecki wielki wojownik, te wszelako wedle mojej głowy ma przywarę, że w wojsku na śniadanie, na obiad i na wieczerze samą tylko szwedzinę daje. Lepszy on wódz niż kuchta, ale źle czyni, bo od takiej strawy w prędce wojna najlepszym kawalerom może zbrzydnąć. Bardzo, że pan Czarniecki przeciw mnie choleryzował? I nie bardzo. Z początku wielką pokazał alteracji, ale gdy się dowiedział, że wojska nierozbite, zaraz powiada wola boska, nieludzka moc. Nic to powiada, każdemu zdarzy się przegrać. Gdybyśmy samych powiada sapiechów w ojczyźnie mieli, byłby to kraj Arystydesów. Dla pana Czarnieckiego krwi bym nie skąpił, odpowiedział Hetman. Każdy inny poniżałby mnie, aby siebie i własną sławę wywyższyć zwłaszcza po świeżej wiktorii, ale on nie z takich. Nic ja przeciw niemu nie powiem jeno to, żem za stary na taką służbę, jakiej on od żołnierza wygląda, a zwłaszcza na owe kąpiele, jakie wojsku wyprawuje. Toś waś rad, żeś do mnie wrócił? I rad, i nie rad, bo pod kurku słucham od godziny, ale jakoś go nie widzę. Zaraz siądziemy do stołu. A co pan Czarniecki teraz przedsiębierze? Idzie do Wielkopolski, aby tamtym niebożętom dopomóc. Stamtąd zaś przeciw Steinbokowi ciągnie i do Prus, spodziewając się dostać od Gdańska armat i piechoty. Zacni obywatele gdańszczanie. Całej Rzeczypospolitej przykładem świecą. To się z panem Czarnieckim pod Warszawą spotkamy, bo ja tam pociągnę, jeno się przedtem koło Lublina nieco zabawię. To Lublin znów Szwedzi obsadzili? Nieszczęsne miasto. Nie wiem już ile razy było w nieprzyjacielskim ręku. Jest tu deputacja od szlachty lubelskiej i zaraz przyjdzie z prośbą, bym ich ratował. Ale że mam listy do króla i hetmanów ekspediować, przeto muszą jeszcze poczekać. Do Lublina i ja chętnie pójdę, bo tam białogłowy nad miarę gładkie i rzęsiste. Kiedy to która chleb krając bochenek o się oprze, tu nawet na nieczułym bochenku skóra od kontentacji czerwienieje. O Turku, wasza dostojność. Jako człowiek wiekowy nie możesz tego wyrozumieć, ale ja co maja krew jeszcze muszę puszczać. To żeść starszy ode mnie. Jeno eksperjencją, nie wiekiem. że zaś umiałem konserware inwentutem meam, tego mi już nie jeden zazdrościł. Pozwól mnie wasza dostojność przyjąć deputację lubelską, a ja jej przyrzeknę, że zaraz idziemy w pomoc. Niech się nieborakowie pocieszą, nim nieboraczki pocieszymy. Dobrze, rzekł hetman. Ja pójdę listy ekspediować. I wyszedł. Zaraz potem wpuszczono deputację lubelską, którą pan Zagłoba przyjął z nadzwyczajną powagą i godnością, a pomoc przyrzekł pod warunkiem, że wojsko prowiantami, zwłaszcza zaś wszelakim napitkiem, obeślą. Po czym zaprosił ich imieniem wojewodzińskim na wieczerze. Oni radzi byli, bo wojska tejże jeszcze nocy ruszyły ku Lublinowi. Sam pan Hetman pilił niezmiernie, bo mu chodziło o to, Ażeby jakowąś przewagą wojenną pamięć sandomierskiej konfuzji zatrzeć. Rozpoczęło się więc oblężenie, ale szło dość marudnie. Przez cały ten czas kmicic uczył się u pana Wołodyjowskiego szablą robić i postępy czynił nadzwyczajne. Pan Michał też wiedząc, że to na bogusławową szyję nauka, żadnych sekretów swej sztuki mu nie ukrywał. Często też miewali i lepszą praktykę. Chodzili bowiem pod zamek wyzywać Szwedów na rękę, których wielu usiekli. Wkrótce Kmitic do tego doszedł, że z Janem Skrzetuskim mógł się na równi potykać, nikt zaś w całym wojsku sapierzyńskim nie zdołał mu dotrzymać. Wówczas taka chęć zmierzenia się z Bogusławem opanowała mu duszę, iż ledwie mógł wysiedzieć pod Lublinem, zwłaszcza, że wiosna wróciła mu siły i zdrowie. Rany pogoiły mu się wszystkie. Przestał pluć krwią, krew grała w nim podawnemu i ogień tryskał z oczu. Spoglądali na niego z początku spodełbalał dańscy ludzie, lecz nie śmieli nastawać, bo Wołodyjowski trzymał ich żelazną ręką. Później też, patrząc na jego postępki i uczynki, pogodzili się z nim zupełnie i sam najzacieklejszy jego wróg, Józwa Butry, mawiał: Umarł Kmicic, żywie babinicz, a ten niech żywie! Załoga lubelska poddała się wreszcie ku wielkiej uciesze wojska, za czym ruszył pan sapiecha chorągwie ku Warszawie. Po drodze odebrał wiadomość, że sam Jan Kazimierz wraz z hetmanami i nowym wojskiem przyjdzie mu w pomoc. Nadeszły też wieści i od Czarnieckiego, którym także z Wielkopolski ku stolicy zdążał. Wojna, rozproszona po całym kraju, skupiła się tak pod Warszawą, jako chmury rozproszone po niebieskim sklepie skupiają się i łączą, aby zrodzić burze, grzmoty i błyskawice. Szedł pan zapiecha na żelechów, garwolin i Mińsk do siedleckiego traktu, aby się w Mińsku z pospolitym ruszeniem podlaskim połączyć. Jan Skrzetuski objął nad ową hasą komendę, bo chociaż w województwie lubelskim mieszkał, ale że blisko granicy Podlasia, więc znany był wszystkiej szlachcie i wielce przez nią ceniony jako jeden z najznamienitszych w Rzeczypospolitej rycerzy. Jakoż na prędce potrafił on zmienić bitną z natury tamtejszą szlachtę na chorągwie w niczym komputowemu wojsku nie ustępujące. Tymczasem zaś szli z Mińska ku Warszawie bardzo śpiesznie, aby jednym dniem pod Pragą stanąć. Pogoda sprzyjała pochodowi. Od czasu do czasu przelatywały majowe deszczyki, chłodząc ziemię i tłumiąc kurzawę, ale w ogóle czas był cudny, niezbyt gorący, niezbyt zimny, wzrok biegł daleko w przeźroczystym powietrzu. Z Mińska szły wojska komunikiem, wozy bowiem i działa miały dopiero drugiego dnia za nimi wyruszyć. Ochota panowała po pułkach niezmierna, gęste lasy, zalegające cały trakt, brzmiały echem pieśni żołnierskich, konie prychały na dobrą wróżbę. Chorągwie w sprawie i w porządku płynęły jedna za drugą, jak rzeka migotliwa, a potężna, bo przecie dwanaście tysięcy luda bezpospolitaków wiódł pan sapiecha. Rotmistrze, oganiając pułki, świecili polerowanymi blachami. Kraśne znaki chwiały się nad głowami rycerstwa na kształt olbrzymich kwiatów. Słońce miało się ku zachodowi, gdy pierwsza idąca w przodku, chorągie flaudańska, ujrzała wieże stolicy. Na ów widok radosny okrzyk wyrwał się z piersi żołnierstwa. Warszawa. Warszawa. Okrzyków przeleciał jak grzmot przez wszystkie chorągwie i przez jakiś czas słychać było na pół mili drogi powtarzane ustawicznie słowo Warszawa, Warszawa. Wielu sapierzyńskich rycerzy nigdy nie było w stolicy, Wielu nigdy jej nie widziało, więc jej widok wywarł na nich wrażenie nadzwyczajne. Mimowoli wstrzymali wszyscy konie. Niektórzy pozdejmowali czapki, inni poczęli się żegnać, niektórym łzy ciurkiem popłynęły z oczu i stali, wzruszeni, milczący. Nagle pan sapiecha pojawił się na białym koniu od ostatnich zastępów i począł lecieć wzdłuż chorągwi. Mości panowie! wołał donośnym głosem. My tu pierwsi, nam szczęście, nam honor! Wyżeniem szweda ze stolicy! Wyżeniem! zawrzasło dwanaście tysięcy litewskich piersi. Wyżeniem, wyżeniem, wyżeniem! I stał się szuma, huk. Jedni krzyczeli ciągle wyżeniem, drudzy już wołali bik tocnotliwy, inni w nich psu bratów, trzaskanie szablami mieszało się z krzykiem rycerzy. Oczy poczęły ciskać błyskawice, z pod wąsów błyskały zęby, sam zapiecha spłonął jak pochodnia. Nagle buławę podniósł w górę i krzyknął: za mną! W pobliżu Pragi wstrzymał pan wojewoda chorągwie i nakazał wolny pochód. Stolica wynurzała się coraz wyraziściej z sinawej oddali. Wieże rysowały się długą linią na błękicie, spiętrzone dachy starego miasta kryte czerwoną dachówką, płonęły w blaskach wieczornych, nic wspanialszego nie widzieli nigdy w życiu Litwini nad owe mury białe i wyniosłe, poprzecinane mnóstwem wąskich okien, zwieszające się na kształt stromych wiszarów nad wodą. Domy zdawały się wyrastać jedne z drugich, wysoko i jeszcze wyżej. Nad ową zaś zbitą i zacieśnioną masą tynów, ścian, okien, dachów, bodły niebo wieże strzeliste. Ci z żołnierzy, którzy już byli w stolicy bądź na elekcji, bądź prywatnie, objaśniali innym, co który gmach znaczył i jakie nosił miano. Szczególnie Szczególniej zagłoba, jako bywalec uczył swoich laudańskich, oni zaś słuchali go pilnie, dziwiąc się jego słowom i samemu miastu. Patrzcie na ową wieżę w samym pośrodku Warszawy, mówił. Oto Arks Regia. Żebym tyle lat żył, ile obiadów tamu królewskiego stołu zjadłem, matuzala bym w kozi róg zapędził. Nie miał też król bliższego ode mnie konfidenta. Mogłem wybierać między starostwami jako między orzechami, a rozdawać je tak łatwo jak ufnale. Siła ludzi promowałem, a gdym wchodził, to senatores w pas mi się kłaniali po kozacku. Pojedynki też na oczach królewskich odbywałem bo mnie lubił widzieć przy robocie. Marszałek zaś musiał zamykać oczy. Srogi gmach, rzekł Rochkowalski. I pomyśleć, że wszystko to ci psiajuchowie mają w ręku i łupią okrutnie, dodał Zagłoba. Słyszę, kolumny nawet z murów wydzierają i do Szwecji wywożą, które są z marmurów i innych kosztownych kamieni. Nie poznam miłych kątów, a przecie słusznie rozmaici skryptore z zameków za ósmy cud świata uważają, bo oprócz tego ma król Francuski zacny dworzec, ale kiep w porównaniu do tego. A owo co to za druga wieża w pobliżu na prawo? To święty Jan jest z zamku do niego krużganek, w tym kościele objawienie miałem. Bo gdym raz po nieszporze przyzostał, słyszę głos od sklepienia: Zagłoba! Będzie wojna z takim synem królem szwedzkim i kalamitatę z wielkie nastąpią. Ruszyłem co tchu do króla i powiadam co słyszał, a tu ksiądz prymas pastorałem mnie w kark. Nie powiadaj głupstw, pijany byłeś. A, mają teraz. Ten drugi kościół, zaraz tam obok, to jest kolegium jezuitarum. Trzecia wieża Opodal to kuria, owa czwarta w prawo marszałkowska. A ów zielony dach to Dominikanie. Wszystkiego nie wymienię, choćby językiem tak umiał obracać jak szablą. Chyba nie masz takiego drugiego miasta na świecie, zawołał jeden z żołnierzy. Dlatego też wszystkie nacje nam go zazdroszczą. A ów cudny gmach na lewo od zamku, za Bernardynami? Tak jest. To pallatium radziejowskianum dawniej kazanowskich uważają go za dziewiąty cud świata ale zaraza na niego bo w tych to murach zaczęło się nieszczęście rzeczypospolitej jakże to spytało kilka głosów bo jak się wziął pan pod kanclerzy radziejowski z żoną wadzić i wojować tak król się za nią ujął Wiecie waćpanowie, co o tym ludzie mówili, a to pewno, że i sam pod myślał, że mu się żona w królu kocha, a król w niej. Za czym przez inwidję do Szwedów uciekł i wojna się rozpoczęła. Co prawda siedziałem wtedy na wsi i końca onej sprawy nie widziałem jeno z relacji, ale to wiem, że ona nie do króla, tylko do kogo innego przedtem słodkie oczy, jako marcepan robiła. Do kogo? Zagłoba pokręcił wąsa. Do tego, do którego i wszystkie jako mrówki do miodu lazły. Jeno mi się nazwiska nie godzi mówić, gdyż zawsze brzydziłem się hełpliwością. Przy tym zestarzał się człek, zestarzał. Zdarł się jako miotła, zamiatając nieprzyjaciół ojczyzny ale niegdyś nie było większego nade mnie Gładysza i Dworaka. Niech Roch Kowalski przyświat Tu spostrzegł się pan za Zagłoba, że Roch żadną miarą owych czasów pamiętać nie może, więc tylko ręką machnął i rzekł e wreszcie, co on tam wie. Po czym pokazał jeszcze towarzyszom pałac Solińskich i Koniec Polskich, który ogromem prawie Radziejowskiemu był równy. Wreszcie wspaniałą Villa Regia, a wtem słońce zaszło i mrok nocny począł nasycać przestworze. Huk działa rozległ się na murach warszawskich i trąby ozwały się długo i przeciągle na znak, iż nieprzyjaciel się zbliża. Pan sapiecha oznajmił też swoje przybycie palbą z samopałów, aby ducha mieszkańcom stolicy dodać. Po czym tejże jeszcze nocy począł przeprawiać wojsko zawisłe. Przeprawiła się więc pierwsza Laudańska za nią pana Kotwicza, za nią Tatarzyk Micicowi, za nią Wańkowiczowa, razem osiem tysięcy ludzi. W ten sposób byli zarazem Szwedzi wraz z nagromadzonym łupem otoczeni i pozbawieni dowozu. Panu Sapierze zaś nie pozostawało nic więcej jak czekać, Póki z jednej strony pan Czarniecki, z drugiej król wraz z koronnymi hetmany nie przyciągnie, tymczasem zaś pilnować, aby się jakowe posiłki do miasta nie przekradły. Pierwsze wieści przyszły od pana Czarnieckiego, ale niezbyt pomyślne. Donosił bowiem, że wojsko i konie tak ma strudzone, iż w tej chwili nie może żadnego w oblężeniu wziąć udziału. Od czasu bitwy pod warką dzień w dzień był w ogniu, a od pierwszych miesięcy roku stoczył dwadzieścia jeden większych bitew ze Szwedami, nie licząc podjazdowych utarczek i napadów na mniejsze oddziały. Piechoty na pomorzu nie dostał, do Gdańska dotrzeć nie mógł. Obiecywał co najwięcej trzymać resztą sił w szachu tę armię szwedzką, która pod radziwiłem pod bratem królewskim i Douglasem, stojąc u narwi, przemyśliwała, jakoby oblężonym przyjść w pomoc zaś Szwedzi gotowali się do obrony z właściwym sobie męstwem i biegłością. Jeszcze przed przyjściem pana sapiechy spalono pragę. Obecnie poczęli ciskać granaty na wszystkie przedmieścia, jako na krakowskie Nowy Świat, a z drugiej strony na kościół Świętego Jerzego i Pannę Marie. Płonęły tedy domostwa, gmachy i kościoły. W dzień dymy wiły się nad miastem na kształt chmur gęstych i czarnych. W noc owe chmury stawały się czerwone i snopy iskier wybuchały z nich ku niebu. Za murami błąkały się tłumy mieszkańców bez dachu nad głową, bez chleba. Niewiasty otaczały sapierzyński obóz z płaczem o miłosierdzie. Widziano ludzi uschniętych z głodu na szczypki, widziano dzieci umierające z braku pokarmu w objęciach wychudłych matek. Okolica zmieniła się w padół łez i nędzy. Pan Sapiecha nie mając piechoty ni dział czekał i czekał na nadejście króla. Tymczasem przychodził ile mógł w pomoc bogim, rozsyłając ich partiami w mniej zniszczone okolice, w których jako tako mogli się wyżywić. Troskał się też niemało w przewidywaniu trudności oblężenia, gdyż uczeni inżynierowie szwedzcy zmienili Warszawę w potężną twierdzę. Za murami siedziało trzy tysiące wyćwiczonego żołnierza, dowodzonego przez biegłych i doświadczonych jenerałów, w ogóle zaś Szwedzi uchodzili za mistrzów w oblężeniu i obronie wszelkich fortec. Na ową więc troskę wyprawiał sobie pan Piecha co dzień uczty, w czasie których krążyły gęsto kielichy. Miał bowiem ów zacny obywatel i niepospolity wojownik tę przywarę, iż wesołą kompanię i brząkanie szkłem nad wszystko nawidził, Często nawet służby dla uciechy zaniedbując. Dzienną natomiast przezornością wieczorną folgę wynagradzał. Do zachodu słońca pracował szczerze, wysyłał podjazdy, ekspediował listy, sam objeżdżał straże, sam przesłuchiwał schwytanych języków, natomiast z pierwszą gwiazdą często i skrzypki odzywały się w jego kwaterze. A gdy raz się rozochocił, to już na wszystko pozwalał. Sam nawet posyłał po oficerów, choćby straży pilnujących albo na podjazd wyznaczonych, i krzyw był, jeżeli który się nie stawił, gdyż nie było dlań uczty bez ciasnoty. Przymawiał mu za torankami mocno pan zagłoba, ale wieczorami często samego czelać bez duszy do kwatery wołodyjowskiego odnosiła świętego by sapio do upadku przywiódł, tłumaczył się na drugi dzień przyjaciołom, a cóż dopiero mnie, którym zawsze igraszki miłował. Jeszcze ma szczególniejszą jakąś pasję, kielichy we mnie wmuszać, ja zaś, nie chcąc się grubianinem okazać, ustępuje przed przynuką, bo zawsze to obserwowałem, żeby gospodarzowi nie uchybiać. Ale już ślubował, że na przyszły adwent każe sobie grzbiet dyscypliną dobrze smarować, bo sam to rozumiem, że swawola bez pokuty zostać nie może. Tymczasem muszę mu już dotrzymywać, a to z obawy, aby w gorsze jakie nie wpadł kompanie i do reszty sobie nie folgował. Byli tacy oficerowie, którzy i bez dozoru hetmańskiego służbę pełnili, ale niektórzy zaniedbywali się wieczorami srodze, jako zwyczajnie żołnierze, ręki żelaznej nad sobą nieczujące. Nie omieszkał korzystać z tego nieprzyjaciel. Pewnego razu na parę dni przed nadciągnięciem króla i hetmanów sapiecha wyprawił wspanialszą niż kiedykolwiek ochotę, już był bowiem rad, że się wszystkie wojska w kupę zbierają i oblężenie rozpocznie się na dobre. Wszyscy znakomitsi oficerowie byli proszeni, bo pan hetman szukający zawsze okazji rozgłosił, iż to na cześć królewską owa uczta się odbędzie. Do panów skrzetuskich, kmicica, zagłoby, wołodyjowskiego i harłampa przyszedł nawet umyślny ordynans, aby koniecznie byli, gdyż hetman za wielkie usługi chce ich szczególnie uczcić. Pan Andrzej siadał już na konia, by z podjazdem wyruszyć, takiż ordynansowy oficer zastał już jego tatarów za bramą. Nie możesz wasza miłość panu hetmanowi tej ujmy okazać i niewdzięcznością za serce zapłacić, rzekł oficer. Kmicic zsiadł z konia i poszedł naradzić się z towarzyszami. Okrutnie mi to nie na rękę, rzekł. Słyszałem, że jakiś znaczny oddział jazdy wedle babic się ukazał. Samże Hetman kazał mi jechać i koniecznie dowiedzieć się, co to za żołnierze, a teraz na ucztę prosi, co mam czynić. Pan Hetman przysyła rozkaz, aby z podjazdem Akba Huan poszedł, odparł ordynansowy. Rozkaz to rozkaz, rzekł Zagłoba. A kto żołnierz ten słuchać musi, wadź pan strzeż się, ja aby złego przykładu nie dawać, a przy tym niedobrze by było dla pana ściągnąć na się nieżyczliwość hetmańską. Powiedz waść, że się stawię, rzekł do ordynansowego kmicic. Oficer wyszedł. Za nim odjechali pod akbach Tatarzy, a pan Andrzej począł się nieco stroić. W czasie zaś ubierania tak mówił do towarzyszów: Dziś jest uczta. Na cześć króla jego mości. Jutro będzie na cześć ich mościów, panów hetmanów koronnych i tak aż do końca oblężenia. Niech jeno król nadciągnie, skończy się to, odpowiedział Wołodyjowski. Bo chociaż i nasz pan miłościwy lubi się także we wszelakim frasunku pocieszyć, ale przecież służba musi pójść pilniej, ile każdy, a między innymi i pan sapiecha, będzie się starał gorliwość swoją okazać. Za dużo tego, za dużo nie ma i gadania, rzekł Jan Skrzetuski. Czy wam to nie dziwno, że tak przezorny i pracowity wódz, tak cnotliwy człowiek, tak godny obywatel ma tę słabość? Niech jeno wieczór się uczyni, inny to zaraz człowiek i z wielkiego hetmana w hulaka się przemienia. A wiecie, czemu mi tak uczty nie w smak, ozwał się Kmicic, Bo i Janusz radziwił miał ten zwyczaj, że je co wieczora wyprawiał. I majnujcie sobie, że się tak jakoś dziwnie składało, że co uczta, to się albo nieszczęście jakoweś trafiało, albo zła nowina spadła, albo się nowa hetmańska zdrada wykrywała. Nie wiem, czyli ślepy traw, czyli zrządzenie boskie, dość, że zło nigdy nie przychodziło kiedy indziej, jeno w czasie uczty. To mówię wam, że w końcu do tego doszło, że jak tylko do stołów nakrywali, to aż skóra na nas cierpła. Prawda? Jak mi Bóg miły, rzekł Harłamp. Ale było to i z tego, że książę Hetman zawsze tę porę do promulgowania swych praktyk z nieprzyjacielem ojczyzny wybierał. No, ozwał się Zagłoba, przynajmniej ze strony poczciwego sapia nie mamy się czego obawiać. Jeśli on kiedy zdradzi, to ja tyle wart, co wichtarze u moich butów. O tym nie ma i mowy. Zacny to pan jako chleb bez zakalca, zawołał Wołodyjowski. A co wieczorem zaniedba, to w dzień naprawi, dodał Harłamp. – To już wreszcie chodźmy, rzekł zagłoba, bo prawdę rzekłszy, wakuum w brzuchu czuję. Wyszli, siedli na konie i pojechali, gdyż pan piecha stał w innej stronie za miastem i było dość daleko. Przybywszy przed hetmańską kwaterę, znaleźli już mnóstwo koni na podwórcu i ścisk trzymających je pachołków. Dla których też stała kufa piwa na Majdanie, a którzy jako zwykle, pijąc bez miary, zaczęli się już wadzić przy niej. Uciszyli się jednak na widok nadjeżdżających rycerzy, zwłaszcza że pan Zagłoba począł okładać płazem tych, którzy mu na drodze stali, wołając stentorowym głosem: do koni, hultaje, do koni! Nie was tu na ucztę proszono! Pan Zapiecha przyjął towarzyszów jak zwykle, z otwartymi rękoma, a żeby był sobie już nieco podchmielił, przepijając do gości, począł się zaraz za głową przekomarzać. Czołem, panie regimentarzu, rzekł mu. Czołem, panie kiper, odparł Zagłoba. Kiedy mnie kiprem zowiesz, to ci dam takiego wina, które jeszcze robi. Byle nie takiego, które z hetmana robi biboża. Niektórzy z gości, słysząc to, zlękli się, lecz pan Zagłoba, gdy widział hetmana w dobrym humorze, na wszystko sobie pozwalał. Sapiecha zaś taką miał do niego słabość, iż nie tylko się nie gniewał, ale za boki się brał, powołując przy tym na świadków obecnych, co to go od tego szlachcica spotyka. Rozpoczęła się tedy uczta gwarna, wesoła. Sam pan Sapiecha przepijał raz po raz do gości. To wznosił toasty na cześć króla, hetmanów, wojsk, obojga narodów, pana Czarnieckiego i całej Rzeczypospolitej. Ochota rosła, a z nią gwar i szum. Od toastów przyszło do pieśni. Izba zapełniła się oparem zełbów i wyziewami miodów i win. Za okien nie mniejszy dochodził hałas, a nawet szczękanie żelaza. To czelać poczęła się bić szablami. Wypadło na dwór kilku szlachty, by ład przywrócić, lecz większe tylko uczyniło się zamieszanie. Nagle krzyk powstał tak wielki, że aż ucztujący w izbie umilkli. Co to jest? spytał któryś z pułkowników. Pachołkowie nie mogą takiego wrzasku czynić. Cicho no, mości panowie, rzekł nasłuchując zaniepokojony hetman. To niezwykłe okrzyki. Nagle wszystkie okna zadrżały od huku dział i muszkietowej palby. Wycieczka! krzyknął Wołodyjowski. Nieprzyjaciel następuje. Do koni, do szabel. Wszyscy zerwali się na równe nogi. Ciżba stała się przy drzwiach, następnie tłum oficerów wypadł na majdan, nawołując na pachołków, by podawali im konie. Lecz w zamęcie niełatwo było każdemu do swego trafić. Tymczasem z za majdanu głosy trwożne poczęły wołać w ciemności. Nieprzyjaciel nastąpił, pan kotwicz w ogniu! Ruszyli tedy wszyscy co tchu w koniach do swych chorągwi, skacząc przez płoty i łamiąc karki w ciemności. A tam już larum poczęło się w całym obozie. Nie wszystkie chorągwie miały konie pod ręką i te najpierwsze wszczęły zamieszanie. Tłumy żołnierstwa pieszego i konnego tłoczyły się na siebie wzajem, nie mogąc przyjść do sprawy, nie wiedząc kto swój, kto nieprzyjaciel, krzycząc i hałasując wśród nocy ciemnej. Niektórzy poczęli już wołać, że to król szwedzki z całą armią następuje. Tymczasem wycieczka szwedzka uderzyła istotnie z gwałtownym zapędem na kotwiczowych ludzi. Na szczęście, sam, chorym nieco będąc, nie był na uczcie i dlatego mógł dać jaki taki odpór na razie, jednak niedługo trwały, bo napadnięto go przeważną liczbą i zasypywano ogniem muszkietowym, więc cofać się musiał. Pierwszy Oskierko przybył mu w pomoc ze spieszoną dragonią. Na strzały poczęto odpowiadać strzałami. Lecz i dragonia Oskierkowa długo również nie mogła wytrzymać naporu i w MIG, usławszy pole trupami, poczęła ściągać się z pola w tył coraz pośpieszniej. Dwa razy próbował Oskierko stanąć w sprawie i po dwakroć rozbito go tak, iż żołnierze jego kubkami jeno mogli się odstrzeliwać. Wreszcie rozsypali się zupełnie, a Szwedzi parli jak niepowstrzymany potok ku hetmańskiej kwaterze. Coraz nowe pułki wychodziły z miasta w pole, z piechurami szła jazda, wytaczano nawet działa polowe. Zanosiło się na walną bitwę i zdawało się, że nieprzyjaciel jej pragnie. Tymczasem Wołodyjowski, wypadłszy z kwatery hetmańskiej, spotkał już w pół drogi swą chorągiew idącą na odgłos alarmu i wystrzałów, bo była zawsze w gotowości. Wiódł ją teraz Roch Kowalski, który również, jak pan Kotwicz, na uczcie nie był, ale z tego powodu, że go na nią nie zaproszono. Wołodyjowski kazał co duchu zapalić parę szop, by pole oświetlić, i pomknął ku bitwie. Po drodze przyłączył się doń kmicic ze swymi strasznymi wolentarzami i tą połową tatarów, która na podjazd nie poszła. Obaj przybyli w samą porę, aby kotwicza i oskierkę od zupełnej klęski uratować. Tymczasem szopy rozpaliły się już tak dobrze, że widno było jak w dzień. Przy tym blasku uderzyli laudańscy z pomocą kmicica na półk piechurów i wytrzymawszy ogień wzięli ich na szable. Skoczyła swoim w pomoc rajtaria szwedzka i zwarła się z laudańskimi potężnie. Przez jakiś czas przepierali się zupełnie jak zapaśnicy, którzy, chwyciwszy się za bary, dobywają ostatnich sił i coraz to tętego, to tamte nowego przechyli. Lecz tak gęsty trupią lecieć u Szwedów, że wreszcie poczęli się mieszać. Kmicic rzucał się okropnie w gęstwie ze swymi zabijakami, pan Wołodyjowski pustkę jako zwykle przed sobą szerzył. Obok niego opracowali krwawo dwaj olbrzymi skrzetuscy i Harłamp i Rochkowalski. Laudańscy siekli na wyścigi z kmicicowymi zabijakami, jedni pokrzykując przeraźliwie, inni, jako na przykład Butrymowie, waląc kupą w milczeniu. Przełamanym szwedom znów skoczyły na ratunek nowe pułki a Wołodyjowskiego i Kmicica wsparł Wańkowicz, który blisko nich kwaterami stojąc wkrótce po nich był gotów. Wreszcie przyprowadził pan hetman wszystko wojsko do sprawy i począł porządnie następować. Sroga bitwa zawrzała na całej linii od Mokotowa aż ku Wiśle. Wtem Akba Huan, który jeździł z podjazdem, pojawił się na spienionym koniu przed Hetmanem. — Effendi! — krzyknął. — "Czambu jazdy idzie od Babicku miastu i wozy wiodą. Chcą się za mury dostać! Sapieha zrozumiał w jednej chwili, co znaczyła owa wycieczka w stronę Mokotowa. Oto nieprzyjaciel chciał odciągnąć wojska stojące na trakcie błońskim, aby owa posiłkowa jazda i wozy z żywnością mogły się dostać w obręb murów ruszaj do Wołodyjowskiego krzyknął na agba Juana. niech Laudańska, Kmicic i Wańkowicz przebiegną im drogę zaraz im pomoc wyślę agba-huan wspiął konia za nim poleciał drugi i trzeci ordynans wszyscy dopadli Wołodyjowskiego i powtórzyli mu rozkaz hetmański Wołodyjowski zwrócił natychmiast chorągwie Kmicic z tatarami dognał go idąc na przełaj i pomknęli razem a Wańkowicz za nimi lecz przybyli za późno. Blisko dwieście wozów wjeżdżało już w bramę. Idący zaś za nimi świetny oddział ciężkiej jazdy był już prawie cały w promieniu fortecznym. Tylko tylna straż złożona z około stu ludzi nie nadążyła jeszcze pod osłoną dział. Ale i ci szli całym pędem. Oficer jadący z tyłu przynaglał ich jeszcze krzykiem. Kmicic, ujrzawszy ich przy blasku płonących szop, Wydał krzyk przeraźliwy i straszny, że aż konie spłoszyły się obok. Poznał bogusławową rajtarię, tę samą, która przejechała po nim i po jego tatarach pod Janowem. I niepomny na nic, rzucił się jak szalony ku nim, wyprzedził swoich własnych ludzi i wpadł pierwszy na oślep między szeregi. Szczęściem dwaj młodzikiem liczę, Kosma i Damian, siedzący na przednich koniach, wpadli tuż za nim. W tej chwili Wołodyjowski przesunął się ukosem jak błyskawica i tym jednym ruchem odciął tylną straż od głównego oddziału. Działa z murów poczęły grzmieć, lecz główny oddział, poświęciwszy swych towarzyszów, wpadł co prędzej zawozami do twierdzy. Wówczas laudańscy i kmicicowi opasali pierścieniem ową tylną straż i rozpoczęła się rzeźba bez miłosierdzia. Lecz krótko trwała. Bogusławowi ludzie, widząc, że nie masz znikąd ratunku W mgnieniu oka pozeskakiwali z koni I rzucili broń pod nogi, krzycząc w niebo głosy Aby ich usłyszano w ciszbie i gwarze, że się poddają Nie zważali na to wolentarze, ni tatarzy I siekli dalej Lecz w tejże chwili rozległ się głośny, a przeraźliwy głos Wołodyjowskiego Któremu chodziło o języka Żywych brać! Gaz, gaz! Żywych brać! Żywych brać! zakrzyknął Kmicic. Zgrzyt żelaza ustał. Rozkazano teraz troczyć jeńców Tatarom, którzy z właściwą sobie wprawą uczynili to w mgnieniu oka, po czym chorągwie cofnęły się śpiesznie z poddziałowego ognia. Pułkownicy skierowali się ku szopom. Laudańska szła naprzód, Wańkowiczowi z tyłu, a Kmicic z jeńcami w pośrodku. Wszyscy w zupełnej gotowości, aby napad, jeżeli by się zdarzył, odeprzeć. Jeńców prowadzili tatarzy na smyczach, inni powodowali zdobyczne konie. Kmicic, zbliżywszy się do szop, bacznie spoglądał w twarze jeńców, czy Bogusławowej między nimi nie zobaczy, bo choć mu już jeden z rajtarów pod sztychem zaprzysiągł, że księcia samego nie było w oddziale, jednak jeszcze myślał, a nóż umyślnie tają. Wtem jakiś głos spod strzemienia tatarskiego zawołał nań Panie Kmicic, panie pułkowniku, ratuj znajomego Każ mnie puścić ze sznura na parol Hasling, zakrzyknął Kmicic Hasling był to Szkot, niegdyś oficer rajtarii księcia wojewody wileńskiego Którego Kmicic znał w Kiejdanach i swego czasu bardzo lubił Puść jeńca, zakrzyknął na tatara I sam precz z konia Tatar skoczył z kulbaki, jakby go wiatr zmiótł, bo wiedział, jak niebezpiecznie ma rudzić, gdy Bagader rozkazuje. Hasling, postękując, wdrapał się na wysokie siedzenie ordyńca. Wtem kmicic chwycił go powyżej dłoni i gniotąc mu rękę tak, jakby chciał ją zgruchotać, począł pytać natarczywie: Skąd jedziecie? Wraz powiadaj, skąd jedziecie! Na boga, śpiesz się! Stał rogów odparł oficer. Kmicic pocisnął go jeszcze silniej. — A Billewiczówna tam jest? — Jest. Pan Andrzej mówił coraz trudniej, bo coraz mocniej zaciskał zęby. I co książę z nią uczynił? Nic nie wskurał. Nastało milczenie. Po chwili Kmicic zdjął rysiką paczek, pociągnął ręką po czole i ozwał się. — Zacięto mnie w spotkaniu. Krew mi idzie i zesłabłem. Rozdział dwunasty Wycieczka szwedzka w części tylko dopieła celu, gdyż oddział Bogusławowy wszedł do miasta. Natomiast sama nie dokazała wielkich rzeczy. Wprawdzie chorągiew w pana Kotwicza i oskierczyna Dragonia silnie ucierpiały, lecz i Szwedzi gęstym trupem zasłali pole, a nawet jeden pułk piechoty, na który wpadł Wołodejowski z Wańkowiczem, całkiem niemal został zniesiony. Chlubili się nawet Litwini, że większe straty zadali nieprzyjacielowi niż sami ponieśli. Jeden tylko pan sapiecha trapił się wewnętrznie, że nowa spotkała go konfuzja, od której sława jego wielce może ucierpieć. Przywiązani do niego pułkownicy pocieszali go jak mogli i prawdę rzekłszy istotnie wyszła mu na pożytek ta nauka, albowiem odtąd. Nie bywało już uczt tak zapamiętałych, a jeśli zdarzyła się jakowaś ochota, to właśnie w czasie niej rozwijano największą czujność. Złapali się Szwedzi zaraz na zajutrz, przypuszczając bowiem, że Hetman nie będzie się spodziewał, aby w tak krótkim terminie powtórzyła się wycieczka, wyszli znów za mury, lecz z miejsca odbici, zostawiwszy kilku poległych, wrócili nazad. Tymczasem badano w kwaterze hetmańskiej Haslinga, co niecierpliwiło tak pana Andrzeja, iż mało ze skóry nie wyskoczył, chciał bowiem jak najprędzej mieć go u siebie i rozgadać się z nim o taurogach. Cały dzień więc krążył koło kwatery, co chwila wchodził do środka, słuchał zeznań i aż podnosił się na ławie, gdy w badaniach wspomniano imię bogusława. Zaś wieczorem odebrał rozkaz, aby na podjazd ruszył. Nie rzekł na to nic, zęby tylko zacisnął, bo się już był bardzo zmienił i nauczył się prywatę dla służby publicznej odkładać. Tatarów tylko srodze w czasie podjazdu gnębił i Olada, co gniewem wybuchając, buzdyganem tak walił, że aż kości trzeszczały. A ci mówili między sobą, że Bagader się wściekł i szli cicho jak trusie, w oczy tylko groźnemu przywódcy patrząc i myśli w lot zgadując. Wróciwszy... Zastał już haslinga u siebie, ale tak chorego, że mówić nie mógł, bo przecie biorąc go w niewolę, poturbowano go srodze takiż teraz, po całym dniu badań w dodatku, miał gorączkę i pytań nawet nie rozumiał. Musiał się więc kmicic skontentować tym, co mu pan Zagłoba o haslingowych zeznaniach powiadał, ale to tyczyło spraw publicznych, nie prywatnych. O Bogusławie zeznał młody oficer tylko tyle, że po powrocie z wyprawy na Podlasie i po oklęsce Janowskiej chorzał srodze. Z cholery i melancholii w malignę wpadał, a przyszedłszy nieco do zdrowia, zaraz z wojskiem na Pomorze wyruszył, dokąd go Steinbock i elektor jak najpilniej wzywali. – A teraz gdzie on jest? – pytał Kmicic. Wedle tego, co Hasling powiada, a nie miał potrzeby ugać, teraz z bratem królewskim i Daglasem stoją w warownym obozie u Narwi i Buga, gdzie Bogusław całą jazdą dowodzi, odrzekł Zagłoba. Ha, i myślą tu na odsiecz przyjść. To się spotkamy, jako Bóg na niebie, choćbym miał w przebraniu do niego pójść. Nie choleryzuj, waść na próżno. Do Warszawy oniby na odsiecz radzi, ale nie mogą, bo im się pan Czarniecki położył na drodze i od co się dzieje. On, nie mając piechotni dział, nie może na obóz uderzyć. Oni zaś boją się do niego wyjść, bo przekonali się, że w gołym polu ich żołnierz Czarniecczykom nie wytrzyma. Wiedzą też, że i rzeką nie pomoże się zastawiać, ba, żeby tam sam król był. To by dał pole, bo pod jego komendą i żołnierz lepiej się bije, dufając, że to wojownik wielki. Ale Daglas ani brat królewski, ani książę Bogusław, chociaż to wszyscy trzej rezoluci, przecie się nie odważą. A gdzie król? Poszedł do Prus. Król nie wierzy, żebyśmy się już na Warszawę i Wittenberga porwać mieli. Zresztą wierzy czy nie wierzy, musiał tam iść z dwóch powodów. Raz, żeby elektora ostatecznie spraktykować, choćby za cenę całej Wielkopolski, a powtórę, że to wojsko, które z Saku wyprowadził, póki nie wypocznie, to na nic. Trudy i niewywczasy, a ciągłe alarmy takich zjadły, iż już żołnierze muszkietów w ręku utrzymać nie mogą, a przecie najwybrańsze to pułki z całej armii, które po wszystkich niemieckich i duńskich krainach znamienite wiktorie odniosły». Dalszą rozmowę przerwało wejście Wołodyjowskiego. Jak się ma hasling? spytał zaraz w progu. Chory i trzy po trzy imaginuje odparł kmicic. A ty czego Michałku od haslinga chcesz ozwał się zagłoba? Niby to wać pan nie wiesz? Jażbym nie miał wiedzieć, że ci o ową wiśnie chodzi, którą książę Bogusław w swoim ogródku zasadził. Gorliwy to ogrodnik, nie bój się. — Nie potrzeba mój roku, żeby się owoców doczekał. — Bodaj waści zabito za taką pociechę! — krzyknął mały rycerz. — Patrzcie go! Powiedzieć mu najniewinniejszy jokus, to zaraz wąsikami rusza jak wściekły chrabąszcz. — Co on ci winien? Na Bogusławie szukaj pomsty, nie na mnie! — Da Bóg, poszukam i znajdę! — Dopiero co to samo Babinicz powiadał. Niedługo widzę, całe wojsko się na niego sprzysięże, ale strzeże on się dobrze i bez moich fortelów nie dacie sobie rady. Tu obaj młodzi zerwali się na równe nogi. Maszże waść jaki fortel? A wy myślicie, że fortel tak łatwo z głowy wyjąć, jak szable z pochwy. Gdyby Bogusław był tuż, pewno bym znalazł nie jeden, ale na tę odległość nie tylko fortel, ale i armata nie doniesie. Panie Andrzeju, każ mi dać kubek miodu, bo dziś gorąco. Da mi kufę, byleś wać pan co wymyślił. Naprzód, czego wy nad tym haslingiem, jak kat nad dobrą duszą stoicie? Nie jego jednego wzięto w niewolę, możecie się innych wypytać. Jurzem ci, ja tamtych brał na pytki, ale to gemajny. Nie wiedzą nic, a on jako oficer był przy dworze, odrzekł Kmicic. To i racja, odpowiedział zagłoba. Ja też muszę się z nim rozgadać. Od tego, co mi powie o sobie i obyczajach księcia mogą i fortele zależeć. Teraz grunt, żeby się to oblężenie prędko skończyło, bo potem pewno przeciw tamtej armii ruszymy. Ale coś naszego Pana Miłościwego i Hetmanów długo nie widać. Jakże? odrzekł mały rycerz. W tej chwili wracam od Hetmana, który dopiero co odebrał wiadomość, że król Jegomość jeszcze dziś wieczorem z przybocznymi chorągwiami tu stanie, a Hetmani z komputem jutro nadciągną. Od samego Sokala szli, mało co wypoczywając, wielkie pochody czyniąc. Przecież zresztą już od paru dni wiadomo, że tylko co ich nie widać. A, wojska, siła ze sobą prowadzą. Blisko pięć razy tyle, co przy panu Sapierze. Piechoty ruskie i węgierskie, bardzo przednie. Idzie i sześć tysięcy ordy pod Subaghazim, ale podobnoć nie można ich na dzień spod ręki puścić, bo bardzo swawolą i krzywdę na czynią. Pana Andrzeja by im na przywódcę dać, rzekł Zagłoba. Ba, odparł Kmicic, zaraz bym ich spod Warszawy wyprowadził, bo oni w oblężeniu na nic i powiódłbym ich do Buga i Narwi. Na nic, nie na nic odrzekł Wołodyjowski, gdyż nikt lepiej nie upilnuje, aby żywność do fortecy nie przychodziła. No, będzie wittenbergowi ciepło. Postój, stary złodzieju! zawołał zagłoba. Wojowałeś dobrze, tego ci nie neguję, ale kradłeś i łupiłeś jeszcze lepiej. Dwie gęby miałeś: jedną do fałszywych przysiąg, drugą do łamania obietnic, ale teraz dwoma się nie wyprosisz. Swędzi cię od galickiej choroby skóra i medykowie ci ją drapią. Czekaj, my cię lepiej podrapiemy. Zagłoby w tym głowa. Ba. Zda się na kondycję królowi i co mu kto uczyni, odrzekł pan Michał. Jeszcze mu honory wojskowe będziemy musieli oddawać. Zda się na kondycję, tak! zakrzyknął zagłoba. Dobrze! Tu zaczął pięścią w stół walić tak silnie, że aż roch Kowalski, który w tej chwili wszedł do izby, zląkł się i stanął jako wryty w progu. Niech Żydom za parobka służę! krzyczał dalej stary, jeżeli ja tego bluźniciela przeciw wierzę, tego zdzierce kościołów, tego ciemiężce panienek, tego kata męża i niewiasty, tego podpalacza, tego szelmę, tego felczera, odpuszczania krwi i pieniędzy, tego mieszko gryza, tego skórołupa wolno z Warszawy wypuszczę dobrze! Król go na kondycję wypuści, hetmani na kondycję wypuszczą, ale ja, jakom katolik, jakom zagłoba, jako szczęścia za życia, a Boga przy śmierci pragnę taki tumult przeciw niemu uczynię, o jakim nikt jeszcze w tej rzeczy rzeczypospolitej nie słyszał. Nie machaj ręką, panie Michale, tumult uczynię, powtarzam, tumult uczynię. Wój tumult uczyni, zagrzmiał Rochkowalski. Wtem Akba Huan wsadził swą zwierzęcą twarz przez drzwi. Efendi, rzekł do Kmicica, wojska królewskie zawisłą widać. Porwali się na to wszyscy na równe nogi i wypadli przed sień. Król istotnie przybył. Najpierwej przyciągnęły tatarskie chorągwie pod subakchazim, ale nie w tej liczbie w jakiej się ich spodziewano. Za nimi nadeszło wojsko koronne, mnogie i dobrze uzbrojone, a przede wszystkim pełne zapału. Do wieczora cała armia przeszła po świeżo zbudowanym przez pana oskierkę moście. Sapiecha czekał na króla z uszykowanymi jak do bitwy chorągwiami stojącymi wzdłuż, jedna podle drugiej, na kształt niezmiernego muru, którego końca okiem trudno było dosięgnąć. Rotmistrze stali przed pułkami, przy nich chorążowie, każdy z rozpuszczonym znakiem. Trąby, kotły, krzywuły, bębny i litaury, czyniły zgiełk nieopisany. Koronne chorągwie, w miarę jak która przeszła, stawały również naprzeciw litewskich wordynku. Między jednym a drugim wojskiem zostało na sto kroków pustego miejsca. Sapiecha, trzymając buławę w ręku, wyszedł piechotą na ów pusty Majdan, za nim szło kilkunastu przedniejszych wojskowych i cywilnych dygnitarzy. Z drugiej strony od wojsk koronnych podjechał król konno na wspaniałym frezie, podarowanym mu jeszcze w lubowli przez pana marszałka Lubomirskiego, przybrany jak do bitwy w błękitny, lekki pancerz ze złotymi rzutami, spod którego widać było czarny aksamitny kaftan z wyłożoną aż na pancerz koronkową kryzą. Tylko zamiast hełmu miał na głowie zwykły szwedzki kapelusz z czarnymi piórami. Natomiast rękawice bojowe i na nogach długie, chrabąszczowego koloru buty, aż wysoko za kolana zachodzące. Za nim jechał nuncjusz, ksiądz arcybiskup lwowski, ksiądz biskup kamieniecki, ksiądz nominat łódzki, ksiądz cieciszowski, pan wojewoda krakowski, pan wojewoda ruski, baron Lisola, hrabia Pettingen, pan kasztelan kamieniecki, poseł moskiewski, pan grodzicki, generał artylerii, tyzenhaus i wielu innych. Posunął się sapiecha jak ongi marszałek koronny do strzemienia pańskiego, lecz król, nie czekając, zeskoczył lekko z kulbaki, podbiegł ku sapierze i, nie rzekłszy ani słowa, chwycił go w objęcia. I chwyciwszy trzymał długo na oczach obu wojsk. Milczał ciągle, jeno łzy płynęły mu ciurkiem po twarzy, bo oto przyciskał do piersi najwierniejszego sługę swego i ojczyzny, który, choć geniuszem nie dorównał innym, który choć czasem pobłądził, przecie poczciwością wystrzelił nad wszystkie panięta tej Rzeczypospolitej, w wierności nigdy się nie zawahał, poświęcił bez chwili namysłu całą fortunę i od początku wojny piersi za swego monarchę i swój kraj nadstawiał. Litwini, którzy sobie poprzednio szeptali, że za wypuszczenie Karola spod Sandomierza i za ostatnią warszawską nieostrożność może i spotkają pana sapiechę wymówki, a co najmniej zimne przyjęcie. Widząc ową dobroć królewską, uczynili na cześć dobrego pana huk tak srogi, że echo niebiosów dosięgło. Odpowiedziały im zaraz jednym grzmotem wojska królewskie i przez czas jakiś nad wrzawą kapeli, nad warczeniem bębnów, nad łoskotem strzałów, słychać było tylko okrzyki Wiwat Joannes Casimirus! Wiwant koroniarze! Wiwant Litwini! Tak to oni witali się pod Warszawą. Drżały mury, a za murami szwedzi. Ryknę! Jak mi Bóg miły ryknę! wołał rozczulony zagłoba. Nie wytrzymam! Oto pan nasz! Ojciec! Mości panowie, już szlocham! Ojciec! Nasz król niedawno tułacz od wszystkich opuszczon, a teraz, a teraz toćże tu sto tysięcy szabel na zawołanie! O Boże miłosierny, nie mogę od Wczoraj był tułaczem, dziś! Cesarz niemiecki nie ma wojsk tak zacnych. Tu otwarły się śluzy w oczach pana za zagłoby i począł chlipać raz po razu, nagle zwrócił się do Rocha. Cicho bądź, czego buczysz? A wuj to nie buczy, odparł Roch. Prawda, jak mi Bóg miły, prawda. Wstydziłem się, mości panowie, za tę rzecz pospolitą, ale teraz już bym się z żadną inną nacją nie pomieniał. Sto tysięcy szabel jak gołębiowi z gardła, niech to inni pokażą. Bóg dał opamiętanie! Bóg dał! Bóg dał! Pan Zagłoba nie pomylił się o wiele, bo istotnie stanęło pod Warszawą blisko siedemdziesiąt tysięcy ludzi, nie licząc dywizji pana Czarnieckiego, która jeszcze nie nadeszła, i nie licząc orężnej czeladzi obozowej, która w potrzebie stawała do sprawy, a której ćmy nieprzejrzane wlokły się za każdym obozem. Po przywitaniu się i pobieżnej ilustracji wojska król podziękował sapierzyńskim, wśród ogólnego zapału, za wierne służby i odjechał do ujazdowa. Wojska zaś stawały na pozycjach, które im wyznaczono. Niektóre chorągwie pozostały na Pradze, inne rozrzuciły się na naokół miasta. Olbrzymi tabor wozów przeprawiał się jeszcze do drugiego południa przez Wisłę. Na zajutrz okolice miasta zabieliły się tak namiotami, jakoby je śniegi pokryły. Nieprzeliczone stada koni rżały na przyległych błoniach. Za wojskiem ciągnęli kupcy ormiańscy, żydowscy i tatarscy. Drugie miasto, większe i gwarniejsze od obleganego, wyrosło na równinie. Szwedzi, przerażeni pierwszych dni potęgą króla polskiego, nie czynili żadnych wycieczek, Także pan Grodzicki, generał artylerii, mógł spokojnie objeżdżać miasto i plan oblężenia układać. Na drugi zaraz dzień czelać poczęła tu i owdzie wznosić, wedle jego konceptu, szańce. Zaciągano na nie tymczasem mniejsze działa, większe bowiem miały dopiero za parę tygodni nadciągnąć. Król Jan Kazimierz posłał do starego Wittenberga, wzywając go do poddania miasta do złożenia broni i dając warunki łaskawe, które gdy o nich dowiedziano się, wzbudziły nieukontentowanie w wojsku. Szerzył owo nieukontentowanie głównie pan zagłoba, który miał szczególną do pomienionego generała nienawiść. Wittenberg, jak łatwo było przewidzieć, odrzucił warunki i postanowił bronić się do ostatniej kropli krwi i raczej zagrzebać się w gruzach miasta, niż wydać je w ręce królewskie. Wielość oblegających wojsk nie przestraszała go wcale, wiedział bowiem, że zbytnia liczba jest raczej zawadą, niżeli pomocą w oblężeniu. Wcześniej też doniesiono mu, że w obozie królewskim nie masz ani jednego oblężniczego działa, podczas gdy szwedzi mieli ich aż nadto dosyć, nie licząc niewyczerpanych zasobów amunicji. Jakoż było do przewidzenia, że będą bronili się zapamiętale, Warszawa bowiem służyła im dotychczas za skład zdobyczy. Wszystkie niezmierne skarby, złupione po zamkach, kościołach, klasztorach i miastach w całej Rzeczypospolitej, przychodziły do stolicy, skąd wyprawiano je partiami wodą do Prus i dalej do Szwecji. W chwili zaś obecnej, gdy kraj cały podniósł się i zamki bronione przez mniejsze szwedzkie załogi nie zapewniały bezpieczeństwa, tym bardziej nazwożono zdobyczy do Warszawy. Szwedzki zaś żołnierz chętniej poświęcał życie niż zdobycz. Ubogi lud, dobrawszy się do skarbów bogatej krainy, rozłakomił się tak dalece, że świat nie widział łapczywszych drapieżników. Sam król rozsławił się chciwością, generałowie szli za jego przykładem, a wszystkich przewyższał Wittenberg. Gdy o zysk chodziło, nie powstrzymywał oficerów ani honor kawalerski, ani wzgląd na powagę stopnia brali wyciskali łupili wszystko co się wziąć dało w samej Warszawie pułkownicy wysokiej szarży i szlachetnego urodzenia nie wstydzili się sprzedawać gorzałkę i tabakę własnym żołnierzom byle tylko napchać kieszenie ich żołdem do zaciekłości w obronie mogło podniecać Szwedów i to że najcelniejsi ich ludzie byli naówczas w Warszawie zamknięci więc naprzód sam Wittenberg, drugi główny po Karolu dowódca, a pierwszy, który wstąpił w granice Rzeczypospolitej i do upadku ją pod ujściem przywiódł. Miał on za to przygotowany w Szwecji triumf jako zdobywca. Prócz niego był w mieście kanclerz Oxenstierna, statysta na cały świat sławny, dla uczciwości swej nawet przez nieprzyjaciół szanowany. Nazywano go Minerwą Królewską. Gdyż jego to radom zawdzięczał Karol wszystkie swe przy układach zwycięstwa. Byli także generałowie: Wrangler młodszy, Horn, Erskine, drugi Lewenhaupt i mnóstwo dam szwedzkich wielkiego urodzenia, które za mężami swymi do tego kraju jako do nowej posiadłości szwedzkiej przyjechały. Mieli więc Szwedzi czego bronić? Rozumiał też król Jan Kazimierz, że oblężenie, zwłaszcza przy braku ciężkich dział, będzie długie i krwawe. Rozumieli i hetmani, ale nie chciało myśleć o tym wojsko. Ledwie pan Grodzicki szańce, jakie takie wysypał, ledwie do murów nieco się przysunął, już poszły deputacje do króla od wszystkich chorągwi, by ochotnikom do szturmu iść pozwolono. Długo musiał tłumaczyć król, że szablami nie zdobywa się fortec, nim zapał pohamował. Tymczasem posuwano o ile możności roboty. Wojsko, nie mogąc iść do szturmu, wzięło w nich obok ciurów udział gorliwy. Towarzysze spod najprzedniejszych znaków ba, nawet oficerowie sami, wozili taczkami ziemię, znosili faszynę, pracowali przy podkopach ziemnych. Nieraz Szwedzi próbowali przeszkadzać robotom i dzień jeden nie upływał bez wycieczek, lecz ledwie muszkieterowie szwedzcy zdołali przejść bramę, Pracujący przy szańcach Polacy porzucali taczki, pęki, chrustu, łopaty, oskardy i biegli z szablami w dym tak zaciekle, iż wycieczka z największym pośpiechem musiała się chronić do twierdzy. Trup padał przy owych starciach gęsto, fosy i majdany aż do szańców zwierzyły się mogiłami, w które chowano podczas krótkich zawieszeń broni poległych. Wreszcie i czasu nie stało na grzebanie, leżały więc ciała na wierzchu, Owiewając straszliwym zaduchem miasto i oblegających Mimo największych trudności, co dzień przekradali się do obozu królewskiego mieszczanie Donosząc, co się w mieście dzieje i na kolanach żebrząc o przyspieszenie szturmu Szwedzi bowiem mieli jeszcze dosyć żywności, ale lud umierał z głodu po ulicach Żył w nędzy, w ucisku, pod straszliwą ręką załogi codziennie echa donosiły aż do obozu królewskiego odgłosy strzałów muszkietowych w mieście i dopiero zbiegowie donosili, że to rozstrzeliwano mieszczan podejrzanych o życzliwość swemu królowi. Włosy powstawały od opowiadań zbiegów. Mówili, że cała ludność, chore niewiasty, nowonarodzone dzieci, starcy, wszyscy nocują na ulicach, bo Szwedzi powyganiali ich z domów, w których poprzebijano od muru do muru przejścia, by załoga, w razie wkroczenia wojsk królewskich do miasta, chronić się mogła i cofać. Na koczowniczą ludność padały deszcze, w dnie pogodne paliło ją słońce, nocami szczypały chłody. Ognia nie wolno było mieszkańcom palić, nie mieli przy czym łyżki ciepłej strawy uważać. Różne choroby szerzyły się coraz bardziej i zabierały setki ofiar. Królowi, gdy słuchał tych opowiadań, pękało serce, więc słał gońców za gońcami, by przyjście ciężkich dział przyspieszyć. Zaś czas płynął, upływały dnie, tygodnie, i prócz odbijania wycieczek nie można było nic ważniejszego przedsięwziąć. Krzepiła tylko oblegających myśl, że i załodze musi w końcu zabraknąć żywności, gdyż drogi były tak poprzecinane, że i mysz nie zdołałaby się dostać do fortecy. Tracili też oblężeni z każdym dniem nadzieję od sieczy. Owa armia pod Daglasem, stojąca najbliżej, nie tylko nie mogła pośpieszyć z ratunkiem, ale o własnej musiała myśleć skórze. Król bowiem Kazimierz, mając aż nadto sił, zdołał i tamtych przyciszyć. Poczęto wreszcie, jeszcze przed przyjściem ciężkich kartaunów, ostrzeliwać fortece z mniejszych. Pan Grodzicki od strony Wisły, sypiąc przed sobą jak kred ziemne zasłony, przysunął się o sześć kroków do fosy. I zionął nieustannym ogniem na nieszczęsne miasto. Przepyszny pałac Kazanowskich został zrujnowany i nie żałowano go, bo do zdrajcy radziejowskiego należał. Ledwie trzymały się jeszcze porozszczepiane mury, świecące pustymi oknami, na wspaniałe tarasy i sady padały dzień i noc kule, burząc cudne fontanny, mostki, altany. Marmurowe posągi i płosząc pawie, które żałosnym wrzaskiem dawały znać o swym nieszczęsnym położeniu. Pan Grodzicki sypał ogień na dzwonnicę bernardyńską i na bramę krakowską, z tej strony bowiem postanowił do szturmu przystąpić. Tymczasem ciurowie obozowi poczęli się prosić, aby im wolno było uderzyć na miasto, bardzo bowiem pragnęli pierwsi do skarbów szwedzkich się dostać. Król raz odmówił, lecz wreszcie pozwolił kilku znacznych oficerów podjęło się stanąć na czele, a między innymi i Kmicic, któremu nie tylko sprzykrzyła się bezczynność, ale w ogóle rady sobie dać nie mógł z tej przyczyny, że Hasling, zapadłszy w ciężką chorobę, od kilku tygodni leżał bez duszy i o niczym mówić nic nie mógł. Skrzyknięto się zatem na szturm. Pan Grodzicki sprzeciwiał mu się do ostatniej chwili, twierdząc, że póki wyłom nie zrobiony, miasto nie może być wzięte choćby nie tylko ciurowie, ale sama regularna piechota poszła do ataku. Lecz ponieważ król dał już poprzednio pozwolenie, musiał ustąpić. Dnia 15 czerwca zebrało się około sześciu tysięcy obozowej czeladzi. Przygotowano drabiny, pęki chrustu, wory z piaskiem, bosaki, i pod wieczór tłum, zbrojny po większej części tylko w szable, począł ściągać się w miejsce, gdzie podkopy i ziemne osłony przymykały najbliżej do fosy. Gdy już się ściemniło zupełnie, na dany znak ruszyli pacholikowie z wrzaskiem okropnym ku fosie i poczęli ją zasypywać. Czujni szwedzi przyjęli ich morderczym ogniem z muszkietów, dział i bitwa zaciekła zawrzała na całej wschodniej stronie miasta. Ciurowie pod zasłoną ciemności zarzucili w mgnieniu oka fosę i kupą bezładną dotarli aż do murów. Pan Kmicic uderzył we dwa tysiące na ziemny fort, który Polacy zwali kretowiskiem, stojący w pobliżu bramy krakowskiej i mimo rozpaczliwej obrony zdobył go jednym zamachem. Załogę rozniesiono na szablach, nikogo nie żywiąc. Działa, rozkazał zwrócić pan Andrzej ku bramie. Częścią zaś ku dalszym murom, aby przyjść z pomocą i osłonić nieco te kupy, które usiłowały się na nie wdrapać. Tym zaś nie poszczęściło się w równym stopniu. Pachołkowie przystawiali drabiny i darli się na nie tak zapamiętale, że najbardziej ćwiczona piechota nie potrafiłaby lepiej. Lecz Szwedzi, sami zabezpieczeni blankami, sypali im ogień w same twarze, Spychali przygotowane kamienie i kłody, pod których ciężarem łamały się w drobne drzazgi drabiny. Wreszcie piechota spychała szturmujących z pomocą długich dzit, przeciw którym szable nie mogły nic wskurać. Przeszło pięciuset, co najdzielniejszej czeladzi legło pod murem. Reszta pod nieustającym ogniem schroniła się na powrót przez fosę do polskich przykopów. Szturm był odparty, ale ów forcik pozostał w ręku polskim. Próżno Szwedzi walili doń przez całą noc z najcięższych kartaunów. Kmicic odpowiadał im również przez całą noc z tych dział, które zdobył. Dopiero nad ranem, gdy uczyniło się widno, rozbito mu je co do jednego. Wittenberg, któremu o ów jako głowę chodziło, wysłał wówczas piechotę z rozkazem, by nie ważyła się wracać nie odzyskawszy straty. Lecz pan Grodzicki w tejże chwili posłał Kmicicowi posiłki, z pomocą których ten nie tylko odparł piechotę, lecz wypadł za nią i gnał aż do krakowskiej bramy. Pan Grodzicki tak był uradowany, że osobiście pobiegł do króla z relacją. Miłościwy panie, rzekł, byłem przeciwny wczorajszej robocie, ale teraz widzę, że nie stracona. Póki ten szaniec był w ich ręku, puty nie mogłem nic wskurać przeciw bramie, a teraz. Niech je no działa ciężkie nadejdą w jedną noc mu czynie. Król, który był frasobliwy, że tylu dobrych pachołków pobito, uradował się słowami pana Grodzickiego i zaraz spytał: A kto tam w owym szańcu ma komendę? Pan Babinicz, odpowiedziało kilka głosów. Król w ręce klasnął: Ten wszędy musi być pierwszy. Mości generale, znam ja go. Okrutnie to zacięty kawaler i nie da się wykurzyć. Wina by to była nie do odpuszczenia, miłościwy panie, odrzekł Grodzicki, gdybyśmy na to pozwolili. Jużem mu tam piechoty posłał i działek, bo że go będą wykurzać to będą. O Warszawę chodzi tyle ten kawaler złota wart, ile sam waży. Więcej wart, bo to nie pierwszy i nie dziesiąty jego postępek odrzekł król. Po czym kazał sobie podać co duchu konia, lunetę i pojechał patrzeć na szaniec. Lecz z zadymów wcale nie było go widać, bo kilkanaście kartaunów wzięło nań ogniem nieustannym, rzucano faskule, granaty, blachy napełnione kartaczami. A przecie szaniec ów leżał tak niedaleko bramy, że nie ledwie i strzały muszkietowe donosiły. To też granaty widać było doskonale, jak wylatywały na kształt obłoczków w górę i opisując łuk bardzo zgięty, Wpadały w ową chmurę dymu, roztrzaskując się w niej z hukiem okropnym. Wiele padało aż za szaniec i te tamowały przystęp posiłkom. W imię ojca i Syna, i Ducha Świętego rzekł król. Tyzenhaus, patrz! Nic nie widać, miłościwy królu. Kupa ziemi porytej jeno zostanie. Nie może inaczej być, Tyzenhaus. Wiesz, kto tam siedzi? Wiem, miłościwy królu, babinicz. Jeśli żyw wyjdzie, będzie mógł powiedzieć, że za życia był w piekle. Trzeba mu tam jeszcze świeżych ludzi podesłać. Mości jenerale? Już rozkazy wydane, ale trudno im dojść, bo granaty przenoszą i okrutnie gęsto z tej strony fortu padają. Ze wszystkich dział do murów mi bić, żeby dywersję uczynić. Grodzicki ścisnął konia ostrogami i skoczył kuszańcom. Po chwili ozwały się działa na całej linii, a nieco później widać było, jak świeży oddział piechoty mazurskiej wyszedł z przykopów i kopnął się biegiem ku kretowisku. Król wciąż stał i patrzył, na koniec zakrzyknął: Godzi się babinicza zluzować w komendzie. A kto mości Panowie, zechce go na ochotnika zastąpić? Skrzetuski chniwo nie było w tej chwili przy osobie pana, więc nastała chwila milczenia. Ja, ozwał się nagle pan topór Grylewski, towarzysz lekkiego znaku imienia prymasa. Ja, powtórzył Tyzenhaus, ja, ja, ja! Ozwało się zaraz kilkanaście głosów. Kto pierwszy się ofiarował, niech ten idzie, rzekł król. Pan topór Grylewski przeżegnał się, następnie przechylił do ust manierkę i skoczył. Król stał i patrzył ciągle w chmurę dymu, w którymi przykryte było kretowisko a które ciągnęły się wyżej nad nim na kształt mostu aż do samych murów. Ponieważ fort leżał bliżej Wisły, więc mury miejskie górowały nad nim i dlatego ogień był tak straszliwy. Tymczasem huk dział zmniejszył się nieco. Choć granaty nie ustawały opisywać łuków, natomiast grzechot strzałów muszkietowych rozlegał się tak, jakby tysiące chłopów biło cepami w klepisko. Widać, znów idą do ataku rzekł Tyzenhaus. Gdyby mniej było dymów, widzielibyśmy piechotę. Podjedźmy nieco rzekł król ruszając koniem. Za nim ruszyli inni i jadąc brzegiem wisły od ujazdowa podjechali prawie do samego solca, a ponieważ sady pałaców i klasztorów schodzących ku wiśle były jeszcze w zimie przez Szwedów na opał wycięte i drzewa nie zasłaniały widoku, mogli więc przekonać się i bez lunet, że Szwedzi istotnie znów ruszyli do szturmu. Wolałbym tę pozycję stracić! ozwał się nagle król, niż żeby babinicz miał zginąć. Bóg go obroni! rzekł ksiądz Cieciszowski. I pan Grodzicki nie omieszka posiłków posłać! dodał Tyzenhaus. Dalszą rozmowę przerwał jakiś jeździec, który zbliżył się całym pędem od strony miasta. Tyzenhaus, mając wzrok tak bystry, że gołym okiem lepiej widział niż inni przez perspektywy, porwał się na jego widok za głowę i krzyknął Grylewski wraca. Babinicz musiał polec i fort zdobyto. Król przysłonił oczy rękoma, tymczasem Grylewski przyskoczył, osadził konia na miejscu i łapiąc powietrze ustami zawołał. Miłościwy panie. Co tam? Zabit? Spytał król. Pan Babinicz powiada, że mu tam dobrze i nie chce zastępcy prosi tylko, by mu jeść przysłać, bo od rana nic w gębie nie mieli. – Żyje zatem! – krzyknął król. – Powiada, że mu dobrze – powtórzył pan Grylewski. Inni zaś, ochłonąwszy ze zdumienia, poczęli wołać – to fantazja kawalerska! To żołnierz! Później zaś do pana grelewskiego a już potrzeba było zostać i koniecznie go zluzować, nie wstyd to wracać, tchórz właśnie obleciał czy co – Lepiej się było nie podejmować. Na to pan Grylewski: Miłościwy panie, kto mi tchórza zadaje temu się sprawie na każdym polu, ale przed majestatem muszę się usprawiedliwić. Byłem w samym kretowisku, czego by może nie jeden z ich mościów nie dokazał, ale ów babinicz jeszcze mi do oczu za moją intencję skoczył. Idź, waść, powiada do kaduka, ja tu pracuję, ledwo, powiada, ze skóry nie wylezę i na gawędy nie mam czasu, ani sławą, ni komendą dzielić się z nikim nie chcę. Dobrze mi tu powiada i ostanę, a waści za okop każe wyprowadzić, bo dajcie, zabito, powiada, żreć nam się chce, a tu mi komendanta niestrawę przysyłają. Co miał robić miłościwy panie? Nawet się i humorowi jego nie dziwuje, bo tam im ręce od roboty opadają. A jakże, spytał król, utrzyma on się tam? Taki straceniec, gdzie on się nie utrzyma? Tego m jeszcze zapomniał powiedzieć, co mi na odchodnym krzyknął. Będę tu i tydzień siedział i nie dam się, bylem miał co jeść. Można, że tam wysiedzieć? Tam, miłościwy królu, istny dzień sądu. Granat pada za granatem, czerepy jako diabły koło uszu świszczą, ziemia w doły powybijana... Od dymu mówić nie można. Piaskiem i darnią tak kule rzucają, że co chwila trzeba się otrząsać, żeby nie przysypało. Siła ich poległo, ale ci, co żywi, w bruzdach na okopie leżą i płotki sobie przed głowami skołów porobili, ziemią je umocniwszy. Bardzo starownie Szwedzi ten nasyp uczynili, a teraz przeciw nim służy. Przy mnie jeszcze przyszły piechoty pana Grodzickiego i teraz biją się tam na nowo. – Skoro na mury nie można, póki wyłomu nie ma – rzekł król – to na pałacę na Krakowskim dziś jeszcze uderzymy. To będzie najlepsza dywersja. – Okrutnie i pałace umocnione, prawie w fortece pozamieniane – zauważył Tyzenhaus. – Ale im z pomocą z miasta nie pośpieszą, bo całą zawziętość na Babinicza obracają – rzekł król. – Tak będzie, jaką tu żyw, tak będzie. I zaraz szturm nakaże, jeno jeszcze Babinicza przeżegnam. To rzekłszy król wziął z ręki księdza cieciszowskiego złocisty krucyfiks, w którym drzazgi Krzyża Świętego były osadzone, i podniósłszy go do góry, począł żegnać daleki nasyp, okryty ogniem i dymami, mówiąc: Boże Abrahamów, Boże Izaaków i Jakubów, zmiłuj się nad ludem Twoim i daj ratunek tym ginącym. Amen, Amen, Amen. Rozdział trzynasty Nastąpił krwawy szturm od strony Nowego Światu ku krakowskiemu przedmieściu, niezbyt szczęśliwy, ale o tyle skuteczny, że odwrócił uwagę Szwedów od szańca bronionego przez Kmicica i pozwolił zawartej w nim załodze nieco odetchnąć. Posunęli się jednak Polacy aż do Pałacu Kazimierowskiego, lubo nie mogli utrzymać owego punktu. Z drugiej strony szturmowano do pałacu Daniłowiczowskiego i do gdańskiego domu, również bezskutecznie. Legło znów ludzi kilkaset. Tę jedną miał król pociechę, iż widział, że nawet pospolite ruszenie z największym męstwem i poświęceniem rwie się na mury i że po owych próbach, mniej więcej niepomyślnych, duch nie tylko nie upadł, ale przeciwnie, umocniła się w wojsku pewność zwycięstwa lecz najpomyślniejszym dni tych wydarzeniem było przybycie pana Jana Zamojskiego i pana Czarnieckiego. Pierwszy z nich sprowadził piechotę bardzo doskonałą i tak ciężkie kartauny z Zamościa, iż Szwedzi nie mieli w Warszawie podobnych. Drugi obsadziwszy Daglasa, w porozumieniu z panem Sapiechą, częścią wojsk litewskich i pospolitego ruszenia Podlaskiego, nad którym skrzetuskiemu Janowi powierzono dowództwo, przybył do Warszawy, aby wziąć udział w szturmie generalnym. Spodziewano się, a i Czarniecki dzielił tę wiarę, że ten szturm będzie ostatnim. Na szańcu zdobytym przez Kmicica ustawiono owe działa potężne, które natychmiast poczęły pracować przeciw murom i bramie i na początek zmusiły do milczenia granatniki szwedzkie. Wówczas sam generał Grodzicki zajął te pozycje. Kmicic zaś powrócił do swych Tatarów ale nie dojechał jeszcze do swej kwatery gdy już wezwano go do ujazdowa król wobec całego sztabu wysławiał młodego rycerza nie szczędził mu pochwał sam czarniecki ni sapiecha ni lubomirski ni hetmani koronni on zaś stał przed nimi w podartym i zasypanym ziemią ubraniu na twarzy całkiem dymami prochowymi okopcone niewyspany utrudzon Lecz radosny, że szaniec utrzymał, na tyle pochwał zasłużył i sławę niezmierną u obu wojsk pozyskał. Winszowali mu też między innymi kawalerami pan Wołodyjowski i pan Zagłoba. Nie wiesz nawet, panie Andrzeju, rzekł mu mały rycerz, jak wielkie i u króla masz zachowanie. Wczoraj byłem na Radzie Wojennej, bo mnie pan Czarniecki wziął ze sobą. Mówiono o szturmie, a potem o wiadomościach, które właśnie z Litwy nadeszły. O tamtejszej wojnie i o okrucieństwach, jakich się pontus i szwedzi dopuszczają. Radzą tedy, jakby tam wojnę podsycić. Powiada sapiecha, że najlepiej parę chorągwi posłać i człowieka, którym by umiał być tam tym, czym pan Czarniecki był na początku wojny w koronie. Na to król, tak jest tylko jeden babinicz, inni zaraz przeświadczyli. Ja na Litwę, a zwłaszcza na żmuć najchętniej pojadę, odrzekł Kmicic — i sam króla jego mości o to prosić miałem, czekam jeno, póki Warszawy nie weźmiem. Szturm generalny na jutro, rzekł zbliżając się Zagłoba. Wiem, a jak się ma Ketling? Kto taki? Chyba Hasling. Wszystko jedno, bo on ma dwa nazwiska, jako to u Angielczyków, Szkotów i wielu innych nacej obyczaj. Prawda, odrzekł Zagłoba, a Hiszpan to ci na każdy dzień tygodnia ma inne – Powiadał mi wasz w pacholik, że hasling, czy też ów ketling, zdrowy. Już przemówił, chodzi i gorączka go opuściła. Jeno jeść co godzina woła. A waść to nie byłeś u niego? pytał kmicic małego rycerza. Nie byłem, bom czasu nie miał. Kto tam przed szturmem ma głowy do czegokolwiek? To pójdźmy teraz. Wać pan idź naprzód spać rzekł zagłoba. Prawda, prawda ledwie na nogach stoję. Jakoż wróciwszy do siebie, poszedł pan Andrzej za tą radą, tym bardziej, że ich haslinga zastał śpiącego. Natomiast wieczorem przyszli go odwiedzić zagłoba z wołodyjowskimi i zasiedli w przestronnym letniku, który Tatarowie dla swego bagadyra wznieśli. Kim liczę, mu leli stary, stuletni, który król Kmicicowi przysłał, a oni popijali go ochotnie, gdyż gorąco było na dworze. Hasling, blady jeszcze i wyniszczony, zdawał się życie i siły czerpać w cennym napitku. Zagłoba językiem mlaskał i pot z czoła obcierał. Hej, jak tam te kartauny grzmią, ozwał się nasłuchując młody Szkot. Jutro pójdziecie do szturmu. Dobrze zdrowym. Boże was błogosław. Obcej krwi jestem i służyłem komu był powinien, ale wam lepiej życzę. Ach! Co to za miód? Życie, życie we mnie wstępuje. Tak mówiąc odrzucał swe złote włosy w tył i oczy błękitne wznosił ku niebu. A twarz miał cudną i pół jeszcze dziecinną. Zagłoba spoglądał na niego z pewnym rozrzewnieniem. Wać pan tak dobrze po polsku mówisz, panie kawalerze, jak każdy z nas. Zostań Polakiem, pokochaj tę naszą ojczyznę, a zacną rzecz uczynisz i miodu ci nie zabraknie. O indygena też żołnierzowi nie tak u nas trudno. Na to Hasling, tym bardziej, że szlachcicem jestem. Całe moje nazwisko jest Hasling Ketling of Elgin. Rodzina moja z Anglii pochodzi, choć w Szkocji osiadła. Dalekie to są i zamorskie kraje, a tu jakoś przystojniej człowiekowi żyć, odparł zagłoba. Mnie też tu dobrze. Ale nam źle. Rzekł kmicic, który kręcił się od początku niecierpliwie na ławie. Bo nam pilno słyszeć, co w tałrogach się działo. Wać panowie za sioro rozprawiacie. Pytajcie mnie, będę odpowiadał. Często widywałeś pannę bilewiczówne? Po bladej twarzy Haslinga przeleciały rumieńce. Co dzień, rzekł. A pan kmicic zaraz począł na niego bystro patrzeć. Cóżeś to był taki konfident? Czego płoniesz? Co dzień, jak to co dzień? Bo wiedziała, żem był jej życzliwy i usług jej kilka oddałem. To się z dalszego opowiadania pokaże, bo teraz trzeba od początku zacząć. Waćpanowie, panowie, może nie wiecie, że nie byłem w Kiejdanach wówczas, gdy książe Koniuszy przyjechał i pannę ową do Taurogów wywiózł. Owóż, dlaczego się to stało, nie będę powtarzał, bo różni, różnie mówili. To tylko powiem, iż ledwie przyjechali... Wszyscy zaraz spostrzegli, że książę okrutnie zakochany bodaj go Bóg skarał! zakrzyknął kmicic. Nastały zabawy, jakich przedtem nie bywało, a gonitwy do pierścienia i turnieje. Myślałby kto, że najspokojniejsze czasy. A tu dzień listy biegały. Przyjeżdżali posłowie od elektora, od księcia Janusza. Wiedzieliśmy, że książę Janusz przez pana sapiechę i konfederatów przyciśnięty. O ratunek na miłosierdzie Boskie błaga, bo mu zguba grozi. My nic! Na granicy elektorskiej gotowe wojska stoją, kapitanowie z zaciągami nadchodzą, ale w pomoc nie idziem, bo księciu od panny nie sporo. To dlatego Bogusław bratu z pomocą nie przychodził! ozwał się zagłoba. Tak jest! Toż samo mówił Paterson i wszyscy osoby jego najbliżsi. Niektórzy sarkali na to, inni radzi byli, że radziwiłowie zginą. Sakowicz za księcia sprawy publiczne odrabiał i na listy odpowiadał i z posłami się naradzał. Książę zaś jedynie na to koncept wysilał, żeby ułożyć jakąś zabawę, albo konną kawalkadę, albo polowanie. Pieniędzmi on skąpiec na wszystkie strony sypał, lasy kazał na mile całe wycinać, by panna z okien miała prospekt lepszy słowem, że naprawdę kwiaty jej pod nogi sypał i tak ją przyjmował, że gdyby była królewną szwedzką, nic by lepszego nie wymyślił. Żałowało ją z tego powodu wielu, bo mówiono, wszystko to na jej zgubę. Ożenić się książę nie ożeni, a niech ją jeno za serce chwyci, to ją dokąd chce doprowadzi. Aleć się pokazało, że to nie taka panna, którą by można doprowadzić tam, gdzie cnota nie chodzi, oho! A co? zawołał zrywając się kmicic. Wiem ci ja to lepiej od innych. Jakże panna bilewiczówna owe królewskie hołdy przyjmowała? spytał Wołodyjowski. Z początku z uprzejmą twarzą. Lubo było widać po niej, że jakowyś żal w sercu nosi. Bywała na łowach, na maszkarach i kawalkadach i turniejach, myśląc ponoć, że to zwykły dworski u księcia obyczaj. Ale wprędce się spostrzegła, że to wszystko dla niej. Raz się trafiło, że książę wysiliwszy już koncept na rozmaite widowiska zapragnął pannie konterfekt wojny pokazać. Zapalono tedy osadę blisko taurogów, piechota broniła, książę szturmował. Oczywiście wiktorię wielką odniósł, po której syt chwały upadł, jak powiadają, pannie do nóg i o wzajemność w afektach prosił. Nie wiadomo, co jej tam proposuit, ale od tej pory skończyła się ich amicycja. Ona poczęła się stryja swego pana Miecznika Rosieńskiego dzień i noc za ręka wtrzymać. Książę zaś począł jej grozić, zakrzyknął Kmicic. Gdzie tam? Za greckiego pasterza się przebierał, za Filemona. Umyślni kurierowie latali do królewca po modeliusze pasterskich strojów, powstęgi, wstęgi, peruki. On desperację udawał, pod jej oknami chodził i na lutni grywał. A tu powiem waćpanom, co rzetelnie myślę. Hat to był na cnotę panien zawzięty i śmiało można o nim rzec co w naszej ojczyźnie o podobnych ludziach mówią, że jego westchnienia nie jeden panieński żagiel wydeły, ale tym razem naprawdę się zakochał co i nie dziwota, bo panna więcej boginie niźli mieszkanki ziemskiego padołu przypomina. Tu hasling zarumienił się znowu, lecz pan Andrzej tego nie spostrzegł, bo chwyciwszy się z zadowolenia i dumy w boki. Spoglądał właśnie triumfującym wzrokiem na Zagłobę i Wołodyjowskiego. Znamy ją, wykapana Diana. Jeno jej miesiąca we włosach brak, rzekł mały rycerz. Co to Diana? Własne psy by na Dianę wyły, gdyby ją ujrzały, zakrzyknął Kmicic. Dlatego, rzekł, niedziwota, odpowiedział Hasling. Dobrze, jeno za te nie dziwote małym ogniem bym go przypalał. Za ten niedziwote chufnalami bym go podkuć kazał Daj wać pan spokój, przerwał zagłoba Pierw go dostań, potem będziesz wydziwiał Teraz za daj temu kawalerowi mówić Nieraz trzymałem wartę przed komnatą, w której sypiał Mówił dalej Hasling I wiem, jako się na łożu przewracał A wzdychał, a gadał do siebie A syczał jako z bólu Tak go widocznie żądzę piekły Zmienił się okrutnie, wysechł może też go ta choroba już nurtowała, w którą później zapadł. Tymczasem rozleciały się po całym dworze wieści, iż książę tak dalece się zapamiętał, że chce się żenić. Doszło to i do księżnej Januszowej, która z księżniczką w taurogach mieszkała. Zaczęły się gniewy, a kwasy, bo jak wać państwu wiadomo, miał Bogusław wedle układu poślubić księżniczkę Januszownę, byle do lat doszła. Lecz ono wszystkim już zapomniał, tak miał przeszyte serce. Księżna Januszowa, wpadłszy w pasję, pojechała z córką do Kurlandii, on zaś oświadczył się o panny Billewiczównę tego samego wieczora. Oświadczył się? zawołali ze zdumieniem zagłoba Kmicic i Wołodyjowski. Tak! Naprzód panu miecznikowi Rosieńskiemu, który niemniej od waszmościów był zdumion i uszom własnym wierzyć nie chciał. Ale uwierzywszy wreszcie, z radości ledwie się posiadał, boć to dla całego domu Billlewiczów splendor niemały, z mi się połączyć. Wprawdzie powiadał Paterson, że i tak koligacja jakaś jest, ale dawna i zapomniana, powiadaj dalej, ozwał się drżąc z niecierpliwości kmicic. Obaj tedy ruszyli do panny z całą ostentacją, jaka w takich razach we zwyczaju. Dwór cały aż się trząsł. Przyszły złe wieści od księcia Janusza, Sakowicz jeden je przeczytał, zresztą nikt na nie nie zważał, ani też na Sakowicza, bo był tego czasu wypadł z łaski za to, że małżeństwo perswadował. A u nas jedni mówili, że to nie pierwszyzna się radziwiłom ze szlachciankami żenić, że w tej rzeczy pospolitej wszystka szlachta równa, a billewiczowski dom rzymskich czasów sięga. I to mówili ci, którzy już sobie chcieli łaski przyszłej pani zarobić. Inni twierdzili, że to tylko fortel księcia, aby do większej przejść z panną konfidencji, jak to między narzeczonymi niejedno uchodzi, i przy sposobności kwiat dziewictwa uszczknąć. — Pewnie to było, nic innego — ozwał się pan Zagłoba. — I ja tak mniemam — rzekł Hasling. — Ale słuchajcie dalej. Gdy tak między sobą na dworze deliberuję, nagle jak grom rozchodzi się, że panna przecięła wątpliwości jak szablą, bo odmówiła wprost. Boże jej błogosław, krzyknął Kmicic. Odmówiła tedy wprost, mówił dalej Hasling. Dość było spojrzeć na księcia, by to poznać. On, któremu księżniczki ulegały, nie znosił oporu i mało nie oszalał. Niebezpiecznie mu się było pokazywać. Wiedzieliśmy wszyscy, że tak długo nie pozostanie i że książę prędzej później siły użyje. Jakoż porwano na drugi dzień pana miecznika i osadzono w tylży, już za granicą elektorską. Tegoż dnia panna ubłagała oficera trzymającego straż przed jej drzwiami, że jej krócicę nabitą dał. Oficer jej tego nie odmówił, bo szlachcicem i honorowym człowiekiem będąc, czuł litość dla nieszczęść damy, a uwielbienie dla jej urody i stałości. Kto ów oficer? zawołał kmicic. Ja, odrzekł sucho hasling. Pan Andrzej porwał go tak w ramiona, że młody szkot, słabym jeszcze będąc, krzyknął z bólu. Nic to! zawołał kmicic. Nie jesteś jeńcem. Jesteś moim bratem i przyjacielem. Mów czego chcesz! Na Boga powiadaj czego chcesz! Spocząć chwilę odrzekł dysząc hasling. I umilkł. ściskał tylko ręce, które mu podawali Wołodyjowski i Zagłoba. Na koniec sam widząc, że wszyscy płoną z ciekawości, mówił dalej. Ostrzegłem ją też, o czym wszyscy wiedzieli, że medyk książęcy przygotowywał jakieś bezoary i dekokta odurzające. Tymczasem obawy okazały się płonne, bo wmieszał się do sprawy pan Bóg. Ten, tknąwszy księcia palcem, obalił go na łoże boleści i miesiąc trzymał. Dziw mości panowie, ale padł tak, jakby go kosą z nóg ścięto tego samego dnia, gdy miał na cnotę tej panienki nastąpić. Ręka Boża, mówię, nic więcej. Sam on to pomyślał i zląkł się. Może też w chorobie wypaliły się w nim rządze, a może czekał na odzyskanie sił. Dość, że przyszedłszy do siebie, dał jej spokój, a nawet miecznika stylże dozwolił sprowadzić. Co prawda to opuściła go choroba obłożna, ale nie febra, która do tej pory ponoć go gnębi. Co prawda także to wkrótce po opuszczeniu łoża na wyprawę ową musiał iść pod tykocin, w której klęska go spotkała. Wrócił z febrą jeszcze większą, za czym elektor przywołał go do siebie, a tymczasem w Taurogach zaszła taka zmiana, o której i dziwnie i śmieszno powiadać dość, że książę nie może tam już na wierność żadnego oficera ani dworzanina liczyć, chyba na bardzo starych, którzy nie dowidzą i nie dosłyszą, zatem i nie dopilnują. — Cóż takiego się stało? — spytał Zagłoba. W czasie tykocińskiej wyprawy porwano jeszcze przed Janowską Klęską niejaką pannę Annę Bożobochatą Krasieńską i przysłano ją do Taurogów. — Masz, babo, placek! — zawołał Zagłoba. A pan Wołodyjowski począł oczyma mrugać i zrodze wąsikami ruszać wreszcie rzekł — Panie kawalerze, nie powiadaj o niej jeno nic złego, bo po wyzdrowieniu ze mną miałbyś do czynienia — Choćbym chciał, nie mogę nic złego o niej powiedzieć, ale jeśli to waszej mości narzeczona, to powiem, że jej źle pilnujesz, a jeśli krewna, to zbyt ją dobrze znasz, abyś temu, co powiem, miał negować. Dość, że w tydzień rozkochała ta panna w sobie wszystkich w czambu, starszych i młodszych, niczym innym, jeno oczu strzeżeniem z dodatkiem jakichś sztuk czarodziejskich, z których już relacji zdać nie mogę. Ona... W piekle bym ją potem poznał, mruknął Wołodejowski. Dziwna rzecz, mówił Hasling. Przecież panna Billewiczówna dorównywa tamtej urodą, ale taka w niej powaga i nieprzystępność, jakby w jakowej ksieni, że człek, admirując i wielbiąc, nie śmie nawet i oczu podnieść, a cóż dopiero jakowąś nadzieję powziąć. Sami przyznacie, że bywają różne panny. Jedne jako starożytne westalki, drugie... Co to ledwie spojrzysz, już chciałbyś... Mości panie, rzekł groźnie pan Michał. Nie bzdyczcie, panie Michale, bo prawdę powiada, rzekł Zagłoba. Sam przy niej nogami przebierasz jako młody kurek i oczy ci bielmem zachodzą, a że bałamutna, wszyscy wiemy i ty mało sto razy to mówiłeś. Porzućmy tę materię, rzekł Hasling. Chciałem tylko wać panom wytłumaczyć, dlaczego w pannie Billewiczównie zakochali się niektórzy tylko, prawdziwie niezrównaną jej doskonałość ocenić zdolni tu zarumienił się znów hasling, a w pannie Bożo-Bohatej niemal wszyscy. Jak mi Bóg miły śmiech brał, bo zupełnie tak było, jakby jakowaś zaraza padła na serca, a zwad, a pojedynków namnożyło się w mgnieniu oka. I o co, po co? Bo i to trzeba wiedzieć, że nie masz takiego Który by się wzajemnym afektem tej panienki mógł pochlubić W to tylko każdy ślepo wierzy Że prędzej później on jeden coś wskura Ona, jakoby ją malował, mruknął znów Wołodyjowski Za to obie panienki pokochały się okrutnie Mówił dalej Hasling Jedna bez drugiej krokiem nie ruszy Zaś panna Bochata rządzi jak sama chce w tałrogach Jak to, przerwał mały rycerz bo rządzi wszystkimi. Sakowicz na wyprawę teraz nie pojechał, taki rozkochany, a Sakowicz pan absolutny we wszystkich książęcych posiadłościach. Przez niego rządzi panna Anna. Takiż on rozkochany? spytał znów Wołodejowski. I najbardziej sobie dufa, bo to człek sam przez się bardzo możny. A zowie się Sakowicz. Wasza mość chcesz go widzę dobrze zapamiętać i zapewne Odrzekł niby niedbale Wołodyjowski, ale tak przy tym złowrogo wąsikami ruszył, że za głowę ciarki przeszły. Owóż to tylko chciałem dodać, rzekł hasling, że gdyby panna bożo bochata kazała Sakowiczowi, by księcia zdradził, a jej i towarzyszce ucieczkę ułatwił, myślę, że uczyniłby to bez wahania. Ale o ile wiem, woli to ona za plecami Sakowicza czynić, może na złość mu. Kto wie, dość, że zwierzył mi się jeden oficer, rodak mój, tylko nie katolik, że tam już cały wyjazd pana miecznika z pannami ułożony, oficerowie do spisku wciągnięci, że to ma wkrótce nastąpić, tu hasling począł oddychać ciężko, bo się zmęczył i resztkami sił gonił. I to jest najważniejsza rzecz, jaką miałem wać panom powiedzieć, dodał pośpiesznie. Wołodyjowski i Kmicic aż za głowę się porwali. Dokąd mają uciekać? Do puszcz i puszczami do białowieży przebierać. Tchu mi brak. Dalszą rozmowę przerwało wejście ordynansa sapierzyńskiego, który wręczył Wołodyjowskiemu i Kmicicowi po ćwiartce papieru złożonej we czworo. Ledwo rozwinął swoją Wołodyjowski, wnet ozwał się: rozkaz, by już stanowiska do jutrzejszej roboty zajmować. Słyszycie, jak kartouny ryczą, zawołał Zagłoba. Na jutro, jutro! Uf, gorąco, rzekł pan Zagłoba. Zły dzień do szturmu. Niech licho porwie takie upały, matko boska! Nie jeden przecie jutro mimo upału ostygnie, ale nie ci, nie ci, którzy się tobie polecają, patronko nasza. Ależ grzmią działa! Za starym już do szturmów. Otwarte pole, co innego! Wtem nowy oficer ukazał się we drzwiach. Jest li tu jegomość pan Zagłoba? spytał. Jestem! Z rozkazu króla miłościwego masz wać pan jutro zostawać przy jego osobie! A! Chcą mnie od szturmu zachować, bo wiedzą, że stary pierwszy ruszy, niech jeno trąby zagrzmią. Dobry pan, pamiętny. Nie chciałbym go zmartwić, ale czy wytrzymam? Nie wiem, bo jak mnie ochota zepsze, tedy o niczym nie pamiętam i prosto w dym wale. Taka już natura, dobry pan. Słyszycie? Już i trąbki przez mąż tu grają, by każdy na stanowisko ruszał. No, jutro, jutro. Będzie miał i święty Piotr robotę. Już książki przygotowywać musi. W piekle także dla Szwedów kotły ze świeżą smołą na kąpiel nastawili. Uff, Uf! jutro. Rozdział czternasty Dnia pierwszego lipca, między Powązkami a osadą nazwaną później Marymontem, odbyła się wielka msza polowa, której dziesięć tysięcy ludzi wojsk kwarcianych słuchało w skupieniu ducha. Król ślub uczynił, że w razie zwycięstwa kościół najświętszej pannie wystawi. Ślubowali za jego przykładem każdy wedle możności dygnitarze, hetmani, rycerstwo, nawet prości żołnierze, gdyż ów dzień miał być dniem ostatecznego szturmu. Po skończeniu mszy ruszył każdy z wodzów do swojej komendy. Więc pan sapiecha stanął naprzeciw kościoła świętego ducha który wówczas za murami leżał, ale że był do nich kluczem, został zatem potężnie przez Szwedów umocniony i wojskiem należycie obsadzony. Pan Czarniecki miał Gdańskiego domu dobywać, tylna bowiem ściana tej budowli stanowiła część obwodowego muru i przebiwszy go, można się było dostać do miasta. Piotropaliński, wojewoda Podlaski, z Wielkopolany i Mazurami od Krakowskiego i Wisły zmierzał. Kwarciane pułki tkwiły naprzeciw bramy Nowomiejskiej luda było tyle że niemal więcej niżli przystępu do murów cała płaszczyzna wszystkie okoliczne podmiejskie wioski i błonia zalane zostały morzem ludzkim za którym bielały namioty za namiotami wozy aż hen wzrok gubił się w sinym oddaleniu nim krańca tego mrowiska sięgnąć zdołał Zastępy owe stały w zupełnej gotowości, z bronią podaną już naprzód i wysuniętą do biegu nogą, gotowe w każdej chwili rzucić się ku wyłomom uczynionym przez działa wielkiego kalibru, a zwłaszcza przez ciężkie kartauny zamojskie. Działa nie ustawały grać ani na moment, szturm zaś zwłóczył się tylko dlatego, że czekano ostatecznej odpowiedzi Wittenberga na list, który kanclerz wielki Koryciński mu posłał. Lecz gdy koło południa przyjechał oficer z odpowiedzią odmowną, zagrzmiały naokół miasta złowieszcze trąby i szturm się rozpoczął. Wojska koronne pod hetmanami, czarniecczykowie, pułki królewskie, piesze regimenta pana Zamojskiego, litwini spod sapiechy i zastępy pospolitego ruszenia rzuciły się jak wezbrana fala ku murom. A z murów wykwitły ku nim smugi białego dymu i rzuty płomienia. Wielkie działa, Hakownice, organki, muszkiety zagrzmiały naraz. Ziemia wstrząsła się w posadach. Kule miesiły tę ciżbę ludzką, orały w niej bruzdy długie, lecz ona biegła naprzód i darła się ku twierdzy, nie zważając na ogień i śmierć. Obłoki dymów prochowych słońce zakryły. Uderzył tedy każdy zapamiętale tam, gdzie mu było najbliżej, więc hetmani od nowomiejskiej bramy, czarniecki na gdański dom panca Piecha z Litwą na kościół Świętego Ducha, a Mazury i Wielkopolanie od krakowskiego przedmieścia i Wisły. Tym zaś ostatnim wypadła najcięższa robota, wszystkie bowiem pałace i domy wzdłuż krakowskiego przedmieścia zmienione były na twierdze. Lecz dnia tego ogarnęła Mazurów taka zaciekłość bojowa, że zapędowi ich nic się oprzeć nie mogło. Brali więc szturmem dom po domu, pałac po pałacu, bili się w oknach, we drzwiach, na schodach, wycinali w pień załogi. Po zdobyciu jednego domostwa, nim krew przyschła im na rękach i twarzach, już rzucali się na drugie i znów rozpalała się ręczna bitwa i znów biegli dalej. Towarzystwo szło na wyścigi z pospolitym ruszeniem, pospolite ruszenie z piechotą. Kazano im, by idąc do szturmu, nieśli przed sobą snopy niedojrzałego jeszcze zboża które miały ich od kul zasłaniać lecz oni w zapale i uniesieniu bojowym porzucali wszystkie zasłony biegnąc z gołą piersią wśród krwawej bitwy wzięto kaplice carów szujskich i wspaniały pałac koniec polskich wygnieciono szwedów co do jednego w pomniejszych budowlach w magnackich stajniach w ogrodach schodzących ku Wiśle Bliżej pałacu kazanowskich piechota próbowała postawić czoło w ulicy i posiłkowana z murów pałacu, z kościoła i dzwonnicy bernardyńskiej, zmienionych na potężną twierdzę, przyjęła rzęsistym ogniem napastników. Lecz grad kul nie wstrzymał ich ani na chwilę i szlachta z okrzykiem Górą Mazury! rzuciła się z szablami w środek czworoboku. Za nimi wpadła piechota łanowa, czelać zbrojna w drągi, oskardy, siekiery. Czworobok rozbito w mgnieniu oka i poczęto ciąć. Swoi i nieprzyjaciele zmieszali się tak, że utworzyli jeden kłompol olbrzymi, który między pałacem kazanowskich, domem radziejowskiego a bramą krakowską wił się, targał i przewalał we krwi własnej. Lecz coraz nowe zastępy krwią dyszących wojowników napływały, niby spieniona rzeka, od strony krakowskiego. Wycięto wreszcie w pień piechotę i rozpoczął się ów sławny szturm do pałacu Kazanowskich i jednocześnie do Bernardynów, który w znacznej części o losach bitwy rozstrzygnął. Pan Zagłoba wziął w nim udział, mylił się bowiem dnia wczorajszego sądząc, że król wzywa go do swej osoby jedynie dla asystencji, przeciwnie bowiem powierzono mu jako wsławionemu i doświadczonemu wojownikowi, Komendę nad czeladzią, która na ochotnika razem z kwartą i pospolitakami z tej strony miała do szturmu ruszyć. Chciałby wprawdzie pan zagłoba iść z nią w odwodzie i kontentować się zajmowaniem zdobytych już poprzednio pałaców, lecz gdy zaraz na początku wszyscy idąc na prześcigi, pomieszali się ze sobą zupełnie, porwał i jego prąd ludzki. On zaś poszedł. Bo jakkolwiek wielką wziął od natury w udziale przezorność i wolał, gdzie było można, żywota na szwank nie wystawiać, tak się już mimo woli od tylu lat wezwyczaił do bitew, w tylu okropnych był rzeziach, że gdy konieczność wypadła, stawał z innymi, a nawet lepiej od innych, bo z desperacją i wściekłością w mężnym sercu. Taki obecnie znalazł się pod bramą pałacu kazanowskich, a raczej w piekle, które pod ową bramą wrzało straszliwie, zatem wśród wiru, gorąca, tłoku, gradu, kul, ognia, dymu, jęków ludzkich i krzyków. Tysiące siekier, oskardów, ratyszcz waliło w bramę, tysiące ramion męskich parło i targało ją wściekle. Jedni padali jakoby piorunami rażeni, drudzy pchali się na ich miejsce, deptali po ich trupach i dobijali się do wnętrza, jakby umyślnie, szukając śmierci. Nikt nigdy nie widział i nie pamiętał uporczywszej obrony, ale i uporczywszego szturmowania. Z wyższych pięter nad bramą sypały się kule, lała się smoła, lecz ci, którzy byli pod ogniem, gdyby nawet byli chcieli, nie mogli ustąpić, tak popychano ich z zewnątrz. Widziałeś pojedynczych ludzi, mokrych od potu, czarnych od prochu, ze ściśniętymi zębami i zdziczałymi oczyma, walących w bramę belkami tak wielkimi, że w zwyczajnym czasie zaledwie trzech tęgich chłopów władnąć by nimi zdołało. Tak uniesienie troiło siły. Szturmowano jednocześnie do wszystkich okien, przystawiano drabiny do górnych pięter, wyrąbywano kraty w murach. A przecież z owych krat, z okien, z otworów wyciętych w ścianach, sterczały rury muszkietów, które ani chwili nie przestawały dymić. Lecz takie wreszcie wzbiły się dymy, taka wstała kurzawa, że przy jasnym dniu słonecznym szturmujący zaledwie mogli się rozpoznać. Mimo to walki nie zaniechali owszem tym bardziej darli się na drabinę, tym zacieklej łupali bramę, że wrzaski od kościoła Bernardynów zwiastowały, iż tam inne Watachy szturmują z równą energią. Wtem zagłoba krzyknął głosem tak donośnym, że usłyszano go wśród zgiełku i wystrzałów: Puszkę z prochem pod bramę. Podano mu ją w mgnieniu oka. On zaś kazał zaraz rąbać wąską dziurę u samego spodów rzeciąców, tak wąską, aby tylko puszka w nią się zmieściła. Gdy weszła, pan zagłoba sam nit siarkową zapalił, po czym zakomenderował: Na boki, pod ściany! Stojący bliżej umknęli się na obie strony ku tym, którzy drabiny przystawiali do dalszych okien i nastała chwila oczekiwania. Po czym łoskot ogromny wstrząsnął powietrzem i nowe kłęby dymu podniosły się ku górze. Skoczył pan za głoba na powrót ze swoimi ludźmi. Spojrzą, wybuch nie rozniósł wprawdzie bramy w drobne szczątki, ale wyrwał zawiasę z prawej strony, odłupał parę potężnych bierwion już podrąbanych, skręcił Antabę i całą jedną połowę odepchnął w dolnej części w głąb sieni, tak iż utworzyło się wejście, przez które tęgi nawet człowiek łatwo mógł się przecisnąć. Wnet zaostrzone koły, topory i siekiery poczęły bić gwałtownie w nadwątloną wieżeję, setki ramion podparły ją z wysileniem, dał się słyszeć trzask przeraźliwy i cała jedna połać runęła, odkrywając głąb ciemnej sieni. W ciemności owej wnet błysły wystrzały muszkietów, lecz rzeka ludzka runęła wyłomem z niepohamowanym pędem. Pałac był zdobyty. Jednocześnie wdarto się i przez okna i rozpoczęła się straszliwa bitwa na białą broń wewnątrz pałacu. Zdobywano komnatę po komnacie, korytarz po korytarzu, piętro po piętrze. Mury były już poprzednio tak porozszczepiane i nadwątlone, że pułapy w kilku pokojach zapadły się z łoskotem, pokrywając gruzami Polaków i Szwedów. Lecz Mazury szli jak pożar, wnikali wszędzie, waląc ośnikami, siekąc, bodąc, nikt ze Szwedów nie prosił pardonu, ale go też i nie dawano. W niektórych korytarzach i przejściach trupy ludzkie tak zawaliły drogę, że Szwedzi porobili z nich sobie barykady. Napastnicy zaś wywłóczyli je za nogi, za włosy i wyrzucali przez okna. Krew płynęła strugami po schodach. Gromady Szwedów broniły się jeszcze tu i owdzie, odbijając mdlejącymi rękoma wściekłe razy szturmujących. Krew zalewała im twarze, oczy zachodziły ciemnością. Nie jeden osunął się już na kolana, a jeszcze walczył. Parci ze wszystkich stron. Duszeni przez tłum przeciwników umierali w milczeniu Skandynawowie zgodnie ze swą sławą, jak na żołnierzy przystało. Kamienne figury bóstw i dawnych bohaterów, zbryzgane krwią, patrzyły martwą źrenicą na tę śmierć. Roch Kowalski szalał głównie na górze. Pan Zagłoba zaś rzucił się ze swoim oddziałem na tarasy i wysiekłszy broniących się tam piechurów, wpadł z tarasów do owych cudnych sadów w całej Europie sławnych. Drzewa były już w nich wycięte, kosztowne krzewy poniszczone przez polskie kule, fontanny pogruchotane, ziemia poorana przez granaty. Słowem, wszędy pustka i zniszczenie, choć Szwedzi nie przykładali do niego swej drapieżnej ręki, przez wzgląd na osobę radziejowskiego. Obecnie bój i tam zawrzał srogi, lecz trwał tylko chwilę, bo już słaby dawali opór Szwedzi. Toż wycięto ich pod osobistym pana zagłoby dowództwem, za czym żołnierze rozbiegli się po sadach i całym pałacu za zdobyczą. A pan zagłoba udał się aż na koniec sadu, w miejsce, gdzie mury tworzyły potężny anguł i gdzie nie dochodziło słońce, Chciał bowiem groźny rycerz odetchnąć nieco i spotu potu uznojone czoło obetrzeć. Nagle spojrzał i spostrzegł dziwaczne jakieś monstra, które na niego z zakraty żelaznej klatki złowrogo patrzyły. Klatka była wszczepiona w kąt murów, tak że kule padające od zewnątrz nie mogły jej dosięgnąć. Drzwi do niej szeroko były otwarte. Lecz owe wychudłe i szkaradne istoty nie myślały z tego korzystać. Owszem, przerażone widocznie zgiełkiem, świstem kul i srogą rzezią, na którą przed chwilą patrzyły, zacisnęły się w kąt klatki i, poukrywane w słomę, jenom mruczeniem oznajmiały swój przestrach. — Simiae czy diabły? — rzekł do siebie pan Zagłoba. Nagle gniew go uchwycił, męstwo wezbrało mu w piersi i, podniósłszy szable, wpadł do klatki. Popłoch okropny odpowiedział pierwszemu ciosowi jego miecza. Małpy, z którymi żołnierze szwedcy dobrze się obchodzili i które ze swych szczupłych racy i karmili, bo ich bawiły, wpadły w tak okropne przerażenie, że je szał ogarnął po prostu, a ponieważ pan za zastąpił im młode drzwi, poczęły w susach nadprzyrodzonych rzucać się po klatce, czepiać się ścian, pułapu, wrzeszczeć, zgrzytać. Na koniec jedna skoczyła w obłędzie panu za głowę na kark i chwyciwszy go za głowę, przywarła doń z całej siły. Druga przyczepiła mu się do prawego ramienia, trzecia od przodu chwyciła za szyję czwarta, uwiesiła się u zawiązanych z tyłu wylotów, on zaś, przyduszon, spocony, próżno się miotał, próżno w tył zadawał ślepe razy, samemu wkrótce zabrakło oddechu, Oczy mu na wierzch wyszły i rozpaczliwym głosem krzyczeć począł Mości panowie, ratujcie. Wrzaski zwabiły kilkunastu towarzystwa, którzy, nie mogąc rozeznać co się dzieje, biegli w pomoc z dymiącymi od krwi szablami, lecz nagle stanęli w zdumieniu. Spojrzeli po sobie i jakby pod wpływem czarów ryknęli jednym ogromnym śmiechem. Nadbiegło więcej żołnierzy, tłum cały, lecz śmiech jak zaraza udzielił się wszystkim. Więc taczali się jak pijani, brali się w boki, zamazane posoką ludzką twarze krzywiły im się spazmatycznie i im bardziej rzucał się pan za głoba, tym oni śmieli się więcej. Dopiero Roch Kowalski nadbiegł z góry i, roztrąciwszy tłumy, uwolnił wuja z małpich uścisków. Szelmy, krzyknął zdyszany pan zagłoba, bodaj was zabito. To śmiejecie się widząc katolika w opresji od monstrów afrykańskich? Bodaj was zabito. Żeby nie ja, to byście dotychczas trykali łbami o bramę, boście czego lepszego nie warci. Bodaj was zabito, żeście i onych małp niegodni. — Bogdaj, ciebie zabito, małpi królu! — zakrzyknął najbliżej stojący towarzysz. — Simiarum destruktor, zawołał drugi. — Wiktor! — dodał trzeci. — Gdzie tam Wiktor? Chyba Victus. Tu roch przyszedł znowu z pomocą wujowi i najbliższego pięścią w piersi uderzył, a ten zaraz padł, krew ustami oddawszy. Inni cofnęli się przed gniewem męża, niektórzy do szabel się brali, lecz dalszej kłótni zapobiegły wrzaski i strzały dochodzące ze strony bernardyńskiego klasztoru. Widocznie szturm trwał tam jeszcze w całej sile i sądząc z gorączkowej palby muszkietowej, Szwedzi nie myśleli się poddawać. W sukurs! Pod kościół! Pod kościół! krzyknął zagłoba. Sam zaś skoczył do pałacu na górę, tam bowiem z prawego skrzydła widać było kościół, który zdawał się gorzeć w ogniu. Tłumy szturmujących wiły się pod nim konwulsyjnie, nie mogąc dostać się do środka i ginąc bezużytecznie w krzyżowym ogniu, bo i od bramy krakowskiej sypały się na nich kule jak piasek. Działa do okien! krzyknął zagłoba! Działek większych i mniejszych było w pałacu Kazanowskich dosyć, wnet też przywleczono je do okien. Ze złamów kosztownych sprzętów, z podstaw posągów pourządzano lawety i po upływie pół godziny kilkanaście paszcz wyjrzało przez puste otwory okien ku kościołowi. Rochu! Mówił w nadzwyczajnym rozdrażnieniu pan Zagłoba. Muszę czegoś znacznego dokazać, bo inaczej przepadła moja sława. Przez te małpy, żeby je zaraza wydusiła, całe wojsko na języki mnie weźmie, a choć i mnie słów w gębie nie brak, przecie wszystkim nie poradzę. Muszę te konfuzje zatrzeć inaczej, jak rzecz pospolita szeroka, za małpiego króla mnie ogłoszą. Wój musi te konfuzje zatrzeć powtórzył grzmiącym głosem Roch. A pierwszy sposób będzie, iż jaką pałac kazanowskich zdobył, bo niech kto powie, że to nie ja. O niech kto powie, że to nie wuj powtórzył roch, tak i ów kościół zdobędę. Tak mi Panie Boże dopomóż. Amen. Dokończył zagłoba. Po czym odwrócił się do swej czeladzi, która już stała przy armatach. Ognia! Szwedów, broniących się z rozpaczą w kościele, strach zdjął gdy nagle cała boczna ściana trząść się zaczęła. Na tych, którzy siedzieli w oknach przy strzelnicach powycinanych w murze, na załamach wewnętrznych gzymsów, przy gołębich otworach, przez które strzelali do oblegających, jeły się sypać cegły, gruz, wapno. Straszliwa kurzawa wstała w domu Bożym i pomieszana z dymem jeła dławić spracowanych ludzi. Człek człeka nie mógł dojrzeć w ciemności. Okrzyki Dusim się, dusim się powiększyły jeszcze przerażenie. A tu kościół chwieje się. Trzask muru, spadanie cegieł, łoskot kul wpadających przez okna, dźwięk ołowianych krat lecących na podłogę, żar, wyziewy ludzkie zmieniają przybytek Boży w piekło ziemskie. Przerażeni żołnierze odbiegają bramy, okien strzelnic. Popłoch zmienia się w szał znów przeraźliwe głosy wołają Dusim się powietrza, wody. Nagle setki gardzieli poczynają ryczeć białą chorągiew, białą chorągiew. Komenderujący, Erskin, chwyta za nią własną ręką, aby ją wywiesić na zewnątrz, wtem brama pęka, lawa szturmujących wpada na kształt ławicy szatanów i nastaje rzeź Cisza nagle czyni się w kościele, Słychać tylko zwierzęce sapanie walczących, zgrzyt żelaza o kości, o kamienną posadzkę, jęki, chlupotanie krwi. Czasem głos jakiś, w którym nie masz nic ludzkiego, krzyknie pardon, pardon. Po godzinie walki dzwon na dzwonnicy poczyna huczeć i huczy, huczy Mazurom na zwycięstwo, Szwedom na pogrobne. Pałac Kazanowskich, klasztor i dzwonnica zdobyte. Sam Piotro Paliński, wojewoda podlaski, ukazuje się wśród krwawych tłumów przed pałacem na koniu. — Kto nam przyszedł w sukurs z pałacu? — krzyczy, chcąc przekrzyczeć gwarii w wycie ludzkie. — Ten, który pałac zdobył! — mówi potężny mąż, ukazując się nagle przed wojewodą. — Ja! — jak was ci zowią? Zagłoba! — Wiwat, zagłoba! — ryczą tysiące gardzieli. Lecz straszliwy zagłoba ukazuje krzywcem zabrukanej szabli na bramę. Nie dosyć na tym woła! Tam do bramy! Działa ku murom i na bramę, a my naprzód! Za mną! Rozszalałe tłumy rzucają się w kierunku bramy. Wtem o cudo! Ogień szwedzki zamiast się wzmagać, słabnie. Jednocześnie głos jakiś donośny rozlega się niespodzianie z wierzchołka dzwonnicy: Pan Czarniecki już w mieście! Widzę nasze chorągwie. Ogień szwedzki słabnie coraz szybciej. Stój, stój, komenderuje wojewoda. Lecz tłumy go nie słyszą i biegną na oślep. Wtem biała chorągiew ukazuje się na bramie krakowskiej. Istotnie, czarniecki przebiwszy dom gdański, wpadł na kształt huraganu do obrębu fortecy, a gdy pałac daniłowiczowski już był także zdobyty, gdy w chwilę później i litewskie znaki zabłysły od strony świętego ducha na murach, uznał Wittenberg, że dalszy opór daremny. Mogli wprawdzie Szwedzi bronić się jeszcze w wyniosłych domach starego i nowego miasta, lecz i mieszczanie chwycili już za broń. Obrona musiałaby się skończyć na straszliwej rzezi Szwedów bez nadziei zwycięstwa. Trębacze poczęli tedy trąbić na murach i wiewać białymi chorągwiami. Widząc to, komendanci polscy wstrzymali szturm, po czym generał Levenhaupt, w otoczeniu kilku pułkowników, wyjechał bramą nowomiejską i popędził co tchu do króla. Jan Kazimierz miał już miasto w ręku, lecz dobry pan pragnął wstrzymać rozlew krwi chrześcijańskiej, więc przystał na podawane poprzednio Wittenbergowi warunki. Miasto miało być oddane ze wszystkimi nagromadzonymi w nim łupami. Każdemu Szwedowi pozwolono było zabrać to tylko, co ze Szwecji ze sobą przywiózł. Załoga, ze wszystkimi generałami i z bronią w ręku miała prawo wyjść z miasta, zabrawszy chorych i rannych oraz damy szwedzkie, których kilkadziesiąt było w Warszawie. Polakom, którzy przy Szwedach jeszcze służyli, udzielono amnestii, ze względu, że zapewne nie było już wysługujących się dobrowolnie. Wyłączon został jeden Bogusław Radziwił, na co Wittenberg zgodził się tym łatwiej, iż książę stał w tej chwili z Daglasem u Boga. Warunki podpisano natychmiast. Wszystkie dzwony w kościołach poczęły głosić miastu i światu, że stolica przechodzi znów do rąk prawego monarchy. W godzinę później wysypało się mnóstwo co najbiedniejszego ludu z zawałów szukać miłosierdzia i chleba w polskich obozach, wszystkim już bowiem prócz Szwedów brakło w mieście żywności. Król kazał dawać co było można, sam zaś odjechał patrzeć na wyjście załogi szwedzkiej. Stanął więc otoczony dostojnikami duchownymi i świeckimi w asystencji tak wspaniałej, iż oczy ludzkie ćmiła. Wszystkie niemal wojska, więc koronne pod hetmanami, dywizja czarnieckiego, litewskie pod sapiechą i niezmierne tłumy pospolitego ruszenia wraz z czeladzią zebrały się obok majestatu, bo wszyscy ciekawi byli widzieć tych Szwedów, z którymi przed kilku godzinami tak straszliwie i krwawo walczyli. Przy wszystkich bramach, od chwili podpisania ugody, stali komisarze polscy. Powierzono im zbadanie, czy Szwedzi jakowych łupów nie wywożą. Osobna komisja zajęta była przejmowaniem łupów w samym mieście. Ukazała się więc naprzód jazda, której było niewiele, zwłaszcza że wyłączono od prawa wyjścia bogusławową. Za nią szła artyleria polowa z lekkimi działami, ciężkie bowiem miały być wydane Polakom. Szli tedy żołnierze obok dział z zapalonymi lontami. Nad nimi chwiały się rozwinięte chorągwie, które przed królem polskim niedawno tułaczem na znak czci zniżano. Artylerzyści postępowali hardo, patrząc wprost w oczy polskiemu rycerstwu, jak gdyby chcieli mówić: spotkamy się jeszcze. A Polacy podziwiali ich butną postawę i nieugięty nieszczęście manimusz. Za czym ukazały się wozy z oficerami i rannymi. W naczelnym leżał Benedykt Oxenstierna, kanclerz, przed którym król kazał broń prezentować piechocie, chcąc okazać, że nawet w nieprzyjacielu cnotę uszanować umie. Potem przy odgłosie bębnów i także z rozpuszczonymi chorągwiami szły czworoboki nieporównanej piechoty szwedzkiej, podobne wedle wyrażenia Subak Haziego do zamków. Za nimi ukazał się świetny orszak rajtarii przybranej w blachy od stóp do głowy, z błękitną chorągwią, na której złoty lew był wyszyty. Rajtarowie ci otaczali sztab główny. Na ich widok poszedł szmer przez tłumy Wittenberg jedzie, Wittenberg. Jakoż jechał sam Feldmarszałek, a przy nim Wrangler młodszy, Horn, Erskin, Lewenhaupt, Forgel. Oczy polskich rycerzy zwróciły się z chciwością w ich stronę, a zwłaszcza na twarz Wittenberga. Lecz oblicze jego nie zwiastowało tak straszliwego wojownika, jakim był w samej istocie. Była to twarz stara, blada, wyniszczona przez chorobę. Rysy miał ostre, nad ustami nosił rzadki i mały wąs, zadarty w końcach ku górze. Zaciśnięte usta i spiczasty, długi nos nadawały mu pozór starego i drapieżnego skąpca. Przybrany w czarny aksamit i w czarny kapelusz na głowie, Wyglądał raczej na uczonego astrologa lub na medyka, i tylko złoty łańcuch na szyi oraz brylantowa gwiazda na piersiach i buława feldmarszałkowska w ręku zdradzały jego wysoką hetmańską szarżę. Jadąc, rzucał niespokojnie oczyma na króla, na sztab królewski, na stojące w szyku chorągwie, po czym wzrok jego ogarniał niezmierzone tłumy pospolitego ruszenia i ironiczny uśmiech ukazywał mu się na bladych wargach. A w tych tłumach szmer rosnął coraz bardziej i słowo Wittenberg Wittenberg było na wszystkich ustach Po chwili szmer zmienił się w pomruk głuchy ale groźny jak pomruk morza przed burzą Od chwili do chwili cichu a wówczas hen w dali w ostatnich szeregach słychać było jakiś głos perorujący temu głosowi odpowiadały inne Odpowiadało ich coraz więcej, rozlegały się coraz silniej, rozbiegały się coraz szerzej, jakby jakieś echa złowrogie. Przysiągłbyś, że burza idzie z oddali, że wybuchnie z całą siłą. Dostojnicy stropili się i poczęli niespokojnie spoglądać na króla. Co to jest? Co to znaczy? Pytał Jan Kazimierz. Wtem pomruk przeszedł w huk tak straszny, jakby grzmoty poczęły w niebie walczyć ze sobą. Niezmierne tłumy pospolitego ruszenia poruszyły się gwałtownie, zupełnie jak Łan zboża, gdy huragan zawadzi o niego swym olbrzymim skrzydłem. Nagle kilkadziesiąt tysięcy szabel zabłysło w słońcu. Co to jest? Co to znaczy? Spytał powtórnie król. Nikt nie umiał mu odpowiedzieć wtem Wołodyjowski stojący w pobliżu przy panu sapierze zakrzyknął to pan zagłoba Wołodyjowski odgadł jak tylko bowiem warunki kapitulacji zostały ogłoszone i doszły do uszu pana zagłoby stary szlachcic wpadł w gniew tak straszny że mowa była mu przez jakiś czas odjętą przyszedłszy do siebie zaczął od tego iż wskoczył między szeregi pospolitego ruszenia i począł burzyć umysły Słuchano go chętnie, bo wszystkim się zdało, że za tyle męstwa, za tyle trudów, za tyle krwi wylanej pod murami Warszawy lepszą powinni mieć nad nieprzyjacielem zemstę. Otaczały więc za głowę potężne koła niesfornej i burzliwej szlachty, a on całymi garściami rzucał rozżarzone węgle na prochy, i wymową rozdmuchiwał coraz większy pożar, który tym łatwiej ogarniał głowy, że już i tak dymiły od zwykłych po zwycięstwie libacji. Mości panowie, mówił zagłoba. Oto te stare ręce pięćdziesiąt lat już pracują dla ojczyzny. Pięćdziesiąt lat przelewały krew nieprzyjacielską przy wszystkich ścianach Rzeczypospolitej. Teraz zaś mam świadków: one to pałac kazanowskich i kościół bernardyński zdobyły. A kiedy, mości panowie, Szwedzi stracili otuchę? Kiedy na kapitulację się zgodzili? Oto wówczas gdyśmy armaty od Bernardynów na Stare Miasto wyrychtowali. Nie żałowano tu naszej krwi, bracia, hojnie nią szafowano, a pożałowano tylko samego nieprzyjaciela. To my, bracia, substancje zostawiamy bez gospodarza, czelać bez pana żonę, bez męża, dziadki bez ojca, o, moje dziadki, co się teraz z wami dzieje i przychodzimy tu z gołą piersią na armaty, a jakaż nam za to nagroda? O to taka. Wittenberg wolny odchodzi i jeszcze go honorują na drogę. Odchodzi kat naszej ojczyzny, odchodzi bluźniciel przeciw wierze, najświętszej panny wróg zaciekły, podpalacz naszych domów, zdzierca naszych szat ostatnich, morderca żon i dziatek naszych, o moje dziadki, gdzie wy teraz? Hańbiciel duchowieństwa i panienek Bogu poświęconych. Biada tobie, ojczyzno. Hańba tobie szlachto, paroksyzm tobie nowy, wiaro nasza święta biada wam kościoły utrapione. Płacz tobie i narzekanie częstochowo. Bo Wittenberg odchodzi wolno i wróci wkrótce łzy i krew wyciskać, dobijać, których nie dobił, palić, czego jeszcze nie spalił, hańbić, czego jeszcze nie zhańbił. Płacz, Korono i Litwo, płaczcie wszystkie stany, jako ja płaczę, stary żołnierz, który do grobu wstępując na paroksyzm wasz patrzeć musi. Biada tobie, Ilium, miasto starego Priama, biada, biada, biada. Tak to prawił pan Zagłoba, a tysiące słuchały go i gniew podnosił szlachcie włosy na czuprynach, on zaś jechał dalej i znów biadał, i szaty daru na sobie, piersi odkrywał. Wnikał też i w wojsko, które także chętnie skargą jego ucho podawało, istotnie bowiem straszliwa była przeciw Wittenbergowi we wszystkich sercach zawziętość. Tumult byłby wybuchł od razu, ale powstrzymał go sam za głoba z obawy, że gdy za wcześnie wybuchnie, wówczas Wittenberg może się jeszcze jakoś wyratować. A jeśli wybuchnie wówczas, gdy będzie wyjeżdżał z miasta i na oczy się pospolitemu ruszeniu pokaże, to go na szablach rozniosą, zanim się kto opatrzy, co się dzieje. I wyrachowania jego sprawdziły się zupełnie. Na widok okrutnika szał ogarnął mózgi niesfornej a podpiłej szlachty, i w mgnieniu oka burza wybuchła straszliwa. Czterdzieści tysięcy szabel zabłysło w słońcu. Czterdzieści tysięcy gardzieli poczęło krzyczeć śmierć Wittenbergowi, dawajcie go nam bigosować, bigosować. Do tłumów szlacheckich przyłączyły się tłumy niesforniejszej jeszcze, a rozbestwionej niedawnym przelewem krwicze ladzi, nawet karniejsze regularne chorągwie jeły szemrać groźnie miężcy i burza poczęła lecieć z wściekłością na sztab szwedzki. W pierwszej chwili stracili wszyscy głowę, choć wszyscy od razu zrozumieli, o co idzie. — Co czynić? — ozwały się głosy przy królu. — Jezu miłosierny, ratować, osłaniać! Hańba nie dotrzymać umowy! Wtem tłumy rozżarte wpadają między chorągwie, cisną je. Chorągwie mieszają się, nie mogąc ustać na miejscu. Na oku widać szable, szable i szable. Pod nimi rozpalone twarze, wytrzeszczone oczy, wyjące usta. Zgiełk, szum i dzikie okrzyki rosną z przerażającą szybkością, na czele leci czelać, ciury i wszelka wojskowa hołota, podobniejsza do zwierząt lub diabłów niż do ludzi. Zrozumiał i Wittenberg, co się dzieje. Twarz mu pobladła jak płótno, pod obfity, a zimny zrosił mu w jednej chwili czoło i o dziwo, ów feldmarszałek, który przedtem światu całemu gotów był przegrażać, ów... Pogromca tylu armii, zdobywca tylu miast, ów stary żołnierz, zląkł się teraz tak okropnie wyjącej tłuszczy, iż przytomność opuściła go zupełnie. I począł dygotać całym ciałem, i ręce opuścił, i jęczał, i ślina poczęła mu ciec z ust na złoty łańcuch, a buława marszałkowska z ręki wypadła. Tymczasem straszliwa ciżba była coraz bliżej i bliżej. Już już okropne postacie otaczały nieszczęsnych jenerałów naokół, chwila jeszcze, a rozniosą tak wszystkich na szablach, że jednego szczątka nie zostanie. Inni generałowie powydobywali szpady, chcąc umrzeć z bronią w ręku, jak na rycerzy przystało, lecz stary ciemiężca zesłabł zupełnie i przymrużył oczy. Wtem pan Wołodyjowski skoczył sztabowi na ratunek. Chorągiew, idąc w skok klinem, roztrąciła tak tłuszcze, jak okręt płynący wszystkimi żaglami roztrąca spiętrzone fale morza. Krzyk tratowanej hołoty pomieszał się z krzykiem laudańskich, lecz jeźdźcy pierwej dopadli sztabu i otoczyli go w mgnieniu oka murem koni, murem piersi własnych i szabel. Do króla! krzyknął mały rycerz. I ruszyli. Tłum otoczył ich ze wszystkich stron. Biegł z boków, z tyłu, wywijał szablami i drągami, wył coraz straszniej, lecz oni parli naprzód, tnąc szablami od czasu do czasu na boki, jak tnie potężny odyniec otoczony przez stado wilków. Wtem Wojniłowicz skoczył na pomoc Wołodyjowskiemu, za nim Wilczkowski z Królewskim Pułkiem, za nim książę Połubiński i wszyscy razem, oganiając się ustawicznie, przyprowadzili sztab przed oblicze Jana Kazimierza. Tumult zamiast zmniejszać się, rósł coraz bardziej. Zdawało się przez chwilę, że rozhukana tłuszcza, bez względu na majestat, będzie chciała dostać w ręce jenerałów. Wittenberg oprzytomniał, ale strach nie opuścił go bynajmniej, więc zeskoczył z konia, jak zając napierany przez psy lub wilki chroni się aż pod wozy zaprzężone, tak on kopnął się, mimo podagry, aż pod nogi królewskie. Tam rzucił się na kolana i chwyciwszy za strzemię, począł krzyczeć: Ratuj, miłościwy panie, ratuj! Mam twoje słowo królewskie, ugoda podpisana! Ratuj! Ratuj! Zmiłuj się nad nami! Nie pozwalaj mnie zamordować! Król, na widok takiego upokorzenia i takiej hańby, odwrócił ze wstrętem oczy i rzekł: Panie feldmarszałku, uspokój się pan! Lecz sam miał twarz strapioną, bo nie wiedział co czynić. Naokół zbierały się coraz większe tłumy i zbliżały się coraz natarczywiej. Wprawdzie stanęły chorągwie jakby do boju, a piechota zamojska utworzyła naokół groźny czworobok, lecz jaki miał być wszystkiego koniec? Król spojrzał na Czarnieckiego, lecz ten tylko brodę kręcił z wściekłością, takim gniewem wzburzyła mu się dusza przeciw niekarności pospolitego ruszenia. Tymczasem kanclerz Koryciński rzekł, Miłościwy panie, trzeba ugody dotrzymać. Tak jest, rzekł król. Wittenberg, który pilno patrzył im w oczy, odetchnął swobodniej. Najjaśniejszy panie, zawołał. Wierzyłem w twoje słowo, jak w Boga. A na to, stary Hetman koronny, pan potocki, a czemuś to waść tyle przysiąg, tyle ugód i kapitulacji łamał? Kto czym wojuje, od tego ginie. Wszakżeś to Wolfa, pułk królewski, wbrew kapitulacji zagarnął. To nie ja, to Miller, to Miller, odrzekł Wittenberg. Hetman spojrzał z pogardą, za czym odwrócił się do króla. Miłościwy panie, nie mówię tego, abym waszą królewską mość miał do złamania także ugody pobudzać, bo niechże wiarołomstwo po ich jeno stronie będzie. Więc co czynić? spytał król. Jeśli go teraz do Prus odeślem, to z pięćdziesiąt tysięcy szlachty ruszy za nim i nim do półtuska dojedzie, już go rozsiekają. Chyba by mu cały komput wojska za stróże dodać, a tego czynić nie możemy. Słyszysz, wasza królewska mość jako tam wyją. rewera! Słuszna jest przeciw niemu zawziętość. Trzeba naprzód jego osobę ubezpieczyć, a odesłać wszystkich wówczas, gdy ten ogień ugaśnie. Nie może inaczej być, rzekł kanclerz Koryciński. Ale gdzie go ubezpieczyć? Tu go trzymać nie możem, bo tu u licha wojna domowa wybuchnąć gotowa, ozwał się pan wojewoda ruski. Na to wystąpił pan starosta kałuski, sobie pan i wydymając mocno wargi, rzekł ze zwykłą sobie fantazją: A cóż, miłościwy panie, dajcie mi ich do zamościa, niech posiedzą, póki się spokój nie uczyni. Już ja go tam przed szlachtą obronię, ba, niech mi spróbują go wydrzeć, ba ale w drodze jak go wasza dostojność obronisz? spytał kanclerz. Ha, jeszcze mnie na pachołku wstać. Albo to nie mam piechoty i dział, co? Niech go za Zamojskiemu wydrą, obaczym. Tu zaczął się w boki brać, po udach klepać i na kulbace na obie strony się przechylać. Nie ma innej rady, rzekł kanclerz. I ja nic nie widzę, dodał pan Lanskoroński. To ich i weźcie, panie starosto rzekł do Zamojskiego król. Lecz Wittenberg, widząc, że już życiu jego nic nie grozi, uznał za stosowne protestować. Nie tegośmy się spodziewali, rzekł. Na to pan Potocki ukazując w dal ręką, a to proszę, nie zatrzymuję, wolna droga. Wittenberg umilkł. Tymczasem kanclerz rozesłał kilkudziesięciu oficerów, aby głosili wzburzonej szlachcie, że Wittenberg nie odejdzie wolno, ale zostanie odesłany do zamościa. Tumult nie zaraz wprawdzie się uciszył, jednakże wieść podziałała uspokajająco. Nim wieczór zapadł, umysły zwróciły się w inną stronę. Wojska poczęły wchodzić do miasta, i widok odzyskanej stolicy napełnił wszystkie dusze radością triumfu. Radował się i król, jednakże myśl, że nie mógł w zupełności dotrzymać warunków ugody, Trapiła go niepomału, zarówno jak wieczna niekarność pospolitego ruszenia. Czarniecki żuł w sobie gniew. Z takim wojskiem nigdy nie można być jutra pewnym, mówił do króla. Czasem bije się źle, czasem po bohatersku, wszystko od fantazji, a lada podmuch to i bunt gotowy. Daj Boże, by się nie zaczęli rozjeżdżać, rzekł król, bo jeszcze potrzebni, a już myślą, że wszystkiego dokonali. Sprawca tego rozruchu powinien być końmi rozerwan bez względu na usługi, jakie oddał, mówił dalej Czarniecki. Kazano też najsurowiej szukać pana Zagłoby, bo nikomu nie było tajno, że on to podniósł burzę, lecz pan Zagłoba jak w wodę wpadł. Szukano go w mieście, w namiotach, między taborem, nawet między Tatarami. Wszystko na próżno. Powiadał przy tym pan Tyzenhaus, że król, jak zawsze dobry i miłościw, życzył sobie z całej duszy, żeby go nie znaleziono i że nawet nowenne na to odprawiał. Zaś w tydzień później, po jakowymś obiecie, gdy monarsze serce wezbrało radością, usłyszano z ust Jana Kazimierza słowa następujące – a rozgłoście tam, żeby się pan za głoba dłużej nie chował, bo już nam po nim i jego krotochwilach tęskno. Gdy kasztelan Kijowski żachnął się na to, król dodał, kto by w tej rzeczy pospolitej jeno sprawiedliwość niemiłosierdzie miał w sercu, ten by zamiast serca topór w piersiach nosić musiał. O winę tu łatwiej niż gdzie indziej, ale też i poprawa nigdzie tak rychło nie następuje. A mówiąc to, miał pan więcej jeszcze babinicza na myśli niż za głowę, Zaś o Babiniczu myślał dlatego, że młody junak właśnie poprzedniego dnia pokłonił się do nóg królewskich z prośbą, by mu na Litwę nie było wzbroniono jechać. Mówił, że chce tam wojnę ożywić i Szwedów podchodzić, jak niegdyś Chowańskiego podchodził. A ponieważ król i tak miał zamiar posłać tam doświadczonego w podjazdowej wojnie żołnierza, więc pozwolił, opatrzył, pobłogosławił i jeszcze mu czegoś tam po cichu do ucha życzył, po którym życzeniu padł mu młody rycerz do nóg jak długi. Po czym, nie zwłucząc, ruszył raźno na wschód. Subakhazi, znacznym podarkiem ujęty, pozwolił mu nowych pięciuset dobruckich ordyńców z sobą zabrać. Szło więc za nim półtora tysiąca ludzi dobrych, siła, z którą można by było przecie coś począć. I paliła się głowa junacka chęcią bojów i wojennych czynów. Śmiała mu się nadzieja sławy. Słyszał już, jak cała Litwa wymawia z chlubą i podziwem jego imię, słyszał zwłaszcza, jak powtarzają je jedne kochane usta i dusza, dostawała mu skrzydeł. A jeszcze i dlatego tak mu się jechało raźno, że gdzie przyjechał, tam pierwszy szczęsną wieść zwiastował, że Szwed pobit i Warszawa wzięta. Warszawa wzięta. Gdzie zatętniły kopyta jego konia. Tam całe okolice rozbrzmiewały tymi słowami, tam lud witał go z płaczem na drogach, tam bito we dzwony po kościołach i śpiewano te Deum Laudamus. Gdy jechał lasem, to sosny ciemne, gdy polami, to łany zbóż złocistych wiatrem kołysane, zdawały się powtarzać, szumiąc radośnie: "Szwed pobit, Warszawa wzięta, Warszawa wzięta". Rozdział piętnasty. Jakkolwiek Ketling bliskim był osoby księcia Bogusława, jednakże nie wszystko wiedział i nie wszystko umiał opowiedzieć Kmicicowi, co się działo w Taurogach, albowiem zaślepiało go to, że sam się w Bilewiczów nie kochał. Bogusław innego także miał powiernika, a mianowicie pana Sakowicza, starostę oszmiańskiego. I ten jeden tylko wiedział, jak głęboko zabrnął książę w afekt dla swej wdzięcznej branki oraz jakich sposobów używał, aby jej serce i osobę posiąść. Miłość ta była po prostu rządzą piekącą, bo do innych uczuć serce bogusławowe nie było zdolne, ale tak gwałtowną, iż ów doświadczony w amorach kawaler głowę tracił. I nieraz wieczorami, gdy zostali ze starostą oszmiańskim sam na sam, chwytał się Bogusław za włosy, wołając: Gorzeje, sakowicz, gorzeje! Sakowicz wnet sposób znajdował. Kto chce miód wybrać, mówił, musi pszczoły odurzyć. A małoż to dużących dryjakwi ma medyk waszej książęcej mości? Dziś mu słowo rzec, jutro będzie po harapie. Lecz książę nie chciał chwytać się tego sposobu, a to z rozmaitych przyczyn. Naprzód któregoś dnia pojawił mu się we śnie stary pułkownik Bilewicz, dziadek oleńki i stanąwszy wedle wezgłowia, wpatrywał się w niego, aż do pierwszego piania kogutów groźnymi oczyma. Bogusław ten sen zapamiętał, tak zaś był ufrycerz bez trwogi przesądny, tak się bał czarów, sennych ostrzeżeń i nadprzyrodzonych zjawisk Iż dreszcz go przejmował na myśl, w jakiej grozie i w jakiej postawie pojawiłoby się po raz wtóry owo widziadło, gdyby za radą Sakowicza poszedł. Sam starosta Ośmiański, który w boga nie bardzo wierzył, ale snów i czarów bał się także, zachwiał się nieco w radach. Drugą przyczyną powściągliwości Bogusławowej było to, że wołoszka bawiła z pasierbicą w taurogach. Nazywano wołoszką księżnę Januszową Radziwiłową. Pani ta, pochodząc z kraju, w którym niewiasty dość wolne miewają obyczaje, nie była wprawdzie zbyt surową. Owszem, może aż nadto na uciechy dworzan i fraucymeru wyrozumiałą, jednakże nie mogłaby cierpieć, aby pod jej bokiem człowiek, mający być mężem jej pasierbicy, spełnił występek wołający o pomstę do nieba. Lecz i później, gdy wskutek namów Sakowicza i z wolą księcia wojewody wileńskiego, Wołoszka wyjechała z księżniczką Januszówną do Kurlandii, Bogusław nie ośmielił się na występek. Bał się straszliwego krzyku, który by na Litwie całej powstać musiał. Willewiczowie, ludzie możni, nie omieszkaliby go gnębić procesem, prawo zaś karało podobne uczynki utratą mienia, czci i gardła. Radziwiłowie byli wprawdzie dość potężni i mogli deptać po prawie, lecz gdyby zwycięstwo przechyliło się na wojnie na stronę Jana Kazimierza, wówczas i tak mógł młody książę popaść w srogie terminy, w których zbrakłoby mu potęgi, przyjaciół i popleczników. A właśnie trudno już było przewidzieć, jak się wojna skończy, gdy Kazimierzowi co dzień sił przybywało, Karolowa zaś potęga malała konieczną ludzi utratą i wyczerpywaniem się pieniędzy. Książę Bogusław, człowiek popędliwy, ale i polityk, liczył się z położeniem. Rządze trawiły go ogniem, rozum doradzał powściągliwość, strach zabobonny kiełznał porywy krwi, jednocześnie przyszły nań choroby, jednocześnie zwaliły się sprawy wielkie a pilne, od których częstokroć los całej wojny zależał, i te wszystkie przyczyny targały duszę książęcą, aż ją znużyły śmiertelnie. Wszelako nie wiadomo, jakby się skończyła walka, gdyby i nie miłość własna bogusławowa. Był to pan niezmiernego o sobie rozumienia. Poczytywał się za niezrównanego statystę, wielkiego wodza, wielkiego rycerza i niezwyciężonego zdobywcę serc niewieścich. Miał, żeby uciekać się do siły lub odurzających napojów, on, który skrzynię kowaną listów miłosnych od różnych znamienitych zagranicznych dam ze sobą woził, Miałyżby jego dostatki, jego tytuły, jego potęga królewskiej niemal równa, jego wielkie imię, uroda i dworność nie wystarczyć do pokonania jednej trusi szlacheckiej. A przy tym, o ileż triumf większy, o ileż więcej rozkoszy, gdy opór dziewczyny swolżeje i gdy sama dobrowolnie, bijącym jak u schwytanego ptaka sercem z palącą twarzą i oczyma zaszłymi mgłą, obsunie się w te ramiona które się ku niej wyciągają. Bogusława przechodził dreszcz na myśl o tej chwili i pragnął jej tak prawie mocno jak samej Oleńki. Spodziewał się ciągle, że taka chwila nastąpi. Zrzymał się, niecierpliwił, łudził samego siebie. Czasem zdawało mu się, że jest od niej bliżej, czasem, że dalej i wówczas wołał, że gorzeje, lecz pracować nie przestawał. Otoczył naprzód dziewczynę drobiazgową troskliwością, tak, aby musiała mu być wdzięczną i myśleć, że jest dobry, rozumiał bowiem, że uczucie wdzięczności i przyjaźni jest to łagodny i ciepły płomek, który później należy tylko rozdmuchać, a wraz w wielki żar się zamieni. Częste przestawanie ich ze sobą miało służyć do tego, aby to przyszło tym pewniej, dlatego też nie okazywał Bogusław żadnej natarczywości, nie chcąc zmrozić zaufania ani przestraszyć. Tymczasem każde spojrzenie, każde dotknięcie ręki, każde słowo, nic nie szło na darmo, jeno musiało być kroplą drążącą kamień. Wszystko, co czynił dla Oleńki, mogło się tłumaczyć gościnnością gospodarza, owym niewinnym pociągiem przyjaznym, jaki jedna istota dla drugiej uczuwa, ale jednak było to czynione tak, jakby czyniła miłość granica była umyślnie zatarta i niewyraźna, aby przekroczenie jej stało się z czasem łatwiejszym i aby dziewczyna snadniej zabłądziła w tych manowcach, gdzie każdy kształt mógł coś, ale mógł i nic nie znaczyć. Grata nie godziła się wprawdzie z wrodzoną popędliwością Bogusława, wszelako hamował się, bo sądził, że ona jedynie może doprowadzić do celu, a zarazem znajdował w niej upodobanie takie jakie znajduje pająk napinający sieć zdradliwy ptasznik zastawiający sidła lub strzelec tropiący cierpliwie a wytrwale zwierza bawiła księcia własna przenikliwość subtelność i bystrość których nauczył go pobyt na dworze francuskim Jednocześnie podejmował pannę Aleksandrę jakby księżnę udzielną, ale tak, że znowu niełatwo było jej odgadnąć, czyli to dzieje się wyłącznie dla niej, czy też wypływa z jego przyrodzonej i nabytej dworności dla płci białej w ogóle. Wprawdzie czynił ją główną osobą wszystkich zabaw, igrzysk, kawalkat i wypraw myśliwskich, lecz wypływało to nieco z natury rzeczy. Po wyjeździe księżnej Januszowej do Kurlandii ona była istotnie najdostojniejszą wśród niewiast zgromadzonych w Taurogach schroniło się wprawdzie do Taurogów jako do miejsca leżącego tuż przy granicy mnóstwo szlachcianek z całej żmudzi aby się pod opieką książęcą od Szwedów uchronić te jednak same Billewiczównie jako córce najzacniejszego rodu prym we wszystkim przyznawały a tymczasem, gdy cała Rzeczpospolita zalewała się krwią, uroczystością nie było końca, rzekłbyś, dwór królewski ze wszystkimi dworzany i pannami zjechał na wieś dla wczasu i zabaw. Bogusław rządził jak samowładny monarcha w Taurogach i w całych przyległych Prusach elektorskich, w których częstym bywał gościem, więc wszystko było na jego rozkazy miasta dostarczały na skrypty pieniędzy, wojsk, szlachta pruska z ochotą zjeżdżała koleśno i konno na uczty, karuzele i łowy. Bogusław wskrzesił nawet na cześć swej damy zaniechane już wówczas gonitwy rycerskie w szrankach. Pewnego razu sam wziął w nich czynny udział i przybrany w srebrną zbroję, a przepasany błękitną wstęgą, którą panna Aleksandra musiała go przewiązać, Zwalił z konia czterech najprzedniejszych rycerzy pruskich, piątego Ketlinga, a szóstego z kolei Sakowicza, choć ten siłę miał tak olbrzymią, że karety, uchwyciwszy za koło, w biegu zatrzymywał. I co za zapał powstał w tłumie widzów, gdy następnie srebrny rycerz, klęknąwszy przed swą damą, brał z jej rąk wieniec zwycięstwa. Okrzyki brzmiały na podobieństwo grzmotu dział, wiewały chustki. Kłaniały chorągwie, on zaś uniósł przy ubicy i patrzył w jej zapłonioną twarz swymi ślicznymi oczyma, przyciskając jednocześnie do ust jej ręce. Innym razem, gdy wśród parkanów rozwścieczony niedźwiedź zażerał się z psami i wszystkie z kolei rozciągnął, książę, przybrany tylko w lekką szatę hiszpańską, skoczył do środka z oszczepem i skłuł nie tylko srogą bestię ale i trabanta, który widząc chwilę niebezpieczeństwa poskoczył mu na ratunek. Panna Aleksandra, wnuczka starego żołnierza, wychowana w tradycjach krwi, wojny i czci dla przewakrycerskich, nie mogła się oprzeć na widok tych czynów podziwowi, a nawet uwielbieniu. Nauczono ją bowiem z małego uważać męstwo za pierwszy niemal przymiot męża. Tymczasem książę co dzień składał dowody nadludzkiej ludzkiej prawie odwagi i co dzień na cześcioleńki goście zebrani w pochwałach i uniesieniach dla księcia tak wielkich że bóstwo samo poprzestać by na nich mogło musieli mimo woli łączyć w rozmowach jej imię z imieniem Bogusława on milczał lecz oczyma wypowiadał jej to czego nie śmiały wypowiedzieć usta czar otaczał ją dokoła wszystko układało się w ten sposób, żeby ich zbliżać, łączyć, a zarazem wyłączać z tłumu innych ludzi. Trudno było wspomnieć komuś o nim, by jednocześnie o niej nie wspomniał. Myślą samej Oleńki Bogusław narzucał się z siłą nieprzepartą. Każda chwila dnia była obrachowana na to, by czar potężniał. Wieczorem po igrzyskach pokoje płonęły od lamp różnokolorowych, rzucających blaski tajemnicze a słodkie, Jakoby z krainy snów rozkosznych Na jawę przeniesione Upajające wschodnie wonie Przesycały powietrze Ciche dźwięki niewidzialnych harf Lutni i innych instrumentów Pieściły uszy A wśród tych aromatów, świateł, dźwięków Chodził on W glorii powszechnych uwielbień Niby zaczarowany królewicz z bajki Młody, piękny, rycerski Świecący jak słońce od klejnotów A jako pasterz rozkochany Jakaż dziewczyna mogła się oprzeć tym urokom, jakaż cnota mogła nie zemdleć wśród tych czarów. A unikać młodego księcia nie było możności, żyjąc z nim pod jednym dachem i korzystając z jego gościnności, którą aczkolwiek przemocą narzucił, jednakże szczerze i prawdziwie po pańsku wypełniał. Przy tym Oleńka udała się bez niechęci do taurogów, bo je wolała o dochydnych kiejdan, Również jak wolała rycerskiego Bogusława, który udawał przed nią miłość do opuszczonego króla i ojczyzny, od jawnego zdrajcy Janusza. Owszem, w początkach swego pobytu w Taurogach pełna była przyjaznych uczuć dla młodego księcia, a spostrzegłszy wkrótce, jak dalece i on stara się o jej przyjaźń, używała nieraz swego wpływu, aby ludziom dobrze czynić. W trzecim miesiącu jej bytności pewien oficer artylerii, przyjaciel Ketlinga, skazany został na rozstrzelanie przez księcia. Billewiczówna, dowiedziawszy się o tym od młodego szkota, wniosła za nim instancję. Bóstwo może rozkazywać, nie prosić. Odrzekł jej Bogusław i przedarłszy wyrok śmierci rzucił jej do nóg: Rządź, rozkazuj. Ta urogi spalę, jeżeli choć uśmiech za tę cenę zdołam na twej twarzy wywołać”. Nie chcę innej nagrody, jeno mi bądź wesołą i zapomnij o tym, co ci dawniej bolało. Ona wesołą nie mogła być, mając w sercu ból, żal i niewypowiedzianą pogardę dla człowieka, którego pierwszą miłością pokochała, a który teraz był w oczach jej większym zbrodniarzem od ojcobójcy. Ów kmicic obiecujący za czerwone złote wydać króla jak Judasz Chrystusa. Zohydzał się i szpetniał coraz bardziej w jej oczach, aż z biegiem czasu zmienił się w potwór ludzki, w zgryzotę, w wyrzut dla niej samej. Nie mogła sobie darować, iż go kochała, a zarazem nie mogła go zapomnieć, nienawidząc. Wobec tych uczuć trudno jej było nawet udawać wesołość, ale natomiast musiała być księciu wdzięczną i za to, że do zbrodni kmicicowej nie chciał przyłożyć ręki i za wszystko, co dla niej czynił. Dziwno jej to było, że młody książę, taki rycerz i tak pełen szlachetnych uczuć, nie śpieszył na ratunek ojczyźnie, choć się na praktyki Januszowe nie zgadzał, sądziła wszelako, że taki statysta wie, co robi, i że tego wymaga polityka, której ona swym prostym, panieńskim rozumem pojąć nie może. Bogusław napomykał jej też, tłumacząc swoje częste do bliskiej pruskiej tylży wyjazdy, że sił mu już nie staje od zbytniej pracy że prowadzi układy między Janem Kazimierzem, Karolem Gustawem, elektorem i że spodziewa się ojczyznę Stoni wydźwignąć. Nie dla nagród, nie dla urzędów to czynię, mówił do niej. Brata Janusza nawet poświęcam, który był mi ojcem, bo nie wiem, czy życie dla niego u zawziętości królowej Ludwiki wyproszę, ale czynię to, co mi Bóg, sumienie i afekt dla miłej matki ojczyzny nakazuje. Gdy tak mówił ze smutkiem w delikatnej twarzy i oczyma ku pułapowi zwróconymi, wydawał jej się wzniosłym jako ci bohaterowie starożytni, o których stary pułkownik Billewicz jej opowiadał, co sam w Korneliuszu wyczytał. I wzbierało w niej serce podziwem, uwielbieniem. Powoli doszło do tego, że gdy myśli o nienawistnym Andrzeju kmicicu zbyt ją zmęczyły, myślała o bogusławie, aby się ukoić i pokrzepić. Tamten uosabiał dla niej straszliwą i ponurą ciemność, ten światło, w którym rada się kąpie każda dusza stroskana. Pan miecznik Rosieński i panna kulwiecówna, którą także sprowadzono z wodoktów, popychali jeszcze oleńkę po owej pochyłości, śpiewając od rana do wieczora hymny pochwalne na cześć Bogusława. Ciążyli mu wprawdzie oboje w taurogach tak, iż o tym tylko myślał, jakby ich grzecznie precz wyprawić, ale ich sobie zjednał, a zwłaszcza pana Miecznika, który z początku niechętny, nawet zagniewan, nie mógł się jednak przyjaźni i faworom Radziwiła oprzeć. Gdyby Bogusław był tylko znamienitego rodu szlachcicem, nie zaś Radziwiłem, nie księciem, nie magnatem, w monarchiczny niemal majestat przyodzianym, byłaby może billewiczówna zakochała się w nim na śmierć i życie, wbrew testamentowi starego pułkownika, który jej wybór tylko pomiędzy klasztorem a kmicicem zostawiał. Lecz była to panna surowa dla siebie samej i dusza bardzo prawa, więc nawet nie dopuściła do głowy ani marzenia o niczym innym jak o wdzięczności i podziwieniu dla księcia. Ród jej był zbyt mały, by mogła zostać żoną, a zbyt wielki by mogła zostać kochanicą radziwiła. Patrzyła więc na niego, jakby patrzyła na króla, będąc przy dworze. Próżno sam starał się nasuwać inne myśli. Próżno sam zapamiętawszy się istotnie w miłości, częścią z rachuby, częścią z uniesienia powtarzał nieraz co swego czasu mówił pierwszego wieczoru w Kejdanach, że radziwiłowie nieraz się ze szlachciankami żenili. Owe myśli nie czepiały się jej, jak woda nie czepia się piersi łabędziej i pozostała jaką była, wdzięczną, przyjazną wielbiącą, szukającą ulgi w myśli o bohaterze, lecz w sercu spokojną. On zaś nie umiał się w jej uczuciach połapać i często wydawało mu się, że jest bliskim celu, lecz sam ze wstydem i złością wewnętrzną spostrzegał, że nie jest tak śmiałym względem niej, jak bywał względem najpierwszych dam w Paryżu, w Brukseli i w Amsterdamie. Może to było dlatego, że się naprawdę zakochał, a może dlatego, że w tej pannie, w jej twarzy, ciemnych brwiach i surowych oczach było coś takiego, co nakazywało szacunek. Jeden jedyny kmicic nie podlegał swego czasu temu wpływowi, i ani dbając, śmiało garnął się do całowania tych surowych oczu i dumnych ust, ale kmicic był jej narzeczonym. Wszyscy inni kawalerowie, począwszy od pana Wołodyjowskiego, skończywszy na bardzo rubasznej szlachcie pruskiej w Taurogach i samym księciu, mniej byli z nią poufali niż z innymi pannami takiej samej kondycji. Księcia unosiła wprawdzie popędliwość, ale gdy raz w karecie nacisnął jej nogę, szepcząc jednocześnie, nie bój się, a ona odrzekła, iż właśnie boi się, by nie pożałowała położonej w nim ufności, Bogusław zmieszał się i powrócił do dawnej drogi stopniowego podbijania jej serca. Lecz wyczerpywała się i jego cierpliwość. Powoli zaczął też zapominać o strasznym widziadle, któremu się we śnie pojawiło, coraz częściej rozmyślał nad tym, co Sakowicz radził i nad tym, że Billowiczowie w wojnie wszyscy wyginą. Rządze piekły go coraz potężniej, gdy nagle zaszła okoliczność. Która bieg rzeczy w Taurogach zupełnie zmieniła. Pewnego dnia przyszła wieść jak piorun, że ty kocin przez pana sapiechę wzięty, a książę Hetman Wielki stracił życie w zwaliskach zamku. Zawrzało wszystko w Taurogach. Sam Bogusław zerwał się i wyjechał tegoż samego dnia do królewca, w którym miał widzieć się z ministrami króla szwedzkiego i elektora. Pobyt jego przedłużał się nad pierwotny zamiar. Tymczasem do Taurogów. Poczęły ściągać oddziały wojsk pruskich, a nawet i szwedzkich. Poczęto mówić o wyprawie przeciw panu sapierze. Naga prawda, iż Bogusław był stronnikiem Szwedów, tak jak jego stryj Janusz, wychodziła na wierzch coraz wyraźniej. Zdarzyło się, że jednocześnie pan miecznik Rosieński odebrał wiadomość o spaleniu rodzinnych Billewicz przez oddziały Lewenhaupta, które pobiwszy powstańców żmudzkich pod szawlami, niszczyły ogniem i mieczem cały kraj. Wówczas szlachcic zerwał się i pojechał chcąc szkodę własnymi oczyma zobaczyć, a książę Bogusław wcale go nie wstrzymywał, owszem chętnie wyprawił, rzekłszy tylko na drogę: Teraz wasz mość rozumiesz, dlaczego m was do taurogów sprowadził, bo po prostu mówiąc, życie mi zawdzięczacie. Oleńka została sama z panną Kulwiecówną i natychmiast zamknęła się w swych komnatach, nikogo prócz niektórych niewiast nie widując. Te, gdy jej przyniosły wieści, iż książę gotuje wyprawę przeciw wojskom polskim, nie chciała im zrazu wierzyć, lecz pragnąc się upewnić, kazała prosić do siebie Ketlinga. Wiedziała bowiem, iż młody Szkot niczego przed nią nie utali. Jakoż stawił się natychmiast, szczęśliwy, że go przywołano, że przez chwilę będzie mógł porozmawiać z tą, która opanowała mu duszę. Bill Lewiczówna poczęła go wypytywać. Panie kawalerze, rzekła. Tyle wieści krąży po tałrogach, że błądzimy w nich, jako wśród lasu. Jedni mówią, że książę wojewoda swoją śmiercią zmarł, drudzy, że na szablach rozniesion. Jaka jest przyczyna jego śmierci? Ketling zawahał się przez chwilę. Widocznym było, że walczy z wrodzoną nieśmiałością. Na koniec zarumienił się mocno i odrzekł: Przyczyną upadku i śmierci księcia wojewody pani jesteś. Ja? zapytała ze zdumieniem panna Billewiczówna. Tak jest, bo książę nasz wolał zostać w taurogach, niż bratu iść na ratunek, o wszystkim tu zapomniał, przy tobie, pani. Teraz ona z kolei zapłonęła jak róża purpurowa. Nastała chwila milczenia. Szkod stał z kapeluszem w ręku, ze spuszczonymi oczyma i głową schyloną na piersi, w postawie pełnej czci i uszanowania, na koniec podniósł głowę, strząsnął jasne pukle włosów i rzekł, Pani, jeżeli cię obraziły moje słowa, pozwól mi klęknąć przed Tobą i na kolanach prosić Cię o przebaczenie. Nie czyń tego, panie kawalerze, odrzekła żywo panna, widząc, że młody rycerz zgina już kolano. Wiem, iż coś rzekł, toś rzekł w szczerości serca, bom to z dawna spostrzegła, żeś mi życzliwy. Zali nie tak? Zali miwać pan nie życzysz? Oficer podniósł swe anielskie oczy do góry i położywszy rękę na sercu, głosem tak cichym jak szmer wiatru a smutnym jak westchnienie, rzekł tylko: Ach, pani, pani! I w tej chwili przestraszył się, że za wiele powiedział, więc znów głowę schylił na piersi i przybrał postawę dworzanina słuchającego rozkazów ukochanej królewny. Wśród obcych tu jestem i bez opieki, rzekła Oleńka. A choć sama potrafię czuwać nad sobą i Bóg mnie od przygody uchroni, przecież i ludzkiej mi pomocy potrzeba. Chcesz liwać, Pan być moim bratem? Chcesz mnie ostrzec w potrzebie, abym wiedziała, co czynić, i wszelakich sideł uniknąć mogła? To rzekłszy, wyciągnęła doń rękę, on zaś teraz przyklęknął, mimo iż mu broniła, i ucałował końce jej palców Mów wać pan, co tu się dzieje koło mnie? Książę kocha panią odrzekł Ketling Czyś pani tego nie spostrzegła Ona zaś zakryła twarz rękoma Widziałam i nie widziałam Czasami wydawało mi się że on jeno dobry bardzo dobry powtórzył jak echo oficer Tak jest A czasem gdy mi przyszło do głowy że szczęsna żądze wzbudzić w nim mogła to mi tak uspokajała się tym iż żadna mi od niego nie grozi napastliwość Byłam mu wdzięczna za to, co dla mnie czynił, choć, Bóg widzi, nie wyglądałam jego nowych łask, bojąc się i tak tych, które już wyświadczył. Ketling odetchnął. — Mogęż śmiele mówić? — zapytał po chwili milczenia. — Mów, wać pan. — Książe dwóch ma tylko powierników, pana Sakowicza i Patersona, a Paterson mnie wielce życzliwy, bo z jednych krajów pochodzi mi na ręku mnie nosił. — Więc co wiem? co wiem od niego. Książę kocha, panią. Rządzę płoną w nim jako smoła w pochodni. Wszystko, co tu się dzieje, wszystkie owe uczty, łowy, karuzele i ten turniej, po którym dotąd, dzięki książęcej ręce, krew mi się rzuca ustami, dzieje się dla panny. Książę miłuje cię, pani, bez pamięci, ale nieczystym ogniem, bo cię chce pohańbić, nie zaślubić bo chociaż nie mógłby znaleźć godniejszej, królem nawet wszystkiego świata, nie tylko księciem będąc, przecie myśli o innej. Przeznaczona mu jest księżniczka Anna i jej fortuna. Wiem to od Patersona i Boga Wielkiego jego Ewangelię biorę za świadka, że szczerą prawdę mówię. Nie wiesz pani, księciu, nie ufaj jego dobrodziejstwom, nie ubezpieczaj się jego moderacją, czuwaj, strzeż się, bo ci tu zdradę na każdym kroku gotują. Dech zamiera w piersiach od tego, co mi Paterson mówił. Równego Sakowiczowi zbrodniarza w świecie nie ma. Nie mogę o tym mówić po prostu nie mogę o tym mówić. Gdyby nie przysięga, którą księciu składał, że życia i osoby jego strzec będę, ta ręka pani, ta szpada uwolniłaby cię od groźby ustawicznej. Ale pierwszego zabiłbym Sakowicza, tak jest. Jego pierwszego przed wszystkimi ludźmi, przed tymi nawet, którzy w mojej ojczyźnie krew z ojca mego wytoczyli, fortunę zagarnęli i tułacza, jurgieltnika ze mnie uczynili. Tu Ketling trząść się począł z uniesienia, przez chwilę gniótł tylko ręką gardę szpady, słowa wyrzec nie mogąc, następnie ochłonął i jednym tchem wypowiedział, jakie sposoby podsuwał księciu Sakowicz. Panna Aleksandra... Ku wielkiemu jego zdziwieniu zachowała się dość spokojnie, ujrzawszy grożącą sobie przepaść. Tylko twarz jej pobladła i stała się jeszcze poważniejszą. Nieugięta wola odbiła się w jej surowym spojrzeniu. — Potrafię się uchronić — rzekła. — Tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż. — Książę dotychczas nie chciał iść za radą Sakowicza — dodał Ketling — Lecz gdy ujrzy, że droga, którą obrał, do niczego nie prowadzi i począł opowiadać o przyczynach, które Bogusława zatrzymywały. Panna słuchała ze zmarszczoną brwią, ale niezbyt uważnie, bo już poczęła myśleć o tym, jakby się wyrwać spod tej straszliwej opieki. Lecz, że w całym kraju nie było miejsca nieoblanego krwią i plany ucieczki nie przedstawiały się jasno, zatem wolała o nich nie mówić. Panie kawalerze, rzekła wreszcie, odpowiedz mi na jedno jeszcze pytanie. Stoi li książę Bogusław po stronie króla szwedzkiego czy polskiego? Nikomu z nas nie tajno, odrzekł młody oficer, że książę nasz pragnie należeć do rozbioru tej Rzeczypospolitej, ażeby Litwę w udzielne księstwo dla siebie zmienić. Tu umilkł i rzekłbyś, że jego myśl pobiegła mimo woli śladami myśli oleńki, bo po chwili dodał Elektor i Szwedzi na usługi księcia, a że całą zajmują rzecz pospolite, więc nie ma się przed nimi gdzie schronić. Oleńka nie odrzekła nic. Ketling czekał jeszcze przez chwilę, czy go o co zapytać nie zechce, Lecz gdy milczała, ciągle własnymi myślami zajęta, poczuł, że nie należy jej przeszkadzać, więc zgiął się we dwoje w pożegnalnym ukłonie, zamiatając ziemię piórami od kapelusza. Dziękuję, panie kawalerze, rzekła, wyciągnąwszy doń rękę. Oficer, nie odwracając się, zaczął cofać się ku drzwiom. Nagle na twarzy jej pojawiły się lekkie rumieńce, zawahała się przez chwilę, nareszcie rzekła, Słowo jeszcze, panie kawalerze. Każde jest dla mnie łaską. Wadź pan, znałeś pana Andrzeja Kmicica? Tak jest, pani. Skiejdan. Ostatni raz widziałem go w Pilwiszkach, gdyśmy z Podlasia w te strony ciągnęli. Czy prawda... Czy prawdę książe powiedział, iż mu się pan Kmicic ofiarował na osobę króla polskiego targnąć? Nie wiem, pani. Wiadomo mi jeno, iż się w pilwiszkach ze sobą naradzali, za czym książę odjechał z nim w lasy i tak długo nie wracał, że paterson począł się bać i wysłał wojsko na spotkanie. Ja właśnie prowadziłem ten oddział. Spotkaliśmy księcia, gdy już wracał. Uważałem, że był zalterowany bardzo, jakby wielkie wzruszenie duszy przebył. Rozmawiał też sam z sobą, co mu się nigdy nie zdarza. Słyszałem też, jako rzekł: diabeł by się na to porwał. Zresztą nic więcej nie wiem. Jeno później, gdy książę wspominał o tym, z czym mu się pan Kmicic ofiarował, pomyślałem sobie, jeśli to było, to wtedy być musiało. Billewiczówna zacisnęła wargi. Dziękuję, rzekła. I po chwili została sama. Myśl ucieczki opanowała ją zupełnie. Za wszelką cenę postanowiła wyrwać się z tych ohydnych miejsc i spod władzy tego zdradzieckiego księcia. Ale dokąd się udać? Wsie i miasta były w ręku szwedzkim. Klasztory poburzone, zamki zrównane z ziemią, kraj cały roił się od żołdaków i od straszniejszych od nich zbiegów wojskowych, zbójców, wszelkiego rodzaju łotrzyków. Jakiż los mógł czekać dziewczynę rzuconą na pastwę tej burzy? Kto z nią pójdzie? ciotka kulwiecówna, pan miecznik rosieński i kilkunastu jego czeladzi, a czyż siły te ochronią ją? Poszedłby może i Ketling, może by nawet znalazł garść wiernych żołnierzy i przyjaciół, którzy by chcieli mu towarzyszyć, lecz Ketling kochał się w niej zbyt widocznie, więc jakże jej było zaciągać u niego dług wdzięczności, który by zbyt wielką ceną spłacać następnie przyszło. Wreszcie, jakież miała prawo zamykać los temu młodzieńcowi, ledwie wyrosłemu z Pacholęcia, i narażać go na pościg, na zgubę, jeżeli nie mogła nic mu w zamian, prócz przyjaźni ofiarować. Więc pytała sama siebie, co czynić, dokąd uciekać, gdyż tu i tam groziła zguba, tu i tam hańba. W takiej rozterce dusznej poczęłam modlić się gorąco a szczególniej powtarzała gorliwie jedną modlitwę, do której swego czasu stary pułkownik zawsze się w złych terminach uciekał, zaczynającą się od słów Bóg cię z dzieciątkiem salwował od herodowej złości, w Egipcie drogi prostował dla twojej przespieczności. Tymczasem powstał wicher mocny i drzewa poczęły w sadzie za oknami szumieć okrutnie. Nagle przypomniały się zamodlonej panience puszcze, na których z kraju wychowała się od małego i myśl, że w puszczach znajdzie się jedyne bezpieczne schronisko, przeleciała jej jako błyskawica przez głowę. Więc odetchnęła głęboko oleńka, bo znalazła wreszcie czego szukała. Tak jest! Do zielonki, do rogowskiej! Tam nieprzyjaciel nie pójdzie, łotrzyk nie będzie łupu szukał! Tam swój nawet jeśli się zapamięta to może zabłądzić i błądzić aż do śmierci. Cóż zaś dopiero obcy, druknie nieznający. Tam obronią ją domaszewicze myśliwi i stakianowie dymni. A jeśli nie masz ich, jeśli ruszyli wszyscy za panem Wołodyjowskim, toż tymi lasami można aż hen do innych województw ciągnąć i w innych puszczach spokoju szukać. Wspomnienie pana Wołodyjowskiego rozweseliło Oleńkę. Takiego by jej opiekuna. To prawy żołnierz, to szabla, pod którą i przed kmicicem i przed radziwiłami samymi można się schronić. Tu przypomniało się jej, że on to właśnie radził wówczas, gdy kmicica w Billewiczach schwytał, ażeby w Puszczy Białowieskiej spokoju szukać. I słusznie mówił. Rogowska i Zielonka za blisko radziwiłów, a koło Białowieży stoi właśnie ten sapiecha, który dopiero co starł z oblicza Ziemi najstraszniejszego radziwiła. Zatem do Białowieży, do Białowieży choćby dziś, jutro, niech tylko Miecznik Rosieński przyjedzie, nie będzie zwlekała, ochronią ją ciemne głębie Białowieży, a później, gdy burza przejdzie, klasztor tam jeno spokój prawdziwy być może i zapomnienie wszystkich ludzi wszystkiego bólu żalu pogardy